Wielu z nas za młodu marzyło o znalezieniu zakopanego skarbu. Gdy pod koniec XVIII wieku grupka nastolatków trafiła na niepozorną, bezludną wysepkę, prawdopodobnie sądzili, że oto ziściło im się takie marzenie. Na gałęzi rozłożystego dębu odkryli resztki lin i bloczków, a pod nimi okrągłe zagłębienie w ziemi. Przekonani, że trafili na miejsce ukrycia skarbu, rozpoczęli kopanie. Odkryli tajemniczy szyb, dużo głębszy niż się spodziewali. Nazwa Manipit jak go szczono stała się złośliwie dwuznaczna. Oznaczać może bowiem zarówno studnie pieniędzy, jak i studnie bez dna, inwestycję, która będzie pochłaniać pieniądze bez końca, bez szans na zwrot. Dzisiaj bowiem po ponad 200 latach poszukiwań kosztujących krocie, wciąż nie wiadomo czy i co znajdowało się pod dębem. Pozwólcie, że odcinek zacznę jak zwykle od kwestii organizacyjnych. Sprawa, nad którą pochylimy się dziś, jest nieco inna. Nie ma tu mowy o żadnych porwaniach, zaginięciach w niewyjaśnionych okolicznościach, morderstwach czy innych zbrodniach. Wciąż jednak mamy niezwykle interesującą tajemnicę, więc mam nadzieję, że odcinek będzie ciekawy. Jak zwykle przypominam, że jestem hobbystą amatorem, a nie ekspertem w żadnej dziedzinie, to też jeśli w źródłach, z których korzystam, pojawią się błędy, prawdopodobnie trudno będzie mi je wychwycić. W takiej sytuacji proszę o korektę w komentarzach. Dzisiejsza historia zawiera wiele informacji na temat położenia czegoś, głębokości, wymiarów itd. Oryginalne źródła podają te informacje w jednostkach imperialnych, które dla nas stosujących system metryczny są mało czytelne. Postanowiłem więc podczas opowiadania przeliczać je na znane nam doskonale metry i centymetry. Niestety podczas tego procesu nie dało się uniknąć pewnych zaokrągleń. I tak, 1 cal to 2,54 cm, ale dla uproszczenia przyjmowałem 2,5. 126 stóp to 38 m i 40,5 cm, ale w takim przypadku przyjmowałem 38,5 m. Starałem się być w tym konsekwentny, ale możliwe, że podczas setek przeliczeń mogłem raz jeden wymiar zaokrąglić w górę, a raz w dół. Jeżeli tak się stało, to bardzo przepraszam. No i oczywiście przez te zaokrąglenia podawane przeze mnie wymiary nie są dokładne. Uznałem jednak, że XIX wieczne metody pomiarów również bezbłędne nie były i w przypadku kopania 30-metrowego dołu te 10 cm tę czy tamtą wielkiej różnicy nie robi. Inną ważną kwestią jest fakt, że poszukiwacze skarbów tak podziurawili okolice szybami i odwiertami, że w pewnym momencie zaczęła ona przypominać szwajcarski ser. Wszystkie te wykopy są w źródłach numerowane, ale za każdym razem inaczej. Naturalnie dołożę wszelkich starań, aby jakoś tę kwestię wyprostować, ale nie mogę wykluczyć, że w którymś miejscu popełnię błąd lub pojawi się jakaś nieścisłość. Za to też z góry przepraszam. Chciałem również uprzedzić, że w filmie pojawi się wiele zwrotów, nazw i nazwisk pochodzących z języków obcych. Większość z angielskiego i francuskiego, ale trafi się również język hiszpański, a nawet ormiański. I o ile ze zrozumieniem jest u mnie nie najgorzej, o tyle wymowa obcych słów pozostawia niekiedy wiele do życzenia. Stąd zapewne pojawią się jakieś błędy podczas wymawiania obcych zwrotów. Z góry za nie przepraszam i mam nadzieję, że będzie ich jak najmniej. Nieoczekiwanie napotkałem też na zupełnie niezrozumiałe dla mnie, a dość poważne dla sprawy, zamieszanie geograficzne. Pozwólcie, że wyświetlę teraz kilka historycznych map wyspy Dębów. Mapę przedstawiającą poszukiwania Oak Island Association z lat 1861-1864. Mapę z zaznaczonymi pomiarami Gilberta Hedena z połowy lat 30. XX wieku i w miarę współczesną mapę z Oak Island Resort and Conference Center w Western Shore w Nowej Szkocji. Dla wygody obróciłem mapy tak, aby północ była u góry. Jak możecie zauważyć, we wschodnią część wyspy wcinają się trzy niewielkie zatoczki. Ta od wschodu będzie najważniejsza dla historii. Nazywa się Smith's Cove, choć na niektórych mapach sporadycznie podpisywana jest jako Pirate's Cove albo Smuggler's Cove. Na północy znajduje się zatoka Deudry's Cove, a na południu South Shore Cove. Nazwy te pojawiają się we wszystkich opracowaniach, niejednokrotnie pojawią się i w tym filmie, i obowiązują od dziesiątek, jeśli nie setek lat. Tymczasem, z jakiegoś niepojętego dla mnie powodu, zatoki te są podpisane zupełnie inaczej zarówno na Google Maps, jak i OpenStreetMap. Zatoka Judris Cove została przechrzczona na Sellars Cove. Smiths Cove umieszczono z jakiegoś powodu na południu wyspy, choć na Google Maps widnieje pojedynczy znacznik we właściwym miejscu. Wschodnia Zatoka widnieje natomiast jako Shieldamsk Cove. Przyczyny takiego stanu rzeczy nie są mi znane, choć widziałem w internecie głosy, że pomimo wielokrotnych zgłoszeń błędnych oznaczeń, Google nie naniosło zmian. Jeżeli będziecie chcieli samodzielnie zapoznać się ze sprawą, miejcie to na uwadze. Ważną informacją jest również fakt, że aktualnie sprawa jest bardzo popularna w mediach, a miejsce, którego dotyczy, jest obecnie atrakcją turystyczną. Wszelkie strony internetowe bardzo zaborczo podchodzą do swoich zbiorów zdjęć, artykułów czy innych materiałów, stanowczo zakazując ich kopiowania, wykorzystywania i umieszczając na nich niekiedy dość agresywne znaki wodne. Stąd też, mimo że w sieci jest multum fantastycznych zdjęć czy map, użyć w filmie będę mógł ich znikomego procenta. Po więcej odsyłam Was do znajdujących się w opisie źródeł. Skoro formalności mamy już za sobą, pozwólcie, że pokrótce przedstawię Wam sprawę. Wyspa Dębów to niewielka wysepka u wybrzeży Nowej Szkocji w Kanadzie. Ma wymiary około 1 na 1,6 km i powierzchnię 57 km2. Najwyższe wzniesienie sięga 11 metrów nad poziomem morza. Jest jedną z 360 podobnych wysepek znajdujących się w dużej zatoce Mahone Bay. Na niej w 1795 roku grupa nastolatków pod rozłożystym dębem odkryła studnię o średnicy 3 metrów, która była zasypana ziemią i gruzem. Bezpośrednio nad nią do obciętego konaru drzewa przymocowana była zmurszała ze starości talia okrętowa, czyli przedmiot składający się z liny i bloczków, Służący na statku do obsługi elementów wymagających użycia dużej siły, na przykład napinania olinowania. Mogła również posłużyć do opuszczenia do studni jakiegoś ciężkiego przedmiotu, na przykład skrzyni ze skarbem. Przekonani, że odkryli skarb słynnego pirata Williama Keeda, straconego w Londynie w 1701 roku, chłopcy zaczęli kopać. Na głębokości metra trafili na warstwę płaskich kamieni, a 3 metry niżej na drewnianą platformę wykonaną z dębowych bali o 10 cm grubości. Odkryli również, że ściany szybu noszą wyraźne ślady po uderzeniach narzędzi górniczych. To utwierdziło ich w przekonaniu, że rozkopywana przez nich studnia jest dziełem rąk ludzkich. Przebiwszy się przez bale, pokonali kolejne 3 metry w głąb. Tam odkryli następny dębowy pomost. Przebicie się przez niego było już ponad siłę młodych ludzi, więc porzucili pracę. Ponownie podjęła ją firma Onslow Company, której pracownicy przebili na Wyspę Dębów w 1803 roku. Im udało się dokopać znacznie głębiej. Dotarli na głębokość 27 metrów i 43 centymetrów, znajdując co 3 metry pokłady bali, a dodatkowo na 12, 15 i 18 metrze warstwy węgla drzewnego i włókna kokosowego. Podobno w okolicach 20 metra znaleziono spory kamień z jakimiś napisami. Niestety w pewnym momencie szyb wypełnił się wodą aż do 10 metra. Ponieważ mimo wypompowywania wody jej poziom utrzymywał się na stałym poziomie, firma Onslow Company wycofała się z dalszych poszukiwań. W 1849 roku od właścicieli gruntów na wyspie, w tym przynajmniej dwóch z trzech odkrywców studni, firma Truro Company odkupiła prawa do poszukiwań. Sprowadzone zostały urządzenia wiertnicze i kontynuowano eksplorację studni. Zgodnie z relacjami na 30 metrze wiertło przebiło kolejną, tym razem sosnową platformę, następnie 30 cm pustą przestrzeń, 56 cm warstwę czegoś, co określono jako metalowe wióra, 10 cm warstwę dębu, kolejną warstwę świerku, a następnie ponad dwumetrowy pokład gliny. Po pokonaniu tych przeszkód wiertło dostało się do komory, w której znajdowały się jakieś skrzynie. Niestety, niezwykle wysoki przypływ zniszczył zaporę, którą zbudowano w poprzek zatoki graniczącej z szybem, a Truro Company skończyły się pieniądze. Wobec tego prac zaprzestano. Podobno jednak eksploracja nie była bezowocna. Niejaki James Pitblado podniósł coś z dna wykopu i schował do kieszeni. Jeszcze tego samego dnia, nie zdradzając nikomu co znalazł, opuścił wyspę później usilnie próbował odkupić ją, ale zginął w wypadku w kopalni, zanim transakcja miała szansę mieć miejsce. Kolejne ekspedycje wspomnianych skrzyni nie odnalazły, a jedynie bardziej zniszczyły szyb, poszerzając go i kopiąc szyby poboczne. Eksploratorzy zbudowali również tamę na zatoce Smiths co, co podobno pozwoliło odkryć skośne tunele, doprowadzające wodę do szybu, co miało, jak sądzono, chronić skarb. W latach 1861-1864 skarbu szukała Oak Island Association, która ostatecznie spowodowała zawalenie się dna szybu do znajdującej się poniżej kawerny. Gdy eksplodował parowy kocioł urządzenia do wypompowywania wody, a następnie wyczerpały się fundusze, firma zrezygnowała. Jej jedynym osiągnięciem było wydobycie z głębokości niecałych 50 metrów kawałka pergaminu, na którym widniały litery V.I. Dziś nie sposób ustalić, czy była to rzymska szóstka, czy fragment dłuższego napisu, gdyż nie ma pewności, czy przechowywany do dziś kawałek jest oryginalny. Kolejne poszukiwania prowadzono w roku 1866, 1893, 1909, 1931, w latach 1935-36 i w roku 1959. Wśród osób zaangażowanych w poszukiwania znaleźć można takie znane osobistości jak aktor John Wayne czy polityk Franklin Delano Roosevelt. Ekspedycje prowadzone były bez ładu i składu. Wykonano kilka lub kilkanaście dodatkowych szybów w pobliżu pierwotnego, ale wszystkie próby zakończyły się porażkami. W dodatku wydobywany urobek zwalany był byle gdzie i byle jak, efektem czego zmieniło się całkowicie otoczenie pierwotnego miejsca poszukiwań. Gwoździem do trumny studni pieniędzy były działania Roberta Dunfielda. W 1965 roku wydzierżawił on wyspę, sprowadził wielką koparkę i rozkopał cały rejon w promieniu 30 metrów i do głębokości 43 metrów. Niczego nie znalazł, a spowodował tylko, że dziś nie sposób powiedzieć, gdzie dokładnie znajdował się oryginalny szyb. Kolejna ekspedycja oznajmiła, że w 1969 roku telewizyjna kamera opuszczona do nowo odkrytej kawerny pokazała zarysy jakichś skrzyń, ludzkie szczątki i narzędzia. Obraz był jednak zamazany i mało czytelny. Naukowcy badający zdjęcia uznali, że nie ma na nich nic rozpoznawalnego, a sam szyb wkrótce się zawalił. Prace zostały wstrzymane, a sytuacja wróciła do punktu wyjścia. W 2006 roku grupa amerykańskich biznesmenów z Michigan zakupiła wyspę. Kwota transakcji pozostała nieznana. Zapowiedziano odnalezienie skarbu, jednak zezwolenie na prowadzenie poszukiwań od własnej Szkocji otrzymano dopiero 15 lipca 2010 roku. Od 2014 roku poszukiwania transmitowane są na kanale History Channel w formie programu telewizyjnego Klątwa Wyspy Dębów. Mimo emisji grubo ponad 100 odcinków programu, wciąż nie słychać o żadnym sensacyjnym odkryciu na wyspie. Czy zatem skarb na wyspie to tylko legenda? Ale jeśli tak, to czym był głęboki szyb, będący ewidentnie dziełem rąk ludzkich? A jeśli faktycznie skarb, to jaki? Niektórzy na wyspie dębów umieszczają nawet skarb Templariuszy. Zanim jednak zastanowimy się, co na wyspie mogło, a co nie mogło się znajdować, musimy przeanalizować historię tak dokładnie, jak to tylko możliwe. Musimy zatem wrócić do samego początku. Poszukując informacji na temat studni pieniędzy, natrafić możemy na pewną barierę. Okazuje się bowiem, że nie ma żadnych pewnych informacji pochodzących sprzed publikacji w 1857 roku artykułu w Liverpool Transcript. Jedynym dokumentem świadczącym, że historia nie była zmyślona, był dokument z 1849 roku, mówiący o tym, że firma Truro Company odkupiła prawa do poszukiwań od właścicieli gruntów na wyspie. Wszystkie wcześniejsze informacje były przekazywane ustnie w formie opowieści. A ile ludzi? Tyle historii. Stąd też należy zachować bardzo daleko idącą ostrożność w ocenianiu wartości informacji. Niemniej spróbujmy się zapoznać z historią Wyspy i tego, co na niej mogło się znajdować, a także wszystkimi informacjami, jakie mogą mieć dla historii o skarbie znaczenie, a to oznacza, że musimy się cofnąć naprawdę daleko. A konkretnie do prehistorii. Ludzka aktywność na wyspie dębów sięga bowiem aż 10 tysięcy lat wstecz. Wtedy to późniejsza nowa Szkocja stała się domem dla Mikmaków, plemienia Indian kanadyjskich. Pierwotnie byli oni ludem zbieraczy i myśliwych. Z biegiem czasu ich tereny powiększały się. W okresach letnich trudnili się polowaniem na morświny i wieloryby. W zimie rozbijali swoje obozy w głębi kraju, ale zawsze nad jeziorami lub rzekami, gdzie specjalizowali się w połowach węgorzy i innych zwierząt wodnych. Mikmakowie żyli tu nieniepokojeni przez tysiące lat. Ich tereny były bardzo rzadko odwiedzane przez sąsiadów. Pierwszymi ludźmi z Europy, jakich mikmakowie mieli szansę spotkać, byli Wikingowie. Około tysięcznego roku naszej ery Wikingowie osiedlili się na północnym skraju Nowej Fundlandii. Nie ma pewności, czym była opisywana w nordyckich sagach Winlandia. Nazwę tę można bowiem, w zależności od zapisu, tłumaczyć jako krainę łąk albo krainę wina, winorośli. I o ile Nową Fundlandię rzeczywiście porastają liczne łąki, to już winorośli tam nie znajdziemy. Te obficie porastały w obszar północnego Massachusetts. Jeżeli Wikingowie pływali tak daleko na południe, to po drodze mijali tereny zamieszkałe przez przyjaznych mikmaków, z którymi mogli handlować. Tę informację zdaje się potwierdzać zachowanie plemienia w momencie spotkania pierwszego Europejczyka. Gdy Jacques Cartier przybył w rejony w 1534 roku, rdzenni mieszkańcy nie byli zaskoczeni widokiem obcego. Jak gdyby nigdy nic, byli przyjaźni i gotowi do wymiany towarów. Okazało się, że jak mówili, ich duchowy przywódca wielokrotnie podróżował przez Atlantyk, by odwiedzać niebieskookich ludzi, którzy wkrótce mieli przybyć na ich tereny. Czy jednak źródłem tych wierzeń były wciąż żywe wspomnienia o wizytach Wikingów? Trudno powiedzieć. Nie sposób również potwierdzić faktu, że pierwszym Europejczykiem na tych terenach był Jacques Cartier. Niektóre ze źródeł informują bowiem, że w latach 20. XVI wieku na Nową Szkocję dotarł portugalski odkrywca, Steva Gomez, który zbadał jej wybrzeże, zaś grupa rybaków z Azorów założyła tu nawet niewielką stację rybacką. Pozytywne nastawienie Mikmaków sprawiło, że przybycie Europejczyków na te tereny nie skończyło się dla nich krwawymi potyczkami, jakie miały miejsce w różnych miejscach amerykańskiego kontynentu. Indianie Mikmak byli otwarci na wszelkie nowe technologie pochodzące od białych przybyszów. W ciągu 70 lat od pierwszego kontaktu, Indianie Mikmak sukcesywnie przechodzili na katolicyzm, dzięki czemu w 1610 roku podpisali pierwszy traktat z Watykanem. W dokumencie tym stwierdzano, iż Mikmakowie przyjmują wiarę katolicką. Nieniepokojeni przez Mikmaków, przybysze chętnie eksplorowali te tereny, niekiedy zakładając własne osady. W 1566 roku kartograf Bolognino Zaltieri nadał obszarowi Nowej Szkocji i Nowego Brunszwiku nazwę Akadia. Inne źródło przypisuje to dokonanie Giovanniemu de do Kolonizację Nowej Szkocji rozpoczęli Francuzi w 1604 roku. W tym roku Samuel de Chaplin założył osadę w miejscu, które dziś nazywa się Fort Le-Eve, na rzece La Havre, niedaleko Zatoki Mahon. Również tego roku Pierre Duguay, Samuel de Chaplin i Baron de Putrencourt założyli pierwszą francuską kolonię w Ameryce Północnej, w Port Royal, dzisiejszy Annapolis. Kolonia przetrwała zaledwie trzy lata. W 1610 ponowiono próbę, tym razem zakończoną sukcesem. Port Royal był drugim najstarszym europejskim osiedlem w północnej Ameryce, pomijając osady Wikingów, ustępując jedynie hiszpańskiej kolonii San Agustin na Florydzie. Osiedle to dało początek Akadii, kolonii francuskiej. Drugą potęgą kolonialną, która rościła sobie prawa do tej części świata, byli Brytyjczycy. W 1621 roku król angielski Jakub I, nie zważając na francuskie pretensje, przyznał prawa do Nowej Szkocji Williamowi Aleksandrowi, który z pomocą brytyjskich kolonistów z Nowej Anglii zdołał opanować Port Royal i utworzył nową, prywatną kolonię, Nową Szkocję. Przystąpił również do szybkiej organizacji nowego terenu. W 1624 roku powstał zakon rycerzy baronetów Nowej Szkocji, a herb Nowej Szkocji w 1626 roku. Rejon pozostał w rękach brytyjskich do roku 1632, kiedy to w myśl postanowień traktatu Saint-Germain-en-Laye kolonia została zwrócona Francji. Na krótki czas Francuzi ponownie założyli Forlé-Eve. Przez następnych kilkadziesiąt lat Nowa Szkocja przechodziła kilkukrotnie z rąk do rąk. W 1654 roku wróciła pod panowanie angielskie. W 1667 roku ponownie trafiła w ręce Francuzów, którzy w 1671 roku przeprowadzili pierwszy oficjalny spis ludności. W 1690 roku Nowa Szkocja została zdobyta przez Anglików pod dowództwem poszukiwacza przygód, sir Williama Phippsa. W ten sposób docieramy do pierwszej z naprawdę ważnych dla historii osób. Zanim jednak przejdziemy do historii pana Fipsa, pozwólcie na małe technologiczne wtrącenie. W lipcu 1665 roku Sir Robert Moray z Anglii wygłosił wykład na temat wykorzystania pieca opalanego węglem drzewnym z kominem o wysokości 9-10 metrów do wciągania świeżego powietrza do szybu górniczego. Jak się później okaże, węgiel drzewny został później znaleziony na głębokości 10 metrów w studni pieniędzy. Jeżeli założymy, co jest prawdopodobne, że został użyty w piecu do zasysania świeżego powietrza dla kopiących, oznaczałoby to, że szyb ze skarbem został stworzony prawdopodobnie najwcześniej, w drugiej połowie 1665 roku. Mając tę wiedzę, możemy przejść do pierwszej z historii tłumaczących powstanie na wyspie dębów w studni pieniędzy. I choć do tej pory mówiłem o angielsko-francuskich sporach, to tę opowieść zaczniemy przewrotnie od akcentu hiszpańskiego. 30 października 1641 roku, na rafę koralową 75 mil na północ od wybrzeży wyspy Hispanioli, dzisiejsze Haiti i Dominikana na wyspach Bahama, wpadł hiszpański galeon Nuestra Señora de la Limpia i y Pura Concepción. Po 12 dniach niekontrolowanego dryfu statek zatonął 11 listopada. Na jego pokładzie znajdowało się 500 osób, pasażerowie i załoga, oraz ładunek, według zeznań ocalałych tak wielki, że nie mieścił się w ładowni. Z katastrofy uratowało się około 200 osób. Jako, że statek przewoził bardzo cenny ładunek, nic dziwnego, że prędzej czy później znaleźli się śmiałkowie chętni odnaleźć i odzyskać kosztowności. Pierwsze próby zlokalizowania wraku podjął admirał Juan de Villavicencio, dowodząc flotą kilku hiszpańskich statków, jednak bez rezultatu. 5 września 1683 roku William Phipps z Bostonu wypłynął z Anglii na statku Rose of Algerie. Uzyskawszy zgodę króla i fundusze na poszukiwanie wraku Nuestra Senora de la Limpia i Pura Concepción, lub jakiegokolwiek innego skarbu z jakiegokolwiek wraku wśród wysp Bahama, powrócił do Anglii w roku 1685, przywożąc ze sobą niewielki skarb wynoszący 470 funtów. Rok później, 12 września 1686 roku, wyruszył jako dowódca dwóch statków, James and Mary oraz słupa Henry of London, na ponowne poszukiwania hiszpańskiego galeonu. wyprawa była finansowana z prywatnych funduszy. Ekspedycja zakończyła się sukcesem. 20 stycznia 1687 roku u wybrzeży wysp Bahama statki pod dowództwem Fipsa odnalazły wrak Nuestra Señora de la Limpia i y Pura Concepción. Prace nad wydobywaniem ładunku, w tym srebrnych monet, dublonów, biżuterii, złota i innych przedmiotów trwały od lutego do kwietnia. Jak się okazało, do ładowni Fipsa trafiła prawdziwa fortuna. Około 30 ton srebrnych monet gdy statki zakotwiczyły 6 czerwca u wybrzeży Anglii, okazało się, że wyprawa kosztująca 3200 funtów, powróciła ze skarbem wycenionym na 205 536 funtów. Phipps zrzekł się praw do swojej części skarbu na rzecz korony. W uznaniu zasług cała załoga otrzymała od inwestorów medale, a król Jakub II nadał Williamowi Phippsowi tytuł szlachecki oraz mianował go szefem żandarmerii wojskowej Nowej Anglii jako podkomendnego Sir Edmunda Androsa. Już 3 września Phipps wyruszył na kolejną wyprawę flotyllą statków, choć tym razem nie jako dowódca. Admirał Narborough postanowił osobiście poprowadzić ekspedycję. Do dotychczasowych dołączyły Forsyte, Princess, Good Luck i Boy Hazard. Tym razem wyprawa nie zakończyła się tak oszałamiającym sukcesem. Wrak został odkryty przez innych i gdy Anglicy przybyli na miejsce, napotkali ponad 20 mniejszych statków poszukiwaczy. Zdołano je przepędzić, ale udało się wydobyć skarb o wartości zaledwie 10 tysięcy funtów, zanim w maju 1688 roku ekspedycję przerwała śmierć admirała Narborough. Nieco wcześniej, 8 maja, William Phipps podniósł kotwicę i popłynął w kierunku Bostonu, gdzie miał objąć stanowisko szefa żandarmerii. Wraz z nim z nieznanych dziś przyczyn miejsce poszukiwań opuścił Charles Mordaunt i jego statki. Postulowano później, że miał eskortować Phippsa płynącego z cennym ładunkiem. 16 lipca 1688 roku Sir William Phipps wyruszył z Bostonu do Anglii. Około dwa tygodnie później, 2 sierpnia, ekspedycja, która zdążyła już wrócić do Anglii, doniosła o odkryciu jedynie niewielkiego skarbu. Biorąc jednak pod uwagę pogłoski, że Phipps opuścił miejsce poszukiwań z cennym ładunkiem i escortą, możliwe jest, że zdecydował on lub takie otrzymał polecenie ukryć skarb, aby można było go odzyskać po nadchodzącej rewolucji w Anglii. Legenda mówiła, że opuściwszy Boston, Phipps udał się na wyspę dębów, gdzie wraz z załogą Goodluck rozpoczął budowę skrytki na skarb z Nuestra Senora de la Limpia i pura Concepción. Budowa ta trwać miała kilka miesięcy, nawet aż do stycznia następnego roku, co daje obraz tego, jak poważne było to przedsięwzięcie. Upewniwszy się, że budowa będzie postępować zgodnie z planem, Phipps ruszył w dalszą drogę do Anglii, gdzie dotarł 17 sierpnia 1688 roku. 5 listopada, zgodnie ze swoimi wcześniejszymi zapowiedziami, na Anglię najechał Wilhelm, książę Orański. Poparcia udzieliła mu armia i flota, a także przybywali do niego liczni lordowie i duchowni. Opuszczany przez kolejnych stronników, król Jakub II podjął 11 grudnia próbę ucieczki, lecz został pojmany. Kolejna próba podjęta 23 grudnia zakończyła się sukcesem. Ucieczka Jakuba II została w Anglii potraktowana jako abdykacja. Parlament zwrócił się do Mary Stuart z prośbą o objęcie tronu. Jej mąż, Wilhelm, po drobnych perturbacjach, otrzymał dożywotni tytuł królewski i objął tron jako Wilhelm III, król Anglii i Wilhelm II, król Szkocji. Pomiędzy 14 lutego a 29 kwietnia 1689 roku Charles Mordaunt został sowicie wynagrodzony przez nowego króla Anglii został członkiem Tajnej Rady Anglii, ciała doradczego władcy, a także pierwszym lordem skarbu, hrabią Monmouth oraz lordem namiestnikiem Northamptonshire. Hojność króla może mieć związek z poprzednimi dokonaniami Mordanta, ale równie dobrze z jego wdzięcznością za zatajenie przed jego poprzednikiem wydobycia skarbu z Nuestra, seniora de la Limpia i pura Concepcion i ukrycia go na wyspie dębów. 29 maja 1689 roku do Bostonu powrócił sir William Phipps. Następnie wyruszył na fregacie Six Friends, aby patrolować wybrzeże Nowej Anglii, prawdopodobnie w celu odzyskania dla nowego króla Anglii skarbu z wyspy Dębów. W tym samym roku na wyspę wyruszyła grupa z Anglii z identycznym zadaniem. Misja jednak zakończyła się porażką. I tu wracamy do punktu, w którym zakończyłem poprzednią historię. Pod koniec kwietnia 1690 roku Fips wyruszył na czele siedmiu statków i siedmiuset ludzi z Bostonu na stolicę Akadii, Port Royal. Wyprawa zakończyła się błyskawicznym sukcesem i Nowa Szkocja wróciła do Anglików. William Phipps nigdy już do Anglii nie wrócił, ale w dzienniku pokładowym Francis Rogers, marynarz, który kierował akcją wydobywczą na pokładzie Henry of London, opisał ze wszystkimi szczegółami i danymi pozycję hiszpańskiego galeonu. To zaś przydało się setki lat później. Do tego jednak jeszcze wrócimy. Jak zwykle w przypadku tego typu historii, niezwykle trudno jest odsiać informacje prawdziwe od legend. Pewne jest, że wspomniany hiszpański galeon zatonął, a angielskie ekspedycje wydobyły jakąś część jego skarbu. Czy jednak jakieś kosztowności zostały ukryte? A jeśli tak, to gdzie? Tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Warto pamiętać jednak, że jako potencjalne miejsce ukrycia skarbu była wymieniana istotna dla naszej historii okolica, choć należąca wówczas do Francuzów, a osoby odpowiedzialne za to miałyby zarówno ludzi, pieniądze, czas i motyw dla takiego przedsięwzięcia. Nie możemy jednak przyjmować żadnej wersji jako pewnik. Tym bardziej, że to nie jedyna historia dotycząca tej wyspy. O wiele popularniejszą i tą, którą zwykle się w tej historii rozważa, jest opowieść, że na wyspie dębów ukryto legendarny skarb znanego pirata, kapitana Kida. Pozwólcie zatem, że przejdziemy teraz do historii tego człowieka. William Kidd urodził się jesienią 1645 roku, przed 15 października, ale dokładna data jest nieznana. Jako jego miejsce pochodzenia podaje się różne miasta, w tym Greenock w Szkocji, czy irlandzki Belfast. Jednak on sam twierdził, że pochodzi ze szkockiego Dundee. Urodził się w rodzinie mającej dobrą reputację. Gdy miał zaledwie 5 lat, jego ojciec zmarł. Choć lokalna społeczność wspierała finansowo jego rodzinę, młody William musiał szybko się usamodzielnić i zacząć zarabiać pieniądze. Jako młody człowiek, Kid osiedlił się w Nowym Jorku, który w 1664 roku został przejęty przez Anglików od Holendrów. Nowy Jork wówczas był ulubionym portem piratów. Jako wciąż niestabilna angielska kolonia, z dużym, ruchliwym, bogatym i wielonarodowym portem, był świetnym miejscem do schronienia się i potajemnej rekrutacji nowych piratów. Niektóre relacje sugerują, że już w tym czasie Kidd służył jako majtek na pirackim statku, zanim zaczął karierę na własny rachunek. W 1689 roku Kidd był już członkiem francusko-angielskiej załogi pirackiej pływającej statkiem St. Rose po Karaibach pod dowództwem kapitana Johna Fontena. Trwała angielsko-francuska wojna dziewięcioletnia. Podczas jednego z rejsów Kidd i inni angielscy członkowie załogi zbuntowali się, odsunęli francuskiego kapitana i popłynęli do brytyjskiej kolonii Nevis. To uchroniło Kida i resztę angielskiej załogi przed niechybną śmiercią. Przechrzcili statek na Blessed William, a jego kapitanem został William Kidd. Stało się tak, zależnie od źródeł, w wyniku głosowania załogi lub znadania Christophera Codringtona. Gubernatora Nevis. Kidd był już wtedy doświadczonym dowódcą i żeglarzem, a Blest William stał się częścią niewielkiej floty Codringtona, zebranej w celu obrony Nevis przed Francuzami, z którymi Anglicy prowadzili wojnę. I tu dochodzimy do poważnego zgrzytu. Otóż w zasadzie wszystkie źródła określają Kida mianem pirata. Również anglojęzyczne źródła stale używają określenia Pirate. Tymczasem już w tym momencie, oraz jak się zaraz okaże, później również, z historii wynika, że powinniśmy używać sformułowania Korsarz. Różnica jest bardzo duża. Pirat jest przestępcą, żyjącym z napadania na statki i miasta na nabrzeżu. Schwytany przez przedstawicieli prawa jakiegokolwiek kraju, najczęściej kończył na stryczku. Korsarz z kolei, na podstawie wystawionego w imieniu władcy listu kaperskiego, prowadził swoim okrętem działania wojenne. Nie otrzymywał żołdu, a jego wynagrodzenie stanowiły łupy zdobyte na przeciwniku. Można więc powiedzieć, że korsarz to taki pirat działający legalnie w interesie konkretnego władcy. Prostymi słowami zasada brzmiała: napadasz na statki wroga, naszych nie ruszasz, co złupisz, to twoje, a w zamian za to, gdy zawiniesz do naszego portu, to cię nie powiesimy, tylko pozwolimy ci naprawić okręt. Skoro zatem Kid miał być wybrany na kapitana z pomocą gubernatora, od tej pory nie powinniśmy mówić o nim jako piracie. W takim wypadku gubernator dołożyłby wszelkich starań, aby Kid i reszta załogi zawiśli na szubienicy. Możemy zatem przyjąć, że nawet jeśli wcześniej rzeczywiście służył na statku pirackim, to od tej pory Kidd był korsarzem w służbie Anglii. To potwierdza fakt, że gubernator Codrington nie zapłacił marynarzom za służbę, polecając, aby swoją należność odebrali od Francuzów. Mając to na uwadze, kapitan Kidd i jego ludzie zaatakowali francuską wyspę Marie Gallande niszcząc jedyne miasto na wyspie i plądrując okolice, zabierając łupy warte około 2000 funtów szterlingów. Później na zlecenie prowincji Nowy Jorki i Massachusetts Bay, Kidd przechwycił u wybrzeży Nowej Anglii statek należący do wrogiego korsarza. Wkrótce potem otrzymał 150 funtów nagrody za udaną wyprawę po Karaibach mającą przeciwdziałać wrogiemu korsarstwu. Rok później, podczas pobytu kapitana Kida na wyspie Antigua w Indiach Zachodnich, inny słynny pirat Robert Culliford podburzył załogę do buntu i przejął statek. Na nowego kapitana został wybrany William Mason. W 1691 roku William Kidd osiadł w Nowym Jorku. Miał około 46 lat. Był już znanym człowiekiem. Uważany był za pracowitego i uczciwego marynarza. 16 maja 1691 roku poślubił sarę Bradley Cox Ord, kobietę po dwudziestce, a przy tym dwukrotną wdowę, która była jedną z najbogatszych kobiet Nowego Jorku dzięki spadkowi po pierwszym mężu. Sława Williama i majątek Sary sprawiły, że mimo swojego zawodu Kid miał możliwość poznania śmietanki towarzyskiej miasta. Zaprzyjaźnił się z wieloma wybitnymi obywatelami kolonii, w tym trzema gubernatorami. William i Sara doczekali się dwóch córek Elizabeth i Sary Kid. Właściwa historia kapitana Kida, sławnego pirata i korsarza, zaczęła się tak naprawdę dopiero później. W 1695 roku król Anglii Wilhelm III odwołał skorumpowanego gubernatora Benjamina Fletchera, znanego z przyjmowania łapówek każdej wielkości od piratów spieniężających swoje łupy i zastąpił go Richardem Coote, hrabią Belomont. 11 grudnia tegoż roku Richard Coote, który rządził Nowym Jorkiem, Massachusetts i New Hampshire, poprosił znanego i uwielbianego kapitana Kida, aby ten zaatakował Thomasa Tu, Johna Irelanda, Thomasa Wake'a, Williama Mayza oraz wszystkich innych, którzy związali się z piratami, a także wszystkie wrogie francuskie statki. Prośba ta była oficjalna i miała poparcie korony, przez co gdyby Kid odmówił, mógłby zostać uznany za nielojalnego, co naraziłoby go na utratę szacunku społeczeństwa. Ta prośba była preludium do rejsu, który podjęty w dobrej wierze przyczynił się do obrazu złego pirata, jaki przylgnął do Kida. Cztery piąte kosztów przedsięwzięcia z 1696 roku pokryli szlachcice, którzy byli jednymi z najpotężniejszych ludzi w Anglii. Pierwszy hrabia Orford, Edward Russell, Baron Romney, książę Shrewsbury, Charles Talbot i sir John Somers, Baron Somers. Kidowi wręczono list wojenny podpisany osobiście przez króla Anglii Wilhelma III, który upoważniał go do prowadzenia działalności jako prywatny żeglarz. List ten zastrzegał 10% łupów dla korony, a Henry Gilbert w swojej książce The Book of Pirates sugeruje, że król mógł sam wyłożyć część pieniędzy na ten rejs. Kid i jego znajomy pułkownik Robert Livingstone zaaranżowali cały plan. Dodatkowe fundusze uzyskali od kupca Sir Richarda Blackhama. Kid, by pokryć swoją część kosztów, musiał sprzedać swój statek Antigua. Nowy okręt Adventure Galley był dobrze przygotowany do zadania: 284 tony wyporności, 34 działa, wiosła i 150 ludzi załogi. Wiosła miały kluczowe znaczenie, bowiem umożliwiały manewrowanie wtedy, gdy zapanowała cisza morska i okręty żaglowe mogły jedynie dryfować. Kid osobiście kompletował załogę, wybierając najlepszych i najbardziej lojalnych oficerów i marynarzy. Niestety, gdy tuż po podniesieniu żagli Adventure Gully płynął w dół Tamizy, Kid z nieznanego powodu nie zasalutował okrętowi marynarki w Greenwich, jak nakazywał zwyczaj. HMS Duchess oddał wówczas strzał, by zmusić go do okazania szacunku, a załoga Kida odpowiedziała na to zdumiewającym pokazem bezczelności, odwracając się i klepiąc po pośladkach z pogardą. Z powodu odmowy salutowania przez Kida, kapitan okrętu marynarki w ramach zemsty wciągnął znaczną część jego załogi do służby w Royal Navy. Pomimo protestów kapitana Kida i ignorując fakt, że załogi prywatnych statków były wykluczone z takich przymusowych werbunków. Pozbawiony większości załogi, sfrustrowany Kid popłynął do Nowego Jorku, przejmując po drodze francuski statek. Na miejscu kapitan zebrał zastępczą załogę, jednak nie mając wielkiego wyboru, musiał werbować spośród znanych i zatwardziałych przestępców, z których część była prawdopodobnie w przeszłości piratami. Z Nowego Jorku wyruszył na Maderę. Tam w październiku 1696 roku Kidd podniósł kotwicę i obrał kurs na przylądek Dobrej Nadziei w południowej Afryce. Rejs okazał się jednak porażką. Jedna trzecia jego załogi zmarła na komorach z powodu epidemii cholery, nowy statek miał wiele przecieków, a piratów, których spodziewał się w spotkać u wybrzeży Madagaskaru, nie udało mu się znaleźć. Na skutek niepowodzenia tego przedsięwzięcia, Kidd zaczął desperacko szukać sposobu, aby pokryć jego koszty. Nie zaatakował jednak napotkanych kilku statków, w tym nowojorskiego i holenderskiego. Nie ma pewności, dlaczego do ataków nie doszło, ale wiele wskazuje na to, że kapitan Kidd wzbraniał się jeszcze przed takimi aktami jawnego piractwa. Gdy tylko Adventure Gali zakotwiczył wybrzeży, część załogi zdezerterowała, a ci, którzy zdecydowali się pozostać, stale otwarcie grozili buntem. 30 października 1697 roku kapitan zabił jednego z własnych załogantów. Jego kanonier William Moore ostrzył na pokładzie Dłuto, gdy w pobliżu pojawił się holenderski statek. Moore namawiał Kida do zaatakowania Holendra, co jednak stanowiłoby akt piractwa, gdyż kraj ten nie był w stanie wojny za Anglią. Ponadto, zapewne dodatkowo rozłościłoby to króla Wilhelma, który urodził się w Holandii. Mając to na uwadze, Kid odmówił ataku, nazywając w dodatku mura parszywym kundlem. Moore odparł. Jeżeli jestem parszywym kundlem, to jestem nim przez ciebie. Doprowadziłeś do ruiny mnie i wielu innych. W odpowiedzi, Kid podobno zrzucił na mura żelazne wiadro, łamiąc mu czaszkę. William Moore zmarł następnego dnia. Wprawdzie XVII-wieczne angielskie prawo pozwalało kapitanom na dużą swobodę w stosowaniu przemocy wobec załogi, ale jawne zabijanie nie było dozwolone. Kid w rozmowie z okrętowym chirurgiem stwierdził jednak, że ma dobrych przyjaciół w Anglii, którzy się za nim wstawią. Bezwzględny i okrutny charakter kapitana potwierdzali zbiegli więźniowie, opowiadając historię, jak to Kid wieszał ich za ramiona i chłostał kordelasem. Te jednak mogą być znacznie przesadzone, gdyż jednocześnie z tymi opowieściami kontrastowała relacja wydarzeń podczas ataku na statek handlowy Mary. Gdy kapitan Kidd i kapitan Thomas Parker rozmawiali w cztery oczy w kajucie Kida, członkowie jego załogi splądrowali Mary i torturowali kilku jej marynarzy. Gdy Kidd dowiedział się o tym, był oburzony i zmusił swoich ludzi do zwrotu większości zrabowanego mienia. 30 stycznia 1698 roku Kidd podniósł francuskie barwy i wyruszył na polowanie. Udało mu się przejąć francuski statek Rouparel, a także przechwycić swoją największą zdobycz, 400-tonowy Merchant, indyjski statek wynajęty przez ormiańskich kupców. Był on załadowany atłasami, muślinami, złotem, srebrem i niesłychaną różnorodnością towarów wschodnioindyjskich, a także niezwykle cennymi jedwabiami. Pojawił się jednak problem, którego kid nie przewidział. Kapitanem Quiddack Merchant był Anglik o nazwisku Wright, który zakupił przepustki od francuskiej kompanii wschodnioindyjskiej obiecujące mu ochronę korony francuskiej. Po zorientowaniu się, że kapitan przejętego statku jest Anglikiem, Kid próbował przekonać załogę do zwrotu statku. Ale ci odmówili, argumentując, że ich zdobycz była całkowicie legalna. Kidowi zlecono przejmowanie francuskich statków, a skoro ormiański statek miał francuskie przepustki, to liczył się jako francuski. Próbując utrzymać i tak słabą kontrolę nad załogą, Kid ustąpił i zatrzymał zdobycz. Kiedy jednak wieść o zdobyciu tego statku dotarła do Anglii, urzędnicy uznali Kida za pirata. Dowódcy marynarki otrzymali rozkaz ścigania i pojmania rzeczonego Kida i jego wspólników za haniebne piractwa, jakich się dopuścili. Kid zachował francuskie przepustki morskie Quidak merchant. Wprawdzie stanowiły one marną podstawę jego przejęcia, ale brytyjskie sądy admiralicji i wiceadmiralicji, zwłaszcza w Ameryce Północnej, do tej pory często przymykały oko na takie pirackie incydenty prywatnych żeglarzy. Kapitan mógł mieć nadzieję, że przepustki te pozwolą wykorzystać jakiś kruczek prawny, co umożliwi mu zatrzymanie zdobyczy i jej ładunku. Zmienił nazwę zajętego statku na Adventure Prize i obrał kurs na Madagaskar. Dotarł tam 1 kwietnia 1698 roku. Po prywatnym spotkaniu z kupcem Tempestem Rogersem, który zresztą później został oskarżony o handel z przez Kidę towarami, natknął się na Roberta Califorda, który przed laty ukradł mu statek na Antigui. Califord przebywał tam wraz z załogą na statku Moka Fraget. Co do tego, jak zachował się Kid, istnieją dwie sprzeczne relacje. Według The General History of Pirates, wydanej 25 lat po tym wydarzeniu przez nieznanego autora, Kid nawiązał z Kalifornią pokojowe stosunki. Wypił jego zdrowie, określał go jako swojego brata, a nawet podarował mu prezent w postaci kotwicy i kilku dział. Ta wersja wydaje się być oparta na zeznaniach członków załogi Kida Josepha Palmera i Roberta Bradenhama, złożonych podczas jego procesu. Drugą wersję przedstawił Richard Zacks w książce The Pirate Hunter: The True Story of Captain Kidd w 2002 roku. Według niego Kidd nie wiedział, że Califord miał ze sobą tylko około 20 ludzi. Przez co nie czuł się na siłach zająć Moka Frigate. Postanowił więc grać przyjacielskiego i uśpić czujność przeciwnika do czasu przybycia posiłków. Gdy Adventure Prize i Rouparel dotarły do portu, Kidd polecił swoim ludziom zaatakować Kaliforda. Załoga jednak odmówiła i zamiast tego zagroziła zastrzeleniem Kida. Wersja ta jednak wydaje się mniej prawdopodobna, gdyż Zax nie podaje żadnych źródeł dla swoich rewelacji. To, w czym obie relacje się zgadzają, to fakt, że większość ludzi Kida porzuciła go na rzecz Kalifornii. Na Adventure Galley pozostało zaledwie 13 osób. Decydując się na powrót do domu, Kid porzucił Adventure Galli, nakazując spalenie okrętu, który był przeżarty przez robaki i nieszczelny. Zanim podłożono ogień, ze statku wydarto wszystko, co można było, nawet metalowe zawiasy. Z lojalną resztką załogi, Kid powrócił na Karaiby na pokładzie Adventure Price. Część jego ekipy wróciła później do Ameryki Północnej na własną rękę, jako pasażerowie statku Nassau Jill Sachalea. Kapitan Kidd przed powrotem do Nowego Jorku wiedział już, że został uznany za pirata i że ściga go kilka angielskich jednostek wojennych. Wiedząc, że poszukiwanym statkiem jest Adventure Price, ukrył go na Morzu Karaibskim, sprzedał pozostałe dobra za pośrednictwem Williama Burka, pirata i pasera, i popłynął w stronę Nowego Jorku na pokładzie słupa. Część swojego skarbu zdeponował na Gardiner's Island, mając nadzieję, że jego położenie zdoła wykorzystać jako kartę przetargową. Aby uniknąć zbuntowanej załogi, która przebywała w Nowym Jorku, Kid popłynął naokoło. Przepłynął 120 mil wokół wschodniego cypla Long Island, po czym zawrócił 90 mil wzdłuż cieśniny Sund do Oyster Bay. Gubernator Nowego Jorku, hrabia Belomont, który również był inwestorem wyprawy Kida, przebywał wówczas poza domem, w Bostonie. Znając zarzuty ciążące na Kidzie, obawiał się, że współpraca z nim ściągnie i na niego zarzuty o piractwo. Uznał, że oddanie Anglii skutego łańcuchami Kidda będzie najlepszym sposobem na odsunięcie od siebie podejrzeń. Obietnicami ułaskawienia zwabił go do Bostonu, gdzie 6 lipca 1699 roku nakazał go aresztować. Kapitan Kidd został umieszczony w Stone Prison, gdzie spędzał większość czasu w odosobnieniu. Również jego żona Sara została aresztowana i uwięziona. Kid był więziony w bardzo surowych warunkach, które doprowadziły go podobno do chwilowego obłędu. Po ponad roku Kid został wysłany do Anglii na przesłuchanie przez parlament Anglii. W międzyczasie bowiem zmienił się rząd i nowe torysowskie ministerstwo miało nadzieję wykorzystać Kida do zdyskredytowania Wigów, którzy go poparli. Ten jednak odmówił podania nazwisk, licząc, że jego patroni wynagrodzą jego lojalność, wstawiając się w jego imieniu. Jak na ironię, dziś spekuluje się, że dużo więcej zyskałby zeznając. Przywódcy Torysów uznali go za politycznie bezużytecznego i wysłali na proces przed Wysoki Sąd Admiralicji w Londynie pod zarzutem piractwa na pełnym morzu i zabójstwa Williama Mura. W oczekiwaniu na proces, kapitan Kidd został zamknięty w cieszącym się złą sławą w więzieniu Newgate. Stamtąd napisał kilka listów do króla Wilhelma z prośbą o ułaskawienie. Kid miał dwóch prawników, którzy pomagali mu w obronie. Był w szoku, gdy na rozprawie dowiedział się, że został oskarżony również o morderstwo. Proces Kida stawiał jego wigowych zwolenników w niezręcznej sytuacji. Byli oni dalecy od nagradzania jego lojalności. Pozbawiając go pieniędzy i informacji, które mogły zapewnić mu pewną ochronę prawną, uczestniczyli w wysiłkach zmierzających do skazania go. W szczególności podczas procesu zaginęły dwa zestawy francuskich przepustek, na które powoływał się Kidd. Dokumenty te potwierdzały wersję wydarzeń przedstawioną przez Kida i zdecydowanie zmniejszały stopień jego pirackiej winy. Przepustki te oraz inne datowane na 1700 rok odnalazły się na początku XX wieku, złożone wraz z innymi rządowymi dokumentami w jednym z londyńskich budynków. Dodatkowo sprawę Kida rozdmuchano. Razem z dokumentami przywieziono wiele towarów, które zostały wystawione szumnie na aukcję jako pirackie łupy kapitana Kida. O przedmiotach tych jednak nigdy nie wspomniano w procesie. Jeśli zaś chodzi o oskarżenie o zabicie mura, to Kidd został skazany w dużej mierze na podstawie zeznań dwóch członków załogi, Palmer'a i Bradenham'a. Zeznawali oni w zamian za ułaskawienie, a zeznanie Palmer'a sprzed dwóch lat, gdy został schwytany na Rhode Island, było sprzeczne z jego późniejszymi. To wcześniejsze zeznanie mogło potwierdzić wersję Kida, nie miał on jednak do niego dostępu. Kapitan William Kidd został uznany za winnego wszystkich stawianych mu zarzutów. Morderstwa i pięciu przestępstw piractwa i skazany na śmierć. Powieszono go podczas publicznej egzekucji 23 maja 1701 roku w Execution Dock w Wapping w Londynie. Musiano go wieszać dwukrotnie. Przy pierwszej próbie lina kata pękła i Kid przeżył. Mimo, że niektórzy z tłumu domagali się uwolnienia go, twierdząc, że zerwanie liny było znakiem od Boga, Kid został powieszony ponownie kilka minut później i zmarł. Jego ciało zostało wywieszone na trzy lata nad tamizą w Tilbury Point, jako ostrzeżenie dla potencjalnych przyszłych piratów. Wkrótce po egzekucji Kida wydrukowana została pieśń Captain Kid's Farewell to the Seas or the famous pirates lament. Spopularyzowała ona powszechne przekonanie, że Kid przyznał się do zarzutów. Przyczyniła się również do pośmiertnej sławy kapitana. W znacznym stopniu do wzrostu legendy kapitana Kida przyczyniło się też przekonanie, że pozostawił zakopany skarb, gdy już we wspomnianej przed chwilą pieśni w 1701 roku śpiewano Two hundred bars of gold and Rick's dollars manifold we ceased uncontrolled while we sailed co w wolnym tłumaczeniu oznacza, żeglując, przejęliśmy 200 sztabek złota i rozliczne rizdolary, dolary jak w Anglii nazywano ogół srebrnych monet używanych w Europie, a także kolonii przylądkowej i Ceylonie. Co ciekawe, jak wspomniałem, kapitan Kidd faktycznie zakopał niewielki schowek ze skarbem na Gardiner's Island u wschodniego wybrzeża Long Island w Nowym Jorku, w miejscu znanym jako Cherry Tree Field. Wiedza o jego położeniu miała być kartą przetargową w sporze z władzami. Gubernator Kut w jakiś sposób jednak odkrył lokalizację schowka, kazał wykopać i jego zawartość wysłać do Anglii, gdzie miała być wykorzystana w procesie jako dowód przeciwko Kidowi. Czy możliwe jest, że kapitan ukrył inny, większy skarb gdzieś indziej? Powtarzane ustnie i przedrukowywane legendy i pieśni wskazywały wiele miejsc, gdzie miałyby się znajdować kosztowności. Zainspirowały one późniejsze poszukiwania w hrabstwie Suffolk na Long Island, na Charles Island w Milford, na Thimble Islands i wyspie Cocknow w Westport w stanie Connecticut, a także na wyspie Grand Manan w zatoce Fundy u wybrzeży Nowej Szkocji. Ten rejon był nawet przez 200 lat nazywany Money Cove, czyli zatoczka pieniędzy. Jedna z legend głosiła, że w latach 90. XVII wieku Kid odwiedził Block Island, gdzie otrzymał posiłki od pani Mercy Raymond, córki marynarza Jamesa Sandsa. Mówiło się, że Kid poprosił panią Raymond, by wyciągnęła fartuch, a on wypełnił go złotem i klejnotami jako zapłatę za jego ścinność. Po śmierci męża Joshua Raymonda, Mercy przeniosła się z rodziną do północnego New London w Connecticut, gdzie kupiła dużo ziemi. O rodzinie Raymondów mówiono, że wzbogaciła się o fartuch. Jak zapewne się domyślacie, historię kapitana Kida przytoczyłem nieprzypadkowo. Jedna z legend bowiem opisywała, że pewien stary człowiek na łożu śmierci wyznał, że był członkiem załogi kapitana Kida i uczestniczył w zakopywaniu ogromnego skarbu na odosobnionej wyspie na wschód od Bostonu. Opowieść ta rozniosła się szybko i krążyła przez ponad 100 lat, motywując często śmiałków do poszukiwań. Trudno jednoznacznie ustalić, kiedy historia miała swój początek. Źródła w tej kwestii nie są zgodne i podają szeroki zakres dat sięgający niekiedy aż 1650 roku. To zdecydowana przesada, gdyż kapitan William Kidd urodził się w roku 1645. Możemy więc założyć, że legenda rozpoczęła swoje życie gdzieś pod koniec XVII wieku. Jeżeli zaś o geografię chodzi, w pobliżu Bostonu znaleźć można kilka małych wysepek. Dalej już rozpościera się Ocean Atlantycki. Nieco na północ jednak, w odległości około 600 km od Bostonu, znajduje się nowoszkocka zatoka, której mieszkańcy wierzyli, że to w ich okolicy słynny pirat zakopał swój skarb. W zatoce tej mieści się wiele wysp, w tym bohaterka dzisiejszego odcinka Wyspa Dębów. Wróćmy do historii nowej Szkocji. Jak już wspominałem, działania sir Williama Phippsa sprawiły, że tereny te znajdowały się pod angielskim panowaniem jedynie przez 7 lat. Powróciły do Francuzów w 1697 roku. To jednak nie był koniec sporów. 11 kwietnia 1713 roku zawarto w holenderskim Utrechcie porozumienie kończące hiszpańską wojnę sukcesyjną. Uczestnikami kongresu były Wielka Brytania wraz z księstwem Hanoweru, Republika Zjednoczonych Prowincji, Francja, Hiszpania, Bawaria, Prusy i Sabaudia oraz inni, pomniejsi uczestnicy koalicji. Jednym z postanowień traktatu było uzyskanie przez Wielką Brytanię od Hiszpanii Minorki i Gibraltaru, a od Francji Nowej Szkocji, wybrzeży Zatoki Hudsona i Nowej Fundlandii. Nazwa Akadia przestała obowiązywać. Jedyną właściwą nazwą była teraz Nowa Szkocja. Objęcie kontrolą terytorium Nowej Szkocji przez Brytyjczyków było dla nich czymś zupełnie naturalnym. W pamięci mieli jeszcze nadanie Jakuba VI. Co prawda, Nowa Szkocja nie wracała do statusu kolonii prywatnej, lecz zostawała kolonią królewską. Nowa Szkocja była naturalnym przedłużeniem Nowej Anglii. Wysunięta dalej na północ i wschód ułatwiała komunikację z Anglią, znacznie skracając drogi komunikacyjne. Jej posiadanie pozwalało skutecznie kontrolować bogate w zasoby akweny subarktyczne. Nowa Szkocja zaczęła też przyciągać emigrantów, głównie Szkotów i Irlandczyków. Spośród terenów we władzy Francji nieskolonizowana została île saint jean Cape Breton jednak dzięki swemu strategicznemu położeniu stał się ważnym punktem oporu dla Francuzów. Wraz z tym terenem Francuzi utrzymali w swych rękach ważny, jedyny w rejonie, port w Louisburgu. Władze francuskie zdecydowały się zbudować tam potężną twierdzę. Fortecę Louisburg wzniesiono w rekordowym tempie w latach 1717-1720. Jej budowa, otoczona szeregiem korupcyjnych afer, pomogła stworzyć niejedną fortunę kolonialnym urzędnikom. Sama warownia i umocnienia portu były imponujące. Niczego takiego wcześniej w Ameryce Północnej nie widziano. Z budową wiązały się olbrzymie koszty i to nie tylko ze względu na korupcję. Większość materiałów i środków musiano przetransportować z Europy. Ostatecznie twierdza, choć teoretycznie potężna i nie do zdobycia, była miernie skonstruowana i nie zdołała dać Francuzom należytej ochrony. Samo jej istnienie było solą wokół brytyjskich kolonistów. Nic zatem dziwnego, że próbowano ją zdobyć. Okazję ku temu dała kolejna wojna kolonialna, tzw. Wojna Króla Jerzego. Jej epizod, który rozegrał się pod Louisburgiem, nazwano wojną amatorską, gdyż po stronie brytyjskiej wzięła udział wyłącznie ochotnicza milicja z Nowej Anglii, bez wsparcia regularnych sił brytyjskich. Mimo to oblężenie skończyło się brytyjskim zwycięstwem, w wyniku którego forteca na krótko przeszła w ręce brytyjskie. Już jednak w 1748 roku, na mocy traktatu w Aix la Chapelle, Louisburg powrócił do fundatorów. Niepowodzenie to zmusiło Brytyjczyków do budowy innego portu morskiego w Halifaxie, wokół którego powstało największe miasto i przyszła stolica Nowej Szkocji. 2 lipca 1752 roku brytyjski rząd oddelegował do Annapolis Royal w Nowej Szkocji kompanię kornwalijskich górników z armii z Falmouth w Kornwalii. Zostali oni wysłani do pracy za wynagrodzeniem przy nieokreślonym projekcie. Wśród nich był znany brytyjski wojskowy inżynier tunelowy. Niektórzy podejrzewają, że może to mieć związek z szybem na wyspie dębów, a konkretnie budową tuneli zalewowych mających chronić szyb przed dostępem niepożądanych osób. Dwóch oficerów z kompanii wznowiło swoje kariery wojskowe w drugiej połowie 1754 roku, co oznacza, że prace mogły trwać nawet prawie dwa lata. Tymczasem z 1753 roku pochodzi pierwsza pewna informacja o właścicielach terenów na wyspie dębów. Byli nimi Richard Smith i John Gifford, handlarze rybami z Nowego Jorku. Dwa lata później kapitan Lewis umieścił Wyspę Dębów na swojej mapie Nowej Szkocji. Społeczeństwo akadyjskie pozostawione w spokoju powoli rozwijało się. Do roku 1755 populacja osiągnęła stan pomiędzy 14 a 18 tysiącami osób, wliczając w to Francuzów zamieszkujących Cape Breton. W tym samym czasie, w związku z napięciem międzynarodowym, brytyjskie władze zaczęły wątpić w lojalność swoich akadyjskich poddanych. W 1755 roku podjęto decyzję o ich deportacji. W latach 1755-1760 wysiedlono około 6050 osób. Wysiedlenia nie odbyły się bez nadużyć i okrucieństw. Deportowani tracili cały swój trwały majątek, byli bici i poniżani. Transportowani w nieludzkich warunkach ginęli po drodze. Celem wysiedlenia i rozproszenia Akadyjczyków były inne kolonie brytyjskie w Ameryce Północnej. Najwięcej, bo aż 1500 z nich przyjęła Virginia. Wszystkich ich w 1756 wysłano do Francji. Maryland i Karolina Południowa po około 900, inne kolonie po kilkuset. Około 1000 kryjąc się w lasach zdołało uniknąć deportacji i przetrwać najgorsze lata. Część zbiegła do Nowej Francji. Brytyjczycy napotkali także lokalne próby oporu zbrojnego, które zostały spacyfikowane. Francuskie pozostałości Akadii przeszły w ręce brytyjskie w 1763 roku wraz z likwidacją całego francuskiego imperium kolonialnego. Pokój paryski przyznał wszystkie północnoamerykańskie kolonie francuskie Wielkiej Brytanii. Cape Breton i wyspa księcia Edwarda zostały włączone do Nowej Szkocji. 18 października 1759 roku brytyjski gubernator Nowej Szkocji Charles Lawrence zatwierdził The Shoreham Grant, który w celu zwiększenia populacji oferował darmową ziemię osiedleńcom. Dokument ten dotyczył terenu o powierzchni 100 tysięcy akrów, czyli około 400 km2 na zachód od Halifaxu. Przeznaczono go dla około 76 imigrantów z Nowej Anglii. Było to siedem odręcznie zapisanych stron, co ciekawe zawierające zdanie wykluczające kopalnie złota i srebra, kamieni szlachetnych i lapis Lazuli w i na wspomnianych udziałach lub prawach. Zdanie to jest o tyle zaskakujące, że uwzględnia kosztowności, które nie występują zupełnie na tym obszarze. Może to świadczyć, że rząd próbował zablokować możliwość wykopania skarbu, o którym wiedział, a którego nie udało się wcześniej wydobyć. Pierwsza duża grupa osadników przybyła do okolicy Chester z Massachusetts w 1761 roku. Wśród nich był Samuel Ball, czarnoskóry lojalista, który zakupił dużą część wyspy dębów. Rok później, w 1762 roku, Shoreham Grant, który obejmował wyspę dębów, został zatwierdzony przez Charlesa Morrisa, głównego geodetę Nowej Szkocji, a wyspa została podzielona na 32 czteroakrowe działki. Duża część wyspy była wówczas w posiadaniu rodzin Monroe, Lynch, Seacomb i Young, którym te ziemie zostały przekazane w 1759 roku. Również w 1762 roku, 12 sierpnia, hiszpański garnizon w Hawanie poddał się brytyjskim statkom. Istnieją pewne poszlaki mogące sugerować, że złoto i srebro warte około 2 milionów funtów zostało następnie przetransportowane na, jak się wierzy, Wyspę Dębów, gdzie zostało zakopane. Miało być wydobyte i przewiezione do Anglii, gdy Jerzy III umocni swoją władzę. 8 marca 1768 roku niejaki Edward Smith nabył działkę numer 19, położoną obok działki zawierającej studnie pieniędzy, przy czym nie ma pewności, że ta istniała w tym czasie, a nawet jeśli, to niemal pewne jest, że mieszkańcy nie zdawali sobie z tego sprawy. Gdzieś pomiędzy 1775 a 1780 rokiem, IFW Des Bars opłynął Zatokę Mahone i jako pierwszy wykonał dokładny szkic linii wybrzeża. Użyte przez niego nazwy nie przyjęły się jednak. I tak Adolphus Isle dziś znana jest jako Frog Island. Royal George Island jako Great Tancook, a Augustus Island jako Round Island. Na tej mapie wyspa dębów widnieje jako Gloucester Isle, choć lokalni mieszkańcy nazywali ją od lat Oak Island. Koniec rewolucji amerykańskiej i uzyskanie niepodległości przez Stany Zjednoczone spowodowały w 1783 roku napływ na tereny Nowej Szkocji nowej fali osadników, lojalistów Zjednoczonego Imperium. W 1790 roku Daniel Wogan sprzedał działki numer 13 i 14 Nathanielowi Melwinowi. Z 1791 roku pochodzi zapis o podatku pogłównym, z którego wynika, że wyspa dębów była wówczas zamieszkana i uprawiana. I gdybym chciał trzymać się teraz informacji pewnych, musielibyśmy przeskoczyć o niemal 60 lat. Aż do 1849 roku, po czym analizując ukazujące się artykuły, próbować odtworzyć historię brakujących lat. Niestety bałagan, jaki wówczas by się wytworzył, byłby trudny do opanowania. Będę się zatem trzymał chronologii, ale musicie pamiętać, że wydarzenia od tego momentu aż do 1849 nie są w żaden sposób udokumentowane. Zostały odtworzone na podstawie ustnych przekazów, opowieści i wspomnień po kilkudziesięciu latach. Ile osób, tyle wersji, często sprzecznych ze sobą. Jest tak samo prawdopodobne, że są prawdziwe, podkoloryzowane, jak i wyssane z palca. Mając to w pamięci i znając historię wyspy, możemy wreszcie przejść do pierwszego, kluczowego punktu historii: odkrycia szybu. Zgodnie z najpopularniejszą wersją w okolicy krążyła legenda o ukrytym tutaj skarbie kapitana Kidda. Kapitan William Kidd został oskarżony o piractwo i powieszony w 1701 roku. Jeden z jego marynarzy na łożu śmierci wyznał, że na wyspie dębów zakopany został skarb o wartości 2 milionów funtów. W drugiej połowie XVIII wieku na wyspie miejscowi podobno widywali tajemnicze ognie, ale ci, którzy tam popłynęli, aby zbadać sprawę, nigdy nie wrócili do domów. Inna legenda mówiła, że zatoka Mahon była miejscem potajemnych spotkań piratów. Jej nazwa zresztą miała pochodzić od francuskiego słowa "mahon", określenia rodzaju zwinnego statku stosowanego przez piratów i korsarzy. Oprócz tego podobno wyspa Dębów była uważana przez niektóre starsze osoby za miejsce przeklęte. Biorąc pod uwagę takie krążące historie, naturalnym było, że mieszkańcy zwracali uwagę na wszelkie nienaturalne zmiany w otoczeniu, licząc, że a uda się znaleźć legendarny skarb. Co do samego odkrycia, pewności mieć nie możemy. Niestety, tak jak wspominałem, pierwsze kilkadziesiąt lat poszukiwań na wyspie nie było w żaden sposób dokumentowane. Informacje przekazywane z ust do ust były wypaczane, część wiedzy ulegała zatarciu, a niekiedy dodawano coś od siebie. Efektem tego jest przynajmniej kilka różnych wersji tej historii. Pozwólcie, że wam je przedstawię. Mając w pamięci, jak z biegiem czasu ewoluowała choćby wersja wydarzeń na brygantynie Mary Celeste, należy dojść do wniosku, że kluczowe jest dotarcie do jak najwcześniejszej wersji opowieści. Tu niestety napotykamy na poważny problem. Jak się okazuje, żaden z odkrywców nie prowadził pamiętników, nie robił notatek, szkiców, rysunków, nic. Pierwsza spisana wersja, co do której możemy mieć oczekiwania, że jest w jakimś stopniu wiarygodna, pochodzi z wydanej w 1870 roku książki The History of the County of Lunenburg autorstwa sędziego Mathera Bilesa des Briseya. Historia hrabstwa Lunenburg jest bardzo ważną publikacją. Jej autor, zapalony historyk, za punkt honoru postawił sobie ustalenie prawdziwej historii miejsca, o którym pisał. Wszystkie wcześniejsze publikacje opierały się na doniesieniach i opowieściach, których nikt nie próbował nawet weryfikować. Desbrisay, choć nie miał takich możliwości, by poszukiwać i porównywać źródła jak my dziś, to przynajmniej starał się nie powtarzać w ciemno zasłyszanych historii, a je sprawdzać. Jego książkę można zatem uznać za pierwsze, dość wiarygodne źródło na temat odkrycia i pierwszych działań na wyspie. Samo odkrycie zaś zostało przedstawione w ten sposób: Wśród wysp żadna nie jest bardziej znana niż Wyspa Dębów cztery mile od Chester nazwana tak od pięknych dębów, z których kilka zachowało się do dziś. Wyspa stała się sławna dzięki prowadzonym od czasu do czasu poszukiwaniom skarbu, który rzekomo został zakopany przez znanego pirata kapitana Kida. Pierwszymi osadnikami byli John McMallen i Daniel McInnis, ojciec pani Thomas Whitford z Chester. Studnie, o których mowa poniżej, zostały wykopane na farmie należącej wcześniej do Johna Smitha, który urodził się w Bostonie w stanie Massachusetts 20 sierpnia 1775 roku, a zmarł na wyspie 29 września 1857 roku po 71 latach pobytu. Swoje dzieci wychował wyjątkowo porządnie. Jego córka Mary żyła w rodzinie, do której należy piszący te słowa, przez 16 lat, a on z przyjemnością wymienia tutaj jej imię, wspominając z wdzięcznością jej wierną opiekę w czasach jego dzieciństwa w Chester, a potem w Dartmouth. Autorowi przekazano wiele relacji o pracach wykonywanych na wyspie, a niektóre z nich sam widział. Najważniejsze fakty są zawarte w następującym skróconym oświadczeniu z obszernych artykułów opublikowanych 20 grudnia 1863 roku i później przez członka Oak Island Association, który powiedział, że ponad 100 lat wcześniej, w tym co było wtedy znane jako brytyjska kolonia Nowej Anglii, zmarł stary człowiek, który nałożył śmierci, przyznał się, że był jednym z członków załogi słynnego kapitana Kida i zapewnił tych, którzy towarzyszyli mu w jego ostatnich chwilach. Że wiele lat wcześniej pomagał temu znanemu piratowi i jego ludziom w zakopaniu ponad dwóch milionów pieniędzy pod ziemią na ustronnej wyspie na wschód od Bostonu. Wieść ta rozeszła się szerokim echem, dlatego podjęto wiele poszukiwań, ale wszystkie okazały się daremne. Trzech mężczyzn Smith, McInnis, dziadek Jamesa Mackinisa i Vaughan powinno być Wogan wyemigrowało z nowej Anglii do Chester. Smith i McInnis zajęli ziemię na wyspie dębów, a Wogan osiedli się na sąsiednim stałym lądzie. Pewnego dnia Makinis odkrył miejsce, które wyglądało na odwiedzone przez kogoś wiele lat wcześniej. W lesie prowadzono wycinkę i widoczne były pniaki dębowe. Jeden z oryginalnych dębów nadal stał, a jego duża, rozwidlona gałąź rozciągała się nad starą polaną. Do rozwidlonej części tej gałęzi, za pomocą kołka łączącego rozwidlenia w mały trójkąt, przymocowany był stary wielokrążek. Makinis poinformował sąsiadów o swoim znalezisku. Następnego dnia cała trójka odwiedziła to miejsce, a gdy zdjęli bloczek z drzewa, upadł on na ziemię i rozpadł się na kawałki. Znaleźli pozostałości drogi prowadzącej od drzewa do zachodniego brzegu wyspy i doszli do wniosku, że jeśli Kit zakopał pieniądze, to prawdopodobnie tutaj. Ziemia, nad którą umieszczono bloczek, osiadła i utworzyła zagłębienie. Usunęli młode drzewa i zdjęli wierzchnią warstwę ziemi na głębokość około dwóch stóp, kiedy natrafili na warstwę kamieni, które różniły się od tych z wyspy i doszli do wniosku, że zostały przywiezione z okolic Gold River. Po ich usunięciu zobaczyli, że wchodzą do starego, zasypanego szybu. Otwór miał średnicę kilku stóp, a jego boki były wykonane z twardej, mocnej gliny, ale ziemia, którą go wypełniono, była luźna i łatwa do usunięcia. 10 stóp niżej znajdowała się warstwa dębowych bali, ściśle przylegających do ścianek, a ziemia pod nimi osiadła na prawie dwie stopy. Na zewnątrz bale były bardzo spróchniałe. Usunęli je, schodząc 15 stóp dalej w dół. Aby zejść niżej, potrzebowali pomocy, ale nikt nie wydawał się chętny do jej udzielenia. Co ważne, w tej historii nie ma mowy o wieku odkrywców. To może być istotne później, gdyż, jak donosi jeden z portali bardzo sceptycznie podchodzących do legendy wyspy, Daniel McInnis, lub McGuinness zależnie od wersji, urodził się w północnej Karolinie w 1758 roku, walczył jako lojalista podczas amerykańskiej wojny o niepodległość, a następnie po klęsce Brytyjczyków przeniósł się do Nowej Szkocji. Z tego wynikałoby, że w 1795 roku, gdy studnia pieniędzy została odkryta, miałby 37 lat. Był też właścicielem gruntów na wyspie i w okolicach Chester na długo przed tą datą. Również Antony Von lub Wogan, drugi z odkrywców, miał być w okolicach trzydziestki. Co ciekawe, według współczesnych źródeł Mather Biles desbrisay w swojej książce The History of the County of Lunenburg wśród odkrywców studni pieniędzy miał umieścić Samuela Bola, czarnoskórego lojalistę, farmera i mieszkańca wyspy Dębów. Jednak po dotarciu do wspomnianej publikacji okazało się, że Samuel Ball jest wspomniany jako mieszkaniec wyspy, ale nie odkrywca. Tyle pierwsze doniesienia. Dziś wersji wydarzeń jest znacznie więcej, a wpływ na nie mogła mieć jedna publikacja. W 1872 roku ukazała się książka The Treasure of the Seas autorstwa Jamesa DeMille. Jej fabuła opowiadała o trzech nastolatkach na wyprawie na niezamieszkałą wyspę w celu poszukiwania skarbów. Na niej znaleźli dół, wokół którego rosły drzewa, jednak w centrum nie rosło nic, nawet mech czy paprocie, jakby został przeklęty. Ewidentnie widać tu podobieństwa do historii odkrycia studni pieniędzy. Istnieje możliwość, że była ona przyczyną odmłodzenia odkrywców studni pieniędzy i zaczęto odkrycie przypisywać trzem nastolatkom, podczas gdy istnieją przesłanki pozwalające sądzić, że w istocie przynajmniej dwóch z trzech odkrywców było w okolicach trzydziestki. Być może z powodu wspomnianej publikacji jedna z obszerniejszych witryn na temat wyspy dębów opisuje odkrycie tak. To jest pierwotna legenda o tym, jak odkryto studnie pieniędzy na wyspie dębów. Nie powinna być traktowana jako absolutny fakt, ponieważ wiele elementów tej historii było kwestionowanych i podważanych przez ostatnie stulecie. W 1795 roku, w wieku 16 lat, Daniel McGinnis dotarł na wyspę dębów podczas wyprawy rybackiej. Po przybyciu na wyspę znalazł się na polanie przed starym dębem noszącym ślady nienaturalnych cięć. Przypuszczał, że zostały one zadane przez system linii bloczków służący do opuszczenia materiału do szybu poniżej, na co wskazywało zagłębienie pod drzewem o średnicy około 4,8 metra. To dopełniało obrazu miejsca, które Daniel natychmiast rozpoznał z dziecięcych opowieści o piratach. Następnego dnia Daniel McGinnis zwrócił na wyspę dębu w towarzystwie dwóch przyjaciół, Antonego Wogana i Johna Smyfa. Wyposażeni w kilofy i łopaty rozpoczęli zadanie odnalezienia skarbu, ale miało to wymagać znacznie więcej sprzętu do kopania niż początkowo przewidywali. Gdy trzej chłopcy zaczęli kopać, odkryli, że ziemia wciąż nosi ślady dłut na swoich gładkich, glinianych powierzchniach. Ich podekscytowanie wzrosło, gdy na głębokości 1,2 metra natrafili na warstwę płaskich kamieni. Zostały one usunięte tylko po to, by odsłonić poukładane kłody w ostępach 3, 6 i 9 metrów. Po usunięciu tych warstw drewna, chłopcy szybko zdali sobie sprawę, że będą potrzebowali bardziej solidnych narzędzi, jeśli chcą odzyskać skarb z Wyspy Dębów. Niechętnie wrócili na stały ląd, zobowiązując się do powrotu i odzyskania skarbu. To naturalnie nie wszystko. W książce The Oak Island Enigma A History and Inquiry into the Origin of the Money Pit, napisanej przez Tomasa Leary'ego, możemy znaleźć taką wersję. Możemy założyć że trzech chłopcy opłynęli w Wyspę Żabią od strony Chester i zbliżyli się do Wyspy Dębów od wschodu. Pierwsze naturalne miejsce, w którym się zatrzymali, była pieszczysta plaża przy zachodnim krańcu wyspy, obecnie znana jako Jack Smith był jednym z młodych żeglarzy, a jego towarzyszami byli Daniel McInnes i Anthony Van. W 1795 roku wyspę porastał gęsty drzewostan, bardzo podobny do czerwonych dębów pod względem kory i ulistnienia. Pochodzenie tych dębów jest przedmiotem wielu domysłów, Osiągają one wysokość 80 lub 90 stóp i żyją czasami ponad 250 lat. W przeciwieństwie do innych dębów na stałym lądzie, ich rozszerza się na szczycie i przybiera kształt kołyszącej się parasolki. Kilka z nich stoi do dziś, niczym symbole tajemnicy, który spowija ziemię, na której wyrosły. Tradycja głosi, że trzech chłopcy podążali szlakiem, który wydało się być prastarym. W górę wzgórze na południowy zachód od zatoki. W pobliżu szczytu wzgórza stał jeden z dębów. Około 16 stóp od ziemi odcięta była ciężka gałąź. Ten ślad ludzkiej ingerencji zainteresował Makenysa. Jego dwaj przeciele podnieśli go tak, że mógł go dokładnie obejrzeć. W górnej części gałęzi, kora była pocięta i pokryta szramami. Patrząc w dół, zauważył niewielkie zagłębienie w ziemi pod drzewem. Było okrągłe i miało około 13 stóp średnicy. Wszystko wskazywało na to, że ktoś wykopał pod drzewem dół i wykorzystując gałąź jako podporę, spuścił coś do ziemi. Trio wróciło na stały ląd i załadowało swoją łódź pilofami i łopatami. Następnego dnia ziemia fruwała gęsto, a oni odkryli, że gleba w płytkim zagłębieniu jest dużo bardziej miękka niż otaczający ją zbity grunt. Po bokach zagłębienia zobaczyli ślady starych narzędzi, które ich zdaniem zostały odciśnięte na luźnej ziemi. Na poziomie 10 stóp łopaty natrafiły na lite drewno. Po usunięciu warstwy ziemi znaleźli się na platformie z dębowych desek o grubości 3 cali. Rozdarcie tych desek sprawiło im pewną trudność, ponieważ nie były one po prostu włożone w miękką ziemię w dole, ale stabilnie osadzone w jego ścianach. Pod spodem było tylko więcej gliny. Do starej pokiereszowanej gałęzi przymocowano zblocze, aby wydobyć ziemię, po czym rozpoczęto kopanie do poziomu 20 stóp. Tutaj znajdowała się kolejna dębowa platforma, a po nią jeszcze więcej ziemi. Na poziomie 30 stóp i przy trzeciej dębowej platformie Chłopcy osiągnęli granicę w swoich możliwości inżynierskich, i bez pomocy nie mogli już nic więcej zrobić. Rozpoczęła się długa zima w Nowej Szkocji, i głębokie śniegi przykryły teren budowy. Nic nie można było zrobić, dopóki ziemia nie rozmarznie na wiosnę. Makynes i jego przyjaciele spędzili większość czasu, próbując uzyskać pomoc od ludzi mieszkających na wybrzeżu. Zabobonny strach to było jednak dla nich zbyt wiele. Następnego lata Cała trójka zbudowała chatę na wyspie i robiła wszystko, co w ich mocy, aby przyciągnąć na wyspę każdego, kto mógłby pomóc w pracach. Dziś opowieść ma się jeszcze inaczej. Najpopularniejsza dziś wersja brzmi tak. W czerwcu 1795 roku 13-letni Daniel McInnis lub McGinnis, zależnie od źródła, odkrył na wyspie dębów polane w lesie. W tym miejscu wiele starych dębowych pniaków otaczało pojedynczy dąb z upiłowaną gałęzią. Na niej, na wysokości ponad 5 metrów, zawieszony był układ bloczków i zwisały resztki lin. Dokładnie pod nią Daniel zauważył zagłębienie w ziemi w kształcie misy o średnicy około 4 metrów. To sugerowało, że dawno temu wykopano, a następnie zasypano duży dół. Zruszona ziemia przez pewien czas osiadała i opadła, tworząc zagłębienie. To miejsce bardzo dobrze pasowało do legend o zakopanym w okolicy pirackim skarbie, więc podekscytowany chłopak postanowił przyprowadzić tam kolegów. Następnego dnia wrócił na polanę z 19-letnim Johnem Smithem i 16-letnim Antonem Woganem. Gruntowne przeszukanie terenu pozwoliło im odkryć pozostałości drogi prowadzącej od dębu do zachodniego krańca wyspy. Niewiele myśląc, nastolatkowie zaczęli kopać w nadziei na szybkie wzbogacenie się. Na głębokości 60 cm napotkali warstwę płaskich kamieni. Pochodziły one prawdopodobnie z płynącej na stałym lądzie rzeki Gold River, oddalonej o jakieś 3 km. Zagłębiając się niżej zauważyli, że luźniejsza ziemia wypełniała szyb o średnicy 7 stóp, czyli nieco ponad 2 metrów, a jego ściany wyznaczała twarda glina naznaczona śladami kilofów. 10 stóp niżej, czyli jakieś 3 metry, natrafili na platformę z dębowych bali, których końce wbite były w gliniane ściany. Po przebiciu się przez platformę odkryli pod nią 60 cm pustkę spowodowaną osiadaniem gleby. Kolejna taka sama platforma znajdowała się na głębokości 6 metrów, a pomiędzy nimi znajdowała się luźna ziemia. Po dotarciu na głębokość 25 stóp, czyli 7,6 metra, co zajęło im kilka tygodni, chłopcy się poddali. Zasypali szyb i zaczęli szukać pomocy z zewnątrz. 26 czerwca John Smith zakupił działkę numer 18, na terenie której została odkryta polana z zagłębieniem i wybudował na niej dom. W późniejszym czasie zakupił również działki numer 15, 16, 17, 19 i 20. Żył na wyspie aż do swojej śmierci w 1857 roku. Ale powoli, nie uprzedzajmy faktów. Tak jak mówiłem, w zależności gdzie czytać, historia ta różni się. Niekiedy diametralnie. I na przykład inna jej wersja twierdzi, że historia Studni Pieniędzy nie zaczęła się w 1795 roku, a 4 lata później, w 1799 roku, gdy Daniel McGuinness szukał lokalizacji na nową farmę. Na Wyspie Dębów znalazł zagłębienie w ziemi doskonale pasujące do tego opisywanego w legendzie. O pomoc w wykopaniu skarbu poprosił dwóch innych mężczyzn, Johna Smitha i Antonego Wogana lub Wona. Po rozkopaniu zagłębienia na głębokości około 60 cm odkryli warstwę płaskich kamieni. Na ścianach dołu wyraźnie widoczne były ślady narzędzi i zadrapania po kilofach. Wewnątrz szybu ziemia była wyraźnie luźniejsza niż otaczająca go gleba. Zgodnie z późniejszymi doniesieniami mężczyźni co około 3 metry odkrywali dębowe platformy wykonane z bali o 10 cm grubości. Jednak najwcześniejsze informacje wymieniały ponoć jedynie jakiegoś rodzaju ślady po balach znajdujące się w takich odstępach. Zgodnie z tą wersją mężczyźni porzucili wykop po dotarciu na głębokość 9,1 metra z powodu przesądnego strachu. Według jeszcze innej wersji historii, pierwszych odkrywców szybu było czterech i byli nastolatkami, a Daniel McGuinness odkrył tajemnicze zagłębienie w 1795 roku podczas wyprawy wędkarskiej. Pozostałe elementy historii pokrywają się z poprzednią, włącznie z dębowymi platformami, przez które musieli się przebijać. Historia ta kończy się, gdy wszyscy cztery chłopcy poddali się po wykopaniu tyle, ile byli w stanie, nie precyzując na jaką głębokość dotarli. Jeszcze inna wersja historii twierdzi, że wprawdzie przyjaciół było trzech, ale wyspa była wówczas niezamieszkała. W tej wersji historii przedstawiane są źródła stwierdzające, że w 1795 roku Daniel McInnis miał nie 13, a 38 lat, John Smith 19, a 13-latkiem był trzeci z grupy. Antony Von Jr. Czy są to wszystkie wariacje tej historii? Oczywiście nie. Wiele z wersji zmienia jakieś drobne szczegóły, sprawiając, że zmienia się wydźwięk pewnych elementów historii. I tak, w wielu przypadkach opisywane są tajemnicze ognie, widywane na wyspie przez miejscowych przez lata przed odkryciem szybu. Jednak każdy, kto odważnie udawał się na wyspę sprawdzić ich pochodzenie, ginął bez wieści. Natomiast w serialu Klątwa Wyspy Dębów na History Channel narrator przedstawiając historię twierdzi, że to właśnie tajemnicze światła na wyspie ściągnęły na nie odkrywców studni pieniędzy. To niby drobnostka, ale takich niewielkich różnic jest tak wiele, że nie sposób jednoznacznie wyłuskać z nich jedną prawdopodobną wersję wydarzeń. Wspólnym mianownikiem wydaje się być historia grupy młodych mężczyzn, którzy pod rozłożystym dębem, na którym wisiały resztki wielokrążka, znaleźli okrągłe obniżenie terenu, w którym zaczęli kopać. Okazało się ono zasypaną studnią, w której znaleźli pokłady kamieni i platformy z dębowych bali. Co do reszty informacji każdy podaje inaczej. Co zaś wydarzyło się, gdy pierwotni odkrywcy odpuścili poszukiwania na własną rękę, tu również występują pewne rozbieżności. Najprawdopodobniej mężczyźni odpuścili sobie sprawę na kilka lat. To na ile zależy od przyjętej przez nas wersji wydarzeń. Pomiędzy 3 a 9 lat później, konkretnie w 1802-1803, lub 1804 roku, trzech odkrywców zainteresowało sprawą spokrewnionego z ojcem Antonego Wona, Simeona Lindsa z Onslow, niedaleko Truro. Nie sposób dziś ustalić, jak się to wydarzyło. Thomas Leary w swojej książce przekonuje, że w ciągu kilku lat przestoju w pracach na wyspie, zarówno John Smith, jak i Daniel McInnes ożenili się. W pewnym momencie spodziewająca się dziecka młoda żona Smitha udała się do Truro, do młodego lekarza, Johna Lindsa. Ten od słowa do słowa dowiedział się o znalezisku jej męża i jego kolegów i zapałał wielką chęcią zdobycia majątku. Jak widzicie, mamy tu pewną nieścisłość. Wspomniałem o Simeonie Lindsie, tymczasem Leary mówi o Johnie. Tak jak już podkreślałem nie raz, opieramy się tu na przekazach ustnych, a te bardzo szybko ulegają zniekształceniom. Musimy więc cofnąć się w źródłach jak najwcześniej. Próbę ustalenia tego, jak wyglądały dalsze prace, rozpoczniemy od wspomnianego już sędziego Desbrise'a i jego historii hrabstwa Lunenburg. Oto, co udało mu się ustalić około 15 lat potem Simon Lintz Onslow odwiedził Chester i zobaczył Wogana, z którym jego ojciec był spokrewniony, a następnego dnia udali się na miejsce, w wyniku czego on i wielu jego przyjaciół z narzędziami i prowiantem przybyło na wyspę, a dołączyli do nich Smith, MacInnis i Wogan. Okazało się, że dół był zawalony, a na jego dnie osiadło błoto. Wybierając je, natrafili na trzy patyki, które zostały włożone w błoto przez trzech pierwszych ludzi, gdy kończyli pracę. Poszli dalej i natrafili na drugą warstwę kłód podobnych do tych, które znaleźli na początku. 10 stóp niżej doszli do węgla drzewnego, 10 stóp głębiej do kitu, a jeszcze niżej do kamienia burkowego o długości około 2 stóp i szerokości jednej stopy, z grubo ciosanymi literami i cyframi, których nie mogli rozszyfrować. Wyryta strona była skierowana w dół. Po osiągnięciu głębokości 90 stóp ziemia w środku zmiękła i zaczęła pojawiać się woda. Na głębokości 93 stóp zwiększyła się i wciągnęli jedną miarę wody na dwie ziemi. Nadchodziła noc, więc jak zwykle sondowali dno łomem, aby sprawdzić, czy mogą na coś trafić. Na głębokości 98 stóp, 5 stóp poniżej miejsca, w które wszedł łom, natrafili na twardą, nieprzeniknioną masę, związaną ścianami szybu. Spodziewali się, że zagadka zostanie rozwiązana rano, ale po powrocie zastali 60 stóp wody, a ich wiadra nie zdołały zmniejszyć głębokości. Przerwali pracę i wysłali komisję do pana Moshera z Newport, uważanego za najlepszego człowieka do tego celu w prowincji, aby wskazał sposób na usunięcie wody. Przygotował on pompę, której koszt wyniósł 80 funtów i została ona opuszczona na głębokość 90 stóp, ale zanim woda dotarła do powierzchni, pompa eksplodowała. Wielmożny pan Robert Archibald, wujek zmarłego, przewodniczącego sądu apelacyjnego, był wtedy odpowiedzialny. Następnej wiosny nowy szyb został wykopany na głębokość 110 stóp, a woda napłynęła do niego na głębokość 65 stóp. Opis ten daje nam pewien obraz sytuacji na miejscu wykopalisk. Problem w tym, że Desbrisée datuje to wydarzenie na aż około 15 lat po odkryciu szybu, a więc gdzieś pomiędzy 1810 a 1814 rokiem, co nie wpasowuje się w linię czasu opracowaną na podstawie innych źródeł. Jak natomiast wyglądała ta działalność według dzisiejszej wiedzy? Simon Linds był wnukiem pionierskiej rodziny z Irlandii, która osiedliła się w Nowej Szkocji w 1761 roku. Ojciec Simona, Thomas, zakochał się i poślubił Rebekę Blair w 1774 roku. Rebeka była piątą córką kapitana Williama Blaira, szkockiego imigranta, który przeniósł się z rodziną z Nowej Anglii na północ, aby pokonać siły francuskie. Być może to śmiała natura dziadka od strony matki sprawiła, że Simeon bardzo łatwo dał się przekonać do wielkiej przygody, jaką miało być szukanie skarbów. Linz założył The Onslow Company, mianując dyrektorem operacyjnym pułkownika Roberta Archibalda. Inwestorami zostali szeryf Thomas Harris z Pictu i kapitan David Archibald. Jedno ze źródeł podaje, że podczas gdy Linz organizował firmę, Smith dokonał nowego odkrycia na plaży znalazł ręcznie kuty metalowy pierścień, osadzony w głazie widocznym jedynie podczas odpływu. Uznał, że służył on kiedyś do cumowania łodzi w Zatoce, co poszukiwacze napawało nadzieją, w końcu szukali pirackiego skarbu. Nie udało mi się jednak tej informacji potwierdzić w innych źródłach. W każdym razie latem 1804 roku spółka rozpoczęła wykopaliska. Co 10 stóp, czyli 3 metry, znajdowali nacięcia w ścianach, gdzie pierwotnie były osadzone dębowe platformy. To może być źródło wersji, że w wykopie znajdowano ślady po dębowych belkach, a nie same belki. Te zostały wielkim wysiłkiem usunięte przez pierwotnych odkrywców kilka lat wcześniej. Na głębokości 30 stóp, około 9 metrów, znaleziono warstwę węgla drzewnego. Nie można wykluczyć, że używano go w piecu wentylacyjnym. Kolejne 3 metry niżej natrafiono na duże pokłady kitu, używanego prawdopodobnie do uszczelniania otworów wentylacyjnych lub zatykania przecieków. Po kolejnych 3 metrach natrafiono na plażowe kamienie, prawdopodobnie użyte do zasypania tunelu zalewowego doprowadzającego wody do szybu. Po kolejnych trzech, na głębokości 18 metrów, napotkano dużo włókna kokosowego. Mogą być ono używane do produkcji lin lub jako wzmocnienie kitu. Znalazłem też nieco inną informację, choć pozbawioną szczegółów. Głosiła ona, że włókno kokosowe i kits zostały użyte do uszczelnienia dębowych platform znalezionych w szybie. Alternatywna wersja głosi, że na głębokości 30 stóp znaleziono nie warstwę węgla, a kolejną drewnianą platformę, a na niej porozrzucane fragmenty węgla drzewnego. Kolejne 10 stóp, czyli 3 metry niżej, napotkano na kolejną platformę z belek. Tym razem zamiast węgla drzewnego dostrzeżono pomiędzy kłodami substancję podobną do żywicy, która wyglądała jak uszczelnienie. Kolejne 3 metry niżej napotkano kolejną platformę, tym razem pokrytą włóknem kokosowym. To bardzo zachęciło poszukiwaczy do wzmożenia działań. W Kanadzie nie występują palmy kokosowe, a więc włókna musiały zostać sprowadzone tu celowo. Okazało się, że droga do skarbu jest jeszcze długa. Konieczne było wykopanie kolejnych 9 metrów i pokonanie dwóch kolejnych drewnianych platform. Skąd włókno kokosowe na wyspie zdecydowanie i zbyt na północ, aby można było znaleźć je tu naturalnie? Samo w sobie przepuszcza wodę, więc może być użyte jako filtr, o tym później, a zmieszane na przykład z gliną świetnie nadaje się na uszczelnienia. Skąd jednak się wzięło? Znalazłem informację, że stosowano je do zabezpieczania cennych i delikatnych przedmiotów, zupełnie jak dzisiaj folię bąbelkową. Istniała zatem możliwość, że skarb został nim zabezpieczony na czas transportu, a następnie użyto go podczas budowy skrytki na kosztowności. To dało kolejną motywację do poszukiwań. Na głębokości 90 stóp, czyli 27,5 metra, znaleziono dużą kamienną płytę. Jej opisy są jednak niepewne. W zależności od źródeł podaje się, że znaleziona została na głębokości od 80 do 90 stóp, czyli od 24,4 do 27,4 metra. Jej gabaryty nie zostały precyzyjnie ustalone, i w zależności od źródła wahają się od 24 do 36 na 12 do 16 cali, a waga od 175 do 500 funtów. Przeliczając to z jednostek imperialnych, otrzymujemy kamień o wymiarach od 60 do 91 cm szerokości, na 30 do 40 cm wysokości i wadze od 80 do 226 kg. Mówiono, że kamień ten przypominał ciemny szwedzki granit i miał oliwkowy odcień. Zdecydowanie nie była to skała występująca w tym rejonie. Po jej wydobyciu okazało się, że na jego spodniej stronie wykonana została inskrypcja, która nie przypominała żadnego znanego pisma. Na ekranie wyświetla się Wam teraz rekonstrukcja kamienia, wraz z prawdopodobnym kształtem znaków. Została ona wykonana na podstawie opisów osób, które kamień widziały, bo pomimo faktu, że był on w rodzinie Smithów przez lata i widziały go setki osób, napis nigdy nie został bezpośrednio skopiowany. Do kwestii tego niezwykłego odkrycia jeszcze nie raz wrócimy. Na tym poziomie do wykopu zaczęła się powoli przesączać woda, to też już metr niżej i postanowiono wykonać badanie metalowym prętem, aby przekonać się, czy dalsze wykopaliska mają sens. Na poziomie 98 stóp, czyli niecałych 30 metrów, pręt uderzył w kolejną drewnianą platformę, pierwszą zaburzającą odstęp 10 stóp od poprzedniej. Drewno dawało się wykryć na całej powierzchni wykopu. W związku z tym prace zostały wstrzymane na cały dzień. Powróciwszy następnego dnia lub po dwudniowej przerwie, zależnie od źródła, pracownicy odkryli, że wykop wypełnił się 20 metrami wody, aż do poziomu 10 metrów poniżej powierzchni ziemi. Pierwsze próby obniżenia wody spełzły na niczym, a pułkownik Archibald tymczasowo wstrzymał pracę. De Onslow Company powróciło jesienią. Spółka zapłaciła Karlowi Mosherowi 80 funtów za uruchomienie mechanicznej pompy wody. Udało się obniżyć poziom wody do 30 metrów poniżej powierzchni. Niestety, w tym momencie pompa się zepsuła. Tu widać pewną sprzeczność w źródłach. Nie było możliwe obniżenie poziomu wody do 30 metrów poniżej powierzchni, gdyż sam szyb w tym momencie był około 1,5 metra płytszy. Jedno źródło wspomina jednak w tym kontekście o 90 stopach, co oznacza 27,5 metra. To wydaje się mieć sens. W każdym razie pompa się zepsuła, prace zostały wstrzymane na cały rok, a szyb szybko ponownie wypełnił się wodą. Robotnicy wrócili latem 1805 roku. Pomimo poprzednich prób zakończonych fiaskiem i znacząco uszczuplających zasoby finansowe firmy, nie poddawali się. Wiedząc, że mogą mieć problem z pokonaniem przeciwności w studnie pieniędzy, zdecydowali się je obejść. Postanowili wykonać drugi szyb, nieco ponad 4 metry na południowy wschód od pierwotnego. Dokopali się na głębokość 33,5 metra, a następnie rozpoczęli kopanie poziomego korytarza w stronę głównego szybu. Po czterech metrach do pomocniczego szybu zaczęła wlewać się woda. Robotnicy uciekli, ratując życia, a poziom wody ustabilizował się na poziomie 10 metrów od powierzchni. To wydarzenie, a także wyczerpanie się funduszy, sprawiły, że firma The Onslow Company odstąpiła od poszukiwania skarbu. To jest jedna z wersji wykopalisk The Onslow Company. W źródłach można znaleźć również inne. Na przykład jedna z nich głosi, że po odnalezieniu tajemniczego kamienia z inskrypcją pod nim znaleziono warstwę drewna. Ponieważ jednak zmieszkało się już, poszukiwacze stwierdzili, że zakończą pracę na dziś. Kolejnym dniem była niedziela, to też prace były niemożliwe z przyczyn religijnych. Gdy zaś robotnicy przyszli do szybu w poniedziałek, spostrzegli, że wypełnił się on wodą do głębokości 10 metrów. Pozostała część, wykopanie drugiego szybu i jego zalanie, raczej się pokrywa. 14 grudnia 1845 roku, w wieku 81 lat, zmarł Samuel Ball, były właściciel 36 akrów na Wyspie Dębów. Majątek odziedziczył jego sługa, Isaac Butler, który zmienił nazwisko na Isaac Ball. O ile dotychczas przytaczane przeze mnie informacje są niczym niepotwierdzone i niczego w nich nie można być pewnym, o tyle, w przypadku kolejnych dysponujemy przynajmniej dowodem, że jakieś poszukiwania były faktycznie prowadzone, choć nie znamy ich natury. Mimo to informacje do pewnych nie należą. W zależności od źródła, w 1845 lub 1849 roku powstała nowa firma The Truro Company. W jej skład weszli jeden z pierwotnych odkrywców Antony Wogan brat Simona Linca z Onslow Company, dr David Barnes Linz, a także John Gamel, Adam Tapper i Robert Krillman. Menedżerem został Jotham McCully, a brygadzistą James Pittblado. Zaangażowany w poprzednie poszukiwania Daniel McInnis już wtedy nie żył. Wogan przekazał Krillmanowi wszystkie informacje na temat wyspy dębów i znajdującego się na niej szybu. The Truro Company rozpoczęła działalność w 1849 roku. Z tego roku zachował się pierwszy pisemny dowód prac nad Studnią Pieniędzy dokument poświadczający przyznanie Truro Company licencji na poszukiwanie skarbów. Pierwszym działaniem nowych poszukiwaczy była próba oczyszczenia głównego szybu. W ciągu dwóch tygodni udało im się zejść do poziomu 26 metrów, gdy napływająca woda wypełniła szyb 18 metrami wody. Wszelkie próby przeciwdziałania spaliły na panewce. W związku z tym badacze postanowili wykorzystać ręczny świder, który był wykorzystywany do poszukiwań węgla i wykonać w głównym szybie odwierty, mające na celu upewnienie się, że istotnie ich działania mają sens. W studni pieniędzy, 8-9 metrów pod powierzchnią, tuż nad lustrem wody umieszczono platformę, z której planowano prowadzić odwierty. Tych wykonano pięć. Odwiertami kierował James Pitt Blado. Osobiście też analizował i sortował próbki pobrane z otworu, oglądając je dokładnie przez szkło powiększające. Pierwszy odwiert był pechowy, zgubili próbnik. W drugim otworze, na głębokości około 30 metra, wiertło napotkało platformę grubości 15-18 cm, tym razem wykonaną z drewna świerkowego, którą znalazł również Onslow Company. Pod nią znajdowała się 30 cm pustka, a pod nią 10 cm warstwa dębu. Pod nią znajdowała się warstwa, zawierająca w zależności od źródła. Kawałki metalu lub metalowe wióry. Ta warstwa miała 50-55 cm grubości. Po niej następowało 20 cm dębu. Uznano, że pustka, drewno, metal i drewno oznaczają, że przebito się przez skrzynie ze skarbami lub ułożone na sobie beczki położone pomiędzy platformami. Poniżej następowało kolejne 50-55 cm metalu, 10 cm dębu. 15 cm świerku, a następnie 18 cm lub 2 m według innego źródła gliny. Trzeci świder również natrafił na platformę na głębokości niecałych 30 m. Po jej przebiciu świder opadł przez 45 cm pustkę, zanim natrafił na coś, co określono jako bok beczki. Przy wycofywaniu świdra wydobyto drzazgi dębowe, takie jak te z boku klepki beczki, oraz włókna kokosowe. Spotkałem się też z informacją mówiącą o dębowych drzazgach, łupinach orzecha kokosowego i brzozowej obręczy mogącej być fragmentem beczki. Poniżej znajdowała się kolejna platforma, a odległość między nimi ustalono na około 180 cm. Z trzeciego odwiertu wydobyto również trzy metalowe ogniwa, przypominające bardzo stary, złoty łańcuszek od zegarka. Ostatnie dwa otwory wywiercono w pobliżu wewnętrznych ścian szybu. Z piątego otworu wydobyto również trzy kawałki miedzianego drutu. Widziałem również informację łączącą te dwie informacje w jedną, że te kawałki drutu miały być kiedyś łańcuszkiem od zegarka. Po wykonaniu czwartego lub jednego z kolejnych, zależnie od źródła, otworów poszukiwawczych w Money Pit John Gammel zauważył, jak James z zdjął coś z końca świdra, opłukał, dokładnie obejrzał i dyskretnie wsunął do kieszeni. Zapytany o to przez gemela, Pit Blado powiedział mu, że ujawni to na następnym spotkaniu dyrektorów. Na tym spotkaniu jednak Pit Blado nigdy się nie pojawił, a niezwłocznie opuścił wyspę. Nie oznacza to jednak, że zniknął. Cokolwiek Pitblado znalazł, skłoniło go to do złożenia wniosku do władz prowincji o pozwolenie na prowadzenie własnych prac wykopaliskowych na wyspie. Aby wspomóc swoje przedsięwzięcie, przekonał prawnika i uznanego biznesmena Charlesa Dixona Archibalda, aby do niego dołączył. 1 sierpnia Charles Archibald i James Pitblado wystąpili do prowincji Nowa Szkocja o licencję na kopanie skarbu na wyspie. Otrzymali ją, ale tylko dla terenów niezajętych, ani nie nikomu innemu. Oznaczało to, że mogli prowadzić pracę na terenach niczyich, a nie tam gdzie im zależało, w pobliżu Manipit. Spróbowali kupić działkę zawierającą studnie pieniędzy, ale oferta została odrzucona. Archibald ostatecznie wyjechał do Anglii, natomiast dwulicowy Pitblado zniknął w odmętach historii. DesBrise twierdzi, że w 1875 roku Pitt Blado nadzorował poszukiwania węgla w Chester. Niektóre źródła z kolei twierdzą, że zginął w wypadku w kopalni najbliższej zimy. Do dziś nie wiadomo, co właściwie znalazł. Thomas Leary w swojej książce zawarł informację, że próbki były pobierane za pomocą specyficznego rodzaju wiertła. Kierowało się ono mniej więcej w dół, ale miało możliwość schodzenia w bok nawet wiele stóp. Jeżeli jest to prawda, oznaczałoby to, że artefakty wydobyte za jego pomocą wcale nie musiały znajdować się bezpośrednio pod poszukiwaczami. Nie udało mi się jednak tej informacji nigdzie zweryfikować. Następnego roku prace rozpoczęły się latem. Pracownicy Truro Company wykopali kolejny szyb numer 3. Około 3 metry na północny zachód od studni pieniędzy, głęboki na 33,2 metra. Następnie kopano poziomy korytarz w stronę szybu głównego. W pewnym momencie znów zaczęła wdzierać się woda, wypełniając w ciągu 20 minut szyb niemal 14 metrami wody. Próby ratowania sytuacji za pomocą dwóch pomp napędzanych dwoma końmi, pracujących dniem i nocą przez cały tydzień, okazała się tylko częściowo skuteczna. Katastrofa przyniosła jednak ciekawe informacje. Robotnicy zauważyli, że wdzierająca się woda była słona, a po ustabilizowaniu się jej poziomu ten podnosił się i opadał o 75 cm w rytm przypływów i odpływów. To wyraźnie sugerowało jakieś połączenie szybu z morzem. Tym bardziej, że okoliczne studnie o podobnej głębokości zawierały wodę słodką. To zaś skierowało oczy poszukiwaczy na plażę zatoki Smiths Cove. Smiths Cove była podejrzewana o bycie źródłem wody, ponieważ zaobserwowano, że woda dziwnie wypływała z piasku w centrum tej zatoczki. Po przekopaniu i usunięciu warstwy piasku i żwiru pokrywającego plażę odkryto maty z brązowych włókien kokosowych o grubości od 5 do 8 lub 15 cm, pokrywające obszar o szerokości 44 m wzdłuż linii brzegowej, tuż powyżej poziomu wody podczas odpływu i rozciągające się do miejsca, do którego woda docierała podczas przypływu. Był to ten sam rodzaj włókna, który został znaleziony w Manipit podczas wiercenia świdrem rok wcześniej. Pod nią w tym samym miejscu znajdowała się około 10-12 cm warstwa zbutwiałej trawy morskiej. Pod nią zaś znajdowała się mająca do 1,5 metra zwarta masa skał plażowych pozbawionych piasku i żwiru. W smiew został zbudowany koferdam ze skał i gliny. Koferdam to tymczasowa konstrukcja hydrotechniczna odgradzająca jakiś obszar od otaczającej go wody, pozwalająca przeprowadzać różnego rodzaju prace na osuszonym wewnątrz dnie zbiornika wodnego. W tym wypadku miał powstrzymywać wodę morską podczas wykopalisk na terenie plaży. Podczas jego budowy zauważono pozostałości starej tamy. Po osuszeniu zatoki, przeprowadzone w tym miejscu wykopaliska pozwoliły odkryć, że glina w tym miejscu została usunięta i zastąpiona kamieniami plażowymi. Pod skałami znajdowało się pięć dwudziestocentymetrowych szerokich drenaży zbudowanych z płaskich kamieni, leżących na równoległych liniach, ułożonych również z kamieni. Dopływy te łączyły się w jeden większy dopływ wiodący w stronę lądu. Znajdował się on na takim poziomie, że zasilał go przypływ. Po odkopaniu dopływu okazało się, że jego nachylenie kierowało wodę w stronę lądu. Prace trwały do momentu usunięcia połowy skał. Gliniaste brzegi po bokach wykopalisk wznosiły się na wysokość półtora metra ponad miejsce pracy, gdy znaleziono częściowo spalony kawałek drewna dębowego. Znaleziska zaczęły łączyć się w sensowną całość. Ktoś najwyraźniej połączył ocean ze studnią pieniędzy. Nie był jednak na tyle głupi, by zrobić to bezpośrednio. Siła przypływów i odpływów szybko spowodowałaby erozję i osunięcie się kanału dopływowego. Konstruktor chciał osiągnąć stały i spokojny napływ czystej wody mogący zatopić poszukiwaczy skarbów w manipit. Po wykonaniu konstrukcji woda przypływu przesączyła się przez warstwy kamieni, trawy morskiej i włókna kokosowego, tworząc wypełniony nieporuszającą się wodą bufor, dzięki czemu nie podmywała konstrukcji. Gdy poszukiwacze odblokowali ujście tunelu zalewowego w studni pieniędzy, woda z tunelu i bufora zalała ją. Najbliższy przypływ natomiast uzupełnił braki wody w systemie zalewowym. Niestety w tym momencie poszukiwań niezwykle wysoki przypływ przelał się przez szczyt tamy, a ponieważ została ona skonstruowana tak, aby opierać się naciskowi wody od strony morza, a nie od strony lądu, wycofująca się wraz z odpływem woda zniszczyła ją. Odbudowa okazała się zbyt kosztowna, więc powrócono do prac w głębi lądu. Planowano przeciąć kanał doprowadzający wody, który, jak podejrzewano, znajdował się 7,5 metra poniżej poziomu morza. W odległości 42 metrów od brzegu robotnicy wykopali kolejny szyb w miejscu, gdzie, jak sądzili, przechodził kanał doprowadzający wodę z morza do rejonu szybu. Niestety, pomimo dokopania się na głębokość 23 metrów, dopływu nie znaleźli. Dokonano więc kolejnego, bardziej starannego pomiaru i wyznaczono miejsce kolejnego szybu. Piąty szyb został wykopany 3,5 metra na południe od szybu czwartego. Na głębokości 10-11 metrów natrafiono na wielki głaz. Podczas prób podważenia go i wydobycia nastąpił nagły, gwałtowny napływ morskiej wody. W ciągu kilku minut szyb wypełnił się wodą do poziomu morza. W celu zablokowania napływu wody wbito drewniane pale, ale mimo tych działań wypompowywanie wody ze studni pieniędzy wciąż było bezskuteczne. Niektóre źródła podają, że winny tego niepowodzenia był bardzo prymitywny sprzęt, jakim wówczas dysponowano. W odległości 6 metrów od głównego szybu wykonano kolejny, oznaczony jako 6, choć niektóre źródła podają oznaczenie 5A. Miał głębokość 34-36 metrów. Następnie wykonano poziomy przekop w stronę studni Pieniędzy, wysoki na 1,20 m. Po przekopaniu 5,5 m w stronę studni obudowa i wzmocnienia głównego szybu zawaliły się, a woda wdarła się do nowego. Jeden robotnik znajdujący się pod ziemią w nowym szybie chwycił koniec pomalowanej na żółto beczki lub drewnianego naczynia wśród wody i kamieni i udało mu się uratować. Nikt nie zginął, ale wykopaliska zakończyły się katastrofą. Inna znaleziona przeze mnie wersja wydarzeń wygląda tak, że po wykopaniu nowego szybu i poziomego tunelu prowadzącego pod nos studni pieniędzy, robotnicy udali się na kolację. To ich uratowało, bo nie zdążyli nawet skończyć posiłku, gdy usłyszeli wielki huk z rejonu poszukiwań. Okazało się, że podkop pod główny szyb osłabił go i dno wraz ze wzmocnieniami zawaliło się do świeżo wykopanego tunelu, który wypełnił się trzema i 3,5 metrami ziemi i mułu, które spadły z szybu powyżej. Dodatkowo szyb numer 6 błyskawicznie wypełnił się wodą, co uniemożliwiło dalsze prace. W 1851 roku The Truro Company próbowała jeszcze bezskutecznie zebrać dodatkowe fundusze, ale w obliczu fiaska działań firma zakończyła działalność. W 1853 roku John Smith przekazał swoje włości na Wyspie Dębów swoim synom: Josephowi i Tomasowi. Rok później w 1854 roku firma The Truro Company ogłosiła bankructwo. 29 września 1857 roku zmarł John Smith, mieszkaniec wyspy. Jego synowie Joseph i Thomas przekazali swoje tereny Henry'emu Stevensowi, ten zaś przekazał swoje włości Antonemu Gravesowi, największemu właścicielowi ziemi na Wyspie Dębów. Dwa lata później, w 1859 roku, spółka Truro przegrupowała się i wznowiła wykopaliska przy pomocy pomp napędzanych parą. Wysiłki jednak zakończyły się klapą. W głównym szybie pozostawało zbyt dużo wody. Powyższe informacje pochodzą z zebranych przeze mnie najprzeróżniejszych źródeł. Tak jak jednak wspominałem wcześniej, pochodzą one z ustnych opowieści przekazywanych niekiedy z pokolenia na pokolenie, spisywanych po dziesiątkach lat. Istnieje jednak całkiem wiarygodne źródło pisane dotyczące działań firmy Truro Company. Jest to oświadczenie Truro Company pochodzące z prospektu inwestycyjnego firmy Oak Island Treasure Company z 1893 roku. Dokument ten powstał ponad 40 lat po działaniach Truro Company, ale wydaje się być najlepszym opisem tego, co się wydarzyło, a powstał prawdopodobnie na podstawie pisemnej relacji z prac, którą napisał Adams A. Tupper. Jego fragmenty były później niejednokrotnie wykorzystywane w wielu dokumentach czy książkach. Żeby jednak nie było zbyt kolorowo, oświadczenie to ma dwie wersje. Obie można znaleźć w dokumentach firmy Oak Island Treasure Company. Pierwotna wersja wydaje się bardziej obszerna i to ją właśnie wam w pełni przytoczę. Weźcie jednak pod uwagę to, że dokument ten znajduje się w prospekcie inwestycyjnym firmy Oak Island Treasure Company. Aby uzasadnić sens dalszych poszukiwań i konieczne w związku z tym wydatki, dokonania poprzedników mogły zostać nieco podkoloryzowane, co dziś byłoby bardzo trudne do wyłapania. Pamiętajcie o tym, słuchając tej relacji. Aby zachować sens oryginału, wymiary będą podawane w systemie imperialnym, ale na ekranie będą się Wam wyświetlać przeliczenia na system metryczny. Cofnijmy się zatem jeszcze raz do początku działań Truro Company, i posłuchajmy, jak zostały opisane. Do 1849 roku nie zrobiono nic w kierunku odzyskania skarbu, ale w tym samym roku utworzono nową firmę Truro Company i wznowiono pracę na starym stanowisku. W tym czasie dwóch starych kopaczy, a mianowicie dr Linz z Truro i pan Wuan z Western Shore, wcześniej wspomniany, jeszcze żyli i przekazali kierownikowi wiele cennych informacji dotyczących starych wyrobisk i wyrazili swoje głębokie przekonanie o istnieniu skarbu. Pan Woan szybko zlokalizował miejsce, gdzie znajdowała się studnia pieniędzy, która w międzyczasie została zasypana. Rozpoczęto kopanie i kontynuowano je bez przerwy aż do osiągnięcia głębokości 86 stóp, kiedy to woda ponownie dała o sobie znać i mężczyźni zostali wyparci z szybu. Po nieudanej próbie wypompowania wody zawieszono pracę, a mężczyźni wrócili do swoich domów. Niedługo potem na wyspę wysłano ludzi z prymitywnymi urządzeniami wiertniczymi używanymi do poszukiwania węgla. Kierownikiem był pan JB McCallis struro który nadal żyje i opowiada te fakty. W studni pieniędzy, 30 stóp pod powierzchnią ziemi i tuż nad wodą ustawiono platformę. Rozpoczęto wiercenie, a my przedstawiamy pełną wypowiedź kierownika. Platforma znajdowała się na głębokości 98 stóp, dokładnie tak, jak znaleźli ją starzy kopacze, jak już wcześniej wspomniano podczas sądowania żelaznym prętem. Po przejściu przez tę platformę, która miała 5 cali grubości i okazała się świerkiem, świder opadł na 12 cali, a następnie przeszedł przez 4 cale dębu. Następnie przeszedł przez 22 cale kawałków metalu, ale nie udało się pobrać żadnego z nich z wyjątkiem trzech ogniw przypominających dawny łańcuszek zegarka. Następnie świder przebił się przez 8 cali dębu, który uznano za dno pierwszej skrzyni i wierzch następnej. Następnie przez 22 cale metalu, tak jak poprzednio. Następnie przez 4 cale dębu i 6 cali świerku. Następnie wbił się w glinę na głębokość 7 stóp, nie uderzając w nic innego. W kolejnym wierceniu uderzono w platformę jak poprzednio, na wysokości 98 stóp. Przechodząc przez nią, świder spadł na około 18 cali i zetknął się, jak przypuszczano, z bokiem beczki. Płaskie dłuto, obracając się blisko boku beczki, wprawiało ją w szarpiący i nieregularny ruch. Przy wycofywaniu świdra wydobyto kilka szczap dębowych, takich jakie mogą pochodzić z krawędzi klepki dębowej oraz niewielką ilość brązowej, włóknistej substancji przypominającej łupinę orzecha kokosowego. Stwierdzono, że odległość między górną i dolną platformą wynosi 6 stóp. Nieusatysfakcjonowana wynikami opisanego powyżej wiercenia inna ekipa, w skład której wchodził nieżyjący już James Speedblado, została wysłana w celu przeprowadzenia dalszych badań, które przyniosły praktycznie, jeśli chodzi o drewno na dnie szybu, taki sam rezultat jak poprzednio. Nieżyjący już John Gammel z Upper Stewyaki w Nowej Szkocji, który był obecny przy odwiertach i który był dużym udziałowcem, a którego prawdomówności nikt nie kwestionuje, Stwierdził, że widział, jak pan Pitblado wyjął coś ze świdra, umył i dokładnie zbadał, a następnie schował do kieszeni. Gdy pan Gamel poprosił go o pokazanie, co to było, odmówił i powiedział, że pokaże to na spotkaniu dyrektorów po ich powrocie. Ale pan Pitblado nie pojawił się na tym spotkaniu. Następnie doniesiono, że pan Pitblado. Przekazał pewne rewelacje ówczesnemu dyrektorowi Akedia Iron Works w Londonderry, które to rewelacje skłoniły tego pana do podjęcia zdecydowanych, lecz nieudanych wysiłków w celu wejścia w posiadanie tej części wyspy, gdzie, jak się uważa, znajduje się skarb. Ponieważ jednak wspomniany wyżej kierownik został kilka lat później wezwany do Anglii, a pan Pitt Blado w międzyczasie zginął przypadkowo w kopalni złota, nic więcej z tego nie wyszło. Nic więcej nie zrobiono aż do następnego lata 1850 roku, kiedy to nowy szyb, oznaczony numerem trzecim na mapie, został wydrążony po zachodniej stronie studni pieniędzy i około 10 stóp od niej. Szyb ten miał głębokość 109 stóp i przechodził przez najtwardszy rodzaj czerwonej gliny. Pan A.A. A. Tapper, wówczas z Upper Styriaki w Nowej Szkocji, a obecnie z South Framingham w Massachusetts, który pomagał w wykopaniu tego szybu, podaje następującą relację. Tunel został wydrążony od dołu, w kierunku Studni Pieniędzy. Tuż przed dotarciem do tego miejsca woda wdarła się do środka, a robotnicy uciekli, aby ratować swoje życie. W ciągu 20 minut w nowym szybie było 45 stóp wody. Jedynym celem wykonania tego szybu było zwiększenie możliwości wybierania, do czego poczyniono odpowiednie przygotowania, a następnie zostało wznowione zarówno w nowym, jak i w starym szybie wyposażonym w dwa dwukonne kołowroty. Prace trwały dzień i noc przez około tydzień, ale nie przyniosły rezultatów. Jedyna różnica polegała na tym, że dzięki podwojonym urządzeniom woda mogła być utrzymywana na niższym poziomie niż poprzednio. Mniej więcej w tym samym czasie odkryto, że woda jest słona i że podnosi się i opada w obu szybach o około 18 cali, co odpowiada pływom. Uznano za niezwykle nieprawdopodobne, że woda płynie naturalnym kanałem, a jeśli nienaturalnym, to z pewnością musi płynąć sztucznym, mającym swój wlot gdzieś na brzegu. Na poparcie tezy, że woda nie dostała się do studni pieniędzy naturalną drogą, argumentowano, że gdyby tak się stało, Pierwotni kopacze, przypuszczalnie piraci, musieliby w nią natrafić, a jeśli tak się stało, jest pewne, że robotnicy zostaliby wyparci z szybu przez wielki strumień wody, a szyb musiałby zostać opuszczony. Najwyraźniej tak się nie stało, o czym świadczą liczne dowody w postaci drewnianych pomostów starannie ustawionych na dnie szybu, jak również fakt, że szyb był systematycznie zasypywany, a co 10 stóp umieszczano znaki, jak już wcześniej wspomniano. Opierając się na tej teorii, natychmiast rozpoczęto poszukiwania takiego wlotu. Najpierw zbadano zatoczkę Smith Cove na skrajnym wschodnim krańcu wyspy, około 30 prętów, to jest 495 stóp od studni pieniędzy, ze względu na jej wiele naturalnych zalet jako punktu wyjścia do tego rodzaju prac, a także ze względu na fakt, że mniej więcej w środku tej zatoczki. Zawsze zauważano, że podczas odpływu woda wypływa z piasku. W tym miejscu rozpoczęto badania, a wynik kilkuminutowego kopania łopatą dowiódł ponad wszelką wątpliwość, że natrafiono na poszukiwane miejsce. Po usunięciu piasku i żwiru pokrywającego plażę, natrafiono na pokrywę lub podłoże z brązowej, włóknistej rośliny, której włókna bardzo przypominały łupine orzecha kokosowego. A gdy porównano je z rośliną wydobytą ze wspomnianej już studni pieniędzy, nie wykryto żadnej różnicy między nimi. Później jednak okazało się, że jest to roślina tropikalna, w dawnych czasach używana jako przekładka do układania ładunków okrętowych. Powierzchnia pokryta tą roślinnością rozciągała się na długości 145 stóp wzdłuż linii brzegowej od nieco powyżej niskiego do wysokiego poziomu wody, a jej grubość wynosiła około 2 cale. Pod nią, i na tej samej długości, znajdowała się około 4-5 calowa warstwa zgniłej trawy morskiej, a pod nią zwarta masa kamieni plażowych pozbawionych piasku lub żwiru. Usunięcie tych skał i przeprowadzenie dalszych badań Okazało się niewykonalne bez powstrzymania przepływu. W związku z tym wokół tej części zatoki zbudowano zaporę obejmującą opisane powyżej granice. Po usunięciu skał, znajdujących się najbliżej niskiej wody, okazało się, że glina, która wraz z piaskiem i żwirem tworzyła pierwotnie plażę, została wykopana, usunięta i zastąpiona kamieniami z plaży. Na dnie tego wykopu znajdowało się pięć dobrze skonstruowanych drenów, jak pokazano na planie, utworzonych przez ułożenie równoległych linii głazów w odległości około ośmiu cali od siebie i przykrycie ich płaskimi kamieniami. Dreny te w punkcie początkowym były od siebie znacznie oddalone, ale zbiegały się w kierunku wspólnego końca w tylnej części wykopu, z wyjątkiem tych drenów i innych kamieni, które najwyraźniej były wrzucane bezładnie. Prace trwały do momentu usunięcia połowy kamieni, kiedy to gliniane brzegi po skrajnych stronach wykazywały głębokość pięciu stóp, na której to głębokości znaleziono częściowo spalony kawałek drewna dębowego. Mniej więcej w tym czasie wyjątkowo wysoka fala zalała górną część tamy, a ponieważ nie była ona skonstruowana tak, by wytrzymać napór od wewnątrz, po ustąpieniu przypływu została wypchnięta. Odbudowa tego miejsca kosztowałaby dużo pieniędzy, a ponieważ pozostała jeszcze duża ilość skał do usunięcia i nie było żadnych uzasadnionych wątpliwości, że miejsce, które próbujemy opisać, było wylotem i punktem początkowym tunelu, którym woda była transportowana na dno studni pieniędzy, zdecydowano się porzucić pracę na brzegu i wykopać szyb w niewielkiej odległości w głąb lądu od punktu początkowego i bezpośrednio nad tunelem, który, jak się spodziewano, będzie znajdował się mniej niż 25 stóp od powierzchni. Jeśli tak się stanie, zamierzano wbić w niego pale i w ten sposób zatrzymać dalszy przepływ wody. Wybrano miejsce i wydrążono szyb, oznaczony na mapie numerem 4, na głębokość 75 stóp. Zdając sobie sprawę z faktu, że musieli oni przejść przez tunel, prace nad tym szybem zostały wstrzymane. Warto zauważyć, że formacja i lasta, przez którą przechodzono przy głębieniu tego szybu, była dokładnie taka sama jak w trzech innych wymienionych szybach. Nie napotkano też wody. Po przeprowadzeniu kolejnych, bardziej starannych badań, rozpoczęto pracę nad kolejnym szybem. Położonym około 12 stóp na południe od tego, który został właśnie opuszczony, oznaczony na mapie jako numer 5. Po osiągnięciu głębokości 35 stóp podniesiono duży głaz leżący na dnie szybu, co spowodowało natychmiastowy napływ wody, i w ciągu kilku minut szyb był wypełniony do poziomu przepływu. Podjęto wysiłek, aby zrealizować pierwotny program wbijania pali, ale ponieważ sprzęt, którym dysponowano, był bardzo prymitywny, próba ta zakończyła się niepowodzeniem. Jednocześnie trzeba przyznać, że natrafienie na słoną wodę w tym szybie na podanej głębokości, a także fakt, że w innym szybie odległym tylko o 12 stóp i głębokim na 85 stóp nie znaleziono wody, dowodzi ponad wszelką wątpliwość, że teoria tunelowa była słuszna. Niedługo potem kolejny szyb, oznaczony na mapie numerem 6, został wydrążony po południowej stronie szybu pieniędzy, na głębokość 118 stóp. Był to już czwarty szyb, łącznie z szybem pieniędzy, który został wydrążony w tym miejscu i to w tak bliskiej odległości od siebie, że okrąg o średnicy 50 stóp obejmowałby całość. Warunki, jakie zastano przy głębieniu tego czwartego szybu, były dokładnie takie same jak w przypadku pozostałych. Jak już wspomniano, nowy szyb miał głębokość 118 stóp, czyli o 8 stóp większą niż poprzednio. Tunel został wydrążony i dotarł do punktu znajdującego się bezpośrednio pod przynajmniej częścią dna szybu studni pieniędzy. Była to godzina kolacji, a robotnicy właśnie wyszli na posiłek. Zanim skończyli kolację, z kierunku kopalni rozległ się wielki huk. Pośpiesznie wrócili na miejsce i stwierdzili, że dno studni pieniędzy wpadło do tunelu, który chwilę wcześniej opuścili, a nowy szyb szybko wypełnił się wodą. Później okazało się, że woda przepchnęła 12 stóp muł ze starego do nowego szybu. W międzyczasie wyczerpały się fundusze tej firmy i nic praktycznie nie zostało zrobione o czym wiemy aż do 1863 roku. Jak widzicie, poza drobnymi szczegółami opis prac z oświadczenia Truro Company raczej pokrywa się z ogólnie dziś przyjętą wersją wydarzeń przedstawioną Wam przeze mnie. Tak jak wspominałem, choć możemy mieć pewność, że firma Truro Company wykupiła prawa do poszukiwań na Wyspie Dębów, to o zakresie poszukiwań żadnych pewnych informacji nie mamy, gdyż wspomniane oświadczenie opublikowano około 40 lat po zakończeniu prac firmy. Pierwszą opublikowaną relacją z wykopów na wyspie były natomiast artykuły, które ukazały się w Liverpool Transcript w 1857 roku. I tak naprawdę dopiero od tego momentu możemy mówić o udokumentowanych poszukiwaniach skarbu na wyspie Dębów. Pierwszą wzmiankę możemy znaleźć w tekście z 8 sierpnia tegoż roku. Autor wspomina, że wybiera się na wyspę Dębów. Nie pochwalam długich opowieści w liście. I odłożę je do następnego z powodu mojej wycieczki na Wyspę Dębów, gdzie niektórzy, bardzo pracowici ludzie, pogrzebali duże sumy, starając się odkopać większe, które rzekomo zostały ukryte przez słynnego kapitana Kida. Zatopili oni swoje pieniądze, ale pozostawili wykopy otwarte. Doły i maszyny zostaną zaprezentowane czytelnikom bez opłat w następnym numerze, Forks JP. Zgodnie z tą obietnicą, kilka dni później został opublikowany dużo dłuższy artykuł, w którym autor wspomniał o grupie wykopującej skarb kapitana Kida. Tekst jest datowany na 15 sierpnia, ale ukazał się w numerze z 20. W moim ostatnim liście mówiłem o wyspie dębów i bezowocnych poszukiwaniach skarbów, które miały być tam zakopane przez często wspominanego kapitana Kida. Dzięki uprzejmemu zaproszeniu pana Jamesa Bonda, ja i towarzysz podróży mknęliśmy o drugiej 2.40 w dół wspaniałej zatoki, nad którą położone jest to miasto, mijając liczne zielone wyspy, mając w oddali wspaniały widok na Aspotogan, najwyższe wzgórze na tym wybrzeżu. Jego wysokość nad poziomem morza wynosi około 500 stóp i prezentuje on śmiały i uderzający wygląd. Naszym celem była wyspa dębów. Tam też popłynęliśmy i wylądowaliśmy. W przeciwieństwie do ogólnej reguły w takich wycieczkach, stwierdziliśmy, że rzeczywistość przerosła nasze oczekiwania. Natychmiast udaliśmy się na miejsce działań i stwierdziliśmy, co następuje. Trzy doły o dużej głębokości są nadal otwarte, choć w znacznym stopniu wypełnione wodą. Nie mając ze sobą lin do sądowania głębokości, nie mogę podać pomiarów z rzeczywistej obserwacji, choć wiem z pewnego źródła, że ich głębokość przekracza 100 stóp. Pierwszy wykop osiągnął 107 stóp, kiedy został zatrzymany przez wodę. Został on ponownie wypełniony i rozpoczęto kolejny, oddalony o około 10 stóp, w nadziei, że będą w stanie podkopać się pod ten drugi i zdobyć skarb, którego byli pewni w przypadku osiągnięcia odpowiedniej głębokości pod miejscem ich poprzedniej próby. Zapuścili się tutaj na większą głębokość niż poprzednio, lecz zostali wyparci przez napływ wody i rozpoczęli kolejny wykop w mniej więcej tej samej odległości, a następnie czwarty, w każdym przypadku z podobnym wtargnięciem morza. Jako wyjaśnienie dlaczego po doświadczeniu z napływem wody poświęcili tyle pozornie niemądrej pracy na zatopienie szybów tak blisko siebie podam, że zgodnie z teorią, na której się opierali, pieniądze zostały zakopane, a śluzy komunikacyjne z morzem tak skonstruowane, że miejsca, w których znajdował się skarb, zostały zalane, podczas gdy okolica była stosunkowo sucha. Doły mają kształt podłużnego kwadratu około 12 stóp na 8 i są obudowane, jak mogę to nazwać, belkami obok około 8 cali w sposób pracochłonny i solidny. Oprócz tych trzech dołów znajduje się tam również pięć kołowrotów lub kieratów, z których każdy przeznaczony jest do pracy dla dwóch koni, za pomocą których ziemia Kamienie i woda były podnoszone w porządnie okuwanych beczkach, z których wiele nadal znajduje się na terenie obiektu. Nie poczynię żadnej uwagi, z wyjątkiem tego, że czuliśmy się zadowoleni z możliwości tak dokładnego zbadania miejsca pracy i utopionych pieniędzy. W 1861 roku rozpoczęła się w Nowej Szkocji pierwsza gorączka złota co z pewnością mogło mieć wpływ na narrację, jeśli chodzi o poszukiwanie skarbów na wyspie dębów. Złota histeria przyciągnęła tysiące ludzi w miejsca poszukiwań. Była to najbardziej dramatyczna z gorączek, charakteryzująca się szaleństwem niedoświadczonych górników marzących o zdobyciu bogactwa. Początkowo górnicy poszukiwali złota lub rozbijali kwarcowe skały ręcznymi narzędziami na małych, prywatnych poletkach. Zorientowawszy się, że prywatnie poszukiwacze mają niewielkie możliwości, zaczęli się oni łączyć w większe grupy. W ciągu roku na te tereny zaczęły przybywać firmy z ciężkimi maszynami do budowy szybów, kopania rudy, kruszenia skał i przetwarzania złota. Dysponowały one kapitałem pozwalającym na finansowanie kopalni podziemnych i wykupywały mniejsze roszczenia, konsolidując je w większe gospodarstwa. W celu opanowania Złotego Szału w kwietniu 1861 roku rząd Nowej Szkocji podjął interwencję i ogłosił, że Mooseland i pobliskie Tanger są okręgami złota. Po ogłoszeniu tej deklaracji w ciągu następnego półrocza szybko pojawiły się kolejne odkrycia wzdłuż Eastern Shore społeczności Tanger, Lawrence Town, The Ovens, Wine Harbour, Sherbrooke, Waverley, County Harbour, Isaac's Harbour i Gold River. Wyrosły z dnia na dzień, gdy górnicy i ich rodziny się do nich sprowadziły. Ogromna popularność poszukiwań kosztowności z pewnością mogła wpłynąć na działania na wyspie dębów. 3 kwietnia 1861 roku powstała oparta na The Truro Company spółka Oak Island Association. W jej skład weszli Samuel Retty, Jotham Blanchard McCauley, Adams Archibald Tupper, James McNutt, Jefferson MacDonald, Henry George Hill, Samuel Fraser i George Mitchell. Zawarli oni umowę z właścicielem ziemi, Antonem Gravesem. Miała mu się należeć jedna trzecia każdego odnalezionego na jego terenie skarbu. Spółka wyemitowała 100 akcji po 20 dolarów każda. Oak Island Association wznowiło wykopaliska. Szyb główny został oczyszczony do głębokości 27 metrów. Wody nie napotkano. Zbita, błotnista glina wydawała się skutecznie ją blokować. Wykonano nowy szyb, numer 7, choć w niektórych źródłach oznaczany jako 5B. O głębokości 36,5 m, oddalony na wschód od głównego o 7,5 m, jednak nie udało się odkryć tunelu zalewowego. Trudno orzec, czym jest spowodowana różna numeracja w źródłach i dlaczego akurat wybrano oznaczenia 5A i 5B. Sprawia to jednak, że od tego momentu numery w różnych relacjach różnią się o dwa. I tak kolejny szyb, który został wykopany 5,5 metra na zachód od głównego szybu, był kolejno ósmy, ale w niektórych źródłach podawany jest jako numer 6. Ja jednak będę trzymał się kolejności, a nie zaniżonej numeracji. W szybie numer 8 na głębokości 36 metrów rozpoczęto drążenie sztolni o wysokości 120 cm i szerokości 90 cm w kierunku studni pieniędzy. 5 metrów w stronę głównego szybu, gdy dotarto już niemal pod studnię pieniędzy, do sztolni od wschodniej strony zaczęła wdzierać się woda. Co gorsza, zaczęła się ona również przesączać do głównego szybu. Wdzierającą się wodę próbowano wypompować, jednak po trzech dniach próby zarzucono ze względu na brak postępów. Wtedy George Mitchell postanowił zorganizować większą operację usuwania wody. Z 36,5-metrowego szybu 7, oddalonego od głównego o 7,5-metra, zaczęto kopać poziomy tunel. I ponownie, gdy zaczęto się zbliżać do studni pieniędzy, do szybu zaczęła wdzierać się w sposób niekontrolowany woda. Do ratowania sytuacji oddelegowano wszystkich 63 ludzi i 33 konie, którzy zbudowali nad wszystkimi trzema szybami konstrukcje umożliwiające opuszczanie, napełnianie, podnoszenie i opróżnianie czterech 315-litrowych, z braku lepszego terminu, wiader. Po kilku dniach prób udało się niemal całkowicie pozbyć wody. Po inspekcji mającej na celu sprawdzenie jakie szkody poczyniła woda ustalono, że tunel prowadzący z szybu 8 w stronę studni pieniędzy był zablokowany gliną. Do jej usunięcia oddelegowano dwóch robotników. Udało im się oczyścić połowę tunelu, gdy od strony studni pieniędzy usłyszeli potężny, głuchy huk, a do tunelu zaczęła wdzierać się woda i błoto. Robotnikom ledwo udało się ratować. Szyb numer 8 wypełnił się dwoma metrami błota w 3 minuty. Jednocześnie poziom wody w studni pieniędzy obniżył się, po czym dało się słyszeć kolejny huk, a woda opadła znów. Następnie zawaliły się wzmocnienia poniżej 10 metra głębokości. Po katastrofie nowe dno znalazło się na głębokości 31 metrów, ponad 4 metry niżej niż poprzednio. To nie jedyny opis tego wypadku. Według innego źródła w pewnym momencie jedna z platform umieszczona na 30 metrów Dni Pieniędzy zarwała się i spadła na niższy poziom. Jej ciężar spowodował zawalenie się dwóch kolejnych. W wyniku tego domniemany skarb znalazł się na głębokości 36 metrów pod niemal 24 metrami sześciennymi drewna. Wypadek spowodował przemieszczenie na wierzch czarnego, starego dębowego drewna o znacznym obwodzie i ponad metrowej długości. Fragment ten nosił ślady cięcia, rąbania, fazowania, piłowania i wiercenia. Ewidentnie był to element jakiejś konstrukcji. Oprócz tego z rumowiska udało się wydobyć kilka przedmiotów. Były to dno pomalowanej na żółto beczki lub wzięte za nie płaskie naczynie, kawałek jałowca pokrytego korą ucięty na obu końcach oraz świerkowa płyta z otworem po świdrze. Być może dzięki tym znaleziskom w firmie Oak Island Association udało się zebrać kolejne 2000 dolarów na dalszą działalność. 29 sierpnia 1861 roku ukazał się trzeci z najwcześniejszych dowodów istnienia studni pieniędzy artykuł w Liverpool Transcript, przedrukowany podobno miesiąc później, 30 września, w The Scotion. Jego tekst brzmiał: Szaleństwo na wyspie dębów. Przez ostatnie 10 lub 12 lat, prawie każdego lata, mężczyźni pilnie pracowali na Wyspie Dębów, w pobliżu Chester Basin, w poszukiwaniu skarbu, który rzekomo został zakopany 100 lat temu przez kapitana Kidda, znanego pirata. Uważam, że kontynuowanie takiej pracy lub liczenie na jakikolwiek sukces jest aktem najwyższego szaleństwa. Ani Kidd nie lubił znoju na tyle. Aby kopać 126 stóp w głąb ziemi w celu ukrycia złota, ani żaden inny człowiek w tych późnych wiekach historii świata. Nasi czytelnicy mogą wyrobić sobie pewne pojęcie o rozmiarach tego szaleństwa, gdy zaznaczymy, że około 20 tysięcy dolarów zostało już wydanych na to poszukiwanie skarbu. Obecnie 65 ludzi. I 35 koni jest stale zatrudnionych nocą i dniem w trzech wykopach, które aktualnie osiągają głębokość 126 stóp. Wykopy te mają kształt prostokąta o wymiarach 12 na 15 stóp i są obłożone drewnem. Na dole wykopany jest korytarz do każdego szybu, aby w razie zawalenia kopiący mogli uciec do któregoś z nich. Jest tu dość ciemno, zimno i wilgotno. Górnicy są zobowiązani do noszenia lamp na czapkach i zmieniania się co dwie godziny. Napływ jest bardzo duży, kieraty i kołowroty pracują bez przerwy, wydobywając ziemię, kamienie i wodę. Zgodnie z teorią na której opierają się ci omamieni ludzie, pieniądze zostały zakopane, a kanały lub połączenia z morzem tak zbudowane, że okolica skarbu została zalana, podczas gdy bezpośrednie jego otoczenie było stosunkowo sucha. Mniemano, że około dwa tygodnie temu skarb został odkryty. Ustalono dzień, w którym okute miedzią beczki miały zostać podniesione z miejsca, w którym spoczywały od dawna. Oczekiwania wzrosły, akcje sprzedano po ogromnej cenie, setki ludzi zbiegły się ze wszystkich stron, a gdy każdy wytężył wzrok, by jako pierwszy ujrzeć złoto, środkowy szyb zapadł się i na twarzy każdego z obecnych pojawiło się rozczarowanie. Dzięki opatrzności nikt nie stracił życia, kilku zostało ciężko rannych. Praca wciąż posuwa się naprzód, z nowym zapałem, i jak tylko złoto zostanie odzyskane, a jego ilość ustalona, obiecujemy poinformować o tym naszych czytelników. To, co może zastanawiać, to fakt, że autor na samym początku artykułu twierdzi, że prace na wyspie trwały ostatnie 10 lub 12 lat. Czy ma na myśli tylko pracę Truro Company, czy ogół prac? Jeżeli ogół, to jak wyjaśnić doniesienia o wcześniejszych wykopaliskach? Jedna z teorii zakłada, że historia Studni Pieniędzy zaczęła się nie w 1795 roku, a wraz z wykopaliskami Truro właśnie. Do tego jeszcze wrócimy w swoim czasie. Tymczasem 16 września do Nova Scotia dotarł list podpisany Kopacz Patryk. W nim ów Patrick odnosił się do artykułu Szaleństwo na Wyspie Dębów w Liverpool Transcript, który cytowałem kilka minut temu. Ogólnie nie wnosił wielu nowych informacji, a te, które zawierał, zgadzały się z tekstem wykopaliska na Wyspie Dębów sprzed chwili. Jedyna warta uwagi wzmianka z listu brzmi tak: Cztery szyby zostały wykopane na północ, południe, wschód i zachód od Starego Szybu, od 6 do 10 stóp głębiej niż chcielibyśmy tam wchodzić. Żaden z nich nie jest oddalony od niego o więcej niż 20 a niektóre nie więcej niż 10 stóp, a mimo to nie ma w nich wody. W tym sezonie przechodziliśmy bezpośrednio pod platformami wodą w odległości dwóch lub trzech stóp, a mimo to były suche. To by oznaczało, że kopiący w 1861 roku otoczyli studnie pieniędzy szybami, które pozostały suche. Gdyby przecięli tunel zalewowy, byłoby to niemożliwe. Albo więc mieli niezwykłe szczęście lub pecha, zależy jak na to patrzeć i nie trafili w tunel, albo przez przypadek udowodnili, że tunele zalewowe doprowadzające wodę do Money Pit nie istniały. Tym bardziej, że według Patrika udało się wejść bezpośrednio pod studnie pieniędzy i również wody nie napotkano. W dalszej części listu Patrick stwierdza również, że na dużej głębokości woda zaczynała się systematycznie przesączać do wykopu. Nie było natomiast tak, że szyb był suchy do momentu dotarcia do poziomu rzekomych tuneli zalewowych, kiedy to szyby miały być nagle zalewane. Jak to się ma do pozostałych doniesień, trudno dziś już ustalić. Jesienią 1861 roku Oak Island Association na terenie poszukiwań zamontowało żeliwną pompę i napędzający ją silnik parowy. Niestety, zakończyło się to pierwszą z sześciu oficjalnie udokumentowanych śmierci na terenie poszukiwań. Wkrótce po zamontowaniu eksplodował kocioł silnika pompy. O wybuchu tym wspomniano po raz pierwszy w książce Rumbles Among the Blue Noses or Reminiscences of a Tour through New Brunswick and Nova Scotia during the summer of 1862, autorstwa Andrew Lermonta Spedona, wydanej w 1863 roku, opowiadającej o jego pobycie na wyspie. Spedon nie wspomniał jednak, że wydarzenie to oprócz rannych pociągnęło za sobą ofiary śmiertelne. Pierwsza wzmianka o tym pojawiła się dopiero 5 lat później w eseju E. H. Owensa z Lunenburga, który napisał o historii hrabstwa w 1868. Nazwisko ofiary śmiertelnej nie jest niestety znane. Oficjalne rządowe rejestry zgonów rozpoczęto w 1864 roku, a Jotham Blanchard McCulley nie zamieścił personaliów ofiary w rejestrze działań firmy. Wypadek miał miejsce po 30 września, w związku z czym prace zostały przerwane na zimę. Tak jak wspominałem już niejednokrotnie, trudno o jedną spójną wersję wczesnych wydarzeń na Wyspie Dębów. I nie mówię tu tylko o latach, z których dysponujemy jedynie ustnymi opowieściami spisanymi po latach. Również działania Oak Island Association są opisywane różnie w zależności od źródeł. Jakiż to problem, można by rzec, skoro mowa już o czasach, z których istnieją zapiski, wystarczy do nich sięgnąć. To niestety nie takie proste. Za chwilę przytoczę wam jedno z takich właśnie źródeł, do których byłem w stanie się dokopać. List Jothama McCalliego z 2 czerwca 1862 roku. List ten został wydrukowany w Liverpool Transcript 16 października 1862 roku. W liście tym pan MacCallie opisuje działania na wyspie Dębów i robi to całkiem na świeżo. Czemu nie mielibyśmy mu wierzyć na słowo? Cóż, Jonathan Blanchard McCalley był odpowiedzialny za raport z prac na wyspie, w którym na przykład nie wspomniał ani słowem o pierwszej ofierze śmiertelnej poszukiwań. Nic z tym dziwnego, starając się działać na korzyść firmy, musiał umniejszać niepowodzenia i rozdmuchiwać sukcesy. Czy jednak nie czynił podobnie w listach, i to takich, które podejrzewał lub planował opublikować? Czy, jako osoba zaangażowana w działania na wyspie, był osobą bezstronną? No właśnie, nie wiemy. Nie oznacza to, że jego relacja jest bezwartościowa. Przytoczyłem Wam już historię działań Oak Island Association, będącą kompilacją wielu źródeł. Pozwólcie zatem przedstawić sobie wersję pana Makoliego. Wykopaliska na wyspie Dębów. Wiemy, że duży kocioł parowy i pompy zostały niedawno wyładowane na wyspie Dębów. Mają one być wykorzystane do pokonania wody w wyrobiskach w tym miejscu. Obecnie podejmowane są bardzo stanowcze próby wydobycia na światło dzienne ukrytego skarbu, który rzekomo został tam zakopany przez osławionego pirata Kida. Wyłuskaliśmy z korespondencji jakiś czas temu list napisany przez zainteresowaną stronę do dżentelmena z Halifaxu, a ponieważ zawiera on najlepszą relację, jaką kiedykolwiek widzieliśmy o wykopaliskach, Dajemy go w całości naszym czytelnikom, z których niektórzy prawdopodobnie już go czytali. Oto i on. Truro 2 czerwca 1862 roku. Po wyśmianiu przez prasę i niedoinformowaną część społeczeństwa tak głupiego przedsięwzięcia, jakim są wykopaliska na wyspie Dębów, proponujemy podać opinii publicznej coś na kształt powodu naszej wielkiej wiary w to przedsięwzięcie. Kiedy pierwsi osadnicy ze Stanów Zjednoczonych przybyli do Chester, przywieźli ze sobą historię, że pewien stary marynarz, będąc na łożu śmierci, oświadczył, że należał do załogi kapitana Kida i że pomógł zakopać na wyspie, gdzieś w tej okolicy, skarb o wartości około dwóch milionów funtów, ale nigdy nie odważył się skorzystać z tego sekretu z obawy, że, prawo, złapie go jako pirata. Jakiś czas po przybyciu tych osób, pan McGinnis udał się na Wyspę Dębów, aby założyć farmę, kiedy odkrył miejsce, o którym mowa, ze względu na jego zapadnięcie i położenie trzech dębów, które stały w trójkątnej formie wokół dołu. Na każdym z drzew stojących naprzeciwko dołu, kora miała wycięte nożem litery, a jedno z drzew znajdujące się bezpośrednio nad dołem, z dwoma dużymi gałęziami tworzącymi rozwidlenie, było wprost nad studnią i miało wywierconą dziurę, w którą wbity był kołek dębowy, na którym wisiała talia okrętowa. Wygląd tego miejsca skłonił go do przypuszczenia, że może to być miejsce, o którym mówił marynarz. Następnie zapoznał dwóch mężczyzn, Smitha i Wona, z tą okolicznością, a oni zaczęli kopać. Po zejściu dziesięć stóp w dół znaleźli warstwę drewna dębowego, po dwudziestu taką samą, a po trzydziestu jeszcze jedną. W tym czasie praca stała się zbyt ciężka, by mogli ją wykonywać sami, więc próbowali nakłonić mieszkańców, by się do nich przyłączyli, ale ci odmówili z powodu przesądnego strachu. Około siedem lat później Simeon Linz z Onslow Udał się do Chester i zatrzymał się u pana Wona, gdzie został poinformowany o tym, co się wydarzyło. Wtedy zgodził się zebrać drużynę, co też uczynił, składającą się z około 25 lub 30 ludzi, którzy zaczęli tam, gdzie poprzedni skończyli i pogłębili dół na 93 stopy, znajdując znaki co 10 stóp. Niektóre z nich były wykonane z węgla drzewnego, inne z kitu, a jeden na głębokości 80 stóp był kamieniem wyciętym w kwadrat, długim na dwie stopy i grubym na około stopę, z kilkoma znakami na nim. Przez całą drogę w dół były one ograniczone do średnicy 16 stóp z powodu miękkości gruntu w tej granicy. Ślady kilofów były wyraźnie widoczne wokół boków szybu. Po zejściu na głębokości 93 stóp wbili łom w dno, i uderzyli nim w drewno, które wydawało się być platformą z uwagi na jego poziomość, co w sumie dało platformę na głębokości 98 stóp. Następnie przerwali pracę do rana, kiedy to ponownie, zacząwszy ją wykonywać, stwierdzili, że dół jest wypełniony wodą tak wysoką, jak poziom przypływu. Spróbowali wybierać wodę, a następnie próbowali wypompowywać, co jednak nie przyniosło żadnego rezultatu. Następnie wykopano nowy dół w celu wydrążenia tunelu pod skarbem, co jednak nie powiodło się. Tak było aż do 1849 roku, kiedy to kilka osób w Truro, słysząc opowieści Linca, zawiązało spółkę. Zeszli na głębokość 86 stóp, kiedy to woda ich wyparła. Wtedy zaczęli wiercić. O tej części pracy mogę mówić z większą pewnością niż o jakiejkolwiek poprzedniej ponieważ brałem w niej udział osobiście i pracowałem na świdrze. Wywierciliśmy pięć otworów. W pierwszym z nich straciliśmy jedyną szlamownicę zaworową, jaką mieliśmy. Był to długi zbiornik z zaworem na dole, który zapobiegał wypadaniu zawartości. Używaliśmy go zawsze pod łutach. Straciliśmy go przez zbyt pochopne działanie, przez co wykręcił się przy trzonku. Po jego utracie pozostała nam tylko jedna, która zamiast zaworu miała w środku kulkę z polcem w poprzek dna, aby kulka nie wypadała. Ten nie przepuściłby przez siebie monet. Wydawałoby się dziwne, że nie zdobyliśmy kolejnego zaworu do szlamowania, ale ludzie, którzy są mądrzy za pęsa i głupi za funta, robią czasem dziwne rzeczy. Chciałem, aby odpowiedzialni za to ludzie posłali po dwie lub trzy, ale nie mogłem ich do tego przekonać. W drugim otworze, który wywierciliśmy, natrafiliśmy na platformę, o której opowiadali nam starzy kopacze. Dokładnie na tej głębokości, na której, jak nam powiedzieli, uderzyli w nią łomem, czyli 98 stóp. Okazało się, że jest to świerk gruby na 6 cali. Po tym jak świder przeszedł przez niego, opuścił się o jedną stopę i ponownie uderzył w drewno, w którym był dąb, gruby na 4 cale następnie 20 cali metalu w małych kawałkach, które poznaliśmy po dźwięku i po tym, że świder przechodził przez nie po prostu obracając nimi, następnie 8 cali dębu, potem 20 cali metalu, następnie 4 cale dębu, 6 cali świerku, a następnie 7 stóp urobionej gliny, potem twardej gliny, która nigdy nie była naruszana, Kolejne z pięciu otworów uderzył w platformę na tej samej głębokości 98 stóp. Po przejściu przez otwór Świder opadł nieco bardziej niż w pierwszym otworze i uderzył w beczkę, co było widoczne po tym, jak wyciągnęliśmy kawałek klepki dębowej i kilka kawałków brzozowych obręczy. Wydobyliśmy też trzy małe ogniwa, które najwyraźniej zostały wyrwane z poletów. Były one złote. Potem jeszcze jeden zespół wiercił, ale wyniki były znane tylko osobom prowadzącym wiercenie, co udało im się zachować dla siebie. W niedługim czasie ujawnił od jednak takie informacje panu Charlesowi D. Archibaldowi, który zajmował się wówczas kopalniami żelaza w Londonderry, że pan A. udał się do rządu i otrzymał licencję na kopanie. Ponieważ jednak wcześniej wystąpiliśmy o licencję. Mógł on uzyskać jedynie pozwolenie na kopanie na niezajętym terenie, co uniemożliwiło mu podjęcie jakichkolwiek działań, dopóki nasza dzierżawa była ważna. W międzyczasie jedna ze stron zmarła, a pan A był w Europie, więc nie skorzystał z licencji. Nasza firma pracowała nad tym przez 4 lata. W tym czasie znaleźli drenaż, czyli tunel prowadzący od morza do szybu. Poprzez wykopanie szybu około 20 stóp od starego szybu, i 94 stóp głębokości, również w pobliżu brzegu, na tym samym poziomie, co sprawia, że wydaje się, iż woda dostała się do starego szybu mniej więcej na szczycie górnej platformy. Praca była ewidentnie wykonywana ręcznie w obu dołach, a także na plaży, gdzie znaleźliśmy płaskie kamienie ułożone w dreny i pokryte rodzajem trawy niebędącej tutejszym zaroślem, oraz zewnętrzną łupiną orzecha kokosowego. Kiedy drenaż został naruszony w wykopach, w obu przypadkach woda wdzierała się do środka z taką siłą, że nas wypychała. Wbiliśmy pale w jeden z nich na brzegu, aby zatrzymać bieg wody, co spowolniło przepływ wody w starej studni pieniędzy, ale nie zatrzymało go całkowicie, skłaniając nas tym samym do przekonania, że może tam być inny odpływ. Następnie wykopaliśmy dwa inne otwory w pobliżu starej studni pieniędzy i stwierdziliśmy, że woda na głębokości 109 i 112 stóp nie sprawiała żadnych trudności, dopóki nie próbowaliśmy drążyć w tuneli w starej studni, kiedy to woda niezmiennie podnosiła się do poziomu przypływu. Ta firma również się poddała, więc z zeszłego lata utworzyliśmy kolejną i rozpoczęliśmy kopanie nowego kanału o głębokości 120 stóp około 25 stóp od starej studni pieniędzy. Naszym celem było przechwycenie wody, ale bezskutecznie. Następnie wydrążyliśmy tunel z jednego ze starych szybów po zachodniej stronie, aby wejść do studni pieniędzy pomiędzy górną i dolną platformą. Ale z powodu nieporozumienia dotyczącego punktu początkowego, tunel wszedł do starej studni pieniędzy nieco poniżej dolnej platformy, gdzie znaleźliśmy miękką glinę, o której była mowa. Tunel został nierozważnie poprowadzony przez stary szyb, aż prawie dotarł do wschodniej rury, kiedy woda zaczęła najwyraźniej płynąć powyżej, jak po stronie wschodniej. Następnie z sześcioma końmi przez trzy dni wybieraliśmy wodę w zachodnim szybie, a gdy konie zmęczyły się z braku owsa, którego nam zabrakło, wycofaliśmy się, wróciliśmy do domu i ruszyliśmy ponownie z trzydziestoma trzema końmi i ponad sześćdziesięcioma ludźmi. Następnie ustawiliśmy kieraty i sprzęt do wybierania w nowym szybie studni pieniędzy i zachodnim szybie, i rozpoczęliśmy wybieranie w środę rano, kontynuując to nieprzerwanie w nocy i w dzień, aż do piątku rano, kiedy tunel prowadzący z zachodniego szybu do studni pieniędzy, który miał 17 stóp długości, cztery stopy wysokości i trzy stopy szerokości, został zatkany gliną. Wysłaliśmy dwóch ludzi, aby go oczyścili. Po przejściu około połowy drogi usłyszeli ogromny huk w studni pieniędzy i ledwo uniknęli pochwycenia przez fale błota, które podążyły za nimi do zachodniej studni i wypełniły ją na siedem stóp w czasie krótszym niż trzy minuty. W międzyczasie kłoda dębowa o znacznym obwodzie i długości trzech i pół stopy została wyrzucona wraz z błotem, a całość została wkrótce pocięta i przerobiona na laski, z których jedną mam przyjemność Państwu przesłać. Wybieranie tunelu trwało do godziny 3 po południu w sobotę, kiedy to przy ponownym oczyszczaniu tunelu usłyszeliśmy kolejny huk w studni pieniędzy, który, jak przypuszczaliśmy, oznaczał upadek górnej platformy i natychmiast dno studni pieniędzy opadło na około 102 stopy, mierząc od poziomu gruntu na górze. Wcześniej został on oczyszczony do poziomu 88 stóp. Natychmiast po tym zawalił się szkielet szybu, zaczynając od dołu deska po desce, aż pozostało tylko około trzydziestu stóp górnego szkieletu. W poniedziałek zawaliła się górna część, pozostawiając starą studnię pieniędzy w postaci kompletnej ruiny. Otrzymaliśmy wtedy żeliwną pompę i maszynę parową z odlewnicze Bukto w Halifaksie, ale kotły były wadliwe i po spędzeniu znacznej ilości czasu, aż do wiosny tego roku, musieliśmy się poddać. Jednak dopiero wtedy, gdy udowodniliśmy, że wodę można wypompować w ciągu dwóch godzin. Obecnie mówimy o zleceniu całej pracy w filmie Sutherland and Company wykonawcom kolejowym, którzy zgodzili się ukończyć ją ku naszemu zadowoleniu zgodnie ze specyfikacją za 4000 dolarów i którzy wezmą na siebie całe ryzyko lub utracą zapłatę. W tym celu staramy się teraz zebrać wymaganą ilość akcji. Powyższe oświadczenie może być poświadczone pod przysięgą przez poważane osoby. Teraz pozostawiam sprawę wnikliwej opinii publicznej, aby stwierdziła, czy jesteśmy głupcami, za jakich niektórzy nas uważają, starając się na zawsze rozstrzygnąć tę kwestie. Przypuszczam jednak, że opinia publiczna oceni to po sukcesie, jaki odniesiemy. Jeśli uda nam się zdobyć duże bogactwo, będziemy uważani za bardzo rozsądnych ludzi. Jeśli zaś nie uda nam się dokończyć dzieła, zostaniemy uznani za grupę podążających za złudzeniami głupców, którzy nie nadają się do niczego innego, jak tylko do wystawienia na publiczne pośmiewisko. Ale fakty są uparte. Udowodniliśmy, że stara, tak zwana studnia pieniędzy, została wykopana i że woda musiała zostać wpuszczona do niej po jej wypełnieniu. Wypełnienie jej, pozostawienie śladów na głębokości dziesięciu stóp, Pokazuje, że woda nie wpłynęła do niej aż do momentu jej wypełnienia. Również, że tunel musiał być wykonany przed jej wypełnieniem, i że prawdopodobnie ostatnią rzeczą, jaką zrobiono, było przerwanie tamy i wpuszczenie wody. Przy okazji, pozostałości starej tamy były widziane na zewnątrz miejsca, gdzie znaleźliśmy odpływ i tunel na brzegu. Jak mogliście się przekonać, ta relacja wydaje się już nieco ubarwiona. Na przykład Daniel McGuinness nie znalazł w niej już po prostu okrągłego zagłębienia pod dębem, a trzy dęby rosnące na planie trójkąta, każde z korą pokrytą tajemniczymi symbolami wyciętymi nożem. Wiosną 1862 roku wykopano kolejny szyb, numer 9, na zachód od głównego. Miał 33 metry głębokości, a wykorzystanym pompom udało się uchronić go przed zalaniem. Nie natrafiono jednak na ślad kanału zalewowego. Następnie siły przerzucono do głównego szybu. Wykopano go i wzmocniono drewnianymi belkami do głębokości 31,5 metra. Dalsze prace jednak zarzucono, bo pompy przestały nadążać wypompowywać wdzierającą się wodę. W tym miejscu natrafić można na kolejną nieścisłość. Na głębokości 27,5 metra odnaleziono i wydobyto narzędzia, których używało w 1850 roku de Truro Company, a trzy metry niżej narzędzia pozostawione w 1804 roku przez The Onslow Company. Problem w tym, że jedne źródła jako miejsce odkrycia wskazują nowo wykopany szyb numer 9, a inne studnie pieniędzy. W odpowiedzi na fiasko poszukiwań tunelu zalewowego, wykopano kolejny szyb, opatrzony numerem 10. Umiejscowiono go w głębi lądu, na linii łączącej Główny Szyb i Zatoczkę Smiewskołów, a dokładnie 7,5 metra na północny wschód od Szybu numer 5, wykopanego do głębokości 10,5 metra w 1850 roku. Szyb numer 10 miał 15,2 metra głębokości, ale mimo oczekiwań nie przeciął żadnego kanału zalewowego. W związku z tym próbowano na różnej głębokości kopać z niego poziome korytarze, licząc na natrafienie takiego kanału właśnie. Jego przecięcie i zablokowanie mogłoby dać szansę na wypompowanie wody ze studni pieniędzy. Na żaden tunel zalewowy jednak natrafić się nie udało. W końcu i do tego szybu zaczęła przesączać się woda i prace musiały zostać przerwane. Kolejne działania The Oak Island Association miały miejsce w 1863 roku. Wczesną wiosną, choć niektóre źródła wspominają o jesieni rok wcześniej, Udało się w zatoce znaleźć coś, co źródła opisują jako box drainage. Nie jestem pewien, czy polskie odpływ skrzynkowy opisuje dokładnie to samo, ale mowa o czymś, co wygląda jak podwodna studienka, filtrująca i odprowadzająca wodę w konkretne miejsce w tym wypadku do studni pieniędzy. Za każdym razem, gdy udało się znaleźć takie miejsce, rozkopywano około 10 metrów i czopowano tunel gliną. Tempo napływu wody do szybu wtedy malało, ale morska woda bardzo szybko rozmywała taką blokadę i problem powracał. Pisał o tym Israel Longworth w 1866 roku, choć jest cytowany w dość delikatnie mówiąc swobodny sposób. I ciężko ustalić, gdzie kończy się cytat, a gdzie zaczyna tekst analizy cytatu. Z tego, co udało mi się ustalić, napisał. Około 30 lub 40 stóp drenażu zostało odsłoniętych i usuniętych. Ale ponieważ nie wpłynęło to na obniżenie wody w zachodnim, czyli pompowym szybie w wykopie numer 9, około 30 prętów od Śmiwskoów, dyrektor zarządził, że otwarty drenaż powinien zostać wypełniony ubitą gliną i uważał, że to zatrzyma dopływ wody do studni pieniędzy. Przed rozpoczęciem procesu glinowania woda w szybach studni pieniędzy i szybie zachodnim była prawie tak czysta i tak słona jak ta w zatoce, ale w trakcie jego trwania stała się bardzo mulista. Po wystarczającym wypełnieniu drenażu przez 3 lub 4 tygodnie glina osiadała i gęstniała. Po czym uruchomiono pompy w szybie zachodnim, gdzie stwierdzono, że operacja ta przyczyniła się do zmniejszenia poziomu wody o połowę. Okazało się jednak, że była to tylko chwilowa ulga, ponieważ pływy morskie wkrótce wymyły glinę. Wysunięto teorię, że szyb numer 9 nie był wystarczająco głęboki, aby skutecznie opróżnić z wody studnie pieniędzy. Robotnicy wybrali więc miejsce na kolejny, jedenasty już szyb. Umiejscowiono go około 30,5 metra na południowy wschód od Studni Pieniędzy i 6 metrów na południe od zakładanej linii tunelu zalewowego. Miał on 36,5 metra głębokości. Następnie z niego kopano w kierunku Smiewskołów, licząc na przecięcie tunelu zalewowego i skierowanie wody do nowo wykopanego szybu. Bezskutecznie. Inną odnogę wykopano w kierunku głównego szybu. Prace zostały jednak wkrótce wstrzymane na około 3 miesiące, podczas gdy Oak Island Association próbowało zebrać więcej pieniędzy na dalszą działalność. 24 sierpnia 1863 roku gazeta Nova Scotia donosiła, że prace zostały wznowione i że. Ludzie i maszyny pracują teraz pompując wodę z wcześniej zalanych szybów i mówi się, że są pełni nadziei, że przed upływem miesiąca uda im się odnaleźć skarb. Tak jak wspominałem, kolejną odnogę z szybu 11 skierowano w stronę studni pieniędzy. Udało się do niej przebić na głębokości pomiędzy 31 a 33 metrem, tuż powyżej poziomu wody, który był utrzymywany przez pompy pracujące przy innych połączonych szybach. Po przekopaniu ziemi w miejscu przebicia robotnicy wykopali na głębokości 29 metrów okrągły tunel prowadzący do dookoła studni pieniędzy, przecinając przy okazji kilka szybów wykopanych wcześniej. Podobno przecięto również jeden lub dwa inne boczne tunele, ale ich kierunku, głębokości i lokalizacji nie zanotowano. 20 grudnia 1863 roku gazeta The Colonist lub British Colonist, zależnie od źródła, opublikowała artykuł z wykopalisk z wyspy dębów. 2 stycznia donosiła, że odkrywca szybu Dan McGuinness znalazł dębowe kłody na głębokości 10 stóp, czyli 3 metrów, po czym wykopał jeszcze 15 stóp, czyli 4,5 metra. Z kolei 7 stycznia The Colonist opublikował pismo napisane przez członka The Truro Company 22 grudnia. Niestety, pomimo usilnych starań, nie udało mi się do tych artykułów dotrzeć. Ostatnie podejście firmy The Oak Island Association miało miejsce w 1864 roku. Prace wprawdzie kontynuowano, ale konsensus był taki, że niemożliwe jest wykonanie prac poniżej poziomu 33,5 m bez narażania się na zalanie, a jak wierzono, skarb znajdował się niżej. W pewnym momencie, podczas prac, znaleziono ujście tunelu zalewowego we wschodniej części studni pieniędzy. Samuel Fraser tak wspominał ten fakt w liście do AS Laudena w 1895 roku. Gdy weszliśmy do starego miejsca skarbu bocznym tunelem na głębokości 110 stóp, odcięliśmy ujście tunelu zalewającego. Gdy go otwieraliśmy, woda ciskała wokół skałami około dwa razy większymi od ludzkiej głowy, z wieloma mniejszymi, i wypędziła ludzi do tyłu dla bezpieczeństwa. Tunel zalewający został znaleziony w pobliżu szczytu naszego tunelu. Znaleziony wykonany przez człowieka ciek wodny nie dał się zatkać mimo usilnych starań. Jednocześnie nad firmą zaczęły gromadzić się czarne chmury. Oak Island Association było teraz jeszcze bardziej pod kreską, a jego inwestorzy byli całkowicie zniechęceni. Nieustanny napływ wody morskiej powodował erozję ścian studni, a obawiając się o zdrowie i życie, niektórzy robotnicy odmawiali wejścia do niej. Wezwani inżynierowie górnictwa zbadali szyb i uznali go za zbyt niebezpieczny, by prowadzić przy nim pracę. Zalecili jego zasypanie. Mając na koncie brak większych sukcesów, serię katastrof, fatalną opinię ekspertów i brak środków do działania, Oak Island Association nie miało innego wyjścia, jak zaprzestać działalności. Również i w tym przypadku, podobnie jak z Truro Company, dysponujemy opisem działań z prospektu inwestycyjnego Oak Island Treasure Company, i tym razem są jego dwie wersje. Obie jednak są bardzo krótkie, to też przytoczę je obie. Pierwsza brzmi następująco. Nic praktycznie nie zostało zrobione, o czym wiemy aż do 1863 roku. W tymże roku podjęto kolejny wysiłek w celu pokonania wody i zdobycia długo poszukiwanego skarbu. Przy tej okazji sprowadzono na teren prac silnik elektryczny i pompę. Silnik został umieszczony wraz z pompą w 118-stopowym szybie. Numer szósty i rozpoczęto prace mające na celu usunięcie wody i dwunastostopowej warstwy mułu na dnie szybu. Celem było udrożnienie szybu i tunelu pomiędzy nim a studnią pieniędzy, do której miał wpaść skarb, gdy nastąpiło wspomniane wyżej zawalenie. Przedsięwzięcie okazało się bardzo trudne, ponieważ woda płynęła wartkim strumieniem. Z powodu tego i innych przeszkód poczyniono niewielkie postępy. Ale ponieważ woda na drodze ze studni z pieniędzmi do pompy musiała przejść przez wiele stóp luźnej ziemi, możliwe było utrzymanie wody w szybie poniżej poziomu 100 stóp. Jednak najbardziej niezwykłą rzeczą związaną z tą firmą i na którą prosimy zwrócić szczególną uwagę jest fakt, że podczas pompowania woda w szybie przy brzegu numer 5, w którym utknął tunel, utrzymywała się na znacznie niższym poziomie niż przedtem czy potem. Co dowodzi istnienia podziemnego cieku wodnego. Mniej więcej w tym czasie ludzie zaangażowani w prace podziemne, z których jednym był wspomniany wcześniej pan AA Tapper, wpadli na pomysł, że szyb jest zagrożony zawaleniem i niektórzy z nich odmówili wejścia do niego. Przeprowadzono ekspertyzę szybu, która wykazała, że jest on w bardzo niebezpiecznym stanie i został natychmiast zlikwidowany. Pompa została wycofana, szyb opuszczony, a praca została zawieszona. Kierownictwo było w rozterce i nie wiedziało, w którą stronę się zwrócić lub jaki kurs obrać, aby pokonać przytłaczającą trudność. Druga wersja tego dokumentu brzmi tak. Prace zaniechane do 1863 roku. Ponieważ fundusze tej firmy w międzyczasie zostały wyczerpane, nic nie zostało zrobione, o czym wiemy aż do 1863 roku. W tym roku podjęto kolejny wysiłek w celu pokonania wody i zabezpieczenia długo poszukiwanego skarbu. Tym razem na ziemię sprowadzono potężny silnik i pompę. Silnik został umieszczony wraz z pompą. W 118 stopowym szybie nr 6 i rozpoczęto prace mające na celu usunięcia wody i 12 stóp mułu na dnie szybu. Zamiarem było oczyszczenie szybu i tunelu pomiędzy nim a studnią pieniędzy, gdzie rzekomo miał spaść skarb, i następnie wspomniane wyżej zawalenie się. Przedsięwzięcie okazało się bardzo trudne, ponieważ woda płynęła wartkim strumieniem i z powodu tego i innych przeszkód poczyniono niewielkie postępy. Ale ponieważ woda na swojej drodze ze studni pieniędzy do pompy musiała przejść przez wiele stóp luźnej ziemi, możliwe było utrzymanie wody w szybie poniżej poziomu 100 stóp. Ludzie zaangażowani w prace podziemne, jednym z nich był wspomniany wcześniej A.A. Tapper, padli na pomysł, że szyb jest zagrożony zawaleniem i niektórzy z nich odmówili wejścia do niego. Przeprowadzono ekspertyzę szybu, która wykazała, że jest on w bardzo niebezpiecznym stanie i został natychmiast zlikwidowany. Pompa została wycofana, szyb opuszczony, a prace zawieszone. W 1865 roku kamienna płyta z zaszyfrowaną wiadomością, znaleziona przez Onslow Company, została usunięta z kominka Johna Smitha i umieszczona w oknie introligatora firmy A-H w Creighton w Halifaxie. Kamień został tam wystawiony w nadziei, że pomoże w sprzedaży udziału firmy poszukującej skarbów. Znalazłem również źródło twierdzące, że kamień ten służył jako blat roboczy, przez co przez lata napis uległ zatarciu. W 1866 roku została uformowana kolejna spółka mająca dotrzeć do skarbu, a The Oak Island Association przekazała jej prawa do wyspy. Nowi poszukiwacze nazywali się The Oak Island Eldorado Company lub, lub potocznie The Halifax Company. Była to spółka, której prezesem został H.G. Hill, sekretarzem W.J. Vith, a skarbnikiem A.O. Creighton. Sprzedali 200 udziałów w firmie, po 20 dolarów każdy. Ich plan zakładał zbudowanie gliniano-drewnianej tamy w poprzek Smith's Cove, wypompowanie wody z zatoki i odcięcie w taki sposób dopływu wody do szybu przez tunele zalewowe. Tama ta istotnie powstała. Miała długość 115 metrów i wysokość ponad 3,5 metra. Została stworzona z drewna i gliny ze Smith's Cove. Niestety, czy to z powodu budulca, czy umiejętności, czy też złośliwości losu, może błyskawicznie zniszczyło tamę, uniemożliwiając jakiekolwiek postępy w wykopaliskach. Poszukiwacze jednak nie poddali się. Główny szyb został oczyszczony do głębokości 33 metrów, a nieustanne pompowanie było w stanie utrzymać stały poziom wody. Na głębokości 27,5 metra rozpoczęto odwierty badawcze. Na głębokości 33,5 metra natrafiono na drewno świerkowe, na 39 metrach na włókno kokosowe, wióry drzewne i węgiel drzewny. Na ponad 40 metrach trafiono na dąb, wióry świerkowe lub topolowe i włókno kokosowe. Na głębokościach od 48 do 50 metrów wszystkie wiertła natrafiły na czerwonawy margiel, naturalną dla wyspy skałę osadową. W 1867 roku powstał dwunasty szyb, położony 61 metrów na południowy wschód od studni pieniędzy, 53 metry od szacowanej linii tunelu zalewowego. Osiągnięto głębokość 33,5 metra, a następnie wykopano wiele poziomych tuneli w celu znalezienia tunelu zalewowego i aby dostać się do studni pieniędzy. Udało się znaleźć wejście tunelu zalewowego do studni pieniędzy, wypełnione okrągłymi kamieniami. Wejście było szerokie na 2,5 stopy, czyli 76 cm, wysokie na 4 stopy 1,2 m i nachylony pod kątem 22,5 stopnia. Autentyczność dopływu udało się ustalić dzięki glinie, która wrzucona w pobliże dopływu w rzatoce po około 30 minutach, pojawiała się w wykopanym szybie. Mimo osiągnięć okazało się, że prace nie mogą być kontynuowane. Gdy nie udało się wydobyć nic interesującego, grupa porzuciła poszukiwania w 1867 roku. W 1870 roku sędzia Mather Biles des Brisey, zapalony historyk, wydał książkę History of the County of Lunenburg. Książka ta zawiera pierwszą relację o odkryciu studni pieniędzy, o której można powiedzieć, że ktoś próbował ją weryfikować i którą można uznać za w jakimś stopniu wiarygodną. Przytoczyłem ją przy okazji omawiania odkrycia. Również w 1870 roku w zatoce Mahone pojawił się śniady nieznajomy, mówiący z obcym akcentem. Za pół tysiąca dolarów kupił słup i wynajął dwóch lokalnych rybaków do jego obsługi. Wypłynął łodzią 30 mil w morze do miejsca na południe od Halifaxu. Tam wykonał pomiary położenia słońca i obrał kurs na północny zachód w stronę stałego lądu. Gdy tylko Slup dotarł do wybrzeża, obcy wyjął jakieś stare zapiski i zaczął je studiować. Starał się trzymać na dystans pomagających mu rybaków, ale udało im się zobaczyć, że mężczyzna dokonywał notatek opisanych przez nich jako jidysz albo odręczny niemiecki. Kurs, który obrał skierował go nie do Zatoki Mahon, ale do Zatoki Świętej Małgorzaty, kilka mil bardziej na północny wschód. Przybysz ponawiał próby dzień w dzień, aż do jesieni, po czym wrócił ponownie na wiosnę. Wszystko wskazuje na to, że nigdy nie znalazł tego, czego szukał, gdyż wkrótce zniknął. Co ciekawe, okazuje się, że dziś, z pomocą dokładniejszych map i przyrządów, można wytyczyć północno-zachodni kurs z miejsca na południe od Halifaxu tak, że ominie on wszystkie wyspy i trafi bezpośrednio w wyspę dębów. Czy to tam chciał dotrzeć tajemniczy nieznajomy? Nie wiadomo. Nie ma też pewności, czy faktycznie istniał, czy to tylko kolejna z legend. W 1872 roku ukazała się książka The Treasure of the Seas autorstwa Jamesa de Mille. Jej fabuła opowiadała o trzech nastolatkach na wyprawie na niezamieszkałą wyspę w poszukiwaniu skarbów. Na niej znaleźli dół, wokół którego rosły drzewa, jednak w centrum nie rosło nic nawet mech czy paprocie jakby został przeklęty. Ewidentnie widać tu podobieństwa do historii odkrycia na wyspie dębów. Istnieje możliwość, że była ona przyczyną odmłodzenia odkrywców studni pieniędzy i zaczęto odkrycie przypisywać trzemnastolatkom, podczas gdy istnieją przesłanki pozwalające sądzić, że w istocie przynajmniej dwóch z trzech odkrywców było w okolicach trzydziestki. Wiosną 1878 roku Sofia Sellers, córka Antonego Graves'a orała pole na działce numer 19 pomiędzy Studnią Pieniędzy, około 100 metrów od niej, a Zatoką Smith's Cove, gdy nagle jej zaprzęg wołów zapadł się pod ziemię. I to dosłownie. Nagle uformowane zapadlisko miało głębokość 4,5-5,5 metra i szerokość od 180 do 250 cm. Miejsce to stało się znane jako Sinkhole lub Caving Pit. W 1885 roku w ziemi, na brzegu Zatoki Smith's Cove, poniżej linii przepływu znaleziono marynarski gwizdek o starodawnej konstrukcji. Wykonany był z kości lub kości słoniowej. W 1887 roku zmarł Antony Graves, właściciel działki, na której znajdowała się studnia pieniędzy. Jego majątek odziedziczyły dwie córki: Sofia, żona Henry'ego Sellersa z Chester Basin i Rachel, żona Abrahama Ensta z Mahone. Około 1890 roku na wyspie została odkryta miedziana moneta o wadze półtorej uncji 42,5 g) datowana albo na 1317, albo na 1713 rok, w zależności od źródła. Wprawdzie znaleziono ją poza studnią pieniędzy, choć dziś nie sposób ustalić już gdzie. Ale wydarzenie to ponownie rozpaliło nadzieję na odkrycie skarbu. W 1893 roku zawiązała się kolejna spółka licząca na odnalezienie skarbu. Frederick Leander Blair i Samuel C. Fraser założyli w stanie Main firmę Oak Island Treasure Company. Blair urodził się 14 czerwca 1867 roku w Amherst w hrabstwie Cumberland w Nowej Szkocji. Był sprzedawcą ubezpieczeniowym i pierwszy raz o wyspie Dębów usłyszał w wieku 17 lat. Prezesem firmy został A.M. Bridgman, skarbnikiem H.C. Tupper, a dyrektorami George Houghton i C.C. L. Moore. Spółka za 30 tysięcy dolarów wydzierżawiła ziemię na wyspie Dębów wraz z prawem własności do wszystkiego, co zostanie wydobyte w ciągu najbliższych trzech lat. Firma wyemitowała również akcje warte 60 tysięcy dolarów w cenie po 5 dolarów za sztukę. Oprócz tego Blair odbył rozmowy z Jamesem McInnisem, wnukiem Daniela, jednego z pierwotnych odkrywców studni pieniędzy. Ten przekazał mu wszystkie informacje na temat odkryć na wyspie, jakie posiadał. 26 grudnia 1893 roku The Boston Traveler opublikował historię J. Edwarda Wilsona, który twierdził, że w 1866 roku dostał mapę wykonaną 40 lat wcześniej. Na mapie miało być zaznaczone położenie skarbu na nienazwanej wyspie na południowo-zachodnim wybrzeżu Nowej Szkocji. Wilson twierdził również, że pod dębem wykopany był szyb, nad którego znajdował się tunel prowadzący do poziomu morza. W szybie jednak miało nie być żadnego skarbu. Ten został zakopany w pewnej odległości od niego, zaledwie 6 metrów pod ziemią. Artykuł J. Edwarda Wilsona został również opublikowany 3 stycznia 1894 roku w The Halifax Evening Mail. Kolejny artykuł w lokalnej prasie ukazał się w czerwcu. Wtedy to gazeta Halifax Chronicle Herald informowała, że dwaj robotnicy na wyspie ledwo uniknęli śmierci od spadających skał, gdy dźwig upuścił ładunek w dół szybu. Dzięki temu artykułowi wiemy, że w czerwcu były już prowadzone na wyspie prace, choć nie da się uściślić, kiedy się rozpoczęły. Źródła zgodnie informują, że miało to miejsce latem 1894 roku, co oznaczałoby, że wypadek wydarzył się wkrótce po rozpoczęciu prac. Frederick Blair i jego współpracownicy rozkopali zapadlisko Cave in Pit, które oznaczono numerem 13. Rozkopali je do głębokości 16–17 metrów i zauważyli, że oryginalne zagłębienie miało od 180 do 250 cm średnicy, było wypełnione luźną ziemią, a jego brzegi znaczyły ślady kilofów. Do szybu numer 13 zaczęła wdzierać się słona woda, której nie sposób było wypompować. Na tej podstawie stwierdzono, że zapadlisko powstało w wyniku zawalenia się szybu wentylacyjnego, który wykonano podczas kopania 160-metrowego kanału zalewowego. Po zawaleniu się konstrukcji pod ciężarem zwierząt woda z zatoki przez tunel wdzierała się i do szybu numer 13. Wykopano więc szyb numer 14, oddalony o 9 metrów na wschód od głównego szybu i jak zakładano 2,5 metra na północ od tunelu zalewowego. Na głębokości 16,5 metra wykonano 6-metrowy poziomy tunel na południe, spodziewając się przeciąć wspomniany kanał doprowadzający wodę. Nic takiego nie miało miejsca, zaczęto więc kopać w górę. Dokopano się do głębokości około 7,5 metra od powierzchni, wciąż nie znajdując tunelu zalewowego. Późniejsze oceny stwierdziły, że kanał zalewowy miał znajdować się 12-15 metrów głębiej niż szacowano. 26 grudnia 1894 roku bostoński The Traveller donosił o znalezionym 50 lat wcześniej planie wyspy u wybrzeży Nowej Szkocji, z zaznaczonym skarbem 20 stóp pod powierzchnią ziemi, w pewnej odległości od dębu, przy którym wykopano szyb. Nie udało mi się dotrzeć do tego artykułu, ale z dostępnych informacji trudno nie odnieść wrażenia, że artykuł ten był inspirowany doniesieniami J. Edwarda Wilsona sprzed roku. Przy czym inspirowany to zdecydowane niedopowiedzenie. Wszystkie informacje pokrywają się z poprzednimi. 2 kwietnia 1895 roku odbyło się w Truro spotkanie Oak Island Treasure Company, podczas którego generalnym menedżerem mianowano na okres od maja do września A.S. Lowdena. Jednocześnie próby zebrania pieniędzy na nową pompę zakończyły się fiaskiem. W tym czasie zaplanowany został, jak to określono, szturm na studnie pieniędzy. Niestety inżynier górniczy Adams A. Tupper lub A. Sloden skierował akcję na niewłaściwy szyb, zamiast głównego rozkopany został przez pomyłkę szyb numer 3, oddalony od studni pieniędzy o 3 metry na północny zachód. Udało się dokopać na głębokość ponad 16,5 metra. Później pompy przestały nadążać wypompowywać wodę. 19 czerwca 1895 roku Samuel Fraser napisał o swojej pracy w 1866 roku, gdy miał pełnić funkcję brygadzisty. We wrześniu prokurator generalny Nowej Szkocji, J.W. Langley, powiadomił Frederica Blaira, że jakikolwiek skarb podkryty na wyspie Dębów należeć będzie do królowej, reprezentowanej przez rząd Nowej Szkocji. Po negocjacjach uzgodniono podział ewentualnego łupu. Rządowi miał należeć pewien procent majątku. Reszta natomiast miała trafić do znalazcy. 26 listopada w Truro odbyło się spotkanie Oak Island Treasure Company. Powołano nowy zarząd firmy. Kierownikiem został T. Pearlie Putnam, skarbnikiem Frederick Blair, a dyrektorem kapitan John William Welling. Oprócz tego w zarządzie znaleźli się George Fullerton, W.H. MacDonald i William Chapel. Udało się też w końcu zebrać 2000 dolarów na nową pompę. Również w 1895 roku Record Publishing Company opublikowało The Story of Oak Island. Zawierała ona fragmenty napisane w listopadzie 1893 roku przez Adamsa Tapera dotyczące Oak Island Treasure Company oraz historię studni pieniędzy od 1795 roku. Potem albo nastąpiła roczna przerwa w działaniach, albo nie ma na ten temat żadnych informacji. Kolejne doniesienia pochodzą z października 1896 roku. Wtedy to wznowiono pracę w Studni Pieniędzy. Osuszono ją i oczyszczono do głębokości 21 metrów, ale poniżej tej głębokości pompy nie były w stanie już poradzić sobie z wdzierającą się wodą. Oprócz tego znajdujący się w pobliżu Smith's w 23-metrowy szyb numer 4 z 1850 roku pogłębiono o metr, ale wówczas do środka wdarła się woda. W marcu 1897 roku T.R. Black z Amherst poinformował Frederica Blera, że rząd Nowej Szkocji zrzeknie się roszczeń do pierwszych 50 tysięcy dolarów wartości odzyskanego skarbu, a od reszty pobierze 2%. 26 marca 1897 roku miała miejsce druga tragiczna śmierć w studni pieniędzy. Robotnik nazwiskiem Maynard Kaiser zginął w wyniku obrażeń od upadku. Lina ześlizgnęła się z koła pasowego i spadł w dół szybu. 22 kwietnia, kopiący w domniemanej studni pieniędzy dotarli na głębokość 33,5 metra. Tam natrafili na tunel wykopany w latach 60. XIX wieku. Prawdopodobnie wtedy zorientowali się, że to, co brali za główny szyb, było w istocie szybem numer 3. Poziomy tunel skierował ich w stronę właściwego miejsca. Na wiosnę wykopany został również kolejny szyb, opatrzony numerem 15. Powstał 7,5 metra na północ od zapadliska Cave In, czyli szybu numer 13. Na głębokości 25 metrów został wykopany poziomy tunel w kierunku południowym w poszukiwaniu tunelu zalewowego. Tego jednak nie udało się odkryć. Natrafiono za to na tunel o wymiarach 120 na 180 cm wykopany przez The Halifax Company. 9 czerwca udało się oczyścić studnie pieniędzy do poziomu 34 metrów. Znaleziono we wschodniej ścianie otwór o szerokości 75 cm i wysokości 120 cm, który uznano za wylot tunelu zalewowego. Tunel wypełniony był piaskiem, żwirem i kamieniami plażowymi. Ściany były wyraźnie prostopadłe, wyrzeźbione w litej glinie, ewidentnie wykonane przez człowieka. Środkiem wypływała woda morska. W piasku i żwirze znaleziono drewniany wiór, kawałek kory i ptasią kość. Przedmioty te musiały pochodzić z zewnątrz, a więc stwierdzono, że tunel ten ma ewidentne połączenie z brzegiem morza i to tamtędy dostały się te artefakty. Później w czerwcu prace zostały jednak wstrzymane, gdyż zawór pompy uległ awarii i poziom wody błyskawicznie podniósł się, zrównując się w szybie z poziomem morza. Kolejne wydarzenia niezwykle ciężko umiejscowić w czasie. Mamy jedynie pewność, że miały miejsce w 1897 roku, prawdopodobnie latem. Wtedy to różdżka Chapman z Medford w Massachusetts zmapował różne pozycje tuneli. Oak Island Treasure Company wykonało odwiert na głębokość 46,5 m, po czym napotkało 18 cm miękkiego kamienia, 12 cm dębu, a potem być może miękki metal. Operator wiertnicy William Chapel znalazł podobno na wiertle ślady złota, ale zachował to w tajemnicy. Gdzie znajdował się ten odwiert, niestety nie wiadomo. Kolejne pięć odwiertów wykonano w pobliżu Zatoki Smith's Cove. Wszystkie były rozmieszczone co 4,5 metra i oddalone o 15 metrów od poziomu wody w trakcie przypływu. Miały głębokość od 24 do 29 metrów. Tylko środkowy otwór dotarł do słonej wody na głębokości ponad 24 metrów, ale do wszystkich załadowano od 50 do 75 funtów dynamitu. To daje od 22,5 do 34 kg ładunku wybuchowego w każdym otworze. Mimo to eksplozje nie spowodowały znaczących zmian. Zdetonowanie 160 funtów, czyli 72,5 kg dynamitu w środkowym otworze sprawiło, że woda w studni pieniędzy i Kevin Pitt zaczęła się pienić i bulgotać, co udowodniło połączenie tych dwóch miejsc z brzegiem morza. Kapitan Welling odkrył ułożony z kamieni trójkąt równoboczny w pobliżu znaku wysokiej wody na południowym brzegu. W oryginale pada określenie High Water Mark, które może oznaczać taki znacznik określający najwyższy zanotowany poziom wody. Najprawdopodobniej jednak chodzi po prostu o widoczne ślady dokąd sięgał przypływ. Trójkąt miał boki długości 3 metrów z podstawą biegnącą w przybliżeniu ze wschodu na zachód. Po akcji z wysadzaniem w powietrze tuneli zalewowych rozpoczęto pracę w studni pieniędzy. Wypompowano wodę do poziomu 30,5 m, a na poziomie 27,5 m wybudowano platformę. Na niej ustawiono maszynę wiertniczą, wyposażoną w calowe wiertło. Pierwsze wiercenie na poziomie 38,5 m natrafiło na grubą na 15 cm warstwę dębu, a następnie na żelazo, przez które nie dało się przebić. Drugi otwór wykonano 30 cm od pierwszego. Odwiert sięgnął głębokości 46,5 m, po czym trafił na miękki kamień lub cement o grubości 17,5 cm, a następnie 15 cm litego dębu. Pod nim była 3-5 cm szczelina, a potem miękki metal. Następnie wiertło natrafiło na metalowe wióry lub fragmenty metalu. Po czym zatrzymało się na niedającej się pokonać metalowej warstwie na głębokości 47 metrów. Odwierty zawierały dębowe wióry, włókno kokosowe i inne fragmenty, z których jeden okazał się dość sensacyjny, ale to za chwilę. Trzeci odwiert natrafił na drewno na 37 m, a następnie na cement na głębokości 46,5 m. Następnie wiertło przeszło przez mieszankę drewna i cementu grubą na 120 cm, potem sam cement przez 90 cm, a następnie zbryloną glinę sięgającą prawie 49 m. Na głębokości 52 m natrafiono znów na metalową barierę. Próby jej pokonania dały mizerne efekty. 2-3 godziny wiercenia pozwoliły się zagłębić jedynie na 6 mm. Próby magnesem wykazały obecność metalowych wiórów. Czwarty odwiert natrafił na żelazo na 50,5 metra, przebił się przez nie i utknął w glinie na głębokości ponad 57 metrów. Piąty napotkał na cement na 46 m, który ciągnął się przez kolejne 6, a następnie utknął w glinie na głębokości 53,5 metra. Jeden z otworów na głębokości 38,5 metra ujawnił tryskającą wodę, napływającą w tempie 400 galonów, czyli około 1500 litrów na minutę. To sugerowało połączenie tunerem z południowym brzegiem wyspy. Tymczasem w sądzie Wamherst dr A. F. Porter studiował z lupą wydobyty podczas ostatnich odwiertów materiał. Znalazł niewielki kawałek, który wydawał się być pergaminem z fragmentem napisu zapisanego czarnym tuszem. Miał wymiary około 6 na 12 mm. Na nim widniały zapisane piórem litery VI, UI lub WI. Choć, patrząc na zdjęcie, uważam, że druga litera wcale nie musi być literą I, a fragmentem jakiejś innej. Eksperci z Bostonu przebadali ten fragment i potwierdzili, że istotnie był to pergamin z owczej skóry zapisany czarnym tuszem. Z kolei dwie próbki cementu, na jakie natrafiono podczas odwiertu, zostały wysłane do analizy chemicznej do A. Bulk Roberts Company w Londynie. Analiza wykazała, że obie próbki zawierają w przybliżeniu 37% wapna, 33% węglanów, 13% krzemionki, 10% żelaza i tlenku glinu i 5% magnezu. Chemicy orzekli, że cement ten musiał być wytworzony przez człowieka. W październiku 1897 roku rozpoczęto kopanie kolejnego szybu, numer 16. Umiejscowiony został 12-14 metrów na południe od studni pieniędzy. Plan zakładał dokopanie się do głębokości ponad 53 metrów, a następnie wykonanie poziomego tunelu pod metalową warstwą. Później ten szyb miał być wykorzystywany do wypompowywania wody podczas prac w głównym szybie. Jednak po dotarciu do poziomu 29-35 metrów z tunelu wykopanego w latach 60. XIX wieku na poziomie 21 metrów do szybu zaczęła wdzierać się woda blokując pracę. W styczniu 1898 roku wykopano kolejny, 17 już szyb. Umiejscowiono go 10,5 metra na południowy zachód od poprzedniego i 24 metry od studni pieniędzy. Cel był taki sam jak poprzednio przekopanie się pod żelazną przeszkodą. Na głębokości 32 metrów natrafiono na suchy tunel wykonany przez The Halifax Company. 1 kwietnia, gdy dotarto na głębokość 48,7 metra, słona woda wdzierająca się przez pokład piasku stała się nie do opanowania. Próby wypompowywania wody były bezskuteczne i szyb musiał zostać porzucony. Kolejne dwa szyby, osiemnasty i dziewiętnasty, zostały porzucone z powodu ruchomych piasków, niestabilnej ziemi, głazów i napływu wody. Osiemnasty sięgnął 41 metrów, dziewiętnasty 29. Szyb dwudziesty, wykopany w pobliżu studni pieniędzy, został wydrążony do głębokości 49 metrów, po czym nastąpił gwałtowny napływ wody. Jednocześnie poziom wody w studni pieniędzy obniżył się o ponad 4 metry, co wyraźnie świadczyło, że oba szyby są połączone. W ciągu kolejnych trzech miesięcy przeprowadzano badania wody w szybach. Pumpowano wodę do szybu numer 20, co spowodowało pojawienie się mulistej wody w trzech oddalonych od siebie miejscach na południowym brzegu poniżej linii odpływu, ale nie w zatoce smiewskołów. Bardzo podobne rezultaty osiągnięto zabarwiając wodę w studni pieniędzy czerwonym barwnikiem i obserwując gdzie on się pojawi. Pojawiło się więc podejrzenie, że istnieje drugi tunel zalewowy dostarczający wodę z południowego brzegu wyspy. Bazując na badaniach przepływu wody postanowiono okolice południowego brzegu potraktować dynamitem. Brak informacji o szczegółach wiadomo jedynie, że użycia materiałów wybuchowych na południowym brzegu wyspy poskutkowało pojawieniem się mulistej wody w studni pieniędzy. Następnie wykonano kolejny już szyb 21. Sięgnął 44 metrów, po czym porzucono go z powodu ruchomych piasków, niestabilnej gleby, głazów i napływającej wody, podobnie jak 18 i 19. Później nastąpiła ponad roczna przerwa w pracach, albo nie ma o nich żadnych informacji. Dopiero w październiku 1899 roku wykopano szyb 22. Miał wymiary 150 na 250 cm i był umiejscowiony na zachód od głównego. Napotkano bardzo dużo śladów po narzędziach, prawdopodobnie z 1850 roku. Na głębokości 34,5 m pompy przestały nadążać wypompowywać wodę. W maju roku 1900 wykonano kolejne wiercenia w szybie głównym w celu zbadania potencjalnej komory zbudowanej z cementu. Tym razem jednak w co najmniej 8 odwiertach o głębokości 38,5 metra napotkano jedynie na żwir, głazy i glinę. Ze względu na niepowodzenia większość aktywów Oak Island Treasure Company została sprzedana. W grudniu udziały wielu osób z firmy wykupił Frederick Blair. W 1901 roku znaleziono kolejny gwizdek. Miał około 8 cm długości i kształt skrzypiec. Znaleziono go na brzegu Zatoki Smiths' Cove. 2 lipca 1904 roku Harry F. Black Zamherst, Amherst, agent Frederika Blera, złożył wniosek i na podstawie Nowa Scotia Mines Act. Otrzymał 40-letnią dzierżawę obszaru 140 na 150 metrów na wyspie w celu wydobywania srebra i złota z wyłącznym prawem do kontaktu z właścicielami gruntów. 26 grudnia 1905 roku Harry Black scedował prawo do dzierżawy terenów na wyspie dębów na Frederica Blera. 18 marca 1909 roku kapitan Henry Livingston Bowden, inżynier, ogłosił w gazecie New York Herald oraz New York Times swój zamiar rozwiązania zagadki wyspy dębów. Jak twierdził. Przy użyciu nowoczesnych metod i maszyn odzyskanie tego skarbu jest łatwe, śmiesznie łatwe. Założył The Old Gold Salvage and Wrecking Company z siedzibą w Nowym Jorku. Spółka miała 250 tysięcy dolarów kapitału akcyjnego, a w zarządzie zasiedli Henry Livingston Bowden jako prezes, Frederick Leander Blair jako wiceprezes, Leon H. Andrews jako skarbnik, George D. Mosher jako sekretarz i kapitan John William Welling jako dyrektor. Oprócz tego, na liście nazwisk powiązanych z firmą znajdują się: John W. Shields, Duncan Gilbert Harris, Albert Eugene Gallatin. Listę zamykał 27-letni prawnik z Nowego Jorku, Franklin Delano Roosevelt. Pracował on wówczas w nowojorskiej firmie Carter, Ledyard Midburn, gdy zakupił akcję i dołączył do swoich szkolnych kolegów i przyjaciół w ekspedycji The Old Gold Salvage and Wrecking Company. Było to tuż przed jego kandydaturą na senatora, a później gubernatora Nowego Jorku. Jego zainteresowanie wyspą to temat na całkiem osobną opowieść, ale pozwólcie, że zrelacjonuję wam ją w skrócie. Oczywiście większość tych informacji pochodzi z trzeciej czy czwartej ręki, ale nawet z tego wyłania się ciekawy i w miarę spójny obraz. Zainteresowanie Franklina Delano Roosevelta wyspą dębów sięgało jego lat chłopięcych, spędzonych w domu letniskowym jego rodziców: Sary Anne Delano Roosevelt i Jamesa Roosevelta I, położonego na wyspie Campobello w zatoce Fundy w Nowym Brunszwiku, gdzie to spędził cztery dni na pobliskiej wyspie Grand Manan, szukając skrzyni rzekomo zakopanej przez kapitana Kida. Jedyne co znaleźli, to stara deska, na której jakiś oszust wyrył WK inicjały Williama Kida. W wywiadzie, którego w 1967 roku udzielił Duncan G. Harris, przyjaciel rodziny Roosevelta, powiedział Franklin myślał, że są to zaginione klejnoty Ludwika XVIII, a Maria Antonina, kiedy uciekali, miała klejnoty w małej torebce w kaleszy. Przekazała klejnoty damie dworu, a ta udała się do Kanady, w pobliżu Campo Bello. Ta dziewczyna zawsze mówiła, że klejnoty zostały zakopane w Mahone Bay w Nowej Szkocji, Dlatego, Franklin, który usłyszał tę historię, włożył trochę pieniędzy w naszą ekspedycję. W sierpniu 1909 roku dostrzegł okazję do dołączenia się do poszukiwań i tego lata odbył kilka wizyt na wyspie. Niektórzy z jego nowojorskich przyjaciół podzielili jego zainteresowanie i również zakupili udziały w przedsięwzięciu. Dołączyli do dwóch dobrze znanych z poprzednich poszukiwań osób Frederica Blera i kapitana Johna W. Wellinga. Będąc jedynie inwestorem, Roosevelt nie bywał często w miejscu poszukiwań, ale będąc zapalonym żeglarzem, gdy podczas rejsu wzdłuż wybrzeży Nowej Szkocji pływał w pobliżu, wstąpił na Wyspę Dębów, by odwiedzić przyjaciół i zobaczyć, jak przebiega cała operacja. Wizyta trwała 1 dwa dni i to wtedy zrobiono większość zdjęć przedstawiających Roosevelta na wyspie. Wracając do początku historii The Old Gold Salvage and Wrecking Company. Henry Bowden zapowiedział, że jego firma wznowi poszukiwania domniemanego skarbu pirata Kapitana Kida, czyli klejnotów koronnych Francji. W maju w New York Sun Henry Bowden ogłosił, że sprzeda część akcji swojej firmy. 23 czerwca Frederick Blair zawarł umowę z rządem Nowej Szkocji o wyłączne prawo do poszukiwania skarbów na tym obszarze przez taki sam okres, na jaki trwa dzierżawa, przy czym rząd miał otrzymać 2% wartości każdego znaleziska. 27 sierpnia 1909 roku na Wyspę Dębów przybyli Henry Bowden wraz z robotnikami. Założyli obóz Camp Kid. W pobliżu Smiths Cove rozpoczęli wykopaliska w poszukiwaniu tunelu zalewowego, ale bezskutecznie. Z kolei studnia pieniędzy została rozkopana przy użyciu koparki. Wyrwano platformy, drabiny i wzmocnienia do poziomu 32,5-34,5 m. Wykonano 25 odwiertów pod różnymi kątami i o różnej głębokości, aż do skały macierzystej na głębokości od 47 do 52 metrów. Napotkano jedynie glinę, piasek, kamienie i wapień, nasączony przez wodę. Późniejsze badania sugerują jednak, że wierceń nie dokonano bezpośrednio w studni pieniędzy. W tym momencie miejsce znane jako Studnia Pieniędzy było oczyszczone i zbadane do głębokości 34 metrów. Aby zbadać teren poniżej wysłani zostali nurkowie. Wprawdzie w szybie, jak i dookoła wykonano wielokrotne wiercenia badawcze, to wydobyte próbki nie zawierały niczego interesującego. Kapitan Bauden zbadał również Zatokę Smiths Cove, gdzie widziano podobno śrubę z uchem w kamieniu. Grupie udało się odkryć resztki pochodzącego z 1850 roku koferdamu. Niestety nie udało się znaleźć niczego ciekawego. Bauden zbadał później w Halifaxie kamień mający zawierać kamienny szyfr i stwierdził, że jest to skała bazaltowa bez żadnych symboli. Biorąc pod uwagę twardość skały, wątpił, czy dałoby się zatrzeć na niej jakiekolwiek znaki, gdyby wcześniej się na niej znajdowały. The Old Gold Salvage and Wrecking Company zakończyła działalność w listopadzie 1909 roku, ale Roosevelt interesował się doniesieniami na temat studni pieniędzy do końca swojego życia. Jego zachowane dokumenty osobiste zawierają korespondencję związaną z Wyspą Dębów datowaną na 1939 rok, gdy był już w trakcie drugiej kadencji jako prezydent Stanów Zjednoczonych, a jego koledzy z 1909 roku, jak i późniejsi badacze zajmujący się sprawą, przez następne 30 lat zgodnie twierdzili, że utrzymywał on wielkie zainteresowanie zagadką skarbu na Wyspie Dębów. Z pomocą przyjaciela rodziny Duncana G. Harrisa był na bieżąco z działaniami przeprowadzanymi na wyspie i wymieniał listy z dwoma kolejnymi poszukiwaczami skarbów na wyspie w latach 1937-1939. Byłem burmistrzem Chatham w New Jersey, Gilbertem D. Hedenem i nowojorskim profesorem Edwinem H. Hamiltonem. Przeczytał również artykuł o wyspie w Popular Mechanics w kwietniu 1939 roku. Roosevelt miał sentyment do wyspy i fascynował się ukrytym na niej skarbem, co widać choćby po jego liście do Edwina Hamiltona z 31 sierpnia 1938 roku. Drugi panie Hamilton, pańska wiadomość przyszła, gdy byłem na moim rejsie po Pacyfiku, Żałuję, że nie mogłem pojechać tego lata na wybrzeże i odwiedzić Wyspę Dębów i zobaczyć pracę, którą pan wykonuje, bo zawsze będę zainteresowany tym romantycznym miejscem. Mam nadzieję, że da mi pan znać, jak sobie radzi pan przy użyciu nowoczesnych metod. Nasze były, obawiam się, nieco przestarzałe, kiedy byliśmy tam ponad ćwierć wieku temu. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Franklin Delano Roosevelt. W serii kolejnych listów Roosevelt rozmawiał z Hamiltonem o ustaleniach dotyczących ponownej wizyty na wyspie. Omówili nawet pomysł wykorzystania statku marynarki wojennej do odbycia podróży. Gdyby nie wojna, która mu to uniemożliwiła, być może by na wyspę wrócił. Z Rooseveltem wiąże się w tym momencie inna ciekawa osoba. Kontradmirał Richard E. Byrd Jr., Trudno ustalić, kiedy Byrd działał na wyspie Dębów, ale wiadomo, że był pasywnym inwestorem i doradzał Rooseveltowi w kwestiach wyspy. Byrd był amerykańskim lotnikiem, pionierem wypraw polarnych. W 1926 roku wraz z Floydem Bennettem dokonał próby przelotu samolotem nad biegunem północnym. W 1927 roku próbował zdobyć Ortic Price, która miała być przyznana za pierwszy przelot ze Stanów Zjednoczonych do Francji. Lot zakończył się sukcesem, ale w zdobyciu nagrody ubiegł go Charles Lindbergh. W 1928 roku rozpoczął wyprawę na biegun południowy, nad którym przeleciał samolotem w 1929 roku. Później brał udział w kolejnych wyprawach na biegun południowy. Odbyły się one w latach 1933–35, 1939–41, 1946–47 i 1955–56. Te dwie ostatnie przeszły do historii jako Operacja High Jump i Operacja Deep Freeze. I jakkolwiek losy admirała Berda nie muszą mieć związku z Wyspą Dębów, tak są ludzie łączący wspomniane dwie operacje z tajemniczym i niedostępnym skarbem z wyspy. Operacja High Jump oficjalnie miała na celu ćwiczenia personelu i sprzętu w strefie podbiegunowej, rozszerzenie amerykańskiej zwierzchności nad Antarktydą, sporządzenie analizy wykonalności i utrzymania bazy, wynalezienie technik stworzenia i utrzymania baz lotniczych na lodzie oraz różnego rodzaju badania. W operacji zaangażowano 4700 ludzi, 13 okrętów i wiele samolotów, co według osób wątpiących w oficjalną wersję jest siłami znacznie większymi niż operacja tej rangi wymaga. Oprócz tego, ludzie ci wskazują na fakt, że operacja miała miejsce niecałe dwa lata po wojnie, trwała znacznie krócej niż zakładano, a podkreślają niemiecką aktywność przed i w trakcie wojny w obszarze Nowej Szwabii na Antarktydzie. Ich teoria ma dwa warianty. Ten mniej sensacyjny zakłada, że Amerykanie mieli rozprawić się z pozostałościami III Rzeszy, a konkretnie zniszczyć pełną ubotów tajną bazę nazistów na Antarktydzie. Ta bardziej sensacyjna wersja głosi, że przelatując nad Antarktydą, Byrd odkrył na biegunie ogromny otwór, pozwalający wlecieć do wnętrza Ziemi, gdzie znalazł żyjącą tam cywilizację. W swoich raportach opisywał potem cudowny świat zamieszkiwany przez ludzi o delikatnych rysach twarzy, wyprzedzających w rozwoju o tysiące lat ludzi żyjących na powierzchni Ziemi. Za próby opisywania tego, co widział, Byrd miał zostać uznany za chorego psychicznie i uciszony. Mimo to kilka lat później rzekomego wariata przywrócono do łask z rozkazu prezydenta, by mógł pokierować kolejną wyprawą na biegun o kryptonimie Operacja Deep Freeze. Cóż... Powiedzieć, że to niewiarygodne i sensacyjne, to jak nie powiedzieć nic. Ponieważ jednak nie miejsce to i czas, aby rozpatrywać tę teorię, powiem jedynie, że widziałem wypowiedzi łączące w jakiś sposób pracę Byrda na Wyspie Dębów z rzekomymi odkryciami na biegunie. Jedni dość ostrożnie zauważali tylko jego powiązania z dwoma kontrowersyjnymi historiami, inni sugerowali, że w jakiś sposób tajemnica z Wyspy Dębów mogła wpłynąć lub nakierować go na cywilizację z wnętrza ziemi. A jaka jest prawda? Cóż, niewątpliwie Byrd był odważnym i ciekawym świata człowiekiem i jego udział w poszukiwaniach na wyspie niespecjalnie mnie dziwi, nawet jeśli chodziło tylko o doradzanie Rooseveltowi. Zostawmy już jednak Franklina Delano Roosevelta i powróćmy do historii. Tak jak mówiłem, The Old Gold Salvage and Wrecking Company zakończyła działalność w listopadzie 1909 roku. Nie oznaczało to jednak, że jej prezes Henry Livingstone Bowden się poddał. Bauden wnioskował do Frederika Blera jako do osoby posiadającej licencję na poszukiwanie skarbów, o przedłużenie umowy. Blair zadeklarował zgodę, pod warunkiem, że firma potwierdzi posiadanie wystarczających funduszy na ukończenie prac. Niespodziewanie to wywołało spór pomiędzy nimi. To spowodowało, że Bauden opublikował długi artykuł, w którym opisał pracę na wyspie i w którym udowadniał, że skarb na wyspie nie istnieje. I to są w zasadzie wszystkie informacje na temat działań tej firmy, które można znaleźć łatwo w internecie. Nie byłbym jednak sobą, gdybym nie pogrzebał głębiej, i znalazłem ów artykuł w magazynie Colliers z 19 sierpnia 1911 roku. Interesująca nas część przedstawia się tak: Z kilkoma bardziej odważnymi duszami utworzyłem spółkę. Uzyskałem pozwolenie od rządu kanadyjskiego i opuściłem Nowy Jork 18 sierpnia 1909 roku, przybywając do Halifaxu. Nowa Szkocja, 20 sierpnia. Niektóre maszyny zostały wysłane z Nowego Jorku, a inne zakupione w Halifaxie. Wylądowaliśmy na wyspie Dębów 27 sierpnia. Podczas pobytu w Halifaksie obejrzeliśmy kamień znaleziony w studni pieniędzy, na którym znaki miały oznaczać dziesięć stóp poniżej 2 miliony funtów leżą zakopane. Głaz jest typu bazaltowego, twardy i drobnoziarnisty. Eksploracja wyspy Nasze maszyny i zapasy zostały wyładowane w Smycką. A my dokonaliśmy oględzin wyspy, prowadzeni przez człowieka, który kierował ostatnią ekspedycją, który przyniósł kawałek pergaminu z owczej skóry i który zlokalizował dwa tunele prowadzące do studni pieniędzy. Widzieliśmy pozostałości koferdamu zbudowanego w 1850 roku wokół odpływu i wejścia do jednego z tuneli. Nie znaleźliśmy żadnych dowodów na istnienie odpływu lub wejścia do tunelu. Plaża ma taki sam wygląd na całej długości. Sama grodza jest sucha przy niskiej wodzie, a śruba oczkowa w skale zniknęła. Lokalizowanie szybu. Człowiek ten pokazał nam zagłębienie kilka stóp od brzegu, gdzie położył pięciocalową rurę. I natrafił na tunel na 75 stopach. A jego przekonanie było takie, że tunel kończył się w szybie gdzieś przy plaży, w głębokiej wodzie. Jak taki szyb mógł być zbudowany i utrzymany w stanie otwartym przez 100 lat, nie mógł wyjaśnić. Nie mogąc zlokalizować tunelu, zabraliśmy nasze maszyny do studni pieniędzy. Postawiliśmy wieże wiertnicze i zbudowaliśmy nasz obóz. Są tam dwa szyby obok siebie. Szyb pieniężny, pięć stóp na siedem stóp, mocno ociosany do stu stóp oraz inny szyb, siedem stóp na siedem stóp, zbudowany przez ostatnią ekspedycję. Zastaliśmy studnię pieniędzy przykrytą platformą, na poziomie lustra wody, 30 stóp pod powierzchnią i częściowo wypełnioną kamieniami i błotem. To nagromadzenie zostało oczyszczone. W niektórych miejscach wzmocniono szkielet, a platformę usunięto. Podczas sondowania znaleźliśmy przeszkodę 10 stóp pod wodą. Pompa została uruchomiona i woda obniżyła się o 30 stóp ujawniając poprzeczną belkę w środku szybu z platformą co dziesięć stóp i drabinami od platformy do platformy. Pompa została usunięta, a my z naszym chwytakiem wieloszczękowym i innym sprzętem wyłamaliśmy belki poprzeczne platformy i drabiny do stu siedmiu stóp. Nasz nurek został wysłany na dół, aby dokonać oględzin. Twierdził on, że umocnienia są w złym stanie, a dno pokryte jest deskami i drewnem wystającym we wszystkich kierunkach. Chwytak został ponownie użyty do pracy, oczyszczając dół do 113 stóp. Ponieważ poniżej tego miejsca dół nie był zabezpieczony, postanowiliśmy zlokalizować skarb za pomocą naszego wiertła rdzeniowego. A następnie zatopić do niego keson. Mężczyzna pokazał nam miejsce, w którym przewiercił się i wydobył pergamin z owczej skóry. Po przejściu przez cement na głębokości 150 stóp, wiercił dłutem w róże i świdrem na długim pręcie. Wiercąc po skrzynkę. Wiertło rdzeniowe wydobywa rdzeń lub ciągły kawałek materiału, przez który przechodzi o średnicy półtora cala lub więcej. Wiertło przebije się przez metal lub skałę, więc przy wierceniu w skrzyni zawierającej złoto lub skarb, zostanie wydobyta dobra próbka. Wierciliśmy we wskazanym miejscu, przez siedemnaście stóp grubego żwiru piasku, następnie szesnaście stóp niebieskiej gliny, małych kamieni i piasku. I uderzyliśmy w cement na stu czterdziestu dziewięciu stopach, jak przewidywaliśmy. Przecięliśmy sześć cali i wyjęliśmy rdzeń, aby móc rozpocząć pracę nad skrzynką złota. W rdzeniu znajdował się solidny kawałek cementu o długości około sześciu cali. Mieliśmy wielkie nadzieje. Wiertło zostało ponownie ustawione na swoim miejscu i uruchomione w dół przez osiemnaście stóp żółtej gliny i kamieni, do pokładu twardej białej gliny lub gipsu i kwarcu sto sześćdziesiąt siedem stóp od powierzchni. Tym razem nie udało nam się znaleźć skrzynki ze złotem, ale spróbujemy jeszcze raz. Tak też zrobiliśmy. Wywierciliśmy otwory pionowo i pod jak najszerszymi kątami, tak że przestrzeń większa niż powierzchnia szybu była podziurawiona otworami na głębokości od 155 do 171 stóp i tak rozmieszczonymi, że wszystko, co miało ponad dwie stopy kwadratowe, musiało zostać trafione. Uderzyliśmy w cement o grubości od 6 do 10 cali na głębokości od 146 do 149 stóp, ale nie znaleźliśmy żadnych śladów skrzyń, skarbów ani niczego w tym rodzaju. Cement został przeanalizowany przez profesora Schendlera z Uniwersytetu Columbia i okazało się, że jest to naturalny wapień powstały w wyniku działania wody. Taką opinię wyraził również profesor Kemp, profesor geologii na Uniwersytecie Kolumbia oraz dr. Wilson, ekspert od materiałów budowlanych i cementu z Uniwersytetu Kolumbia. Zabraliśmy maszyny i sprzęt i opuściliśmy wyspę dębów 4 listopada 1909 roku. Moje doświadczenie udowodniło mi, że nie ma i nigdy nie było zakopanego skarbu na wyspie dębów. Tajemnica została rozwiązana. Wnioski. Po pierwsze, nigdy nie było pirackiego ani innego skarbu ukrytego w studni pieniędzy na wyspie dębów. Ponieważ A. Nie było potrzeby zakopywać go tak głęboko, B. Poniżej oszalowanej części wyrobiska. Znajduje się formacja naturalna, która nie miałaby miejsca w przypadku wypełnienia. C. Nasze wiercenia to potwierdzają. Po drugie, nie ma żadnego tunelu prowadzącego z Money Pit do smieckow. Ponieważ. A. Do zatoki Smytsków jest ponad 600 stóp, podczas gdy do najbliższego brzegu po tej stronie wyspy jest tylko 150 stóp. B. Byłoby to długim i ogromnym przedsięwzięciem wykopać taki tunel ręcznie ponad 100 stóp pod ziemią. C. Otwór, czyli odpływ, nie mógłby być utrzymywany w stanie otwartym na plaży morskiej. Po trzecie, woda nie dotarła do studni pieniędzy przez tunel, ponieważ woda była zawsze trafiana na poziomie 17 stopowych warstw grubego żwiru i piasku. B. Była to woda słona i przesączała się z zatoki 150 stóp dalej. C. Im więcej jej pompowano, tym łatwiej spływała. Piasek osiadał na dnie warstw, a glina powyżej pozostawała nienaruszona. Po czwarte, na plaży nigdy nie było śruby oczkowej, ponieważ A. Łatwiej było przywiązać linę do drzewa dębowego niż wywiercić dziurem w skalę i osadzić w niej śrubę oczkową. B. W smiećkow wciąż jest wiele dużych dębów. Po piąte. W żadnym z odwiertów nie znaleziono ogniw łańcucha ani niczego cennego. Ponieważ A takie rzeczy nie trzymają się płaskiego dłuta ani świdra przez 120 stóp wody. B. Różni poszukiwacze znaleźli skarb na różnych głębokościach od 110 stóp do 150 stóp. A wszystko to. W otworze o wymiarach pięć na siedem. Skarb musiał spaść na głębokość czterdziestu stóp. C. Pergamin z owczej skóry nie został znaleziony przez człowieka, który dokonywał odwiertów. Odwierty zostały wysłane do siedziby firmy, a pierwsze badanie nic nie wykazało. Później dokonano oględzin i odkryto owczy pergamin. Rozumiem, że wtedy sprzedano więcej towaru i wykonano więcej pracy bez rezultatu. Po szóste, na kamieniu znalezionym w studni pieniędzy nigdy nie było żadnych znaków, ponieważ, a skała będąca twarda, nie mogłaby się zetrzeć. B, jest kilka zadrapań i tym podobnych. Wykonanych przez pracowników Craigtona. Jak sami przyznali, ale nie ma i nigdy nie było systemu znaków wyrytych na kamieniu. Istotną informacją, jaką można wynieść z artykułu, jest ta dotycząca tajemniczej płyty z zaszyfrowanym napisem. Okazuje się, że płyta ta nie zawiera już żadnych napisów prawdopodobnie nigdy ich na niej nie było, a sama płyta jest twarda i szanse, że zapis się po prostu starł, są bardzo niskie. Ciekawym faktem jest natomiast to, że pojawia się w artykule tłumaczenie rzekomego napisu. Większość źródeł datuje je na 1949 rok i przypisuje A.T. Camptonowi z Cambridge w stanie Massachusetts. Jedyną różnicą jest głębokość. W artykule mowa jest o 10 stopach poniżej, Campton wspominał o 40. Do tego jednak jeszcze wrócimy. Być może w międzyczasie jednak jakieś prace wciąż były prowadzone, bo dopiero z 1911 roku pochodzi informacja, że The Old Gold Salvage and Wrecking Company zaprzestała prac wykopaliskowych na wyspie, a Frederick Blair nie przedłużył im pozwolenia. Również w 1911 roku Rudolf Ferrybold sporządził pierwszy raport geologiczny regionu Wyspy Dębów. Stwierdził, że na wschodnim krańcu wyspy, pod grubą warstwą nadkładu, znajdują się najprawdopodobniej wapienie, gipsy, piaskowce i łupki. Wspomniany przed chwilą artykuł Henry'ego Baudena ukazał się 19 sierpnia 1911 roku w Collier's Magazine. W nim nazwał on studnie pieniędzy oszustwem, twierdząc, że ani skarb, ani żadne tunele zalewowe nigdy nie istniały. Frederick Blair opublikował swoją odpowiedź na artykuł Baudena. Zrobił to 23 lutego 1912 roku na łamach The Daily News of Amherst, co zawierała niestety nie wiem. Latem 1912 roku profesor S. A. Williams z Wisconsin założył firmę Oak Island Salvage Company z kapitałem 20 tysięcy dolarów i emisją akcji wartości 10 tysięcy. Proponował on wykonanie wokół studni pieniędzy serii 35 odwiertów o średnicy 12,5 cm oddalonych od siebie o metr na głębokość 49 m. Następnie miały być one wykorzystane do zamrożenia ziemi do temperatury niemal minus 40 stopni Celsjusza za pomocą chlorku wapnia. To miało zabezpieczyć główny szyb przed napływem wody i umożliwić w nim dalsze prace. Niestety projekt ten nie doczekał się realizacji, gdyż emisja akcji zakończyła się niepowodzeniem. Z 1912 roku podobno pochodzi również ostatnia wzmianka o istnieniu płyty z tajemniczym napisem, znajdującej się wówczas w jednym ze sklepów, choć widziałem też informacje o roku 1919, a przyjęło się uważać, że zaginęła dopiero w latach 30. Z okolic 1912 roku pochodzi też inna ciekawa informacja. W nocy z 14 na 15 kwietnia 1912 roku, w następstwie zderzenia z górą lodową podczas dziewiczego rejsu przez Atlantyk, zatonął RMS Titanic. W katastrofie straciło życie ponad 1500 osób, w tym wielu możnych ówczesnego świata, których skusiła możliwość wzięcia udziału w niezwykłym wydarzeniu jakim był rejs największym statkiem świata. Najbogatszym z nich był John Jacob Astor IV, amerykański przedsiębiorca, członek prominentnej rodziny Astorów, współwłaściciel hotelu Waldorf Astoria w Nowym Jorku, prawnuk Johna Jacoba Astora, pierwszego milionera w Stanach Zjednoczonych. Jego fortunę odziedziczył jego syn, William Vincent Astor, wówczas 20-letni. Spekuluje się, że był biernym inwestorem w wykopaliskach na Wyspie Dębów. Istnieją ponoć przesłanki pozwalające sądzić, że przekazał na poszukiwania niewiarygodną sumę pieniędzy, licząc na odkrycie monumentalnego skarbu. Miał nawet nadzieję, że uda się znaleźć arkę przymierza. Z 1913 roku pochodzą doniesienia, że Frederick Blair negocjował z Sofią Sellers ośmioletnią dzierżawę obszaru studni pieniędzy. Trzy lata później próbka włókni z tego materiału z szybu została przekazana do Smithsonian Institute w Waszyngtonie. Raport z badań stwierdzał, że pochodzi ona z orzecha kokosowego i w szybie mogła znajdować się nawet od kilkuset lat. Latem 1916 roku The Rochester Group rozpoczęła działalność na wyspie dębów. Na jej czele stanął inżynier William S. Lozier. Ich odwierty nie pozwoliły odkryć niczego nowego, ale dokonali wielu cennych, dokładnych pomiarów. W 1919 roku firma introligatorska z Halifaxu połączyła się z firmą Philip Marshall. Kamienna tablica z zaszyfrowanym napisem nadal była w tym miejscu. To istotne, bo poszukiwania w 1933 i 1935 roku nie były w stanie jej nigdzie zlokalizować. 6 sierpnia 1921 roku inżynier Edward W. Bowne zawarł umowę z Frederickem Blairem dotyczącą poszukiwania skarbu na wyspie. Planował wykopać szyb 180 na 180 cm, 4,5 m od studni pieniędzy, ze śluzą powietrzną na szczycie. Następnie miał próbkować prętem ściany szybu w poszukiwaniu skarbu. 1 listopada 1921 roku Frederick Blair odnowił dzierżawę terenu studni pieniędzy od Sophie Sellers na kolejne 10 lat za 100 dolarów rocznie. 4 lipca 1922 roku Edward Baum w końcu rozpoczął pracę na wyspie, ale nie odniósł żadnego sukcesu. Być może to popchnęło Blera do opublikowania w bostońskim Journal of Commerce ogłoszenia, że szuka kogoś, kto za 50 tysięcy dolarów odkupi od niego połowę udziału w poszukiwaniu skarbu na wyspie. 8 maja 1928 roku w The New York Times ukazał się artykuł o wyspie. Charles B. Driscoll w opublikowanej w 1929 roku książce The Oak Island Treasure, która bazowała zresztą na innych źródłach, powrócił do kwestii kamiennej płyty z zaszyfrowanym napisem. Pisał tak. W tamtych czasach kamień był pokazywany każdemu, kto odwiedzał wyspę. Smith wmurował ten kamień w swój kominek z dziwnymi napisami do zewnątrz, tak aby odwiedzający mogli go oglądać i podziwiać. Wiele lat po jego śmierci kamień został zdjęty z kominka i przewieziony do Halifaxu, gdzie miejscowi uczeni nie byli w stanie przetłumaczyć napisu. Następnie przewieziono go do domu J.B. McCulleya w Truro, gdzie został wystawiony na widok setek przyjaciół McCulleyów, którzy zainteresowali się późniejszym przedsięwzięciem w poszukiwaniu skarbu. W jakiś sposób kamień wpadł w ręce introligatora, który przez wiele lat używał go jako podstawy do obijania skóry. Po kolejnie później, z prawie wytartym napisem kamień trafił do księgarni w Halifaxie, a co się z nim stało później nie udało mi się dowiedzieć. Żyje jednak wiele osób, które widziały ten kamień. Nikt jednak nigdy na poważnie nie podjął się przetłumaczenia tej inskrypcji. Z kolei Thomas Leary w swojej książce informuje, że gdzieś w latach dwudziestych wysadzony został w powietrze wielki głaz. Jego płaska powierzchnia pokryta była wieloma napisami, zarówno nowymi, jak i pochodzącymi sprzed wielu lat. Kawałki skał, niektóre z fragmentami tekstów, zostały rozsiane po okolicy. W miejscu głazu przeprowadzono wykopaliska licząc na znalezienie jakichś wskazówek odnośnie skarbu, jednak bez powodzenia. 22 kwietnia 1930 roku w wywiadzie dla gazety Toronto Telegram Frederick Blair stwierdził, że fragment pergaminu odkryty w 1897 roku jest lepszym dowodem na istnienie skarbu niż gdyby wydobyto kilka dublonów. Również w 1930 roku ukazała się opinia doktora Frederica L. Newtona, kuratora do spraw tekstyliów Smithsonian Institute w Waszyngtonie, który potwierdził, że włókna wydobyte na wyspie pochodziły z orzechów kokosowych i prawdopodobnie miały setki lat. W styczniu 1931 roku James H. Smith złożył oświadczenie podpisane i zaprzysiężone przed notariuszem. W nim opisał mapę swojego dziadka, Amosa Smyfa, która podawała długość i szerokość geograficzną zatoki Mahon Bay i wyspy długiej na mile i szerokiej na pół. Na wyspie miał być wykonany dół głęboki na 50 metrów, w którym umieszczono granitową skrytkę wzmocnioną ołowiem, wypełnioną sztabami złota. 14 metrów poniżej poziomu morza zostały wykopane dwa tunele zalewowe po jednym do każdego brzegu. W nich umieszczono żelazne bramy, które pozostawiono otwarte, umożliwiając dopływ wody do szybu. Również w 1931 roku zmarła Sofia Sellers, wdowa po Henrym Sellersie, właścicielu wschodniego krańca wyspy. Spadkobierców jej majątku było dwunastu. Opublikowany 8 maja 1928 roku w New York Times artykuł o wyspie Dębów zwrócił uwagę Williama Chapella. Brał on udział w poszukiwaniach na wyspie podczas wykopalisk prowadzonych przez Oak Island Treasure Company w latach 1893-1900. Przeczytawszy artykuł, który przypomniał mu o całej sprawie, założył w Sydney w Nowej Szkocji firmę Chapels Limited. Do spółki dołączył również brat Williama Renerick, siostrzeniec Claude i syn Melbourne. 1 marca 1931 roku połączyli oni siły z Fredericiem Blairem, choć nie jest jasne, kto zaproponował współpracę. Prawdopodobne jest, że to Chapel wyszedł z inicjatywą, a aby przekonać Blera zdradził mu sekret, który skrywał przez 31 lat. W 1897 roku podczas odwiertów ujrzał na wiertle ślady złotego metalu. Nie mając pewności, gdzie właściwie znajdowała się studnia pieniędzy, William Chapel wraz z bratem wykopali kolejny szyb, numer 23. Znajdował się nieco na południowy zachód od oryginalnego szybu. Miał wymiary 360 x 430 cm. Z pomocą pompy o wydajności 1700 litrów na minutę udało się im dokopać do głębokości 49 metrów i 80 cm. Na głębokości 35,5 m natrafili na osadzony w ścianie pazur kotwicy. Nie był nowy, ale nie nosił śladów rdzy. Miał wymiary 35,5 cm długości, 23 cm szerokości i 3 cm grubości. Metr niżej znaleźli granitowy głaz półtora metrowej średnicy. Pod nim znajdowały się fragmenty drewna, trociny, konary świerku i dębowa gałąź. Kolejny metr głębiej znaleziono siekierę z zardzewiałą głowicą, czystym i szerokim ostrzem i długim na metr drewnianym trzonkiem. Przypominała akadyjskie siekiery stosowane w tym miejscu 250 lat wcześniej. Na głębokości 38,7 metra znaleziono Kilow. Jego główka mierzyła 35,5 cm, a trzonek 46 cm. Zidentyfikowano go jako kopalniany kilof pochodzący z Kornwalii. Siekiera i Kilow znajdowały się na głębokościach, do jakich poprzedni poszukiwacze nie dotarli w tym miejscu. Uznano zatem, że spadły z poziomu o 10-12 metrów wyższego podczas jednego z licznych zawaleń tuneli. Między 40 a 46 metrem znajdowali luźne kawałki granitu. Po dotarciu na głębokość niemal 50 metrów wykonali kilka odwiertów. Pierwsze 360 cm wiertło pokonywało w mieszanej ziemi, następnie 60 cm w pustej przestrzeni, by utknąć w twardej glinie. Analizując znaleziska, poszukiwacze doszli do wniosku, że nie znajdują się bezpośrednio w miejscu pierwotnego szybu, a około 2 metrów na południe. Chapelowie prowadzili pracę nie tylko pod ziemią. Melbourne Chapel zlokalizował trójkąt kamieni w pobliżu znaku wysokiej wody odkryty wcześniej w 1897 roku. Poszukiwaczy zainteresował również rosnący nad szybem pieniędzy rozłożysty dąb. Został ścięty i dokładnie zbadany w celu ustalenia jego wieku oraz przyczyny widocznej zabliźnionej rany. Głęboko wewnątrz znaleziony został koniec noża z półksiężycowatym czubkiem. Stwierdzono również, że drzewo miało co najmniej 183 lata, a więc wykiełkowało w 1748 roku lub wcześniej. 29 października 1931 roku, gdy koszty przekroczyły 40 tysięcy dolarów, prace zostały wstrzymane, a dwa dni później Chapelowie opuścili wyspę. Mniej więcej w tym samym czasie wygasła dzierżawa Frederica Blera na terenie Studni Pieniędzy, a spadkobiercy Sophie Sellers odmówili jej przedłużenia. William Chapel ostatecznie zakończył swoją działalność na wyspie w 1932 roku. Latem 1932 roku pozwolenie na pracę na wyspie otrzymał John Taylor z Nowego Jorku. Jeszcze tego samego roku, lub następnego, zależnie od źródeł, przeprowadził on kilka wierceń, ale nic nie znalazł. W 1933 roku kilka odwiertów w pobliżu studni pieniędzy wykonał mężczyzna nazwiskiem Baker. W źródłach nie znalazłem nawet jego imienia. Brak informacji, czy działał sam, czy były to większe wykopaliska, ale skąpość relacji wskazuje raczej, że była to niewielka akcja, trwająca prawdopodobnie około miesiąca. W tym czasie Baker dokonał jednak jednego istotnego odkrycia. Po wyciągnięciu wiertła po jednej z prób zauważył na nim wymieszane z gliną drobne kropelki srebrnej substancji. Jak się okazało, w jednym z odwiertów znalazł drobiny rtęci rodzimej, która naturalnie występuje bardzo rzadko. To pozwoliło mu stwierdzić, że szyb posiada potencjalnie jakieś połączenie z Nową Hiszpanią, a konkretnie z kopalniami rtęci na zachód od Veracruz, dzisiejszy Meksyk. 16 września 1933 roku Thomas Nixon z Wiktorii w Kolumbii Brytyjskiej założył firmę Canadian Oak Island Treasure Company i nawiązał współpracę z Frederickiem Blarem. Plan Nixona zakładał wzmocnienie studni pieniędzy 15-20 metrowym okręgiem z zazębiających się stalowych pali i dopiero rozpoczęcie kopania. Latem 1934 roku firma Nixona wykonała 14 odwiertów na północ od Szybu Czapelów. Dowiercili się do głębokości 53,5 m, znajdując kawałki dębu i fragmenty porcelany na głębokości 37,5 m. Jeden z odwiertów natrafił pomiędzy 41 a 52 metrem na pustą przestrzeń. 1 listopada 1934 roku umowa Thomasa Nixona z Frederikiem Blairem wygasła. W tym samym czasie na własny rachunek działał Gilbert Hedden z Chatham w New Jersey, przemysłowiec i polityk. On również przeczytał w 1928 roku artykuł o wyspie Dębów i niemal dostał na jej punkcie obsesji. Jako zastępca prezesa i głównego menedżera Heden Iron Construction Company zafascynowały go techniczne trudności wydobycia skarbu. Jego firma została wykupiona w 1931 roku przez Bethlehem Steel Company, co zapewniło mu wszelkie potrzebne środki finansowe. 1 marca 1935 roku Gilbert Heden podpisał umowę z Frederickem Blairem. 26 lipca kupił od spadkobierców Sophie Sellers za 5000 dolarów wschodni skrawek Wyspy Dębów. W kwietniu 1936 roku Gilbert Hedden zatrudnił firmę Sprague Hanwood Incorporated ze Scranton w Pensylwanii do wypompowania wody i ponownego wykonania studni pieniędzy, szybu czapelów i innych oraz do wykonania odwiertów bocznych na głębokości od 38 do 49 metrów. Od czerwca do sierpnia trwały prace w szybie czapelów. Używając elektrycznych pomp turbinowych do utrzymania wody na zewnątrz, spray and Henwood dotarli do głębokości 52 metrów. Nie natrafili na żaden ślad skarbu, a jedynie na drewniane drzazgi i granitowe głazy. Wraz z końcem sezonu prace zostały wstrzymane. Na teren wykopalisk powrócono wiosną 1937 roku. 4 maja rozpoczęto kopanie nowego szybu, numer 24. Powstał w sąsiedztwie szybu Czapelów, nieco na wschód od niego. Miał wymiary 3,5 na 7,5 m. 30 czerwca szyb numer 24 osiągnął głębokość 38 m. Na głębokości 12 metrów znaleziono około 10 starych dwucalowych obudów wiertniczych, 2,5 metrowy odcinek mocno zardzewiałej 2,5 rury, oraz kilka kawałków sześciocalowej obudowy wiertniczej. Na dwudziestym metrze znaleziono górniczą lampę na olej Wielorybi oraz nie dynamitu. Z głębokości 24 metrów usunięto fragment dębowego pniaka. Na dwudziestu metrach natrafiono na glinę, podobną do kitu, jakiej wcześniej na wyspie nie znaleziono. Na głębokości 31 metrów i 70 cm natrafiono na tunel o wymiarach 115 na 190 cm wzmocniony 5-6-calowymi pięcio-, choinowymi belkami. Stwierdzono, że tunel ten jest albo oryginalnym tunelem zalewowym, albo tunelem wykopanym przez The Halifax Company w latach 60. XIX wieku. Na dnie szybu wywiercono otwory sięgające do 49 metrów. Natrafiono na dąb o grubości od 2,5 do 75 cm. W międzyczasie w Londynie Harold T. Wilkins wydał swoją książkę Captain Kidd and His Skeleton Island – The Discovery of a Strange Secret Hidden for Centuries. Zawierała ona, oprócz historii, narysowaną mapę. Legenda na mapie zawierała m.in. napisy WK 1669 oraz trzy namiary, sądząc po treści książki na skarb. 18 W i 7 N na skalę, 30 SW 14 N drzewo oraz 7 na 8 na 4. Gdy książka trafiła w ręce Hedena, podobieństwa mapy z Wyspą Dębów zaskoczyły go, zaś legenda wspominająca granitowe skały, szyb Cave In, trójkąt z kamieni plażowych i lokalizację studni pieniędzy pokrywała się w dużej mierze z rzeczywistością. Łącznie, jak twierdził, znalazł aż 16 podobieństw między mapą a wyspą. Przeczytawszy książkę Wilkinsa, Heden rozpoczął w sierpniu eksplorację reszty wyspy. 15 metrów od studni pieniędzy znalazł biały granitowy głaz z wywierconym otworem o średnicy 4 cm i głębokości 5. Około 120 metrów dalej, w pobliżu Zatoki Smywskołów, znalazł drugi. W trakcie odpływu odkrył w Zatoce Smiths Cove oddalone od siebie o 120 cm, wkopane na 120 cm stare drewniane bale o średnicy 40 cm. Konstrukcja mogła być rampą albo pochylnią. To, co było istotne, to fakt, że belki te łączone były kołkami drewnianymi. Według niektórych źródeł świadczy to, że konstrukcja pochodziła z czasów sprzed poszukiwań skarbów. Heden zlokalizował również kamienny trójkąt położony w pobliżu południowego brzegu. Wykonany był z dużych plażowych kamieni o średnicy 30-35 cm. Miał boki o długości około 3 metrów. Jego podstawa była ułożona zgodnie z linią wschód-zachód, a od niej do wierzchołka w kierunku północnym biegła linia z kamieni. Przedłużenie tej linii wskazywało studnie pieniędzy. 16 sierpnia z Halifaxu na wyspę przybyli Charles Roper, geodeta Nowej Szkocji wraz z asystentem Georgem Batesem. Mieli dokonać pomiarów w celu zbadania możliwego związku wyspy z mapą zamieszczoną w książce Harolda Wilkinsa. Znaleźli wiele podobieństw. Odległość między dwoma głazami z otworami wynosiła i tu i tu około 25 prętów. Jeden pręt to 16,5 stopy, czyli około 5 metrów. W punkcie oddalonym o 18 prętów od głazów w pobliżu studni pieniędzy i 7 prętów od drugiego znajdował się Kevin Pit. 30 prętów na południowy zachód od tego miejsca znajdował się kamienny trójkąt. Były też różnice: Dąb nad oryginalnym szybem znajdował się 18 prętów od tego miejsca, a nie 14 jak na mapie. Różnica wynosiła więc około 20 metrów. Dysponując pomiarami, 10 listopada Gilbert Hedden udał się w podróż do Londynu na spotkanie z Haroldem Wilkinsem, autorem książki, w której znajdowała się mapa. Wilkins był zdumiony zbieżnościami jego mapy z rzeczywistością, gdyż jak stwierdził, na wyspie nigdy nie był, a legenda i mapa były jedynie wytworem jego wyobraźni. To być może nie koniec tej historii. Thomas Leary w swojej książce podaje jej ciąg dalszy, choć nie byłem w stanie jej potwierdzić. Podobno przyciśnięty przez Hedena Wilkins przyznał w końcu, że nie wymyślił mapy, a narysował ją z pamięci. Miał ją widzieć u Herberta Palmera z Eastbourne w Anglii. Palmer był kolekcjonerem niecodziennych artefaktów i swojego czasu pokazał Wilkinsowi cztery arkusze mapy i opowiedział związaną z nimi historię. Nie pozwolił ich jednak skopiować, przez co Wilkins zmuszony był swojej książce odtworzyć ją z pamięci. Hedenowi udało się odnaleźć Herberta Palmera. Zapytał go o cenę za wszystkie cztery mapy. Padła kwota 25 tysięcy dolarów, która Heddenowi wydała się zbyt wygórowana. W końcu przekonał Palmera, by pokazał mu mapy, na co ten się zgodził w największej tajemnicy. Zakrył jednak zapisane na mapie namiary monetą. Mapy, którymi dysponował Palmer, przedstawiały niewielką wyspę w kształcie półksiężyca. Nie wykazywały najmniejszego podobieństwa do mapy, którą opublikował Wilkins. Żadna z nich nie zawierała niesamowitej legendy, choć jedna wskazywała trójkąt jako wskazówkę. Palmer zapewnił go, że wyspa znajduje się na Morzu Chińskim, tysiące mil od wyspy Dębów. Jeśli Palmer miał inną mapę, to nie pokazał jej Hedenowi. Heden, zawiedziony, wrócił do Wilkinsa i zażądał wyjaśnień. Wilkins zasugerował, nieco zdezorientowany, że być może podczas wieloletnich badań w British Museum widział tą mapę i podświadomie zachował jej kontury oraz legendę. Innym jego wytłumaczeniem był fakt, że być może został natchniony przez ducha kapitana Kida. Trudno sobie wyobrazić, że w pamięci Wilkinsa zachowało się tak wiele szczegółów mapy, a mimo to nie mógł sobie przypomnieć najważniejszego, gdzie ją widział. Zupełnie niezadowolony Heden wrócił na Wyspę Dębów i wznowił kopanie. Zaplanował, że od poziomu 46 metrów będzie wiercił promieniście, aby całkowicie zbadać teren. Borykał się jednak z ciągłymi awariami instalacji elektrycznej powodowanymi przez wilgoć. W tym czasie ukazały się jeszcze dwie ekspertyzy włóknistego materiału pochodzącego z brzegu Wyspy Dębów. Bureau of Plant Industries w Waszyngtonie donosiło, że materiał ten był niemożliwy do zidentyfikowania przez różnych ekspertów. Z kolei Botanical Museum of Harvard University stwierdziło, że są to konopie manilskie. 1 lutego 1938 roku Gilbert Heden podpisał umowę z syndykatem, który obiecał zlokalizować skarb na podstawie badania fotografii obszaru studni pieniędzy. Najwyraźniej jednak działania na wyspie znacząco nadszarpnęły finanse Hedena, bo już w marcu porzucił prace wykopaliskowe, aby skoncentrować się na interesach w New Jersey. Przejęcie poszukiwań od niego zaoferował profesor Edwin Hamilton z Uniwersytetu Nowojorskiego. A przynajmniej tak brzmi najbardziej prawdopodobna wersja wydarzeń, bo niektóre źródła podają, że Heden swoją działalność zakończył już w 1936 roku. Inne z kolei wspominają, że jeszcze w 1939 roku Heden informował króla Jerzego VI o postępach prac na wyspie. Inna nieścisłość dotyczy efektów jego poszukiwań. Jako jeden z jego sukcesów przytaczane jest odnalezienie w 1936 roku w zatoczce Jude's Cove kamienia z napisem H plus O, który, jak wierzono, był jakoś powiązany z zakonem ubogich rycerzy Chrystusa i świątyni Salomona. Zakon ten, znany potocznie jako zakon templariuszy, nieodłącznie wiązał się z wieloma historiami o skarbach, ale łączenie go ze skarbem na odległej kanadyjskiej wyspie wydaje się sporym nadużyciem. Inna nieścisłość dotyczy samego kamienia. Znalezione przeze mnie zdjęcie faktycznie ukazują kawałek skały z wyrytymi dwiema literami. Pewna część źródeł twierdzi natomiast, że na kamieniu widoczne były symbole podobne do tych znalezionych na płycie wyciągniętej ze studni pieniędzy, co tym bardziej kieruje autorów tych artykułów w stronę zakonu templariuszy lub masonów do tego jeszcze wrócimy. W połowie lipca 1938 roku Edwin Hamilton podpisał umowę z Gilbertem Hedenem i Fredericiem Blerem na podział ewentualnego skarbu: 40% dla Blera, 30% dla Hedena i 30% dla Hamiltona. Sprake and Henwood rozpoczęło odwierty na wyspie. Wykonano 58 otworów do głębokości 51-52 metrów, aż do litego wapienia. W trzynastym otworze natrafiono na żelazo, prawdopodobnie obudowę z poprzednich odwiertów. 15 sierpnia w szybie numer 23 wywierconym przez czapelów od głębokości 36 metrów wiercone były otwory boczne. Natrafiono na kilka starych dębów, prawdopodobnie pozostałości po drewnianych belkach z 1850 roku umieszczonych w studni pieniędzy. Głównym rezultatem było możliwe przeniesienie do mniemanej lokalizacji studni pieniędzy około 1,5 metra na północ od szybu czapelów. Na tym etapie okolica była już tak podziurawiona szybami, czasem zawalonymi czy zalanymi, że nie dało się z całą pewnością ustalić, gdzie właściwie znajdował się pierwotny szyb, który zaczęto kopać w 1795 roku. O dalszych działaniach Hamiltona na wyspie wiadomo niewiele. Latem 1939 roku Gilbert Heden zakupił posiadłość Francisa Konrada, położoną na zachód od studni pieniędzy, a 29 sierpnia kontynuowali wiercenie i kopanie. W szybie 24 na głębokości 35,5 metra rozpoczęto drążenie tunelu na zachód w stronę szybu 23, ale nie znaleziono nic ciekawego. W tym roku ukazały się również dwa artykuły o wyspie dębów. Jeden w Popular Science, a drugi opublikowany 14 października w Saturday Evening Post. 18 lutego 1940 roku ukazał się artykuł, w którym wspomniano, że Errol Flynn, hollywoodzki gwiazdor filmowy, chętnie wróci do poszukiwania skarbów, jeżeli uda mu się wkupić firmę działającą na wyspie dębów. Nie udało mi się ustalić, w jakiej gazecie można znaleźć tę publikację, gdyż na jedynym znalezionym przeze mnie skanie jej nazwa jest zapisana odręcznie i niewyraźnie. Osobiście widzę tam Breton Sunday Adventurer, ale nie znalazłem gazety o takiej lub podobnej nazwie. Z artykułu można się dowiedzieć, że Errol Flynn polecił swojemu menedżerowi skontaktować się z zarządem kanadyjskiego syndykatu i zdobyć informacje, czy i jak może odkupić część udziałów. Flynn już wcześniej dwukrotnie angażował się finansowo w poszukiwania skarbów na Alasce i u południowych wybrzeży Kuby. Na tych pierwszych był stratny 10 tysięcy dolarów. Drugie zakończyły się umiarkowanym sukcesem. Udało się znaleźć i wydobyć z dna morza okrętowe działo. Flynn być może dołączyłby do poszukiwaczy, gdyby nie przeszkodził mu jego hollywoodzki arcywróg, John Wayne. Ten w latach czterdziestych był właścicielem firmy, która podobno uzyskała prawa do poszukiwań na wyspie, co uniemożliwiło Flynnowi działania. Przyznam się jednak, że na temat działań Johna Wayna na wyspie nie udało mi się nic więcej ustalić. Latem 1940 roku Sprague and Henwood Inc. kontynuowali wiercenie i kopanie. Pogłębili i poszerzyli szyb Hedena o 180 cm w każdą stronę i do głębokości 52 m. Znaleźli jednak jedynie kamienie, które nie zostały uznane za macierzyste. Latem 1941 roku pogłębiono szyb czapelów do głębokości 51 metrów, aż do skały macierzystej. Być może wkradł się tu drobny błąd, bowiem do takiej głębokości, w tym szybie, firma miała dokopać się już w czerwcu 1936 roku. Być może w 1941 szyb oczyszczono z jakichś zawałów i lub wypompowano wodę. Następnie wykonano odwierty do głębokości 61 metrów i natrafiono na kawałki dębu, co wyraźnie sugerowało istnienie wyrobisk pod powierzchnią skały macierzystej. Oprócz tego robotnicy Edwina Hamiltona odkryli tunel prowadzący pod wodami Smith's Cove. W 1943 roku Edwin Hamilton zaprzestał poszukiwań skarbu ze względu na II wojnę światową. W maju 1946 roku Nathan Lindenbaum z Nowego Jorku przybył na wyspę dębów z łopatą i Kilofem. Otrzymał pozwolenie na kopanie, ale bardzo szybko zrezygnował, co uczyniło jego poszukiwania najkrótszymi w historii wyspy. W tym samym roku do Gilberta Hedena zgłosił się Anthony Belfilio, inżynier z Toronto. Zaoferował on 15 tysięcy dolarów za działkę na której znajdowała się studnia pieniędzy. Hedden nie zgodził się, ale zaoferował od sprzedaż całej posiadanej przez niego części wyspy za 25 tysięcy. Na to nie zgodził się Belfilio i do transakcji nie doszło. Trzy lata później, 30 czerwca 1949 roku, wygasła licencja Frederica Blera na poszukiwanie skarbów na wyspie. Z 1949 roku podobno pochodzi też tłumaczenie zaszyfrowanego napisu z kamiennej płyty odkopanej przez The Onslow Company. Podobno pierwsze tłumaczenie pojawiło się w wydanym przez odkrywcę i historyka Edwarda Rose Snowa True Tales of Buried Treasure. Książka ta ukazała się jednak dopiero w 1963 roku, więc wrócimy do niej za chwilę. W styczniu 1950 roku artykuł o Wyspie Dębów opublikował magazyn Newsweek. Być może pomogło to nagłośnić całą sprawę, bo już w czerwcu Gilbert Hedden znalazł nabywcę swoich włości na wyspie. Za 6000 tysięcy dolarów, co swoją drogą wydaje się być drastyczną obniżką kwoty, jakiej żądał 4 lata wcześniej, sprzedał je Johnowi Whitney'owi Lewisowi, inżynierowi górnictwa z Nowego Jorku. 14 lipca Frederick Blair otrzymał nową, pięcioletnią licencję na poszukiwanie skarbów. W grudniu John Whitney Lewis sprzedał swoją ziemię Melbourneowi Chapelowi. W styczniu 1951 roku Mel Chapel i Frederick Blair rozpoczęli pracę na wyspie. Używali jakiegoś rodzaju wykrywacza metali i wąskiego szpadla. Co do urządzenia, wiadomo, że pochodziło z Parker Contract Company z Ontario, a oryginalne źródła opisują je jako Electronic Radar Actuated Metal Locating Device. Na podstawie wskazań wykopali dół 61 metrów na północ od studni pieniędzy. Po wykopaniu 13,5 metra w twardej glebie przestali kopać, gdyż lokalizator wskazał, że coś znajdowało się teraz bardziej na południe. Po przekopaniu pięciu miejsc, wydaniu 35 tysięcy dolarów i nieznalezieniu niczego, w marcu wstrzymali pracę. Kilkanaście dni później, 1 kwietnia 1951 roku, w Halifaxie w Nowej Szkocji Frederick Blair zmarł w wieku 83 lat. Jego licencje na poszukiwanie skarbów przejął Melbourne Chapel. Trzy lata później ukazała się książka The Oak Island Enigma, napisana przez Thomasa Liego była podsumowaniem prac oraz zbiorem możliwych teorii, kim był twórca studni pieniędzy. Wnioskiem było, że skarb może składać się z zaginionych manuskryptów Sir Francis'a Bacon'a. We wrześniu 1955 roku George Green z Corpus Christi w Teksasie, reprezentujący pięć dużych firm naftowych, podpisał kontrakt z Melbourne'em Chapel'em. W październiku wywiercono cztery 10 otwory w pobliżu studni pieniędzy znajdowały się w linii prowadzącej do Szybu Czapelów w odległości 60, 180, 300 i 430 cm od północnej jego krawędzi. Trzy otwory trafiały w dębowe platformy co 3 metry aż do głębokości 33 metrów. Czwarty odwiert natrafił na 20 cm dąb na głębokości 30,5 metra, Potem 3-metrową pustkę, kolejne 20 cm dębu, kolejną pustą przestrzeń rozciągającą się na 14-21 m, a następnie glinę do głębokości 58 m. Aby określić wielkość odkrytej jaskini, postanowiono pompować do niej wodę i sprawdzić, ile się w niej zmieści. Wpompowano 380 tysięcy litrów, ale to nie wystarczyło, aby ją wypełnić. Jednocześnie nie udało się zaobserwować, aby woda wydostawała się którędyś z jaskini. 28 października George Green zaprzestał poszukiwań na ten sezon. Kontrakt na odwierty ropy wkrótce przeniósł go gdzieś indziej i nigdy więcej nie wrócił on na wyspę dębów. 27 lipca 1957 roku R. V. Harris i James P. Nolan, pełnych personaliów nie znalazłem, Odwiedzili okolice Halifaxu, aby zbadać kamień z inskrypcją, rzekomo wyrzeźbiony przez kapitana Kida. Znaleziony został niedaleko mostu przecinającego rzekę Gasperu, około 120 mil od mostu Halifax-Dartmouth. Na kamieniu wyrzeźbiono litery i znaki. Rozpoznać się dało napis Kid, liczbę 1670, zapewne rok, litery JMD, dwie skrzyżowane flagi, but prostopadłe linie w kształcie litery L rozpoznane jako ekierkę oraz kilka innych symboli, których nie rozszyfrowano. Wspominam o tym jedynie z dziennikarskiego obowiązku. Znalezisko byłoby niezwykle ważne, gdyby nie było mistyfikacją. W 1969 roku C.B. Ferguson wydał memorandum, w którym informował, że zgodnie z informacjami przekazanymi przez Matty Densmore z Halifaxu, autorem inskrypcji był poprzedni prezes Stowarzyszenia Historycznego Nowej Szkocji, Nowa Scotia Historical Society, James S. Macdonald oraz jego brat. Kamień miał być stworzony w ramach żartu przez młodych ludzi. W 1957 roku na scenę wkroczyła kolejna istotna osoba: Robert Restall. Przed przybyciem na Wyspę Dębów Robert Restall był dobrze obeznany z przygodami. Niedługo po poznaniu i poślubieniu swojej wybranki serca, Mildred, Restall zaangażował ją do wspólnego objazdowego show. Jego nazwa brzmiała Globe of Death Kula Śmierci. Wewnątrz wspomnianej stalowej kuli średnicy kilku metrów Robert i Mildred jeździli motocyklami z prędkością do 100 km na godzinę, pionowo, poziomo i do góry nogami, mijając się niekiedy na milimetry. Śmiałkowie występowali w całej Europie w latach 30., po czym przenieśli się do Kanady. W 1955 roku para osiedliła się w Hamilton w Ontario i wychowała dwóch synów i córkę. Gdy Robert usłyszał o tajemnicy studni pieniędzy, dostał na jej punkcie obsesji zbierał wszelkie artykuły i doniesienia, zdeterminowany, aby posiąść całą dostępną wiedzę na temat wyspy dębów, wliczając w to powody, przez które inni zawiedli. W końcu udało mu się nawiązać kontakt z posiadającym licencję na poszukiwanie skarbów na wyspie Melem Czapelem, choć nie udało mi się ustalić, kto z kim się skontaktował. W każdym razie wiadomo, że 28 stycznia 1957 roku Melbourne Chapel wysłał list do Roberta Restala, w którym stwierdzał, że umowa z George'em Greenem została rozwiązana i proponował on nową umowę z Restalem przy udziale w zyskach pół na pół. 1 marca Robert Restall odpowiedział listownie z propozycją poszukiwań. Zapewnił również w swojej ofercie możliwość zerwania umowy przez Chapela, jeżeli nie zabezpieczy obszaru prac przed napływem morskiej wody w ciągu pół roku. Mimo tak atrakcyjnych warunków współpracy, 8 kwietnia Mel Chapel odpisał jednak, że inżynier z Nowego Jorku będzie próbował zlokalizować skarb. Być może z tych prac niewiele wyszło, bo 4 października Czapel pisał do Restala, nawiązując do przygotowań do prac górników z Ontario. W tej kwestii źródła są nieco obfitsze i donoszą, że w maju 1958 roku dwaj bracia z Ontario, William i Victor Harman, podpisali roczną umowę z melem Chapelem. Wywiercili cztery otwory w pobliżu studni pieniędzy, znajdując na głębokości 46 metrów i niżej kawałki dębu, świerku, włókna kokosowego i paku. W czerwcu 1958 roku Ryerson Press opublikowało książkę The Oak Island Mystery, napisaną przez Reginalda Harrisa. Była to pierwsza tak obszerna książka o wyspie dębów dostępna dla ogółu społeczeństwa. Dokonywała przeglądu wielu teorii, a była oparta na wielu oryginalnych dokumentach, które nie są już dostępne. Stąd też weryfikacja informacji w niej zawartych jest niestety niemożliwa. W lipcu braciom Harman skończyły się pieniądze i czasowo zaprzestali działalności. A rok później, na początku października 1959 roku, całkowicie z niej zrezygnowali. W tym samym miesiącu Melbourne Chapel i Robert Restall podpisali umowę, na mocy której Restall miał rozpocząć pracę na Wyspie Dębów. Umowa zakładała trzymiesięczną współpracę, z możliwością przedłużenia w przypadku odniesienia jakichś sukcesów. Podział zysków miał wynosić 50% dla Czapela, 25% dla Restala, a pozostałe 25% dla jego sponsorów. Już 15 października Robert Restal wraz z rodziną przybyli na wyspę z 8 tysiącami dolarów oszczędności i sprzętem. Trudno powiedzieć, jak wyglądały początki działań, ale już w grudniu Mel Chapel przedłużył kontrakt z Restalem na cały 1960 rok. 19 stycznia 1960 roku Robert Restall i Fred Sparham podpisali umowę, na mocy której Sparham przekazał 6000 dolarów w zamian za 25% udziałów Restala w skarbie. 9 kwietnia Robert Restall kupił za 1000 dolarów dużą pompę wody, używaną przez poprzednich poszukiwaczy. 15 lipca rozpoczął wypompowywanie wody z głównego szybu, osuszając go do poziomu niewidzianego prawdopodobnie od 1942 roku. 6 listopada 1960 roku Robert Restall jr. zanotował w swoim dzienniku, że jego matka na stercie kamieni zebranych z okolicy znalazła niewielki kamień z wyrytym nań napisem 1704. Wielu ludzi uznało wówczas, że kamień jest żartem pozostawionym przez poprzedni zespół, ale restalowie uznali, że pochodzi on z czasów budowy studni pieniędzy. Te działania były wystarczające, aby Mel Chapel ponownie przedłużył kontrakt z restalem. Tym razem jednak nie zrobił tego na cały rok, a jedynie kwartał. Już 23 marca jednak Chapel informował restala o przedłużeniu ich kontraktu do 10 maja. W kwietniu Lloyd McInnis z CBC nagrał materiał filmowy na wyspie dla programu telewizyjnego Gazette. Czy zbieżność nazwisk z odkrywcą studni pieniędzy, który nazywał się McInnis lub McGinnis była przypadkiem? Nie wiadomo. Najwyraźniej kontrakt Restala z Czapelem został ponownie przedłużony, bo 2 czerwca Robert odnalazł pod kubką kamieni pionową dziurę o średnicy 30 cm. Stwierdzono, że to dzieło sprzed 256 lat, a więc z 1705 roku. Trudno powiedzieć dziś na jakiej podstawie wysnuto takie wnioski, ale prace nad tym otworem trwały miesiąc. Zgodnie ze źródłami próbowano tłoczyć do otworu beton, aby zablokować dostęp wody, jednak morska woda wypłukiwała do morza wciąż płynną masę. Stąd moje przypuszczenie, że znaleziony przez Restala otwór znajdował się w zatoce poniżej linii wody, ale brak na to solidnych dowodów. W międzyczasie Melbourne Chapel wykupił 1 trzecią wyspy dębów od rodziny Beamish za 1800 dolarów. W tym momencie do historii dołącza się kolejna dość tajemnicza postać. Ze względu na skąpość źródeł trudno stwierdzić, kim był ani co nim kierowało. W każdym razie w 1961 i 1962 roku niejaki Frederick Nolan wydał kilka tysięcy dolarów na ludzi i sprzęt, którzy krążyli po okolicy mierząc wyspę. Umiejscowili 25 betonowych markerów geodezyjnych, tnąc wyspę na siatkę kilkudziesięciu linii o długości setek metrów. Tymczasem w październiku 1961 roku z Robertem Restalem skontaktował się David Tobias, twierdząc, że jest zainteresowany finansowaniem operacji poszukiwań w zamian za procent w zyskach. 11 stycznia 1962 roku Fred Sparham zgodził się zmniejszyć swój udział w zyskach z 25 do 19%. 22 stycznia Robert Restall spotkał się z Melem Chapelem. Ten powiedział, że nie przedłuży kontaktu z Restalem i poszuka innego wspólnika. Restall jednak przekonał go do dania mu kolejnej szansy. Chapel zgodził się pozwolić Restalowi na dalsze poszukiwania przez kolejny rok, ale tylko na południowym krańcu wyspy, do 30 metrów na północ od studni pieniędzy. 8 lutego Restall podpisał umowę z Davidem Tobiasem dotyczącą jego udziału w inwestycji. 10 lipca z Robertem Restalem podpisał umowę inwestycyjną Karl Gracer. Również w 1962 roku na północ od studni pieniędzy pracę przeprowadził Laverne Johnson z Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej. Przeprowadził wykopaliska i odwierty, ale o jego ewentualnych sukcesach nic nie wiadomo. Tymczasem Frederick Nolan odkrył w Registry of Deeds, urzędzie zbliżonym do naszego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Chester że Melbourne Chapel nie był właścicielem działek numer 5 i od 9 do 14. Nabył te tereny od spadkobierców Sophie Sellers za 2,5 tysiąca dolarów. Zimą 1962 roku Restal podobno odkrył spiralny tunel pod Studnią Pieniędzy, rozpoczynający się 31,5 metra pod powierzchnią i okrążający szyb zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Wzmiankę o tym napotkałem tylko oglądając serial poświęcony współczesnym poszukiwaniom, gdy Lee Lamb, córka Roberta Restola, prezentowała dzienniki pisane przez jej brata Roberta Juniora z czasów poszukiwań na wyspie. W 1963 roku ukazała się książka True Tales of Buried Treasure, której autorem był pisarz i historyk Edward Rose Snow. W tej książce Snow odnosząc się do tematu kamiennej płyty z wyrytym zaszyfrowanym napisem, twierdził, że zestaw znaków wraz z tłumaczeniem otrzymał od AT Camptona z Cambridge w stanie Massachusetts. Brak jednak pewnych informacji, skąd Campton miałby je zdobyć. W liście datowanym na kwiecień 1949 roku odkryto, że miał je uzyskać od szkolnego nauczyciela, który dawno już nie żyje. Inne źródła z kolei, jako źródło tłumaczenia napisu, podają nieznanego z nazwiska profesora uniwersytetu. Sam napis był krótki, przez co odszyfrowanie go było niełatwe. Dziś przyjmuje się, że metodą kodowania była metoda podstawieniowa, w której każda litera zostaje zastąpiona inną lub też innym znakiem. Metoda ta jest jedną z najłatwiejszych do złamania, choć jeżeli tekst jest krótki, wymaga nieco zachodu. Za najprawdopodobniejsze dziś rozwiązanie tej zagadki uznaje się tekst: 40 feet below 2 million pounds are buried. Co oznacza 40 stóp poniżej 2 miliony funtów jest zakopane. Tłumaczenie to nie wydaje się do końca zgadzać, ale do tej kwestii jeszcze wrócimy. Z kolei według pogłosek profesor Uniwersytetu Dalhousie przetłumaczył napis jako 10 feet below 2 million pounds light buried, czyli 10 stóp poniżej 2 miliony funtów leży zakopane. To brzmi niemal identycznie jak przedstawione przez Kemptona, a można było je znaleźć w artykule w gazecie Colliers z 19 sierpnia 1911 roku, a więc 38 lat wcześniej. Możliwe zatem, że wspomniany Kempton zaczerpnął je z artykułu lub innego podobnie zapomnianego źródła i przypisał je sobie. Nie sposób też ustalić, skąd został wzięty napis do przetłumaczenia. Sam kamień zaginął dziesięciolecia wcześniej, a nic nie wiadomo o jakichś rysunkach lub kopiach inskrypcji. Do tego jeszcze wrócimy. 2 stycznia 1963 roku Mel Chapel poinformował Roberta Restala, że zgodnie z ich umową sprzed roku jego kontrakt wygasł z końcem 1962 roku. Panowie najwyraźniej zasiedli do dalszych negocjacji, gdyż 19 stycznia Restal otrzymał kolejny do końca czerwca. W kwietniu do Melberna Czapela zgłosił się Frederick Nolan, oferując wymianę swojej ziemi na wyspie za możliwość wykopalisk w studni pieniędzy. Chapel odmówił. W tej sytuacji Nolan wykopał w tym i kolejnym 1964 roku na swojej ziemi dwa dziewięciometrowe szyby. Jedynym, co znalazł na dnie jednego z nich była 5-centymetrowa mosiężna klamra. 20 stycznia 1965 roku Melbourne Chapel i Robert Restall podpisali nowy kontrakt, w którym zgadzali się na 30% udział Restala w skarbach. 28 stycznia Hamilton Spectator opublikował artykuł The Riddle of Oak Island: Gold Bars Within My Grasp says Bob Restall, napisany przez Restala o jego poszukiwaniach na wyspie. Informacje na temat wykopalisk zostały również zamieszczone w styczniowym numerze Reader's Digest w roku 1965. Latem 1965 roku z Melbourne'em Chapelem skontaktował się geolog Robert Roy Dunfield. Chciał on rozpocząć własne poszukiwania na Wyspie Dębów. Ponieważ jednak Chapel związany był umową z Restalem, Danfield wyraził chęć dołączenia do ich operacji jako partner i inwestor. Następnie opracował szczegółowy plan zakładający wykorzystanie geodezji oraz stosowanie grodzic i chwytaka wieloszczękowego do rozkopania studni pieniędzy. W ogóle Robert Danfield przejawiał zupełnie inne podejście niż wszyscy poprzedni poszukiwacze. Do tej pory używano jedynie prostych narzędzi: łopat, kilofów, dłut, świdrów do węgla czy szlamowników. Pomagano sobie siłą zwierząt w kieratach, koparkami parowymi, dynamitem, wiadrami, beczkami, czy małymi silnikami do obsługi wiercenia czy pompowania wody. Plan Dunfielda zakładał natomiast sprowadzenie na wyspę ciężkiego sprzętu, 70-tonowej koparki, buldożerów i innych maszyn, a także użycie pompy o wydajności 415 tysięcy litrów na godzinę. Restal skontaktował się telefonicznie z Danfieldem, który przebywał wówczas w Kalifornii, a następnie Danfield przybył na wyspę. 15 lipca 1965 roku podpisał umowę z Robertem Restalem, inwestując 5000 dolarów z możliwością podwojenia tej sumy w późniejszym terminie. Dzień później Restal rozpoczął kopanie kolejnego szybu pomiędzy szybem Kevin Pitt a studnią pieniędzy. Liczył na przecięcie i zablokowanie tunelu zalewowego. W tym samym czasie pojawił się nowy chętny do zainwestowania w poszukiwania, Dan Blankenship z Miami. Został on jednak odrzucony przez Restala, gdyż ten sądził, że z funduszami od poprzednich inwestorów i świeżym zastrzykiem gotówki od Danfielda ma więcej niż mu potrzeba. Wprawdzie do końca jego kontraktu zostało mniej niż 5 miesięcy, ale ciężko pracował nad ukończeniem prac i spodziewał się, że jest bardzo blisko rozwiązania zagadki Wyspy Dębów. Już 3 sierpnia na wyspę dotarł barką pierwszy gąsienicowy buldożer. 17 sierpnia 1965 roku nowy szyb miał już wymiary 3 na 9 metrów ponad 8 metrów głębokości i około metr wody na dnie. Wewnątrz była świeżo zamontowana pompa mająca za zadanie usunięcie wody. Tego dnia powietrze było wyjątkowo gęste i ciężkie. Było około godziny 14. Obserwujący z góry postępy prac poniżej, Robert Restall zachwiał się i spadł 8 metrów w dół. Widzący wypadek, jego syn Bobby rzucił mu się na ratunek, ale schodząc po drabinie zasłabł i spadł. Wtedy na pomoc rzucili się Carl Grazer z trzema pracownikami. Schodzący po drabinie Grazer zasłabł i spadł do wody. Podążający za nim Cyril Hills Andrew Demont i Leonard Kaiser również kolejno opadali z sił, wymiotowali i spadali im na ratunek ruszył ojciec Leonarda Jim będący strażakiem ochotnikiem do pomocy rzucił mu się odwiedzający wyspę dębów w strażach z rochester lub buffalo w stanie Nowy Jork edward White White przeczuwając niebezpieczeństwo obwiązał sobie chusteczkę wokół głowy wstrzymał oddech i zszedł na dół złapał dimonta który wówczas znajdował się centymetry od wody ten pozbawiony świadomości próbował nawet White'a uderzyć White uchylił się przed ciosem, obwiązał Dimontaliną i szarpiąc nią polecił ludziom znajdującym się na powierzchni wyciągnąć mężczyznę. Następnie White prawdopodobnie wyszedł na powierzchnię odetchnąć, gdyż relacje są zgodne, że zszedł do szybu po raz drugi. Tym razem wyciągnął Leonarda Kysera. Nie jest pewne, co działo się dalej. Być może ratownicy opadli z sił, a być może zwątpili w sens dalszej akcji. Wiadomo bowiem, że Leonard Kaiser i Andrew DeMont trafili do szpitala w Halifaxie, natomiast z kontynuowaniem akcji ratunkowej zaczekano na przybycie strażaków z Western Shore. Oni, nie chcąc wchodzić do szybu, postanowili wydobyć ciała z użyciem haka na ryby. Temu stanowczo sprzeciwił się Jim Kaiser. Nie wbije pan haka w pana Restala. Nie, proszę pana. Powiedział po czym założył maskę i zszedł na dół, aby wyciągnąć ciała. Robert Restall, jego syn Bobby, Cyril Hills i Carl Grazer stracili życie. Leonard Kaiser i Andrew DeMont po pobycie w szpitalu wrócili do zdrowia. Nie wiadomo, co spowodowało tragedię. W oficjalnym raporcie z autopsji podano, że przyczyną śmierci całej czwórki było utonięcie. Podejrzewano, że za utratą przytomności przez Restala i ratowników mogły stać toksyczne opary wydobywające się z szybu. Na przestrzeni lat pojawiło się wiele spekulacji na temat tego, jaki gaz spowodował wypadek. Głównymi podejrzanymi byli tlenek węgla i spaliny wydobywające się z pracującej benzynowej pompy zamocowanej powyżej, siarkowodór, żółtawa podobna mgiełka mająca zapach zgniłego jajka lub chlor w postaci zielonkawo-żółtego oparu. Syn kapitana White'a mówił, że jego ojciec widział nad szybem zielonkawą mgłę, którą wziął za chlor mogący wywoływać krztuszenie się i wymioty, dlatego obwiązał chustkę wokół głowy. Inni świadkowie z kolei twierdzili, że mgiełka była raczej żółta, co miało świadczyć za siarkowodorem. Tę wersję mógłby potwierdzać stan ubrań Jima Kaiser'a z tamtego dnia, które pomimo wielokrotnego prania wciąż śmierdziały jak zgniłe jajka i nie było innego wyjścia, jakie w końcu wyrzucić. Ponadto wprawdzie chlor występuje w okolicach słonych akwenów, takich jak Słone Jeziora, Oceany czy Podziemne Solanki, ale zawsze tylko w postaci jonu chlorkowego Cl-, nigdy w postaci wolnej. Siarkowodór natomiast może powstać w wyniku rozkładu gnijącej roślinności i włókien kokosowych w słonej wodzie. Sęk w tym, że wszystkie artykuły, do jakich dotarłem, wyraźnie stwierdzają, że siarkowodór jest gazem bezbarwnym, niezależnie od stężenia. Reszta wydaje się zgadzać. Tym bardziej, że choć w niewielkich stężeniach siarkowodór strasznie śmierdzi, to w naprawdę wysokich staje się niewyczuwalny za sprawą natychmiastowego porażenia nerwu węchowego. Istnieją zatem przesłanki, aby podejrzewać, że przyczyną tragedii było nagromadzenie się w szybie cięższego od powietrza siarkowodoru, pochodzącego z rozkładu roślinności. Pewności jednak mieć nie możemy. 21 sierpnia 1965 roku odbyło się nabożeństwo żałobne i pogrzeby ofiar. Robert i Bobby Restalowie oraz Carl Grazer zostali pochowani na cmentarzu Western Shore. Cyril Hills spoczął na cmentarzu Martins River. Kilka dni po pogrzebie odbyło się spotkanie osób zaangażowanych w wykopaliska z rodziną Restall. Ze strony rodziny w zebraniu udział wzięli wdowa po Robercie, Mildred Restall, i ich córka Lee Lamp Restall i jej były mąż Doug Helland. Spotkali się z nimi Robert Dunfield, właściciel wyspy, inwestorzy oraz prawnik, który wcześniej reprezentował Roberta Restala, a teraz miał reprezentować obie strony. Robert Dunfield zapewnił rodzinę, że będzie realizował wizję zmarłego tragicznie Restala tak jak on planował. Oprócz tego zobowiązywał się do pomocy finansowej Mildred, a także jakiejkolwiek innej, jakiej będzie potrzebować. Mildred i Ricky Restalowie mieli przenieść się do domu w Western Shore na Stałym Lądzie. Cała grupa chciała kontynuowania operacji, bo inwestorów kusiły potencjalne zyski. Czując presję, rodzina Restal zgodziła się, aby Danfield kontynuował pracę Roberta. Nabył pakiet kontrolny i przejął kontrakt Restala do 31 grudnia 1965 roku z możliwością przedłużenia za 5000 dolarów. W ten sposób osobą odpowiedzialną za kontynuację działań do końca roku w ramach kontraktu Roberta Restala został Robert Troy Danfield. Kim był? Urodził się 31 grudnia 1925 roku w Denver w stanie Colorado. W 1936 roku jako 11 latek w Denver Post natrafił na artykuł o tajemniczej wyspie i jej zagadce, którą rozwiązać próbowało tak wielu ludzi. Od tej pory starał się czytać wszystko na jej temat, co tylko wpadło mu w ręce. W wieku 19 lat, 14 lipca 1944 roku zaciągnął się na czas II wojny światowej i został kadetem Sił Powietrznych Armii Stanów Zjednoczonych w stopniu szeregowca, stacjonując w Fort MacArthur w San Pedro w Kalifornii. W 1945 roku ożenił się z Frances Allen Hodgson, która niedawno zakończyła swoje poprzednie małżeństwo i była z Danfieldem w ciąży. Ich córka Sharon urodziła się w 1946 roku. Danfield uczęszczał do Colorado School of Mines, a w 1956 roku kończył UCLA z tytułem magistra geologii. Ponieważ znał biegły język hiszpański, w 1957 roku rozpoczął pracę jako geolog w Ameryce Południowej, wykonując odwierty w Bogocie w Kolumbii nad jeziorem Maracaibo i w Caracas dla Standard Oil w Wenezueli. Ze względu na niebezpieczny konflikt partyzancki, korupcję i ciężkie warunki, lobbował, by pracować dla firmy naftowej po stronie państwa i wyjechał, gdy Frances była w ciąży z ich drugim dzieckiem. 2 stycznia 1958 roku w Venice w Kalifornii urodził się Robert Roy Danfield Jr. Powróciwszy do Stanów, zabezpieczony finansowo Danfield mógł wrócić do badania sprawy, której tajemnica gryzła go od małego studni pieniędzy. Skontaktował się z właścicielem ziemi na wyspie, Melem Chapelem, w nadziei na rozpoczęcie poszukiwań na wyspie. Ponieważ Restall wciąż miał dzierżawę, Danfield zdecydował się zainwestować w jego operację, a Restall zadzwonił do niego do Kalifornii, aby porozmawiać o umowie. Spotkali się w lipcu 1965 roku na wyspie i podpisali umowę, na mocy której Danfield zainwestował 5000 dolarów w operację Restala. Po śmierci Restala, Danfield kupił pakiet kontrolny, a rodzina i inwestorzy powierzyli mu kierownictwo nad pozostałą częścią kontraktu Restala. Danfield sprowadził na wyspę swoją żonę i ojca, Roberta Georgia Danfielda, który miał doświadczenie inżynierskie, a także syna Roberta Juniora, którego zapisał do miejscowej szkoły w Chester. Również jego córka Sharon odwiedzała go od czasu do czasu. Informacja o tragedii rozeszła się dość szybko i dotarła do Dana Blankenshipa, któremu miesiąc wcześniej Restal odmówił współpracy, a który przebywał wówczas w Nowym Jorku ze swoim synem Davidem. Licząc, że w zaistniałej sytuacji będzie mógł dogadać się z nowym kierownikiem prac, rzucił wszystko i pośpieszył na wyspę dębów. Udało mu się zawrzeć porozumienie, aby zainwestować i być zaangażowanym w operację. Blankenship zaoferował również przekazanie 5000 tysięcy dolarów Mildred Restall, aby wspomóc wdowę w wydatkach, ale po negocjacjach ta kwota została zmniejszona do tysiąca. W ciągu kilku tygodni Mildred i Ricky Restalowie przenieśli się z wyspy do Western Shore, do domu, który zasugerował jej Robert Dunfield. W międzyczasie Danfield szukał również innych partnerów i inwestorów, którzy przyłączyliby się do operacji, w tym założyciela Merrill Norman Cosmetics, Jacka Nederkata z Beverly Hills oraz geologa Georgia R. LePerla z Western Continental Corporation w Bakersfield. Obaj zainwestowali po 35 tysięcy dolarów. Kolejną osobą, którą Danfield chciał wprowadzić do spółki ze względu na jego zdolności techniczne i doradztwo, był James Troutman z Kalifornii. Troutman projektował i budował niektóre z pierwszych mniejszych tranzystorowych wykrywaczy metali, które mogły być przydatne w poszukiwaniach. W tamtym czasie był właścicielem firmy zajmującej się naprawą radioodbiorników i telewizorów z San Diego i przez pięć lat prowadził działalność związaną z wydobyciem złota w Bakersfield i Randsberg w Kalifornii. Troutman po raz pierwszy przeczytał o wyspie w 1955 roku. Artykuł w Reader's Digest ze stycznia 1965 o poszukiwaniach Krystala na wyspie ponownie wzbudził jego zainteresowanie i chętnie dołączył do poszukiwań z Dunfieldem. Poważne prace pod przewodnictwem Roberta Danfielda rozpoczęły się 1 września 1965 roku z Earlem Armstrongiem, Jimem Kaiserem i pozostałymi członkami pięcioosobowej załogi. Jakiś tydzień po tym, jak Troutman opuścił Kalifornię 8 września, spotkał się z Blankenshipem i Danfieldem w motelu Oak Island należącym do Daga i Edith Eisnerów, aby omówić plany. Aby dostawać się na wyspę i z powrotem, wszyscy codziennie korzystali z usługi łodzi Billa Solera. Prace na wyspie rozpoczęto od wypalania zarośli, wycinania drzew i używania pił łańcuchowych do odcinania desek i konarów z drewnianego trójnogu nad szybem Restala w Smiths Cove. Następnie usunięto część belek, po czym zakopano ten szyb. Tu szczerze powiedziawszy nie jestem pewien o jakim szybie mowa. Restalowie bowiem nie wykopali szybów Smith's Cove. Znalazłem natomiast informację, że znaleźli otwór, którego wiek szacowali na ponad 250 lat, do którego pompowali beton, ale był on ciągle wypłukiwany przez morską wodę. Być może w tym momencie chodzi właśnie o ten otwór. Jeśli tak, został on zakopany we wrześniu 1965 roku. Tak samo poczyniono z szybem, w którym miała miejsce tragedia. Do tych działań użyto buldożera marki Caterpillar, który spychał ziemię ze wzgórza na odsłonięte doły na plaży wykopane przez Restała. Dunfield użył również maszyny, aby zepchnąć do wody tony ziemi, aż do starego koferdamu w zatoce Smith's Cove. Liczył, że w ten sposób zasypie cały system dostarczający wodę do kanału zalewowego, bez konieczności lokalizowania go dokładnie. Przez te działania woda w zatoce stała się bardzo mulista. Gdy jednak próbowano wypompować wodę z szybu Hedena, była ona wciąż klarowna. To sprawiło, że Danfield nabrał pewności, że zablokował dopływ z zatoki Smithskoł, ale drugi tunel doprowadzający wodę z południowego wybrzeża wyspy był wciąż naruszony. We wrześniu rozpoczęły się również prace przy usuwaniu budynków restali oraz prace przygotowawcze mające umożliwić działanie ciężkiego sprzętu. 30 września barką został dostarczony drugi buldożer. Obie maszyny rozpoczęły przesuwanie ziemi w okolicy Studni Pieniędzy, usuwając ponad 3,5 metrową warstwę gleby z obszaru Manipit. Efekty tego działania różnią się w zależności od źródeł. Jedne twierdzą, że odsłonięto stare szyby i belki inne że udało się zlokalizować pierwotne okrągłe 4-metrowe zagłębienie które miało być oryginalnym szybem pieniędzy w pobliżu szybu czapelów te działania okazały się niewystarczające i Danfield postanowił na wyspę ściągnąć naprawdę ciężki sprzęt planował sprowadzić 70-tonowy dźwig Pauling and Harnischfeger Orton Cranes z firmy z branży stalowej w New Glasgow Żuraw ten miał 9- lub 27,5 metrowy wysięgnik zależnie od źródeł i dwumetrowy dwuszczękowy chwytak. W idealnych warunkach ta maszyna była w stanie wykopać lej o głębokości ponad 60 metrów i średnicy ponad 30 oraz przenieść niemal 750 metrów sześciennych ziemi w ciągu godziny. Wkrótce ten potwór miał być dostarczony przez Canadian Rail do stacji kolejowej Western Shore. Tak wielkiej maszyny nie dało się jednak przetransportować barkami. Niezbędne okazało się wybudowanie grobli łączącej zachodnią część wyspy do Crandall's Point na stałym lądzie. 7 października ruszyła jej budowa. 10 października oba buldożery zostały użyte do oczyszczenia dojazdów do kluczowych miejsc oraz rozpoczęły usypywanie 200 metrowej grobli. Określono ją jako tymczasową i potrzebną tylko do sprowadzenia ciężkiego sprzętu. Jeden z buldożerów rozpoczął budowę od strony Wyspy, drugi ze stałego lądu. Do jej stworzenia użyto 11,5 tysiąca metrów sześciennych ziemi, a także dużej ilości kamieni i kłód. 16 lub 17 października grobla była gotowa, a wyspa dębów nie była już wyspą i można było rozpocząć sprowadzanie koparki. Danfield zarzekał się, że jest to rozwiązanie tymczasowe. Stwierdził, że po wszystkim grobla zostanie rozebrana, a pogłębienie kanału zajmie maksymalnie 3 tygodnie. 18 października przybyła wspomniana koparka wraz z operatorem Haroldem Bishopem. Została przetransportowana z dworca kolejowego Western Shore pod groble, a następnie przez nią na południowe wybrzeże Wyspy Dębów. Tam przystąpiła natychmiast do pracy. Pierwszym zadaniem, do którego Danfielda przekonał Blankenship, było wykopanie 60-metrowego rowu o głębokości 6 metrów wzdłuż południowego brzegu w poprzek miejsca, gdzie spodziewano się znaleźć drugi tunel zalewowy. 21 października rozpoczęto wykopaliska w pobliżu kamiennego trójkąta. Aby chronić jego górną część, ułożone zostały kłody, natomiast podstawa trójkąta została usunięta. 26 października prace nad wykopami zostały wstrzymane, bo uszkodzone zostały dwie łyżki koparki i musiano czekać na dostarczenie nowych, co miało miejsce 29 października. Dwie nowe zresztą również zostały uszkodzone z powodu twardej gleby i skał. Już dzień lub dwa później, 30 lub 31 października, danfield natrafił na coś niezwykłego. Około 7,5 metra na południe od kamiennego trójkąta, po przebiciu się przez warstwę twardej ziemi, ta stała się nagle bardzo luźna. Dalsze prace w tym miejscu pozwoliły wydobyć kilka okrągłych kamieni plażowych, piasek i szczątki roślinności. Po ich usunięciu, na głębokości 3,5 metra odkryto zwieńczony kopułą szyb o średnicy 2,5 metra. Źródła na temat wykonania szybu podają sprzeczne informacje. Jedne twierdzą, że jego ściany nie nosiły śladów kilofów, inne, że na ścianach i suficie znaleziono wyraźne ślady narzędzi. W każdym razie, ponieważ nie dysponowano żadnymi informacjami o jakichkolwiek poszukiwaniach w tym rejonie, założono, że szyb pochodzi sprzed 1795 roku. Postulowano, że miał to być pierwotny szyb, ale został z jakiegoś powodu porzucony. Natrafiłem również na informację, że odkrycie to miało miejsce znacznie wcześniej, 18 października, ale niespecjalnie wpasowywałoby się to w linię czasu. Również w październiku 1965 roku The Atlantic Advocate opublikował artykuł sugerujący, że studnia pieniędzy jest w istocie po prostu zapadliskiem nad formacją wapienną lub linią uskoku, która stopniowo wypełniła się powalonymi drzewami i gruzem. Nowo odkryty szyb rozkopano przy pomocy koparki, jednak jej chwytak był większy niż średnica szybu, co znacznie spowalniało pracę. Na dno została opuszczona pompa, z pomocą której z szybu usunięto 2,5 metra wody. Na głębokości 5,5-6 metrów z wody wyciągnięto kilka gałązek. Na głębokości od 7,5 do 10,5 metra znajdowano kawałki korzeni. Na głębokości ponad 18 metrów znaleziono stary, ręcznie wykonany gwóźdź, który Blankenship zachował dla siebie. Na niecałych 20 metrach znaleziono kawałek jałowca lub cedru. Od głębokości 20 do 23,5 metra znajdowała się cienka warstwa niebieskiej gliny, która przeplatała się z warstwami czerwonego, piaszczystego materiału, który działał jak uszczelnienie. Po przebiciu się przez tą szczelną warstwę wydobyto kilka wiader czarnej, cuchnącej wody i mułu. Zespół uznał, że jest to część jednego z oryginalnych systemów zalewowych sprzed 1795 roku. Po zakończeniu prac w tym szybie Danfield odpalił na jego dnie skrzynkę dynamitu, podczas gdy nad wyspą krążył helikopter nagrywający film dokumentalny Helikopter Kanada. Następnie wielka koparka została przetransportowana w okolice studni pieniędzy. Część z tych wydarzeń została później opowiedziana w artykule Key to Captain's Kid Treasure Found w Chronicle Herald z 5 listopada 1965 roku. Na początku listopada, źródła podają dni od 2 do 5, wielka koparka rozpoczęła pracę w okolicy studni pieniędzy, a przynajmniej tak założono. Podczas usuwania buldożerem prawie 4-metrowej warstwy ziemi 4,5 metra na północ od szybu czapelów odkryto obniżenie o średnicy 4 metrów, które zostało uznane za lokalizację oryginalnego pierwotnego szybu. To miejsce przyjęto jako centrum wykopalisk. Jakieś dwa tygodnie później w tym miejscu istniał już wykop w kształcie leja o ponad 30-metrowej średnicy i głębokości 30 metrów. Praca żurawia kosztowała w tym momencie 2000 dolarów dziennie, a dotychczasowy rachunek opiewał już na 70 tysięcy dolarów, co klasyfikowało to przedsięwzięcie jako jedną z najbardziej kosztownych i rozległych operacji przeprowadzonych kiedykolwiek na wyspie. W pracach nie pomagał fakt, że miejsce to było poprzecinane efektami poprzednich prac. Wykop Danfielda naruszył część szybu czapelów numer 23, przez co jego górny fragment zawalił się do środka. Podobnie stało się z szybem numer 3, który znajdował się w pobliżu. Wykopaliska uwidoczniły również północny narożnik szybu Hedena, numer 24, gdzie znaleziono drewniany mostek zakotwiczony do jabłoni lub wiśni powyżej narożnika. Przy takiej skali prac coś mogło poszukiwaczom umknąć. Aby niczego nie przeoczyć, zbudowano małą drewnianą śluzę z sitem do przesiewania ziemi i mułu wydobytego z wykopu. W przesianym materiale znaleziono kawałki porcelanowych naczyń datowanych na okolice 1700 roku. Pod koniec listopada nad wykopaliskami zaczęły gromadzić się czarne chmury. W dniach od 21 do 24 listopada padające przez dwa dni ulewne deszcze spowodowały osunięcie się ścian wykopu. Ziemię trzeba było ponownie wydobyć, co znacznie opóźniło postępy. Dodatkowo pojawiły się problemy mechaniczne z koparką i pompą. Danfield zaprzeczał, jakoby zawał miał mieć miejsce, ale donosiły o tym źródła ze stałego lądu. Ponadto raportował, że osiągnięto już głębokość 46,3 metra, choć później zrewidował obliczenia i poprawił się na 42,6 metra. Stwierdził również. Jesteśmy w miejscu oryginalnego szybu, co do tego nie ma wątpliwości. Znajdujemy stare, dębowe fragmenty i inne artefakty, ale złota nie. 25 listopada została naprawiona koparka. Zęby chwytaka pospawano i zaostrzono, gdyż warstwy starego świerku i dębu stale je tępiły, co spowalniało postępy. Szczerniałe drewno było takim problemem, że prace postępowały z prędkością 20-30 cm dziennie. Dwa zespoły po czterech pięciu mężczyzn pracowało teraz na dwie zmiany, aby zrealizować cel ogłoszony przez Danfielda. Powiedział on, że jego pierwszym celem jest osiągnięcie głębokości 155 stóp, czyli 47,2 metra, a następnie 180 stóp, 55 metrów i dopiero wtedy będzie mógł przerwać pracę. 27 listopada powiedział. To był całkiem ciężki tydzień. Wszyscy są dość zmęczeni i wierzę, że ten dwudniowy postój pomoże wszystkim poczuć się lepiej. Ale w poniedziałek będziemy w pełni sprawni. Weekendowa przerwa w pracach miała być też wykorzystana do wymiany chwytaka koparki i zaostrzenia jego zębów, a także do ogólnie pojętej konserwacji i serwisu całego wykorzystywanego sprzętu. Gdy jednak w poniedziałek, 29 listopada, powrócono na teren prac, okazało się, że przecieka pompa wodna została zreperowana, jednak prace rozpoczęto z opóźnieniem. Część źródeł podaje, że 29 listopada Robert Dunfield wydał raport dla inwestorów, opisujący stan prac. Uzyskał przedłużenie kontraktu do końca 1966 roku, ale powoli kończyły się już fundusze. Od momentu objęcia kierownictwa nad pracami, Dunfield zdążył już wydać 60 tysięcy dolarów. Ta kwota wydaje się być zaniżona, biorąc pod uwagę koszt prac wielkiej koparki. Czterej główni inwestorzy przekazali dodatkowe 27 tysięcy dolarów. Ostatniego dnia listopada miała miejsce kolejna awaria. Tu ponownie źródła są rozbieżne. Duża ich liczba przedstawia skróconą wersję, że po pogłębieniu wykopu do 45 metrów koparka stała się potrzebna gdzie indziej. W zastępczej pękł blok silnika w agregacie zasilanym silnikiem Diesla wydmuchało uszczelkę, a pracownicy odeszli z pracy na święta. Prace zostały wstrzymane. Jest też jednak inna wersja wydarzeń. Według niej 30 listopada nawalił generator. Pękł w nim blok silnika lub wydmuchało uszczelkę. Podawane są obie przyczyny jako równie prawdopodobne. Sam zakupiony w Montrealu 550V generator był sprawny, ale jego silnik musiał zostać rozebrany i naprawiony przy użyciu sprowadzonych z Montrealu części. Piętrzące się problemy i awarie sprawiły, że w ciągu ostatnich sześciu tygodni na każde dziesięć godzin wykopalisk na realne prace poświęcano zaledwie cztery i godziny. Danfield wyraził nadzieję, że uda się te statystyki poprawić, ale w jego wypowiedzi próżno szukać optymizmu. Mamy nadzieję osiągnąć wkrótce lepszy progres, ale lepszy niż przeciętny to będzie trudne zadanie. W grudniu 1965 roku po kilku nieporozumieniach Trautmana z Danfieldem ich partnerstwo zostało rozwiązane, a sam Trautman porzucił ekspedycję i przez 10 lat pracował nad innymi projektami górniczymi w Nowej Szkocji. Danfield wprowadził później innych mniejszych inwestorów i partnerów, w tym kilku członków swojej rodziny, a także grupę ośmiu kluczowych osób, które znał osobiście z Kalifornii, w tym innych geologów, lekarzy, prawników i dentystów. 1 grudnia z Montrealu przybył nowy generator diesla, wytwarzający 550 V potrzebnych do zasilenia pompy głębinowej i oświetlenia nocnego. Mechanik natychmiast wziął się do pracy, aby uruchomić go przed przybyciem nocnej zmiany. Dzień wcześniej udało się wydobyć nieco starego drewna, które wprawdzie zwiększyło opóźnienie względem planu do tygodnia, ale traktowano je na równi jako przeszkodę, jak i zachętę. Dunfield powiedział, że wyciągnięto ręcznie ciosane kłody, które według odwiedzającego miejsce prowincjonalnego urzędnika służby leśnej mogły być hemlock, drewnem nierodzinnym dla tego obszaru. To dość zastanawiające, bo źródła wyraźnie podają hemlock, co tłumaczy się na szczwół plamisty. Może też chodzić o szalej jadowity. Obie te rośliny są silnie trujące i należą do rodziny selerowatych. Łodyga szczwołu dorasta do 180 cm wysokości, szalej jest jeszcze niższy. Siłą rzeczy trudno tu mówić o jakichś kłodach tej rośliny. Okazuje się jednak, że istnieje sensowne wytłumaczenie tej nieścisłości. Otóż słowa hemlock używa się również na określenie choiny. Z łaciny tsuga carriere, rodzaju drzew z gatunku sosnowatych, których zmiażdżone listowie pachnie bardzo podobnie do wspomnianych trujących roślin. Gatunek ten występuje w Ameryce Północnej, ale jeśli nie rośnie na Wyspie Dębów, to cała wypowiedź nabiera sensu. Musicie mieć jednak świadomość, że to jedynie moja interpretacja. W każdym razie, Robert Dunfield stwierdził, że mają do czynienia z oryginalną podłogą ze Studni Pieniędzy, a urzędnik leśny Lloyd Hobolt miał stwierdzić, z jak starym drewnem mają do czynienia. 2 grudnia wykop wciąż miał 42,7 metra. Użyto kamery monitoringu, aby przeprowadzić inspekcję studni pieniędzy. Danfield przyznał, że wykop jest solidny i nie grozi zawaleniem. Prace wykopaliskowe musiały być jednak przerwane, gdyż minął okres dzierżawy żurawia Pauling and Harnischfeger, który był już zakontraktowany do innej pracy i musiał tego dnia opuścić teren działań. Dunfield poczynił przygotowania do sprowadzenia na wyspę innego, cięższego żurawia. 8 grudnia z Moncton na stację Western Shore przybył nowo wydzierżawiony 80 tonowy żuraw Powell z 27,5 metrowym wysięgnikiem. Przetransportowano go na wyspę, ale jego przyrządowanie wymagało całego dnia na przygotowanie. 14 grudnia poinformowano, że Danfield powrócił po 10 dniowej przerwie. Dzień później nie zanotował żadnych postępów. Jednocześnie zaczęły piętrzyć się problemy. Gdy nie prowadzono prac, w otworze osunęło się do niego kilka stóp ziemi, co oznaczało od kilkudziesięciu centymetrów do trzech metrów. Przez to Danfield nie był w stanie oczyścić go do wcześniejszej głębokości 42,7 metra. Oprócz tego wystąpiło kilka problemów mechanicznych z pompą wodną, dużym żurawiem i generatorem. Tydzień później ogłoszono, że żuraw powrócił do pracy, ale zbliżało się Boże Narodzenie. Robotnicy nie byli chętni do prac w tym czasie, co niemożebnie irytowało Danfielda, który koniecznie chciał się dostać do skarbu. Poganiał ich ile mógł, przestrzegał, że przez postój wykop wypełni się ziemią i wodą, ale mimo tego operatorzy żurawia odmówili pracy 25 i 26 grudnia. Danfield miał szansę osiągnąć 47,2 metra, ale osuwająca się ziemia cofnęła jego postępy do 34 metrów. Zdążył przed świętami jeszcze poprawić wynik o 3,5 metra, ale to wszystko. Kolejna 22-tonowa koparka z Halifaxu miała przybyć na wyspę w Sylwestra, ale nie spodziewano się, że będzie gotowa do pracy wcześniej niż 3 stycznia. Dunfield zapowiedział, że wykorzystają ją na plaży, gdzie będzie badać zalewanie studni pieniędzy, ale szczegóły zachował dla siebie do momentu, aż koparka przybędzie. Dan Blankenship natomiast stwierdził, że Boże Narodzenie już na wyspie przegapił i nowego roku nie zamierza i zrobił sobie przerwę w pracach. Rok 1966 również nie rozpoczął się najlepiej. Na temat tego, co dokładnie się stało, są jednak sprzeczne wersje. Jedna brzmi tak, że 1 stycznia 1966 roku okazało się, że całkowicie zawaliły się szyby z 1804 roku prawdopodobnie chodziło o szyb numer 2 z 1805 roku i 1863 roku szyb numer 11, a częściowo zawalił się szyb czapelów numer 23. Obsunęła się również studnia pieniędzy. Jej średnica u wylotu wynosiła już 24 metry, co zastanawiające, bo znacznie wcześniej miała wynosić już ponad 30 metrów. Widząc to, Robert Danfield nakazał całkowicie zasypać główny szyb, aby zatrzymać osuwanie się ziemi i zapewnić silną platformę do wierceń po zimie. Jeszcze w styczniu Danfield w okolicy Studni Pieniędzy wywiercił cztery otwory o średnicy 15 cm, głębokie na 58 metrów. Na głębokości 42,5 metra wiertło natrafiło na 60-centymetrową warstwę drewna. Po jej przebiciu pokonało 12-metrową pustkę aż do skały macierzystej. Wydobyty materiał został wysłany do badań spektrograficznych i analizy chemicznej do Uniwersytetu Południowej Kalifornii w Los Angeles. Po otrzymaniu wyników, które zachował w tajemnicy, Danfield ogłosił zamiar ponownego kopania na dużą skalę. Druga wersja styczniowych wydarzeń jest nieco inna. Według niej problemy pojawiły się 3 stycznia, gdy Danfield został zmuszony do zasypania swojego 34-metrowego wykopu. Powiedział, że zasypał wykop z powodu ciągłych osunięć powodujących opóźnienia za każdym razem, gdy chciał wykopać więcej niż 6 metrów. Zamiast tego postanowił odkryć system podziemnych tuneli zalewowych, które, jak uważał, zostały skonstruowane przez tego, kto stworzył studnie pieniędzy. Wprawdzie wierzył, że rozwiązał problem zalewania, ale w grudniu okazało się, że woda nadal przesącza się do wykopu. Szyb był oczyszczany trzykrotnie, zanim Danfield, stwierdziwszy, że wyda już 90 tysięcy dolarów, zdecydował się zmienić taktykę. Postanowił dostać się do skarbu przez jeden z tuneli. 6 stycznia dwie maszyny pracowały non-stop, aby zatrzymać napływ wody do podziemnego systemu tuneli. Danfield miał nadzieję wznowić kopanie na wiosnę. Zasypał wykop, nad którym pracował dwa miesiące z powodu zbyt dużego napływu wody, ale miał nadzieję, że prace, które teraz prowadził, powstrzymają wodę i pozwolą na ponowne wykopaliska na wiosnę. 13 stycznia Danfield powiedział, że jest nie mniej entuzjastycznie nastawiony do swoich szans znalezienia skarbu, jak przed rozpoczęciem prac. Pomimo wielu niepowodzeń, odmawiał poddania się. Zapowiedział, że jeszcze tego samego dnia ekipa rozpocznie wykonywanie odwiertów w okolicy Studni Pieniędzy. 15-centymetrowe próbki miały być pobrane z głębokości od 41 do 55 metrów. Jeśli nie znajdziemy nic, co wskazuje na to, że jesteśmy w pobliżu skarbu, wykopiemy kilka stóp tak czy siak. Zaszliśmy tak daleko, że nie zamierzamy odpuścić. 20 stycznia Danfield zakomunikował, że zlokalizował dużą jamę o głębokości około 12 metrów, ponad 42,5 metra pod powierzchnią. Podczas wierceń wydobyto kawałki dębowego drewna oraz mały kawałek metalu. Później powiedział, że był to kawałek żelaza, taki sam jak metal, z którego miała być wykonana żelazna płyta w studni pieniędzy. Wysłał ten fragment do analizy do Uniwersytetu Południowej Kalifornii i spodziewał się raportu Lada dzień. Zaś co do jaskini znalezionej przez Danfielda, to uważono, że dokopał się on do groty odkrytej w 1955 roku przez teksańskiego wiertnika naftowego Georgia J. Greena. Wówczas Green raportował, że znalazł jaskinię, do której wpompował ponad 100 tysięcy galonów, czyli 380 tysięcy litrów wody, aby zbadać jej wielkość, ale nie przyniosło to żadnego efektu. Przez następne kilka dni Danfield oczekiwał na raport na temat materiału odkrytego w czterech odwiertach. Mówił, że wydobyto około 1000 funtów, czyli ponad 450 kg czegoś, co określił jako beton lub naturalny węglan. Angielskie źródła dosłownie określają to jako concrete or natural carbonate. Podejrzewam, że może chodzić o wapienie, ale pewności mieć nie mogę. Danfield zapowiedział, że wznowi kopanie po otrzymaniu raportów na temat znalezionego metalu, który wysłał do badania i datowania. Oprócz tego zapowiedział, że zostaną wywiercone otwory na północ od studni pieniędzy, aby określić charakter ziemi w tym miejscu, a także zostanie wykonany odwiert na południowym brzegu wyspy, aby zlokalizować i zbadać tunel, który zalał wykop morską wodą. Powiedział również, że duża pompa nieustannie usuwa 750 litrów wody na minutę z obszaru studni pieniędzy. Również lutowe wykopaliska mają dwie wersje. Kontynuując pierwszą wersję ze stycznia otrzymujemy dość lakoniczny opis prac w tym miesiącu. Według niej rozpoczął je w lutym w szybie Cave in Pit. Znalazł stare drewno i dwucalowe deski. Czerpak koparki utknął na głębokości 20,5 metra, a kopiąc w dół od 30,5 metra nie odnaleziono żadnych oznak napływającej wody. Wtedy jednak ulewny deszcz spowodował zawalenie się ścian i prace zostały wstrzymane. Druga wersja zaś opisuje to tak. W okolicy 10 lub 11 lutego Danfield wygłosił deklarację. Jeśli nie uda nam się tym razem, zostawimy to komuś innemu. Pracował wówczas z dziewięcioosobową załogą i wrócił właśnie z pięciodniowych wakacji na Bermudach. Świętowaliśmy kilka wolnych dni, na które ciężko zapracowaliśmy. Moja żona i ja. Ale dziś rano zaczniemy wykopywać studnie. Którą wypełniliśmy w ostatnim miesiącu. Dużo się nauczyliśmy. Możemy wykopać otwór, jeśli ludzie i sprzęt wytrzymają. Załoga Danfielda cały czas próbowała odciąć kanały wodne zalewające wykop. Mając na uwadze cały pracujący sprzęt, Danfield wierzył, że w pewnym stopniu był w stanie kontrolować wodę. Nowy zaproponowany przez niego wykop miał mieć 35 metra średnicy i tyle samo głębokości, a na końcu miał zwężać się i sięgać do komory ze skarbem. Zapytany o to, czy i kiedy zakończy swoje prace, Danfield stwierdził, że to kwestia 3-4 tygodni. Ostatnie pół roku prac kosztowały ponad 120 tysięcy dolarów, a wciąż nie znalazł skarbu. Na plaży buldożer przygotowywał teren do zablokowania wody. Danfield miał nadzieję zatkać otwory zalewowe gliną, a następnie na początku kolejnego tygodnia zabrać się za wykop. Rozczarowany poprzednimi niepowodzeniami, w ciągu kilku ostatnich tygodni zlokalizował, jak sądził, podziemną komorę zawierającą drewno i gips. Uważał, że gips był używany przez twórców studni pieniędzy jako prymitywny cement. Wciąż wierzył, że skarb nadal czeka na odkrycie, ale zapowiedział, że ten wykop będzie jego ostatnią próbą. W przypadku kolejnego niepowodzenia miał powrócić do wiercenia szybów naftowych i spróbować odzyskać trochę pieniędzy. 16 lutego przyszło ocieplenie. Ciepła wiosenna pogoda może być przyjemna dla mieszkańców, ale dla poszukiwaczy skarbów na wyspie dębów był to nie lada problem. Chwytak koparki z łatwością radził sobie ze stałą, zamarzniętą gliną. Z wysuszoną upałami również nie było problemu. Rozmoknięta roztopami natomiast przelewała się pomiędzy ramionami chwytaków, znacząco spowalniając pracę. To nie był jedyny kłopot. Woda wciąż przesączała się do wykopu, a jak sam Danfield mówił, jaskinia do której próbował dotrzeć mogła być naturalnym tworem, choć oczywiście musiał to sprawdzić. Do tego doszedł kolejny problem. Na wyspie w tym momencie pracowały dwie wielkie koparki i dwa buldożery. Ich w dzień i w nocy musiał pilnować strażnik. Na to stanowisko zatrudniono marszała Hilca, ojca Cyrilla. Aby wejść na teren prac, trzeba było mieć specjalne pozwolenie i widoczny identyfikator. Te środki ostrożności zostały podjęte ze względu na przypadki sabotażu, jakie miały miejsce na wyspie. Na przykład Melbourne Chapel powiedział, że niektóre z uszkodzonych kabli w żurawiach wyglądały, jakby były wcześniej nadcięte piłą do metalu lub innym narzędziem. O działanie na szkodę firmy podejrzewano miejscowych mieszkańców i rybaków, którym budowa grobli prowadzącej na wyspę była bardzo nie w smak, delikatnie mówiąc. 22 lutego prace znów spowolniły. Działania w Caving Pit zatrzymały się, gdyż chwytak koparki utknął na głębokości 20,7 metra, gdzie znaleziono stare belki, które mogły być tam umieszczone w celu zatrzymania wody. Badano ten dół, aby sprawdzić, czy woda stamtąd nie dostaje się do studni pieniędzy. Na poziomie 20,7 metra nie było żadnych śladów wody. Danfield zapowiedział, że wkrótce na wyspę zostanie sprowadzony kolejny chwytak, aby spróbować wyciągnąć ten, który utknął na dole. 11 marca Danfield był już bardzo zniecierpliwiony. Kończy mi się cierpliwość, ale niech mnie szlak, jeśli się poddam. Operacja Danfielda niemal osiągnęła swój cel przed Bożym Narodzeniem i gdyby nie fakt, że robotnicy postanowili wziąć świąteczny urlop, podczas którego do wykopu przesączyła się woda, powodując straty nie do nadrobienia, być może sprawa byłaby już dawno wyjaśniona. Przez przerwę jednak Danfield musiał zasypać wykop i wykopać kolejny, by odciąć wodę. Nie sposób ustalić, czy chodzi o jakiś nowy szyb, czy też pogłębienie poprzedniego. Wiele wskazuje jednak na to, że Danfield postanowił rozkopać Caving Pit. Kopanie kolejnego szybu zostało jednak przerwane na głębokości 33 metrów, gdy odpadł chwytak koparki. Wydobycie go potrwało kolejne 10 dni. Dalsze działania zakładały, że gdy Danfield dokopy się w tym miejscu do 36,5 metra, przeniesie się znów do studni pieniędzy. Jeśli ktokolwiek chce porzucić cokolwiek. To jest najlepsza wymówka na świecie, ale każdy może to zrobić. Jeśli możemy odciąć wodę od obecnego szybu, myślę, że uda nam się to załatwić w niedługim czasie. W tym momencie wykop mający odciąć zasilanie wodą miał 21,3 m głębokości i 24,3 m średnicy. Dwa żurawie pracowały nad tą dziurą dzień i noc. Jeden miał wysięgnik o długości 30,5 m i 230 cm chwytak. Zaś mniejsza maszyna miała 14-metrowy wysięgnik i 70 cm chwytak. Pani Danfield była z mężem na miejscu, a ich syn Robert Junior miał 8 lat i uczęszczał do szkoły w Chester. Ich córka Sharon wróciła do ich domu w Canoga Park w Los Angeles. 15 marca The Chronicle Herald opublikował artykuł, donoszący, że Robert Danfield znalazł komorę, znajdującą się od 42,3 do 56 metrów pod ziemią, z drewnianym sklepieniem i wyłożoną żelazem. Dzień później Danfield powiedział, że zarówno jego pieniądze, jak i nerwy docierają do granicy. I widać to po moich nerwach. Wszystko ma swoje granice, a ja zaszedłem już tak daleko, jak tylko mogłem. Zapowiedział też, że planuje jeszcze tego samego dnia wznowić prace przerwane na 33 metrach i dotrzeć do 36,5 metra, aby odciąć napływ wody. Zanim zepsuła mu się koparka na poziomie 30,5 m w Kevin Pitt, znalazł tam wbite przez The Halifax Group w 1866 roku drewniane bale mające blokować wodę. Optymizm Dunfielda najwyraźniej wyczerpał się tydzień później. 22 marca wezwał do wstrzymania poszukiwań. Zostały one wstrzymane, choć nie zakończone całkowicie. Dunfield spakował się i wyjechał do domu, choć jak twierdził, wcale nie zakończył poszukiwań. Był całkowicie przekonany, że obszar studni pieniędzy, który wykopał do 42,5 metra, był miejscem formacji Windsor Rock, która jest naturalną strukturą z węglanów takich jak wapień i która znajduje się na głębokości około 40 metrów. Ta formacja skalna jest porowata i pełna spękań, co tłumaczyło, dlaczego odwierty napotykały puste przestrzenie, które brano za komory. Jeśli zaś chodziło o fakt, czy skarb znajduje się wewnątrz tych formacji, czy też nie, Danfield wypowiedział się w sposób wymijający. Zapowiedział jednak, że powróci przy sprzyjającej pogodzie, aby przeprowadzić dalsze badania w jednym z miejsc na plaży. Raptem trzy dni później, 25 marca, Danfield stwierdził, że wprawdzie jest bardzo niewiele dowodów na istnienie skarbu na wyspie, to znaleziono dużo dowodów świadczących o poprzednich poszukiwaniach, a to już wystarcza, aby kontynuować działania. Szacowano, że do tej pory wykopaliska Danfielda pochłonęły 130 tysięcy dolarów należących do niego i jego inwestorów. Robert Danfield postanowił jednak opuścić teren prac z powodu kilku spraw, które miał do załatwienia w Kalifornii. Zresztą przy tej temperaturze i częstych opadach było zbyt błotniście, aby kontynuować pracę, miał powrócić, gdy sytuacja będzie lepiej rokować uważał, że ma wystarczające dowody, że za zalewaniem wykopu stoi formacja skalna Windsor Rock, a nie żadne tunele zalewowe. Woda miała pochodzić z naturalnych skał, a nie być dziełem człowieka. Wykluczył z tego wszystkie obszary, za wyjątkiem Smiths Cove, gdzie wcześniej za pomocą żurawia odkryli tunele zalewowe. Danfield zapowiedział, że planuje zbadać każdą możliwość i zweryfikować wszystkie działania. Roztoczył wizję naprawdę szerokiej akcji. Jednocześnie tego dnia odleciał z powrotem do Kalifornii, jednocześnie składając swoje dwa ostatnie raporty z prac w projekcie. I ponownie, analizując końcową część działań Roberta Danfielda, natrafiamy na niejednoznaczność. Bazując na skróconej wersji, można uznać, że artykuł w The Chronicle Herald mógł sprawić że być może w odpowiedzi na te doniesienia, chcąc ugrać coś dla siebie, Frederick Nolan kupił ziemię w Crandall's Point przy wejściu na groble i zatarasował ją w odwecie za to, że Danfield odmówił mu prawa do korzystania z grobli. Nie wiadomo, czy pomiędzy mężczyznami doszło do jakichś prób załagodzenia sporu. W kwietniu Robert Danfield porzucił projekt i wrócił do Kalifornii. 3 maja wydał raport o stanie projektu i szkice geologiczne. Dalsze prace nie były prowadzone. Szacuje się, że od momentu przejęcia prac w sierpniu 1965 roku wydano 131 tysięcy dolarów. W sierpniu skończyła się umowa Dzierżawy Roberta Dunfielda z Melbourne'em Chapellem. Negocjacje w sprawie zakupu wyspy zakończyły się fiaskiem. Wersji wydarzeń jest jednak więcej niż jedna, więc cofnijmy się do wiosny 1966 roku i rozpatrzmy drugą. A według niej było tak. Po tym, jak 25 marca opuścił wyspę dębów, Danfield powrócił na nią jeszcze tylko raz, wiosną, a i to na krótko. W tym czasie ponad 15 tysięcy metrów sześciennych mokrej gliny i ziemi z wykopu Kevin Pit zostało rozrzuconych na plaży, zakrywając odsłonięte niegdyś szyby 4 i 5. Trzeciego Danfield przesłał inwestorom raport na temat wierceń w formacji Windsor oraz różne szkice geologiczne. Opisał również zapadlisko po zachodniej stronie wyspy jako wypełniony wodą dół, również będący częścią formacji Windsor. Problemem jest natomiast ustalenie miesiąca, gdyż to samo źródło najpierw podaje 3 kwietnia jako datę publikacji raportu, by akapit dalej mówić o 3 maja. Jako, że w pierwszej wersji mowa była o maju, możemy przyjąć tę wersję za bardziej prawdopodobną. Jak brzmiał raport? Posłuchajmy. Od ostatniego raportu dotyczącego prac wiertniczych i udowodnienia istnienia formacji Windsor skierowaliśmy naszą uwagę na inne obszary. Jednak niesprzyjająca pogoda, odwilż i błoto uniemożliwiły działania w ciągu ostatnich trzech tygodni. Po wykonaniu odwiertów wydrążyliśmy szyb Cave In na głębokość 110 stóp plus minus. Nie udało nam się zmierzyć otworu ze względu na niebezpieczne warunki osuwiskowe. Warto zauważyć, że grupa Truro drążyła tunel w szybie Cave In na głębokości 100 stóp i w tym miejscu wbiła drewniane pale o długości 80 stóp w formację Windsor, próbując w ten sposób zablokować dostęp do Atlantyku. Po wykopaniu szybu Cave In wykopaliśmy szyb 162 stopy na północ. Od studni pieniędzy na głębokość 50 stóp. Wiele osób uważało, że w tym miejscu znajduje się tunel, który wychodzi ze studni pieniędzy i prowadzi do komory położonej powyżej poziomu morza, ale pod powierzchnią ziemi. Wcześniej wykonaliśmy w tym rejonie odwierty i dowiedzieliśmy się, że powietrze z tunelu wydostaje się na powierzchnię w linii północ-południe. Wykopy nie ujawniły niczego poza naturalnym obsunięciem i przemieszczeniem się w glinie. Blankenship kontynuował prace wykopaliskowe na południowym brzegu i na głębokości 83 stóp natrafił na słoną wodę, która wdarła się dwu-trzycalowym strumieniem o wschodniej strony wyrobiska. Na głębokości 75 stóp 60 stóp według dana Blankenshipa odnalazł on również stary gwóźdź, który najwyraźniej został wbity przez człowieka ręcznie. W nocy otwór został wypełniony słoną wodą na głębokość 35 stóp. Dan zamierza kontynuować eksplorację tego obszaru, gdy tylko pozwoli na to pogoda. Otwór wypełniony kamieniami znajdujący się w smyskołów musi zostać ponownie wykopany. Otwór ten znajduje się około 30 stóp w kierunku lądu od skrzyżowania odpływów i wydaje się najbardziej racjonalny, że żaden poszukiwacz nie powinien posuwać się dalej, aby osiągnąć swój cel. Próbowaliśmy wykopać ten otwór za pomocą Lorraine, ale mała łyżka nie poradziła sobie z głazami bez powiększenia otworu. Zanim wejdziemy do niego, trzeba będzie ponownie napełnić szyb i usunąć około 20 tysięcy jardów przesiąkniętej liny. Za pomocą ortona możemy wykopać ten dół szybko i niedrogo. Aby wyeliminować wszelkie wątpliwości co do istnienia zakopanego tam skarbu być może zaklinowanego na szczycie formacji Windsor jeśli pozwolą na to finanse, przeprowadzimy wiercenia przy użyciu wiertła rdzeniowego. W okresie wysychania na wyspie ja i moja rodzina wróciliśmy do Los Angeles, a ja wykorzystuję tę przerwę na rozwiązywanie problemów podatkowych i innych spraw osobistych. Wczoraj rozmawiałem z naszym brygadistą w Chester i powiedział mi, że minie tydzień lub dwa zanim będzie mógł użyć swoich spychaczy na wyspie aby doprowadzić interesujący nas obszar do stanu używalności z poważaniem Robert R Danfield 12 maja Danfield wysłał list do znajomego w Halifaxie który był później cytowany w prasie pisał w nim że spodziewa się że zagadka studni pieniędzy zostanie rozwiązana w ciągu kilku tygodni w ten czy inny sposób że chciałby wykopać jeszcze jeden dół oraz że wróci na wyspę gdy błoto będzie w stanie pozwalającym na pracę Danfield miał nadzieję na powrót, ale przed podjęciem dalszych kroków postanowił kupić wyspę od Melberna Chapel'a. Ustalona potajemnie cena opiewała na 100 tysięcy dolarów, co było kwotą znacznie wyższą od tej, którą Danfield mógł i chciał przeznaczyć na zakup. Z powodu braku postępów w negocjacjach Robert Danfield stopniowo tracił zainteresowanie całym przedsięwzięciem, co nie znaczy, że przestał działać. Na 12 sierpnia 1966 roku datowana jest pewna wzmianka, cytowana w źródłach, której forma wskazuje, że jest to cytat z artykułu. Jego samego jednak nie udało mi się znaleźć. Wspomniany fragment brzmi tak: Hamilton, Ontario. Solanka schłodzona do temperatury poniżej zera może być rozwiązaniem dla znalezienia skarbu z wyspy dębów. Murray Kilman z pobliskiej Kaledonii. Udziałowiec w przedsięwzięciu na wyspie dębów. Dowiedział się o nowym pomyśle w tym tygodniu po rozmowie telefonicznej z Robertem Dunfieldem. Danfield zawisił poszukiwania w marcu z powodu złej pogody i zalania szybu wykopaliskowego. Proces zamrażania jest przydatny, gdy woda i błoto hamują prace wykopaliskowe. Najpierw róży są wbijane głęboko w ziemię, następnie bardzo zimna solanka jest przetaczana, aż cały obszar zostanie zamrożony. Solanka umożliwia to, ponieważ można ją schłodzić znacznie poniżej punktu zamarzania wody. Pozostawiając ją w stanie ciepłym. Pan Kilman powiedział, że technika solankowa nie jest nowa. Jak stwierdził, często stosowano ją z powodzeniem, wspominając o kopalni potażów w Saskatchewan. Pan Kilman spodziewa się, że Danfield wkrótce powróci na wyspę dębów, aby wypróbować metodę zamrażania. 31 sierpnia Danfield zaanonsował, że ma nowy plan, który umożliwi mu odkrycie legendarnego skarbu. Ponoć otrzymał wsparcie od grupy udziałowców z Hamilton w Ontario. To pokrywa się z informacjami ze wspomnianej przeze mnie przed chwilą notatki prasowej. Jego plan zakładał użycie słonej wody schłodzonej do temperatury poniżej zera do zamrożenia błota i wody w szybie, w celu uniknięcia podmyć i zawałów, które dotychczas udaremniały jego próby. Tego dnia o północy jednak wygasł kontrakt Danfielda a Melbourne Chapel dał do zrozumienia Danfieldowi, że jeżeli będzie chciał kontynuować pracę, to będzie musiał umowę renegocjować. W październiku 1966 roku Dan Blankenship napisał list, w którym opisał swoje wnioski z działań Danfielda i jak wyjaśnił w swojej propozycji kontynuowania badań skierowanej do czapela, chciał przyjąć bardziej ostrożne i wyważone podejście niż to prezentowane przez Danfielda. Zamierzał skorzystać z pomocy Daniela C. Webstera i wsparcia Davida Tobiasa, który wcześniej zainwestował w operację Restala. Ludzie ci mieli później stanowić podstawę do utworzenia Triton Alliance, które otworzyło kolejny rozdział w badaniu studni pieniędzy. Nie uprzedzajmy jednak faktów. Analizując działania Roberta Dunfielda, można dojść do wniosku, że wyrządził on całej sprawie poważne i nieodwracalne szkody. Przejął on działania w trudnej chwili. Bezpośrednio po śmierci czterech osób, z pewnością wiele ludzi wątpiło w dalszy sens poszukiwań. Do tej pory wykonano już ponad 20 szybów i kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset różnych odwiertów. I nie znaleziono wiele. Dzięki sposobowi poszukiwań jednak okolica, choć podziurawiona jak sito, wciąż mniej lub bardziej przypominała tę sprzed 150 lat. Owszem, dąb wycięto. Studnie Pieniędzy wielokrotnie przekopywano, poszerzano, a jej boki przesuwano. Nadal jednak dało się zlokalizować konkretne miejsca. Robert Dunfield zdarł 3,5 metrową warstwę ziemi z całej okolicy Studni Pieniędzy i wykopał tam ogromny dół, całkowicie zmieniając wygląd tego miejsca. Całą ziemię zrzucił na plażę i do zatoki Smith Cove, zasypując stare szyby i poprzednie stanowiska prac. Do tego, podczas jego prac, zawaliły się lub zostały zasypane szyby w pobliżu studni pieniędzy, a także wykopany przez czapelów staw oraz zalany szyb, nazywany w jednym ze źródeł szybem J, jednak nie sposób ustalić, o który chodziło. Oprócz tego, Danfield wykopał niewielki staw po zachodniej stronie bagna. Przez jego działania wszystkie stare mapy z naniesionymi punktami orientacyjnymi stały się bezużyteczne, a działania poszukiwaczy, którzy przyszli po nim, nieporównywalnie trudniejsze. W styczniu 1967 roku Daniel C. Blankenship stanął na czele nowego syndykatu, w skład którego włączył Davida Tobiasa. Biorąc pod uwagę niedawne napięcie między Danfieldem i Nolanem, oba inwestorzy wiedzieli, że ich przedsięwzięcie będzie musiało być zarówno techniczne, jak i polityczne. Podejmując kroki pojednawcze, Blankenship i Tobias początkowo zwerbowali Danfielda i Nolana do pomocy w ich ekspedycji. Ten ruch zapewnił im dostęp do cennej grobli i wiedzy Danfielda na temat wyspy. W ramach niepewnego rozejmu między poszukiwaczami skarbów Blankenship i Tobias rozpoczęli ambitną kampanię wiertniczą. Najpierw w marcu sprzęt wiertniczy został usunięty z wyspy celem remontu, po czym już w maju Daniel Blankenship i David Tobias pogłębili szyb odkryty przez Roberta Danfielda na południowym brzegu. Na głębokości 18 metrów znaleźli starożytny ręcznie kuty gwóźdź oraz coś przypominającego metalową nakrętkę lub podkładkę. Od 20 metra zaczęły się warstwy czerwonej piaszczystej gleby i niebieskiej gliny mające łącznie 3,5 metra. Następnie znaleziono 2,5 metra czarnego mułu, a potem 1,5 metra zaokrąglonych granitowych głazów w czarnej, zastałej wodzie. W tym czasie Frederick Nolan zbudował muzeum na Crandall's Point, gdzie wystawiał znalezione przez siebie artefakty. Do końca roku David Tobias i Daniel Blankenship wywiercili około 60 otworów w rejonie Studni Pieniędzy. Dowiedzieli się o jaskiniach lub tunelach w skale macierzystej ze sklepieniami z drewnianych desek lub kłód. Skała macierzysta zaczynała się około 49-52 metry pod powierzchnią, a drewno znajdowano 12 metrów niżej. Otwór wiertniczy numer 21 przyniósł fragment mosiądzu z głębokości około 57 metrów lub nieco wyżej. Po przeanalizowaniu go został datowany na czasy wcześniejsze niż 1850 rok. Otwór 24 na głębokości od 62 do 64 metrów natrafił na pustkę w skale macierzystej, zawierającą warstwy drewna, gliny i znów drewna. Wydobyte drewno datowano na lata 1490-1660. Otwór 25 obok studni pieniędzy natrafił na jamę na głębokości 61,5-63,5 m, a następnie na 2,5 cm żelazną płytę. Z jamy wydobyto fragmenty porcelany, cementu i drewna. Otwór 35 natrafił na skałę macierzystą na głębokości od 52 do 57,5 m. Następnie pół metra drewna i pustkę do głębokości 62 m. Z tego otworu udało się wydobyć fragmenty drewna, węgla drzewnego i klinkieru. Daniel Blankenship wykopał też część plaży przy Zatoce Smiewską, znajdując włókno kokosowe i pozostałości starego systemu zalewowego. Natrafiłem również na informację, że w 1967 roku Dan Blankenship znalazł na wyspie głaz z wyrytą na literą G otoczoną ramką, co ponoć było masońskim symbolem. Informacja ta pojawiła się tylko w serialu na kanale History Channel i nie spotkałem jej nigdzie indziej. W międzyczasie McGraw-Hill Ryerson opublikowało książkę The Oak Island Mystery, wydanie drugie napisaną przez Reginalda Harrisa. Była to poprawiona i uaktualniona wersja książki z 1958 roku. W 1968 roku David Tobias zawarł sześciomiesięczną umowę z Frederickiem Nolanem, płacąc 1000 dolarów za prawo do przejścia przez jego ziemię na Crandall's Point. W 1969 roku Frederick Nolan osuszył bagna na swojej ziemi, znajdując liczne znaczniki i przedmioty pochodzące prawdopodobnie sprzed 1795 roku. Skały z wywierconymi lub wyciosanymi otworami, niektóre z metalem włożonym w powierzchnię, kawałek drewna z żelaznymi zawiasami, kamienie plażowe, stare drewno i metal. Najbardziej interesujący jest kawałek piaskowca o kwadratowym przekroju wycięty przez człowieka. Stojący pionowo, który mógł być użyty jako znak geodezyjny. W kwietniu David Tobias założył Triton Alliance Limited. Prezesem został Tobias, dyrektorem operacyjnym Daniel Blankenship. Udziałowcami byli Charles Brown, George Jenison, Bill Soby, Bill Parkins, Gordon Coles i Melbourne Chapel. Dla Triton Alliance odwierty na głębokość 76 metrów wykonywała firma Warnock Hersey. W listopadzie w połowie drogi pomiędzy studnią pieniędzy a szybem Kevin Pitt, 55 metrów od studni pieniędzy, został wydrążony nowy szyb, nazwany Borehole 10X, co ja będę tłumaczył jako odwiert 10X. Wykonano go przy pomocy wiertła o średnicy 9 cali, czyli 22,8 cm, a następnie mniejszego, 6-calowego, czyli o średnicy 15,2 cm. Na głębokości 42,5 m natrafiono na pustkę o głębokości 1,5 m. Na głębokości 49 metrów na kolejną taką samą i niewielką ilość metalu. Na głębokości 55 metrów natrafiono na skałę macierzystą, w której znaleziono kolejną jamę na głębokości 70 metrów. Otwór aż do skały macierzystej wzmocniono kesonem. Tu należałoby wyjaśnić, czym jest keson. Otóż jest to stalowa lub żelbetowa konstrukcja mająca szczelne ściany i otwarte dno pozwala na dnie prowadzić pracę, jednocześnie uniemożliwiając zawalenie się ściany lub przepuszczanie przez nie wody. Triton Alliance zleciło pełne badanie geologiczne wyspy w firmie Golder Associates of Toronto, wiodącej firmie geologicznej. W maju 1970 roku w odwiercie goldera numer 201 30,5 m na południowy wschód od odwiertu 10X na głębokości 25,5-26,5 m znaleziono osadzone w piasku fragmenty metalu. 25 maja Dalhousie University wydał raport na temat próbek pobranych z głębokości 59-60 metrów z otworu 103 w studnie pieniędzy. Znaleziono w nich współczesne pyłki roślin w glinie lodowcowej. Taka mieszanka mogła powstać tylko przy wypełnianiu otworu przez człowieka. W czerwcu zostały wykonane odwierty goldera numer 202 i 203. Znajdowały się w pobliżu odwiertu 10X. Z głębokości 45,5 metra wydobyto kawałki drewna i metalu. Wokół Zatoki Smywski w 15 metrów dalej niż poprzednie zapory został wybudowany 120 metrowej długości koferdam. Po jego zbudowaniu poniżej linii odpływu odsłonięta została duża drewniana konstrukcja w kształcie litery U. Wykonana była z kilku grubych na 60 cm bali, długich na od 9 do 19 m, z nacięciami co 120 cm i wyrytymi liczbami rzymskimi obok każdego nacięcia. Nacięcia były wywiercone, a niektóre zawierały jeszcze 5 cm drewniane kołki. Eksperci doszli do wniosku, że było to starożytne nabrzeże lub pozostałości po budowie pierwotnego koferdamu. Wykopaliska w Smiewskołów odsłoniły również kamień w kształcie serca, parę antycznych nożyczek z kutego żelaza, małe drewniane sanki, 30-centymetrowy kawałek żelaznej linijki oraz żelazne gwoździe, kolce i narzędzia. Znalazłem informację, że nożyczki zidentyfikowano jako wyrób hiszpańsko-amerykański, pochodzący prawdopodobnie z Meksyku i mający 300 lat. W listopadzie wykonano otwór 201x 120 cm od otworu 201. Otwór miał 65 cm obudowę do głębokości 24 m, a sam otwór sięgnął niemal 27 m. Golder Associates of Toronto spędziło również całe lato wykonując odwierty i zbierając próbki ziemi. Koszt ich raportu wyniósł podobno aż 100 tysięcy dolarów i zawierał szczegółową analizę budowy geologicznej wyspy, wraz z przekrojowymi mapami obiektów podziemnych. Treść raportu Goldera nie została jednak nigdy upubliczniona. Wiadomo za to, że jego treść zachęciła Triton Alliance do prowadzenia dalszych prac. 19 listopada The Steel Company of Canada wydało raport na temat metalu znalezionego w otworze 201, stwierdzając, że są to kruche fragmenty żelaza datowane na okres przed 1800 rokiem. 6 grudnia do otworu 201x opuszczono Martina Pickforda. Zbadał on gołe ściany poniżej 23,5 metra i orzekł, że była to dziewicza ziemia. 14 grudnia The Steel Company of Canada wydało raport na temat żelaznej linijki wydobytej z zatoki Smiths Cove. Uznano, że jest to kute żelazo z ręcznie grawerowanymi oznaczeniami, prawdopodobnie sprzed 1783 roku. Gwoździe, kolce i narzędzia to ręcznie kute żelazo datowane na okres przed 1790 rokiem. 22 grudnia Smithsonian Institute wydał raport na temat artefaktów wydobytych ze Smith's Autentyczność włókna została potwierdzona przez botaników. Na podstawie wyglądu nożyczek oceniono ich wiek na około 300 lat, a metalowy ekier datowany był na okres przed 1780 rokiem. W styczniu 1971 roku poszerzono odwiert 10X do kesonu o średnicy 68,5 cm. Odzyskano kawałki łańcucha, fragmenty metalu, kawałki cementu i kawałki drutu z poziomów poniżej 51 m. W lutym rozpoczęto trwające do lipca pogłębianie odwiertu 10X. Przedłużono go do skały macierzystej na głębokości 55 m. Poszerzono go również do średnicy 68,5 cm na całej długości, aż do 2 metrów w głąb skały macierzystej. Następnie wykonano jeszcze otwór o średnicy 51 cm przez kolejne 6 metrów. 30 marca The Steel Company of Canada wydało raport na temat kawałków łańcucha wydobytych z odwiertu 10X. Stwierdzono, że łańcuch wykonany był ze stali hartowanej, prawdopodobnie przed 1750 rokiem. Fragmenty metalu to składane kute żelazo, również sprzed 1750 roku. W międzyczasie Frederick Nolan otrzymał licencję na poszukiwanie skarbów i zaczął kopać doły na swojej ziemi. W sierpniu odwiert 10X wypełnił się wodą do poziomu morza. Próby wypompowania wody zakończyły się fiaskiem. Pływająca woda przyniosła ze sobą kości ptaków, muszle morskie i szkło. Do odwiertu została opuszczona zdalnie sterowana kamera telewizyjna. Na monitorze pojawiły się rzekomo zarysy trzech skrzyń, siekiera, trzy kłody na podłodze, ludzka ręka odcięta w nadgarstku i ludzkie ciało siedzące przy ścianie. Druga sesja kamery TV w tym odwiercie również pokazała skrzynie, drewno, narzędzia i dwa tunele prowadzące z jamy. W listopadzie Frederick Nolan i Triton Alliance podpisały umowę, na mocy której zobowiązali się do dzielenia się informacjami na temat poszukiwań skarbów. Triton miał otrzymać 40% każdego skarbu znalezionego na terenie Nolana, a obydwie strony umożliwiły sobie wzajemnie poruszanie się po swojej ziemi. Przez jesień i zimę aż do 1972 roku odbyło się ponad 10 nurkowań do jaskini w skale macierzystej przez odwiert 10X. Nie udało się jednak znaleźć żadnych dowodów na istnienie skarbów lub ludzkie pochodzenie jaskini. W 1972 roku odbyło się spotkanie Kanadyjskiego Instytutu Geodezji i Kartografii w Bedford Institute of Oceanography w Dartmouth w Nowej Szkocji. Gościem był George Bates. Przeglądał on historię działalności piratów na Atlantyckim Wybrzeżu Kanady. Sugerował on, że to, co znaleziono na Wyspie Dębów w 1795 roku, było pozostałością pirackiej stoczni. Sztuczna plaża została prawdopodobnie obniżona, aby dostosować się do zanurzenia przepływających statków. Wydrążona komora pod wyspą służyła do osuszania zatoki Smith's Cove, a następnie była opróżniana za pomocą pompy napędzanej przez wiatrak, gdy naprawy statku były zakończone. Również w 1972 roku Fontana wydało książkę The Money Pit Mystery – The Costless Treasure Hunt Ever, napisaną przez Ruperta Fourneau. Zawierała ona szczegółową relację z poszukiwań i w oparciu o badania Raupera sugerowała, że pierwotny szyb powstał około 1780 roku. Wnioskiem było, że w szybie brytyjskie wojsko zakopało pieniądze z Nowego Jorku. O pracach na wyspie w tym roku wiadomo bardzo niewiele. P. J. Malon z Irlandii Północnej znalazł na południowym brzegu kolejny kamienny trójkąt. W 1973 roku w lutym magazyn Esquire opublikował artykuł The Mystery of Oak Island. W tym samym roku Frederick Nolan wykopał dziurę 200 metrów na północny zachód od studni pieniędzy. Dotarł do głębokości 10,5 metra, nie znajdując nic. Jednocześnie na wyspie wykonano kilka odwiertów. Z jednego z nich, położonego 201 metrów na północ od studni pieniędzy, wydobyto z głębokości 33,5 metra kawałek drutu. Drut został przebadany przez The Steel Company of Canada, które 11 czerwca wydało raport stwierdzający, że jest to drut typowy dla lat 1500-1900. W miejscu odwiertu, w którym znaleziono drut, rozpoczęto budowę szybu o wymiarach 180 na 360 cm. Prace nad nim zostały jednak przerwane w 1974 roku z powodu braku funduszy. Udało się osiągnąć głębokość 30,5 m. 28 października 1975 roku firma inżynieryjna prowadziła wykopy na terenie gminy Western Shore na Stałym Lądzie, niecały kilometr na północ od Wyspy Dębów. Podczas prac koparka natrafiła na głębokości 2 metrów na skałę macierzystą. Przebiła się przez nią tworząc metrową dziurę. Przez otwór robotnicy ujrzeli jaskinię wypełnioną wodą do poziomu dwóch metrów poniżej sklepienia. Pomiary głębokości wykazały, że dno znajdowało się 16 metrów poniżej powierzchni. Do jaskini został opuszczony nurek. Odkrył, że jaskinia miała wymiary około 2,5 na 9 metrów. Zaczęto postulować, że podobna jaskinia mogła znajdować się również pod Wyspą Dębów i powodować zapadliska i osuwanie się ziemi. W 1976 roku na głębokości 29 metrów częściowo zapadł się odwiert 10X, a Dan Blankenship ledwo uszedł z życiem. Niestety, brak większej ilości informacji na temat tego incydentu. 14 marca 1977 roku Belleville Research Laboratory of Canada Cement Lafarge wydało raport na temat kawałków betonu wydobytych z odwiertu 10x w styczniu 1971 roku. Raport stwierdzał, że beton został najprawdopodobniej stworzony przez człowieka przy użyciu wapna, a obecność rdzy wskazywała na kontakt z wykonanym przez człowieka stalowym przedmiotem. W czerwcu 1977 roku David Tobias nabył ziemię Melbourna Chapel'a. W 1978 roku Lancelot Press opublikował książkę The Oak Island Quest, napisaną przez Williama Crookera. Książka przedstawiała historię do początku lat 70., omawiała znaleziska, wspominała o możliwości istnienia komór bocznych to znaczy, znajdujących się nie na dnie, a obok studni pieniędzy i podawała kilka teorii w tym angażujące w sprawę starożytne lub pozaziemskie cywilizacje. Coward, McCann i G. O'Hagen opublikowali książkę The Money Pit: The Story of Oak Island and The World's Greatest Treasure Hunt napisaną przez Darcy'ego O'Connora. Była to bardzo kompletna i szczegółowa historia eksploracji i dyskusja na temat kwestii historycznych i popularnych teorii. Stwierdzała, że skarb zakopała załoga hiszpańskiego Galeonu, uszkodzonego około 1600 roku, z zamiarem odzyskania go później. W tym momencie musimy na chwilę zostawić tematykę wyspy dębów, aby zamknąć inny wątek. W części poświęconej tłu historycznemu opisywałem wam historię Sir Williama Fipsa, który w 1686 roku dowodził wydobywaniem skarbów z zatopionego hiszpańskiego galeonu Nuestra Senora de la Limpia y Pura Concepción. Sukces ekspedycji bardzo pozytywnie podziałał na rozwój kariery Fipsa, ale po objęciu stanowiska gubernatora kolonii Massachusetts nigdy nie wrócił on do Anglii. Okazało się jednak, że jego marynarz Francis Rogers w dzienniku pokładowym bardzo dokładnie opisał całą akcję poszukiwawczą i wydobywczą skarbu z hiszpańskiego galeonu, zamieszczając przy tym dokładne opisy i pozycje. Po setkach lat amerykański poszukiwacz skarbów Bart Weber podczas śledztwa w głównym archiwum Indii w Sewilli spotkał Jacka Heskinsa, który szukał informacji o Nuestra Senora de la Limpia i y Pura Concepción i któremu udało się zlokalizować dziennik Fipsa. Ten nie zawierał niestety żadnych konkretnych danych. Niespodziewanie jednak w kwietniu 1978 roku Peter Earl, profesor London School of Economics, napisał list do Webera, w którym zawarł zdawkowo napisane zdanie: Nawiasem mówiąc, mam dziennik Francisa Rogersa. Już 30 listopada, dzięki zaawansowanemu technologicznie sprzętowi i miesiącom poszukiwań, Weber i jego nurkowie odnaleźli koncepcję. Szczątki znajdowały się wśród koralowców w szczelinie. W sumie oprócz złotych łańcuchów i innych artefaktów zostało odzyskanych 60 tysięcy srebrnych monet. Artefakty i złoto zostały dostarczone do Republiki Dominikańskiej jako część jej dziedzictwa kulturowego. Wracając do historii. Wyspa była również tematem odcinka In Search of, którego premiera miała miejsce 18 stycznia 1979 roku. Na wyspie tymczasem od 1978 do 1980 roku trwały prace mające na celu wzmocnienie odwiertu 10X. Pierwsze 15 metrów wyłożono mającymi 2,5 metra średnicy stalowymi obudowami wykonanymi z cystern kolejowych. Dalsze 12,5 metra wyłożono spawanymi stalowymi płytami. Najniższą część wyłożono betonem do głębokości 38,5 metra. W lutym 1980 roku u południowych wybrzeży wyspy zaobserwowano w lodzie cztery okrągłe otwory. Brak więcej informacji na ten temat, ale mogły to być po prostu przeręble. Tu zatrzymajmy się na chwilę i wróćmy do 1966 roku, kiedy to odpowiedzialny za ogromne zmiany na wyspie Robert Dunfield zakończył działalność. Pomimo fiaska swoich poszukiwań wciąż utrzymywał swoje zainteresowanie i przede wszystkim udziały w poszukiwaniach. Po opuszczeniu wyspy Dębów miał problemy z podatkami, a i również sporo prywatnych spraw do załatwienia. Jedną z nich był rozwód z żoną Frances we wrześniu 1968 roku. W lutym 1970 roku przyjął pracę w Mobile Oil Fairbanks na Alasce i rozpoczął pracę na stoku północnym przy odwiertach naftowych. W końcu pogodził się z Frances i 28 października 1970 roku ponownie się pobrali w Las Vegas w stanie Nevada. W 1972 roku rozpoczął pracę w Hope Bay Mines w Vancouver w Kanadzie przy wydobyciu srebra. W 1974 roku jego ojciec Robert George Dunfield zmarł w wieku 80 lat w stan jego. U Roberta Dunfielda zdiagnozowano również raka. Jego syn Robert Junior opiekował się nim w tym okresie. Robert Dunfield zmarł 5 września 1980 roku w Grass Valley w Kalifornii w wieku 54 lat. Wszystkie kontrowersje związane z jego zaangażowaniem na wyspie oraz podjęte decyzje z pewnością odbiły się na nim osobiście. Jego udziały z chwilą jego śmierci przeszły na jego syna, Roberta Juniora, który również interesował się wyspą. W 1981 roku w majowym numerze magazynu Coins brytyjski autor Rupert Fourneau stwierdził, że skarb z wyspy Dębów był w istocie majątkiem, z którego miały być finansowane działania wojenne, należącym do brytyjskiego głównodowodzącego generała, sir Henry'ego Clintona. Skarb został ukryty około 1780 roku, gdy prawdopodobnie wydawał się odwrót z Nowego Jorku podczas rewolucji amerykańskiej. Wyspa miała wówczas nazywać się Gloucester Isle. Również w 1981 roku Frederick Nolan odkrył na swojej ziemi pięć stożkowatych głazów ułożonych w kształt łacińskiego krzyża. Głazy były szerokie na 2,5 metra i wysokie na 2 m. i 75 centymetrów. Na przecięciu linii krzyża znajdował się niezwykły kamień przypominający kształtem ludzką głowę. Krzyż miał wielkość 220 na 264 metry, a jego ramiona przecinały się pod kątem prostym. Żadnych podobnych głazów na wyspie nie znaleziono. W styczniu 1983 roku Triton Alliance wstąpił na drogę sądową przeciw Frederikowi Nolanowi w sprawie prawa własności siedmiu działek, które ten nabył od spadkobierców Sellersa oraz o dostęp do grobli przez Crandall's Point. Później tego roku w otworze 401, 61 metrów na północ od Studni Pieniędzy, natrafiono na twarde gliny polodowcowe do głębokości 55 metrów, następnie anhydrytową skałę macierzystą do głębokości 109 metrów, a głębiej do 180 metrów skałę macierzystą z szarych łupków. W 1984 roku Four East Publications opublikowało napisaną przez Millie Evans i Erika Mullena książkę Oak Island, Nova Scotia, The World's Greatest Treasure Hunt. W grudniu 1985 roku zakończył się proces Triton Alliance i Frederica Nolana. Po dwóch latach sąd potwierdził prawa Nolana do wspomnianych siedmiu działek, ale w sprawie utrudniania dostępu do wyspy nakazał Nolanowi zapłacić 15 tysięcy dolarów jako zwrot strat, jakie poniósł biznes turystyczny Triton Alliance. Oprócz tego nakazano mu rozebrać część muzeum, które zbudował na drodze dojazdowej do grobli. Niezadowolony z wyniku Triton Alliance odwołało się. Zimą 1987 roku, w odległości około 150 metrów od południowego brzegu wyspy, zaobserwowano ponownie cztery okrągłe otwory w lodzie, każdy o średnicy od 4,5 do 12 metrów, oddalone od siebie o około 45 metrów. Wznowiono również prace nad otwiertem 10X, które trwały aż do 1990 roku. Otwór wyłożono betonem aż do skały macierzystej na głębokości 55 metrów, jednak nie znaleziono przy okazji żadnych bocznych tuneli ani żadnych artefaktów czy skarbów. Wnęki na głębokości 42,5 oraz 49 metrów okazały się naturalne. Jama na dnie na głębokości 70 metrów po zbadaniu okolicy sonarem również. Tu przyznaję się szczerze, mógł wkraść się jakiś błąd. Oryginalne źródła używają zwrotu sonar sounding, jednak, według mojego krótkiego rozeznania, sonar służy do badania obiektów znajdujących się w powietrzu na powierzchni cieczy lub w niej zanurzonych. Zasięgnąłem więc informacji u osoby o znacznie większej ode mnie wiedzy. Dowiedziałem się, że istnieje coś takiego jak profilowanie akustyczne skał, które działa bardzo podobnie do sonaru, z tą różnicą, że ośrodkiem, w którym rozchodzi się fala dźwiękowa, jest nie ciecz, a warstwy skalne. Może zatem chodzić o coś takiego. Jak za pomocą sonaru stwierdzono naturalność wgłębienia w dnie? Nie mam pojęcia. Myślę, że może chodzić o interpretację wyników takich badań. Sztuczne struktury w skałach są na swój sposób charakterystyczne. Wykuty chodnik ma inny kształt niż naturalna kawerna czy grota i prawdopodobnie łatwo dałoby się rozróżnić jedno od drugiego po wynikach sondowania. Brak mi jednak wiedzy na ten temat, więc wprost uprzedzam was o tej niejasności. Opublikowany 10 sierpnia kanadyjski magazyn informacyjny Macleans zawierał całostronicowy artykuł o poszukiwaniach skarbów na wyspie Dębów oraz o planach zebrania 10 milionów dolarów na rozwiązanie zagadki przez Triton Alliance Limited. 22 września 1987 roku Cox Underground Research wydało dla Triton Alliance raport na temat operacji The Big Dig, zaplanowanej na 1988 rok. Proponowało wykopanie w miejscu studni pieniędzy 24-metrowego szybu o wzmocnionych ścianach, do głębokości około 67 metrów. Wodę miały usuwać cztery stacje pomp. Oprócz tego w zatoce Smith's Cove miał powstać koferdam odgradzający zatokę od wody morskiej, co uniemożliwiłoby zalewanie szybu przez tunel zalewowy z zatoki. Taka sama ogromna konstrukcja miała powstać w zatoce South Shore Cove, gdzie jak podejrzewano początek miał drugi tunel zalewowy. Budżet projektu obliczono na 10 milionów dolarów. Niestety już miesiąc później, 19 października, krach giełdowy, znany później jako Czarny Poniedziałek, miał niszczący wpływ na plany finansowe. W listopadzie na Triton Alliance spadł kolejny cios. W apelacji od wyroku z 1985 roku sąd ponownie przyznał rację Frederikowi Nolanowi. Nie tylko prawa do terenów pozostały w jego rękach, ale w dodatku sąd obniżył odszkodowanie, jakie miał on wypłacić Tritonowi z 15 tysięcy do zaledwie 500 dolarów. Jedynie nakaz rozbiórki części muzeum został utrzymany w mocy. W czerwcu 1988 roku magazyn Smithsonian opublikował artykuł The Mysterious Money Pit. Również w tym roku Ballantine's Book wydało napisaną przez Darcy'ego O'Connora książkę The Ten Million Dollar Search for Oak Island's Legendary Treasure, będącą poprawioną i zaktualizowaną wersją książki z 1978 roku tego samego autora. W 1989 roku Les Éditions Gesselles opublikowało książkę Oak Island (Lille au trésor), której autorami byli Claude Marcel i Françoise Paul. Była to ocena poszukiwań skarbu. Przedstawiała również popularne teorie oraz rozwijała dokładniej teorię, że skarb został zakopany około roku 1746 przez francuską flotę, która została uszkodzona podczas sztormu w drodze do odzyskania Louisburga. Również w 1989 roku kwestie prawne ponownie osłabiły interesariuszy wyspy dębów. Od 1954 roku ustawa Treasure Trove Act regulowała kwestie działań związanych z poszukiwaniem skarbów. Na jej mocy 10% znalezionych skarbów trafiało do rządu prowincji. Zmiana wprowadzona w 1989 roku rewidowała pierwotną ustawę, zaostrzając przepisy i ograniczając wydawanie licencji. Ponieważ wykopaliska na dużą skalę zostały wstrzymane z powodu nałożonych ograniczeń finansowych, wielu interesariuszy Oak Island zwróciło się do turystyki jako źródła dochodów i promocji publicznej. Niestety, ten rodzaj działalności komercyjnej również wymagał licencji. Pomimo dodatkowych ograniczeń dotyczących poszukiwania skarbów, główni gracze na wyspie Dębów, w tym Triton Alliance, zdołali zdobyć licencję Treasure Trove. Dwa lata później Benwell Atkins opublikował napisaną przez Laverne Johnson książkę Revealed The Secret of Oak Island. W niej przedstawiła opinię, że skarb pochodził z Ameryki Środkowej, został przywieziony na wyspę przed 1749 rokiem i że skarb znajduje się zaledwie 6 metrów pod ziemią, 91,5 metra na północ od studni pieniędzy. Latem 1991 roku Triton Alliance Limited złożył do Atlantic Canada Opportunities Agency wniosek o 12 milionów dolarów w formie gwarancji kredytowej. Wniosek został odrzucony. Trudno stwierdzić, co działo się z Triton Alliance Limited, gdyż to ostatnia wzmianka o nich, jaką znalazłem w źródłach. Myślę zatem, że rozdział o ich działaniach można w tym miejscu zamknąć. W ten sposób dotarliśmy do lat 90. XX wieku. Wydawać by się mogło, że analiza działań na wyspie powinna być coraz łatwiejsza, a źródeł coraz więcej. Paradoksalnie jest dokładnie odwrotnie. Im bliżej dnia dzisiejszego, tym więcej książek i opracowań analizujących to, co na wyspie już zrobiono, i podających najróżniejsze wytłumaczenia tajemnicy. Bardzo ciężko za to ustalić, co właściwie się działo na miejscu poszukiwań. W sieci znajduje się wiele artykułów na ten temat, ale zwykle pozbawione są daty publikacji. Stąd dane, które za chwilę przedstawię, mogą się wydawać dość chaotyczne. Stanowią one w istocie kompilację najróżniejszych skrawków informacji, jakie udało mi się na temat tych lat zdobyć. W latach 80. Blankenship i Tobias prowadzili część turystyczną swojej ekspedycji. Podmiot ten został nazwany Oak Island Exploration Company. Wspierana przez znaczące posiadłości ziemskie Oak Island należące do Triton Alliance, organizacja miała prawie wyłączny dostęp do turystyki. Jednak członkowie społeczeństwa zainteresowani historią wyspy zaczęli również organizować własne grupy. Wśród nich było Oak Island Tourism Society. Co do tego stowarzyszenia, niestety nie byłem w stanie znaleźć pewnych danych. Jeszcze do tego wrócimy, ale z informacji podawanych w internecie wywnioskować można, że grupa zajmowała się m.in. organizowaniem wycieczek w latach 90., ale założona została w 2001 roku. Przyznaję, poległem na próbie pogodzenia tych sprzeczności, ale wydaje mi się to informacją na tyle nieistotną, że nie powinno mieć to wpływu na resztę filmu. 9 września 1991 roku w gazecie. Prawdopodobnie w Halifaxie ukazał się artykuł o Karlu Mosherze. Mosher powiedział, że około 1925 roku jego babcia pokazała mu drewniany kufer zawierający około 25 ciężkich, białych, płóciennych worków ze złotem. Jego babcią była Lucy Wogan, krewna Antoniego Wogana, jednego z pierwotnych odkrywców studni pieniędzy z 1795 roku. W jego rodzinie mówiono, że Kufer pochodził z wyspy dębów. W pewnym momencie jego wuj, Edward Wogan, zabrał Kufer i zniknął, porzucając swój majątek, biznes, żonę i rodzinę. 18 lipca 1992 roku gazeta The Halifax Herald donosiła o nowym odkryciu na wyspie dębów, łacińskim krzyżu utworzonym przez ogromne głazy. Trudno stwierdzić, czy dopiero w tym momencie redaktorzy dokopali się do odkrycia Nolana sprzed 11 lat, czy też mowa o jakimś nowym znalezisku. Podobieństwa są jednak dość znaczące, a i późniejsze informacje zdają się potwierdzać, że chodziło o głazy Nolana. W 1993 roku Four East Publications opublikowało książkę Nova Scotia's Oak Island, The Unsolved Mystery, napisaną przez Millie Evans, a Nimbus Publishing Company książkę Williama Crookera o tytule Oak Island Gold. Ta zawierała informacje na temat niedawno odkrytego kamiennego krzyża, spekulacje na temat powiązań z templariuszami, a także sugestie, że brytyjskie wojsko mogło zakopać na wyspie część skarbu z pogromu Hawany z 1762 roku. W 1995 roku Hounslow Press opublikował książkę The Oak Island Mystery The Secret of the World's Greatest Treasure Hunt, napisaną przez Lionela i Patricia Fanthorpe. Oprócz historii eksploracji przedstawiała teorie związane z Celtami, Wikingami, śródziemnomorskimi handlarzami z IV wieku, templariuszami, księciem Henrym Sinclairem i sir Francisem Drake'em. Z kolei Formag Publishing opublikowało książkę Oak Island Secrets, napisaną przez Marka Finana. On z kolei skupił się na kamiennym krzyżu, sugerując masońskie powiązania, dochodząc do wniosku, że skarb został złożony na wyspie pod koniec XVI wieku pod kierownictwem sir Francisa Bacona. W lipcu i sierpniu Instytut Oceanograficzny w Woods Hole przeprowadził szczegółowe badania wód gruntowych i batymetrii studni pieniędzy. Również w sierpniu 1995 roku na wyspie Dębów odbyło się nabożeństwo w intencji mężczyzn, którzy zginęli na wyspie. Został odsłonięty pomnik i pamiątkowa tablica z brązu. 25 września Forbes FYI opublikował artykuł o tytule Yep, they are still digging. Znalazłem również informację, że od 1995 roku wyspa była zamknięta dla osób postronnych. W 1996 roku zostały przeprowadzone, sponsorowane przez rząd, badania wód otaczających Wyspę Dębów. W czerwcu 1996 roku działka nr 5 została zakupiona przez Roberta S. Younga z Upper Tantalon w Nowej Szkocji od Frederica Nolana. W kwietniu 1998 roku został opublikowany Geological Survey of Canada Open File 3610. Pokazywał on kilka zagłębień w dnie morskim w zatoce South Shore Cove w pobliżu Czterech Przerembli, a także pokazywał możliwy wrak statku na głębokości 10,5 metra, około 610 metrów na południe od wyspy. W 1999 roku Destiny Books opublikowało napisaną przez Stevena Sora książkę The Lost Treasure of Knights Templar Solving the Oak Island Mystery. Podawał w niej szczegóły dotyczące klanu Sinclair ze Szkocji i powiązania ze skarbem Templariuszy, sugerując, że skarb został zakopany między 1441 a 1482 rokiem. W tym samym roku Formak Publishing Company opublikował książkę Oak Island and its Lost Treasure, napisaną przez Grahama Harrisa i Lesa McFee. Tymczasem na wyspie, również w 1999 roku, Ron Aston z Nunstar Limited z Kitty Hawk w Karolinie Północnej wykonał kilka otworów na grzbiecie wzgórza na północ od studni pieniędzy. Szukając przesuniętej odkrytej komory, dowiercił się do głębokości 9-15 metrów, ale nie znalazł nic. Powrócił w 2001 roku, aby wywiercić więcej otworów w poszukiwaniu komory, ale znów nic nie znalazł. W 2001 roku zostało założone również stowarzyszenie Oak Island Tourism Society, choć, tak jak wspominałem, internet czasem twierdzi, że organizowało ono wycieczki od lat 90. Obrało ono sobie dwa cele działania. Pierwszym było ożywienie zainteresowania tajemnicą Wyspy Dębów. To było proste zadanie. W porozumieniu z właścicielami gruntów rozpoczęto organizowanie Dni Eksploracji Wyspy Dębów. Była to weekendowa impreza wypełniona wykładami, imprezami, wystawami i wycieczkami po wyspie. Drugim celem było wybudowanie na wyspie centrum informacyjno-wystawowego. W 2002 roku ukazał się w Imperial College Engineer artykuł Grahama Harrisa o poszukiwaniach skarbu na Wyspie Dębów. W maju 2003 roku Peter Amundsen z Norwegii wykopał kilka płytkich dołów na południu od głazów rozstawionych w kształcie krzyża, które znalazł Frederick Nolan, a które ujawniono w 1992 roku. 28 września 2003 roku Halifax Herald informował, że Frederick Nolan przegrał sprawę w sądzie. Został oskarżony o celowe przeniesienie znaczników geodezyjnych podczas badań. Zrobił to, jak mówił, w celu ochrony dowodów, które jego zdaniem mogłyby pomóc w rozwiązaniu zagadki wyspy dębów. Nolan większość efektów swoich badań trzymał w tajemnicy, ale w pewnym momencie ponownie zaprzyjaźnił się z danym Blankenshipem, który przez lata pracował jako kierownik terenowy w firmie, która również prowadziła prace poszukiwawcze na wyspie. W 2001 roku mężczyźni znów byli poróżnieni, gdy Nolan jako geodeta prowadził badania granicy pomiędzy jego działkami, a tymi należącymi do Blankenshipa. Wtedy to świadomie i celowo przesunął wytyczoną granicę o 10 metrów. Podczas przesłuchania Nolan zeznał, że zrobił to, aby uchronić wiekowe znaczniki, które, jak wierzył, Blankenship mógł zniszczyć. Argumentował również, że działał w tym czasie nie jako zawodowy geodeta, ale jako właściciel ziemski. Sąd jednak nie dał wiary tym zapewnieniom i uznał go winnym wykroczenia zawodowego, gdyż wykorzystując swoją pozycję działał na szkodę sąsiada. Nolan został zawieszony na trzy miesiące w prawie do wykonywania zawodu, a także nakazano mu zapłacić w sumie 3200 dolarów kosztów sądowych. 22 stycznia 2004 roku Rolling Stone magazine opublikował artykuł o tytule The Curse of Oak Island, czyli Klątwa Wyspy Dębów. Również w 2004 roku The Lion Press opublikował książkę The Secret Treasure of Oak Island, The Amazing True Story of Centuries Old Treasure, napisaną przez Darcy'ego O'Connora. Była to poprawiona i uaktualniona wersja książek tego autora z 1978 i 1988 roku. W 2006 roku ukazała się książka Oak Island Obsession: The Restall Story, napisana przez Lee Lamb, córkę Roberta Restala. Rok wcześniej, w 2005 roku, część wyspy została sprzedana za 7 milionów dolarów. Chociaż Oak Island Tourism Society miało nadzieję, że wyspę kupi kanadyjski rząd, zrobiła to grupa amerykańskich biznesmenów. Mimo protestów w organizacji w kwietniu 2006 roku ogłoszono, że bracia Rick i Marty Lagina z Kingsford w stanie Michigan kupili 50% Oak Island Tours od Davida Tobiasa za nieujawnioną kwotę. Druga połowa firmy pozostała w rękach Dana Blankenshipa. Bracia Lagina razem z Blankenshipem założyli Oak Island Tours Incorporated. Natomiast Center Road Development we współpracy z Alanem Kostrzewą i Brianem Urbachem, członkami grupy z Michigan, zakupiły działkę nr 25 od Davida Tobiasa za 230 tysięcy dolarów. Rok później Tobias sprzedał resztę swoich udziałów na wyspie. Grupa z Michigan, współpracująca z Danem Blankenshipem, ogłosiła, że wznowi działalność na Wyspie Dębów w nadziei na odkrycie zakopanego skarbu i rozwiązanie tajemnicy wyspy. Jednocześnie na wyspie i w okolicach organizowane były różnego rodzaju eventy przeznaczone dla turystów. Ich celem było rozreklamowanie wyspy oraz, co oczywiste, zdobycie dodatkowych środków. Takim wydarzeniem były np. cieszące się sporym zainteresowaniem, coroczne dni eksploracji Wyspy Dębów. W 2007 roku wypadały na 10-12 sierpnia, a podczas nich zorganizowano rozmaite prelekcje z poszukiwaczami osobami obdarzonymi zdolnościami nadnaturalnymi, a także różne zabawy i imprezy. Danny Hennigar, dyrektor do spraw komunikacji Oak Island Tourism Society, stwierdził w wywiadzie, że nie spodziewa się wydania licencji nowym poszukiwaczom przed 2008 rokiem. Uważał więc, że na pierwsze poważne prace należy poczekać do czerwca tego roku. Tymczasem już w październiku 2007 roku w newsletterze na swojej stronie... Oak Island Treasure ogłosiło, że Oak Island Tours udało się uzyskać licencję na poszukiwanie skarbów, która wcześniej należała do Oak Island Exploration Company. Ekipa planowała w niedalekiej przyszłości ruszyć naprzód z poszukiwaniami, choć szczegóły postanowili zachować dla siebie. Zarówno jednak bracia Lagina, jak i Craig Tester, członek ekipy, podkreślali w wywiadach, że zamierzają traktować wyspę jak miejsce wykopalisk archeologicznych i postępować z największym szacunkiem. Jeżeli ktoś rzeczywiście ukrył na wyspie Skarb, to zrobił to w czasach, gdy rodziły się Stany Zjednoczone. To podejście zapewniło im przychylność lokalnej społeczności, która starała się jak mogła pomagać nowym poszukiwaczom. 17 listopada 2007 roku odbyła się coroczna prezentacja w bibliotece Confederation Center Public Library w Charlottetown. Koncentrowała się ona na życiu Williama Phippsa i jego działaniach w celu odkrycia wraku Nuestra Seniora de la Limpia i y pura concepción. Przemawiający Graham Harris uważał, że Phipps miał pecha i znaczną część wydobytego skarbu stracił na wyspie Dębów w wyniku dziwnego zrządzenia losu. 28 listopada 2007 roku Chronicle Herald opublikował artykuł, w którym poruszono temat planów poszukiwaczy. Wynikało z niego, że postanowili oni w grudniu skupić się na odwiercie 10x z 1969 roku. Odwiert rozpoczęty przez Dana Blankenshipa znajdował się dość daleko od studni pieniędzy i prace w nim były kwestią, która poróżniła go ze wspólnikiem Davidem Tobiasem. Mimo to Blankenship był optymistą, argumentował, że więcej interesujących przedmiotów wydobył z odwiertu 10x niż ze studni pieniędzy. Jego optymizm udzielił się jego nowym wspólnikom, którzy byli gotowi zainwestować na start 200 tysięcy dolarów. Marty Lagina powiedział w wywiadzie, że uznaje rację ponad 80-letniego Blankenshipa, gdyż nikt nie zna wyspy tak dobrze jak on. W tym samym artykule Rick Radcliffe z Departamentu Zasobów Naturalnych potwierdził, że gabinet zatwierdził przeniesienie licencji na poszukiwanie skarbów z byłej firmy Blankenshipa i Tobiasa do nowej, Oak Island Exploration Acquisition Company, będącej w tej chwili właścicielem 78% wyspy. Licencja ta była ważna tylko do 2 lipca, kiedy to firma będzie musiała złożyć nowy wniosek poparty raportem z wykonanych prac oraz planem dalszych działań. Jednocześnie Departament Turystyki, Kultury i Dziedzictwa zrezygnował z wymogu uzyskania pozwolenia na badania nad dziedzictwem. Wniosek o takie pozwolenie musiałby zawierać szczegółowe informacje na temat tego, czego poszukują poszukiwacze skarbów i jak planują to zdobyć. To znacząco ułatwiło ekipie papierkową robotę, gdyż w zasadzie nie było wiadomo, co właściwie na wyspie ukryto. Te pozytywne wieści zostały skontrowane przez członków Nowej Partii Demokratycznej, którzy wystosowali wniosek o uchylenie ustawy o skarbach, która pozwalała poszukiwaczom zachować 90% łupów. Blankenship skomentował, że byłaby to zwykła próba zagarnięcia pieniędzy. Rzeczywiście bowiem poszukiwaczom przysługiwało 90% łupów, jednak od ich wartości należało zapłacić 49% podatku. Biorąc pod uwagę koszty wykopalisk, uznał, że obecna ustawa jest sprawiedliwa i powiedział, że bardzo by się zdziwił, gdyby władze prowincji postanowiły zmienić warunki 50 ustawy. Zgodnie z oczekiwaniami Blankenshipa, zmiana ustawy nie przeszła, ale niezrażeni tym, jej twórcy zapowiedzieli kolejną próbę. Poszukiwacze postanowili zignorować póki co rządowe przepychanki i skupić się na swoich planach. Swoją uwagę skupili na odwiercie 10X. Liczyli, że uda się wydobyć jakieś przedmioty, które będą mogli przekazać do datowania radiowęglowego oraz szczegółowej analizy. Wykonano trzy odwierty: jeden na głębokość 48,7 metra i dwa głębsze, sięgające 91,5 metra. Nie odnaleziono niczego istotnego, ale zapowiedziano kolejne wiercenia. Niestety, mówiący o tym, cytowany na stronie internetowej artykuł nie zawierał daty, jednak biorąc pod uwagę, że kolejny był z 18 marca 2008 roku, należy się spodziewać, że odwierty wykonano pomiędzy końcem listopada 2007 roku a połową marca 2008 roku. W marcowym artykule Dan Blankenship stwierdził, że w lutym rozpoczęły się odwierty w nowym miejscu, jednak ich wyniki postanowił zachować w tajemnicy. Z kolei kwietniowy artykuł twierdził, że wszystkie odwierty grupy z Michigan zaczęły się w lutym 2008 roku. Tenże artykuł z 1 kwietnia informował także, że prace zostały wstrzymane do wczesnego lata. W dniach 20-22 czerwca ponownie zorganizowano coroczne dni eksploracji wyspy Dębów. Były wycieczki z przewodnikiem po wyspie, wystawy, wykłady i projekcje filmów. Dany Hennigar z Oakland Tourism Society wyjaśnił, że działania turystyczne na wyspie mogą być bardzo opłacalne. Z jednej strony ruch turystyczny generuje wymierne zyski, a z drugiej wpływa korzystnie na promocję regionu, lokalnej kultury i tożsamości. Kolejny artykuł, oczywiście jak na złość, niedatowany, opisuje badania dna w okolicach wyspy dębów. Znaleziono wówczas podejrzane kanciaste prostokątne obiekty na dnie morza. Stwierdzono, że zostały wykonane ręką człowieka. Czy jednak były to rzeźbione kamienie, czy skrzynie ze skarbami? Tego nie stwierdzono. Kolejny artykuł na stronie Oak Island Treasure pochodzi ze stycznia i rozpoczyna się zdaniem: Jednym z najczęstszych pytań zadawanych dziś, w związku z poszukiwaniem skarbów na Wyspie Dębów, jest: Dlaczego nic się nie dzieje? Okazuje się, że główną rolę grała papierkologia. Aby szukać skarbów w Nowej Szkocji, należy posiadać ważną licencję na poszukiwanie skarbów, zwaną Treasure Trove License, w skrócie TTL, którą wydaje rząd Nowej Szkocji. Oak Island Tours Incorporated, które składało się z dana Blankenshipa i inwestorów z Michigan miało TTL przez pierwszy rok działań, jednak wygasła ona w czerwcu 2008 roku. W 2008 roku Departament Zasobów Naturalnych otrzymał wniosek o odnowienie licencji dla działki nr 5 i Plum Island od Roberta Yanga, dla działek od 9 do 14 od Frederica Nolana oraz dla działek od 1 do 4, od 6 do 8, od 15 do 22, 24 i od 26 do 32 oraz dla wód otaczających od Oak Island Tours. Aplikacje te miały zastąpić pięcioletnie TTL, które wygasły 30 czerwca 2008 roku. Zmiana przepisów jednak wymusiła uzyskanie albo pisma z Muzeum Historii Naturalnej Nowej Szkocji zrzekającego się wymaganego pozwolenia na badanie dziedzictwa, albo wykonania rekonesansu archeologicznego na terenie poszukiwań i przedstawienia jego wyników w formie pisemnej. Dopiero mając jeden lub drugi dokument można było ubiegać się o stosowną licencję. Bez niej wnioskodawcy mogli jedynie prowadzić badania na powierzchni oraz planować dalsze działania. Mało tego po wydaniu licencji miały być one datowane wstecz, co oznaczało w istocie, że wnioskodawcy stracą część swojego licencjonowanego czasu. Darcy O'Connor przewidywał bowiem, że licencja obejmująca czas od lipca 2008 roku zostanie wydana dopiero w marcu lub kwietniu roku 2009. Wtedy to Oak Island Tours Incorporated będzie mogło rozpocząć wiercenie i kopanie. Darcy O'Connor nieco nie doszacował terminów. Okazało się bowiem, że prace Oak Island Tours mogły ruszyć dopiero w maju 2009 roku. Z kolei Fred Nolan i Robert Young odbili się od biurokratycznej machiny. Nie udało im się uzyskać pozwoleń na badanie dziedzictwa i dopiero po czasie aplikowali o pozwolenie do Muzeum Historii Naturalnej Nowej Szkocji. Zanim jednak mogli rozpocząć jakiekolwiek poważne prace na swoich terenach, musiało minąć jeszcze wiele czasu. Od 19 do 21 czerwca 2009 roku odbywały się kolejne dni eksploracji wyspy Dębów, które, jak co roku, zgromadziły setki osób chcących poznać historię wyspy i wziąć udział w zabawach. Kolejna notka wspomina o pożarze na wyspie, do którego zaangażowano trzy jednostki straży pożarnej i helikopter. Niestety nie wiadomo, kiedy miałby on wybuchnąć. News ten umieszczono pomiędzy artykułami o dniach eksploracji Wyspy Dębów, a więc 19-21 czerwca, a artykułem z Chronicle Herald z 22 czerwca. Nie sposób również ustalić przyczyny pożaru. Jak wspominała Garnet Blankenship, Dan i Rick Lagina nie używali ostatnio otwartego płomienia. Starannie zabezpieczali wszelkie źródła ognia, a jedyny moment, gdy rozpalili ogień przed pożarem, miał miejsce podczas ulewnego deszczu. Nie udało mi się dotrzeć do informacji, czy udało się ustalić przyczynę pojawienia się ognia, ale nie wywołał on poważnych strat ani obrażeń u ludzi. 22 czerwca ukazał się kolejny artykuł na temat kontrowersyjnej ustawy o skarbach. Ustawa ta była jedyną tego rodzaju w Kanadzie i została stworzona konkretnie pod poszukiwania na Wyspie Dębów. Miała jednak szersze skutki, gdyż dotyczyła całej Nowej Szkocji, której brzegi usiane były wrakami statków. Fakt, że każdy mógł wystąpić o licencję, a po jej przyznaniu jedynie 10% znalezisk miało trafić w ręce państwa, bardzo nie podobał się UNESCO. UNESCO nalegało, aby wraki statków pozostawiono w spokoju, a znajdujące się w nich skarby objęto ochroną. To rodziło protesty drugiej strony. Poszukiwacze obawiali się, że zwiększenie procenta udziałów państwa nie tylko drastycznie obniży opłacalność poszukiwań, ale dodatkowo sprawi, że duża część znalezisk trafi do prowincjonalnych małych muzeów lub w ogóle do państwowych magazynów, gdzie mało kto, o ile w ogóle, będzie mógł je podziwiać. Takie podejście poszukiwaczy budziło sprzeciw władz Muzeum Historii Naturalnej Nowej Szkocji, które były odpowiedzialne za wydawanie zezwoleń na badania, przez co poszukiwacze często spotykali się z odmową. Sytuacja nie odpowiadała ani jednej, ani drugiej stronie, przez co nalegano na przyspieszenie działań polityków, aby rozwiązać ten problem jak najszybciej. 14 lipca 2009 roku Cerebral Vortex Games, deweloper kasualowych gier z St. Catherines z Ontario ogłosił, że właśnie została wydana ich najnowsza gra Mysterious Worlds The Secret of Oak Island. O samej grze nie jestem w stanie wiele powiedzieć. Jej opis na stronie Oak Island Treasure brzmi tak. Klasyczna gra z ukrytymi przedmiotami, pełna przebiegłych zagadek. The Secret of Oak Island stawia przed graczami wezwanie odnalezienia ukrytego skarbu na wyspie dębów w Nowej Szkocji. Wyspa dębów jest centrum prawdziwej tajemnicy, która od wieków wprawia w zakłopotanie poszukiwaczy skarbów. Gracze będą musieli łamać szyfry, poruszać się po zdradliwym labiryncie nurtów i polować na różne przedmioty, które pomogą im wypełnić zadanie. Zaś opis gry w sklepie brzmi. Mysterious Worlds: The Secret of Oak Island to gra typu ukryte obiekt oparta na tajemnicy otaczającej słynną studnię pieniędzy, głęboki szyb, o którym krążą pogłoski, że zawiera zakopane bogactwa. Przez większość czasu celem jest znalezienie i zebranie w określonym limicie czasowym serii przedmiotów wymienionych na dole ekranu w lokacjach związanych ze sprawą. Na początku gracz musi wybrać pomiędzy dwoma trybami trudności, aby grać z większą lub mniejszą ilością czasu. Przyznaję, że nie zaznajomiłem się z tą produkcją, bo uznałem, że szkoda na to czasu. Z opisu i dostępnych zrzutów ekranu wynika, że jest to jakiegoś rodzaju miks przygodówki i gry logicznej z rozwiązywaniem zagadek na czas. Zdecydowanie nie mój typ. Poza tym, deweloper miał do tej pory na koncie takie tytuły jak Ice Cream Delights, World Burst czy Ambush Trivia, które raczej nie są znane szerszemu gronu. Trudno zatem spodziewać się, by ich gra o wyspie dębów była pozycją wybitną. Dodając do tego fakt, że tajemnicy wciąż nie rozwiązano, uznałem, że nie dowiem się z niej niczego nowego. Kolejne informacje opublikowane na stronie Oak Island Treasure są niezwykle istotne, ale jak na złość nie są opatrzone datą przez kilka wpisów z rzędu. Gdzieś pomiędzy połową lipca a 4 grudnia ogłoszono zamknięcie Oak Island Tourism Society. Organizacja ta od lat działała na rzecz popularyzacji historii regionu i szerzenia wiedzy o wyspie Dębów. Najpopularniejszym efektem jej pracy była współpraca z właścicielami terenów na wyspie, w celu zapewnienia możliwości organizacji corocznych wycieczek po wyspie, podczas jednego weekendu w roku, nazywanego Dniami Eksploracji Wyspy Dębów. W drugiej połowie 2009 roku Oak Island Tourism Society podjęło jednak decyzję o zakończeniu działalności. Jako powody podano problem z ustanowieniem stałej daty na dni eksploracji oraz problem z ustaleniem z właścicielami wyspy możliwości realizacji założeń w pełni. Chodziło o fakt, że mimo ośmiu lat negocjacji z rządem prowincji, operatorami turystycznymi i właścicielami gruntów nie udało dojść się do porozumienia w sprawie budowy centrum informacyjno wystawowego. Zebrane artefakty postanowiono oddać na ekspozycję Chester Municipal Heritage Society najprawdopodobniej na dawnym dworcu kolejowym lub w Lordly House. Były wśród nich fotografie i dokumenty, niektóre kamienie wydobyte z głębin, maska nurka, który zszedł do odwiertu 10X w 1971 roku, czy dzbanek do herbaty należący do Edwina Hamiltona, który pracował na wyspie w 1938 roku. Osoby zaangażowane w działalność organizacji wyraziły nadzieję, że ich misja będzie kontynuowana przez kogoś innego, gdyż wielu ludzi wciąż widziało pola do działania i miało zapał do pracy. Oprócz tego zapewniono, że rozwiązanie Oak Island Tourism Society nie wpłynie na poszukiwania skarbów na wyspie. Te prowadzone były przez Oak Island Tours Limited, którego właścicielami byli Dan Blankenship i grupa inwestorów z Michigan. Złożyli oni wniosek o odnowienie licencji na poszukiwania, ale wniosek wciąż nie został zatwierdzony. Ta informacja wydaje się z kolei sprzeczna z informacją z wiosny, mówiącą, że Oak Island Tours jako jedyni na wyspie spełnili wymagania i mogli rozpocząć poważniejsze prace. Kolejny cytowany artykuł z 11 grudnia 2009 roku wskazuje, że wiosenne informacje były fałszywe. Zgodnie z artykułem, w grudniu 86-letni Dan Blankenship i jego wspólnicy wciąż czekali na wydanie licencji, o którą wniosek złożyli w czerwcu 2008 roku. Ustawa Treasure Trove została wprowadzona w 1954 roku specjalnie po to, aby umożliwić działania na Wyspie Dębów, ale przez próbę jej zmiany wszelkie działania na Wyspie musiały zostać zamrożone. To frustrowało Dana Blankenshipa. On swoje poszukiwania na wyspie rozpoczął tuż po tragedii Restalów w 1965 roku. Poświęcił jej ponad 40 lat i mnóstwo pieniędzy, ale wciąż miał nadzieję, że za jego życia uda się rozwiązać zagadkę. Przez lata angażował się w oprowadzanie wycieczek, próby rozpowszechnienia historii wyspy i spotkania z politykami. W swoim domu miał sterty książek z wpisami odwiedzających go gości. Latem 1979 roku odwiedził go nawet Pierre Trudeau wraz z trzema synami, dwukrotny premier Kanady, ojciec Justina Trudeau, obecnego premiera. Blankenship, dobiegając dziewięćdziesiątki, wiedział jednak, że ma coraz mniej czasu, a fakt, że zmuszony był po prostu czekać, aż urzędnicy i politycy zrobią swoje, niesamowicie go frustrował. Traktował sprawę wyspy bardzo osobiście. Nadzieję, że miejsce po Oak Island Tourism Society zostanie zajęte przez inną organizację miłośników tajemnicy wyspy, nie okazały się płonne. 5 stycznia 2010 roku opublikowano artykuł, w którym zaanonsowano powstanie organizacji Friends of Oak Island Society. Nowe stowarzyszenie nie było jeszcze zarejestrowane, ale członkowie założyciele byli właśnie w trakcie organizowania pierwszego spotkania. Zadaniem organizacji było promowanie historii wyspy zarówno lokalnie, jak i za granicą, przez prezentowanie badań i artefaktów wydobytych w centrum wystawowym. Przedmioty te znajdowały się w rękach Chester Municipal Heritage Society, ale po wybudowaniu centrum informacyjno-wystawowego miały wrócić z powrotem do obszaru Gold River Western Shore. Artykuł wspomina również, że w styczniu Oak Island Tours wciąż czekali na wydanie licencji. To zaś sprawiło, że zaczęto zbierać podpisy pod ogólnoświatową petycją do rządu prowincji Nowa Szkocja o przyznanie Danowi Blankenshipowi i jego partnerom licencji na poszukiwania. 28 lutego 2010 roku na CBC wyemitowany został film dokumentalny na temat tajemnicy Wyspy Dębów. Przedstawiał historię poszukiwań i zawierał wywiad z Danem Blankenshipem, pierwszy od ponad 30 lat. 24 kwietnia 2010 roku zmarł Robert Danfield Jr., który odziedziczył udziały w poszukiwaniach po swoim ojcu. Interesował się on wyspą i współpracował z Rykiem Laginą i pozostałymi aż do swojej śmierci. W lipcu 2010 roku Blankenship i inni interesariusze Oak Island Tours ogłosili na swojej stronie internetowej, że Departament Zasobów Naturalnych i Departament Turystyki, Kultury i Dziedzictwa przyznały im licencję na poszukiwania, która pozwoliła im wznowić działalność do 21 grudnia 2010 roku. Po grudniu 2010 roku wydziały uchyliły licencję na poszukiwania i zastąpiły ją ustawą Oak Island Treasure Act. Ustawa, która weszła w życie 1 stycznia 2011 roku pozwala na kontynuowanie poszukiwań skarbów na wyspie na warunkach licencji wydanej przez ministra zasobów naturalnych. Dawała ona laginom prawo do poszukiwania i zachowania części ewentualnego skarbu przy jednoczesnym obowiązku oddania władzom artefaktów mających wartość historyczną. Latem 2011 roku opublikowano w sieci aktualizację na temat poszukiwań skarbów. W niej zamieszczono informacje, że wykopaliska na wyspie Dębów zarządzane były przez Oak Island Tours Incorporated, w skład którego wchodził wieloletni poszukiwacz skarbów i mieszkaniec wyspy Dan Blankenship oraz grupa inwestorów z Michigan w USA. Jednym z członków tej grupy był Rick Lagina, który w tym roku kilkukrotnie przyjeżdżał na wyspę, a obecnie na niej przebywał. Tydzień wcześniej dołączył do niego Craig Tester, również członek Oak Island Tours Incorporated oraz jego syn. Mieli oni pracować nad czymś, co było opisane jako badanie oporności elektrycznej w oryginale Electrical Resistivity części wyspy. Można było wnioskować, że grupa była zainteresowana pomiarem, jak silnie ten konkretny obszar wyspy lub dany materiał przeciwstawia się lub przewodzi przepływ energii elektrycznej. Do wykonania części technicznej prac zatrudniono wiele różnych osób, a główny zespół z Michigan służył pomocą, biorąc pod uwagę doświadczenie sejsmiczne Craiga Testera w przemyśle naftowo-gazowym. Zostawmy na moment główny wątek, aby zamknąć jeden z pobocznych. Przez lata ludzie i poszukiwacze skarbów próbowali odnaleźć statek Quidak Merchant przemianowany przez kapitana Kida na Adventure Prize. 13 grudnia 2007 roku poinformowano, że wrak pirackiego statku porzuconego przez kapitana Kida w XVII wieku został odnaleziony przez nurków w płytkich wodach u wybrzeży Dominikany. Wody, w których znaleziono statek, miały mniej niż 3 metry głębokości i znajdowały się zaledwie 21 metrów od wyspy Catalina, na południe od La Romana na wybrzeżu Dominikany. Uważa się, że wrak jest szczątkami Quidag Merchant. Charles Beaker, dyrektor akademickich programów nurkowania i nauk podwodnych w Indiana University Bloomington School of Health, Physical Education and Recreation, był jednym z ekspertów prowadzących zespół nurków Indiana University. Powiedział, że to niezwykłe, że wrak pozostał nieodkryty przez te wszystkie lata, biorąc pod uwagę jego lokalizację i że statek był przedmiotem tak wielu wcześniejszych nieudanych poszukiwań. Armata kapitana Kida, artefakt z wraku statku, została dodana do stałej ekspozycji w Children's Museum w Indianapolis w 2011 roku. Po niezbyt udanym debiucie w 2009 roku w grze Mysterious Worlds: The Secret of Oak Island, kilka lat później wyspa dębów powróciła na ekrany komputerów w produkcji ze znacznie wyższej półki. W wydanej w 2012 roku przez Ubisoft w grze Assassin's Creed 3 możemy osobiście odwiedzić wyspę dębów, na której czeka nas zadanie poboczne związane z kapitanem Kidem. Postać legendarnego pirata została wspomniana również w kolejnej grze z serii Assassin's Creed 4 Black Flag. W niej z kolei mamy okazję poznać osobę podającą się za potomka Kida. W maju 2015 roku gruchnęła wieść, że udało się znaleźć część skarbu kapitana Williama Keyda. We wraku u wybrzeży Il Są Marie na Madagaskarze przez zespół kierowany przez archeologa morskiego Barry'ego Clifforda znaleziono 50-kilogramową srebrną sztabę. Clifford przekazał ją Heriemu Rajanari Mampijanininie, prezydentowi Madagaskaru. Już w lipcu tego roku naukowo-techniczny organ doradczy UNESCO poinformował, że testy wykazały, iż wykonana z, jak mniemano, srebra, sztaba składała się w rzeczywistości w 95% z ołowiu. Wysnuto również teorię, że to co uznano za wrak, w rzeczywistości może być uszkodzoną częścią konstrukcji portu Saint-Marie. W 2014 roku poszukiwania prowadzone przez braci Lagina zaczęły być rejestrowane przez serial dokumentalny, emitowany na kanale History Channel. Licząca grubo ponad 150 odcinków, trwających przynajmniej godzinę każdy, produkcja podąża za Rickiem i Martym Laginami, którzy starają się znaleźć domniemany skarb lub inne historyczne artefakty, jakie prawdopodobnie znajdują się na Wyspie Dębów. Seria omawia historię wyspy, ostatnie odkrycia, teorie i poprzednie poszukiwania. Bracia Lagina zafascynowali się wyspą po przeczytaniu styczniowego wydania magazynu Reader's Digest, w którym znajduje się artykuł na temat pracy rodziny Restall w celu zbadania tzw. studni pieniędzy. Marty i Rick uzyskali pakiet kontrolny Vogue Island Tours, która podobno była właścicielem większości wyspy. Bracia zostali później poproszeni przez Prometheus Entertainment o zrobienie reality show. Rick i Marty zaangażowali w pomoc niemal 90-letniego wówczas Dana Blankenshipa, który brał udział w poszukiwaniach skarbu od blisko 50 lat. Choć ze względu na wiek nie brał on bezpośrednio udziału w pracach, to ze względu na doświadczenie i wiedzę był nieocenioną pomocą w najnowszych poszukiwaniach. W pomoc laginom zaangażował się również jego syn, Dave. Do tej czwórki dołączyli partner biznesowy Martiego Laginy, Craig Tester oraz jego pasierb, Jack Bagley, Dan Henski, który pierwotnie przybył na wyspę, żeby pomóc w poszukiwaniach Danowi Blankenshipowi dekady temu, Charles Barkhouse, historyk wyspy i przewodnik Vogue Island Tours oraz Peter Fornetti, siostrzeniec Ricka i Martiego Lagina. Ci ludzie stanowili trzon nowej ekipy poszukiwaczy, za którą podążały kamery History Channel. Z biegiem czasu grupa rozrastała się w miarę jak dołączali do niej nowi, zarówno chętni, jak i rekrutowani specjaliści. Oczywiście nie mogłem odpuścić takiej okazji i musiałem zaznajomić się z produkcją History Channel. Seans pierwszego odcinka wywołał we mnie mieszane uczucia. Bardzo ucieszyła mnie możliwość ujrzenia twarzy i usłyszenia postaci, o których tak wiele czytałem. Z drugiej strony miałem wrażenie, że jest to próba wywołania sensacji na siłę. Otoriki Marty Lagina przybywają na wyspę, pobierają próbki z odwiertów, w którym znajdują się fragmenty porcelany. Póki co wszystko jest w porządku. Nagle jednak zostaje wspomniana tytułowa klątwa, mówiąca rzekomo, że na wyspie zginęło już sześcioro ludzi, ale musi zginąć siódma osoba, zanim skarb ujrzy światło dzienne. Przyznaję, że przez setki godzin analizowania źródeł o takiej przepowiedni nie słyszałem. A musiała być ona stosunkowo nowa, bo licznik ofiar dobił do 6 dopiero w 1965 roku. Następnie do otworu 10X została opuszczona kamera, która wykryła jakiś drewniany przedmiot, mogący być podporą jakiejś komnaty, gdy w kluczowym momencie nagranie się urwało. Poszukiwacze skwitowali to z uśmiechem, powołując się na klątwę wyspy dębów. Mnie zaś ten fragment pozostawił ze zniesmaczoną miną i powracającym pytaniem serio? Nie mogłem jednak porzucić serialu po 20 minutach, postanowiłem więc oglądać dalej. Pokazane było odkrycie resztek jakiejś drewnianej konstrukcji w Zatoce Smiths Cove. W drugim odcinku, podczas nurkowania w Zatoce, odkryte zostały trzy wielkie prostokątne głazy leżące w linii, której przedłużenie wskazywało niemal idealnie na studnie pieniędzy. A z plaży w Zatoce udało się wykopać nieco włókna kokosowego, które udało się datować pomiędzy 1260 a 1400 rokiem naszej ery. Dokładność datowania wyniosła 95%. W trzecim odcinku rozpoczęto osuszanie dużego bagna, aby przeprowadzić jego dokładne badanie, czego podobno nie robiono nigdy wcześniej. Podczas spotkania w domu Dana Blankenshipa ten powiedział, że na bagnie znaleźć można również kikuty starych dębów, a samo bagno uważa za stworzone przez człowieka. Wyspę odwiedziła Lee Lamb, córka Roberta Restala oraz Andrew DeMont, który ocalał z tragedii. Jednocześnie na wyspę sprowadzono grupę badaczy zjawisk paranormalnych, którzy również zwrócili uwagę na bagno i jego okolice jako miejsce pełne negatywnej energii. Bagnem zainteresował się również Norweg Peter Amundsen. Twierdził on, że w pierwszym wydaniu dzieł Szekspira znalazł zaszyfrowaną wiadomość. Przekaz nawiązujący do symbolicznego przedstawienia drzewa życia, prowadzący na wyspę dębów, gdzie miała zostać odkryta złota menora króla Salomona. Zgodnie z jego teorią kamienny krzyż odnaleziony przez Freda Nolana był częścią większej struktury przedstawiającej właśnie symbol drzewa życia. Na podstawie odszyfrowanych informacji przekazanych przez Shakespeare'a wytypował pozostałe miejsca, w których powinny znajdować się głazy tworzące resztę symbolu. W jednym ze wskazanych miejsc rzeczywiście znaleziono duży kamień, to też ekipa zgodziła się zbadać wskazane przez Amunce na miejsce w północnej części bagna. Po osuszeniu bagna ekipie udało się znaleźć monetę zidentyfikowaną jako hiszpańskie z wybitym na nierokiem 1652. Jednak miejsca, w których wykrywacze metalu dawały bardzo silny sygnał metali nieżelaznych, okazały się puste. Zamiast ze stertą złota i srebra ekipa opuściła wyspę z jedną miedzianą monetą. Na tym zakończył się pierwszy sezon, kręcony w 2014 roku. Konsultacje z ekspertem od wykrywaczy metali pozwoliły rzucić nieco światła na tę dziwną kwestię. Zgodnie z jego słowami, zalegające długo w grząskiej ziemi małe metalowe elementy rozkładają się i otaczają chmurą metalowych cząstek, dających na wykrywaczu sygnał znacznie większego obiektu. Gdy Nurek zanurkował w bagnie, poruszył tę chmurę osadu, która rozeszła się po bagnie, przez co wykrywacze przestały dawać silny sygnał. Mając to na uwadze i wiedząc, że w bagnie nadal mogą znajdować się przedmioty z metali szlachetnych, choć mniejsze niż zakładali, poszukiwacze postanowili zaatakować bagno zimą, gdy będzie zamarznięte. Przeprowadzone zimą pomiary ponownie dały bardzo silny sygnał, co sugerowało duży, nieżelazny przedmiot lub skupisko takowych. Pojawiły się pomysły, że może to być krypta ze skarbem, lub zakopany skarb ze statku, który miał się rozbić w okolicy. Kolejne działania miały być przeprowadzone na wiosnę, co jednak wiązało się z koniecznością zdobycia kolejnych pozwoleń. Wcześniej natomiast zatrudniono podobnie nurka, który mógł przeszukać bagno bez ubiegania się o pozwolenie. Nurek odkrył spory kawał drewna na dnie. W związku z tym padła sugestia, że skoro dęby nie mogą rosnąć w wodzie, to całe bagno może być efektem działania człowieka. Niewielka zatoczka miała zostać przegrodzona koferdamem i osuszona. Następnie coś tam ukryto, a następnie wypełniono słodką wodą, tworząc bagno. Wśród poszukiwaczy padła również propozycja użycia starych drewnianych kessonów, które miały umożliwić kopanie w bagnie, izolując wykop od otaczającego mułu i wody. Do tego jednak potrzebne było pozwolenie od władz, a jak na złość pojawiły się kolejne polityczno-prawne komplikacje. Mimo to bracia Lagina postanowili rozpocząć odwierty w miejscu, gdzie jak wierzyli znajdowała się kiedyś studnia pieniędzy. Nie mieli jednak pewności, gdyż przeorana szybami okolica, w serialu pada liczba 44 jako liczba szybów, a na dodatek przekopana przez Danfielda w niczym nie przypominała dawnej wyspy dębów. Już pierwszy odwiert okazał się kłopotliwy. Po pokonaniu 16,1 metra wiertło rdzeniowe natrafiło na barierę. Okazała się nią warstwa drewna i kamieni, przez którą wiertło nie mogło się przebić. Po oczyszczeniu wiertła ponowiono próbę. Zakończyła się awarią. Na miejscu pojawił się 91-letni Daniel Blankenship, który na węch rozpoznał wydobyte drewno jako pochodzące z szybu czapelów. Stwierdził, że wyraźnie czuć, że jest to świerk, a takiego drewna używali czapelowie kopąc swój szyb w 1931 roku. To napawało optymizmem, gdyż szyb czapelów był uważany za umiejscowiony najbliżej studni pieniędzy. Na podstawie informacji przekazanych przez Blankenshipa został umiejscowiony kolejny odwiert. Z pomocą przyszedł również Paul Troutman, syn Jamesa Troutmana, który pracował z Danfieldem w latach 60. Na zebranie poszukiwaczy przyniósł film sprzed prac Danfielda, dzięki czemu była szansa odtworzenia położenia miejsc orientacyjnych na wyspie. Kolejny odwiert jednak utknął na głębokości 32 metrów. Prawdopodobną przyczyną był fakt, że wynajęty sprzęt był zbyt małego kalibru. Był przeznaczony do pobierania próbek ziemi i skał i nie radził sobie w terenie pełnym odłamków drewna, kamieni i metalu. Potrzebna była maszyna o większej mocy. W międzyczasie, podczas poszukiwań z pomocą wykrywacza metali, udało się znaleźć na plaży żołnierski guzik z XVII wieku, co popchnęło narrację w stronę Williama Phippsa i Skarbu z Nuestra Senora de la Limpia i Pura Concepcion. Znaleziono również kolejną hiszpańską monetę w lesie. Następnie do programu trafiło dwóch poszukiwaczy skarbów. Jay Hutton-Pulitzer i jego kuzyn, którzy z pełnym przekonaniem stwierdzili, że na podstawie znalezionych przesłanek i znaków są pewni, że na wyspie znajduje się Arka Przymierza, przywieziona tu przez Fenicjan 2500 lat temu. Zabrali oni ekipę poszukiwaczy kilkadziesiąt kilometrów na północny wschód od wyspy, aby pokazać im wyrzeźbiony w kamieniu gdzieś w lesie znak ośmioramiennej gwiazdy, który miał być najstarszym petroglifem Mikmaków, który miał być im przekazany przez ludzi ukrywających skarb ze świątyni Salomona czy coś w ten deseń i w jakiś sposób miałby być powiązany z płytą z napisem, wydobytą ze studni pieniędzy. W tym momencie Marty Lagina zapytał się nakręconego tym wszystkim poszukiwacza, jaką ma pewność, że znaku na kamieniu nie wyrzeźbiono powiedzmy 50 lat temu. Niestety usłyszał jedynie, że pewność ma. I tyle. Cóż. Niemal jedna trzecia trzeciego odcinka drugiego sezonu to przedstawianie teorii, którą przed chwilą Wam streściłem. Na wyspie ukryto Arkę Przymierza, Fenicjanie i Kartagińczycy bez problemu dopływali do Ameryki, nasze powątpiewanie w to wynika z kolumbocentrycznego punktu widzenia eksploracji świata, a wszelkie późniejsze wzmianki o templariuszach, masonach itd. wynikają z faktu, że te grupy poszukiwały na wyspie właśnie Arki. Wracając jednak do spraw bardziej przyziemnych. Na wyspę ściągnięto mocniejszy sprzęt do wykonywania odwiertów. Kolejny odwiert umiejscowiono w miejscu gdzie planowano natrafić na zalany tunel wykopany przez The Halifax Company. To zaśmiało poszukiwaczy nakierować na studnie pieniędzy. W pierwszym odwiercie nie natrafiono na wodę, co oznaczało, że wykonano go w złym miejscu. Również drugi odwiert okazał się nietrafiony. Nie znaleziono ani drewna, ani metalu, ani zalanego tunelu, przez co bracia Lagina musieli wymyślić inny sposób zlokalizowania studni pieniędzy. Postanowili wrócić do miejsca, gdzie, jak podejrzewali, znajdował się pierwotny szyb i zlokalizować go pobierając próbki. Przy próbie odwiertu jednak ciężka ciężarówka zaczęła się zapadać w luźną ziemię. Po ustabilizowaniu gruntu blachą i kamieniami ponowiono próbę. Ta została przerwana nagłym napływem masy słodkiej wody do odwiertu. W końcu jednak udało się pobrać próbkę z głębokości 42,6 metra. Wydobyto trochę gliny, następnie fragmenty cementu, kawałki drewna ułożone poziomo, a na końcu kilkunastocentymetrowy fragment drewna ułożony pionowo. Poszukiwacze uznali, że wiertło trafiło w cementowe sklepienie, następnie sufit, poziome drewno, i ścianę. Pionowe drewno, skrytki ze skarbem. Dokładnie tak, jak opisywano to podobno w relacjach z 1897 roku. To napawało nadzieją na przyszłość, ale pozostawała nierozwiązana kwestia tego, jak dokopać się na taką głębokość, by zweryfikować znalezisko, unikając jednocześnie zalania przez tunele zalewowe. I wtedy nagle w programie pojawił się Daniel Ronstam ze Szwecji, który twierdził, że udało mu się rozszyfrować napis na kamiennej płycie z 1804 roku. Znane dotychczas tłumaczenie miało być tylko jednym z dwóch prawidłowych. Drugie. Zaszyfrowane znacznie bardziej skomplikowaną metodą miało opisywać sposób konstrukcji studni pieniędzy, a także wskazywać jej autora, sir Francisa Bacona. Zgodnie z nowym tłumaczeniem napisu, do tuneli względnie szybu Kevin Pitt należało wprowadzić kukurydzę, która po namoknięciu wodą miała zatamować jej przepływ. W tym momencie do dyskusji włączył się młody Alex Lagina, stwierdzając, że wszelkie dywagacje na ten temat nie mają sensu, bo nie wiadomo, czy znaki, na których bazują tłumaczenia są właściwe, bo sam kamień zaginął. Reszta ekipy przyznała mu rację, po czym narrator wspomniał o tym, że wielu poszukiwaczy skarbu na wyspie było masonami. Macaulay, Heden, Roosevelt, a sam kamień może mieć z masonami powiązanie. I wtedy nagle jeden z poszukiwaczy, Charles Barkhouse, od niechcenia rzucił słowami Nie wiem czy wiecie, ale w sumie to ja jestem masonem, pogadam z braćmi i spróbuję załatwić wam wejście do wielkiej loży i pogrzebiemy w archiwach. W tym momencie musiałem zrobić sobie przerwę w seansie, bo nawarstwienie dziwnych przypadków, mających miejsce akurat wtedy, kiedy trzeba, przytłoczyło mnie. Wracając do wątku: w archiwach nie znaleziono wzmianek o tajemniczym kamieniu ani o Jotamie McCallim, wypłynęło za to nazwisko innej, znanej nam z historii postaci, która miała również być masonem z tej samej loży Jamesa Pete Blado. Ekipa wróciła z Halifaxu bez nowych informacji na temat szyfru z kamiennej płyty, za to z wiedzą o nowych masońskich powiązaniach wcześniejszych poszukiwaczy. Z pomocą wykrywacza metali na południowym brzegu znaleziono kolejne monety, tym razem brytyjskie z okolic 1770 roku. Hiszpańska moneta znaleziona w lesie w pobliżu studni pieniędzy po oczyszczeniu okazać się miała monetą Templariuszy. Tak stwierdził jeden z członków ekipy, choć dla mnie, nawet na zbliżeniach, Moneta wyglądała jak płaski krążek bez żadnych symboli. Na pytanie Martiego Laginy skąd wie, że to moneta templariuszy, ten odpowiedział, że też jest masonem i stąd jego wiedza. Wróciły również problemy prawne. Miejscowi działacze chcieli uznać wyspę dębów za miejsce historyczne, co znacząco utrudniłoby, o ile nie uniemożliwiło, jakiekolwiek prace. Wprawdzie kontrargumentem było przytaczanie działań m.in. Roberta Dunfielda, które tak zdewastowały okolice, że trudno było mówić o jakiejś historycznej wartości, ale sytuacja była niepewna. Rick Lagina słusznie zresztą stwierdził, że historyczną wartość ma tu przede wszystkim historia wyspy, bo miejsce jako takie w niczym nie przypomina wyspy dębów z 1795 roku. Okazało się jednak, że kontrowersyjna ustawa nie przeszła i poszukiwacze mogą spać spokojnie. Otrzymano pozwolenie na osuszenie bagna, co jednak nie zachwyciło Martiego Laginy, który bardzo sceptycznie podchodził do poszukiwań w tym miejscu. To postawiło go w opozycji do brata, który koniecznie chciał bagno zbadać. Po pełnym napięcia głosowaniu większość opowiedziała się za przekopaniem bagna. Jednocześnie postanowiono wykonać test barwnikiem przeprowadzony po raz pierwszy przez Frederica Blera w 1898 roku. Ponieważ jednak nośnikiem barwnika miała być pompowana woda, zrezygnowano z wykorzystania wykonanego dopiero co odwiertu w obawie przed jego rozmyciem i obsunięciem. Zamiast tego zapadła decyzja, że woda z nietoksycznym barwnikiem będzie pompowana do odwiertu 10x, a szereg obserwatorów będzie próbował wypatrzeć, gdzie wokół wyspy się on pojawi. Niestety, próba okazała się porażką mimo zaangażowania helikoptera, łodzi i wielu ludzi, nie udało się zaobserwować barwnika u wybrzeży wyspy. Tymczasem Marty i Alex Lagina wybrali się na wycieczkę do Francji, a konkretnie do zamku w Monsegur, jednej z ostatnich fortec Katarów. Zgodnie ze słowami Kaflin McGowan mieli oni tam ukryć swoje najświętsze skarby, w tym świętego Grala i Arkę Przymierza. W 1244 roku forteca Katarów upadła, ale czterech z nich podobno zdołało uciec z najcenniejszymi skarbami. Inna wersja mówi, że skarb przekazano czterem templariuszom, a stąd już niedaleko do wątku templariuszy na Wyspie Dębów. Kolejną częścią francuskiego wątku okazała się miejscowość Renle-Château, gdzie Marty i Alex Laginowe mieli okazję poznać Rycerza z zakonu Templariuszy. W rozmowie z nim okazało się, że całkiem możliwym jest, że na Wyspie Dębów znajduje się grup Templariusza, co oznaczałoby, że mieli oni możliwość dotarcia do Ameryki przed Kolumbem. Oprócz tego przedstawiona została figura przedstawiająca chrzest Chrystusa, na której umieszczono kolbę kukurydzy, rośliny nieznanej wówczas na Bliskim Wschodzie. To zaś pozwala sądzić, że została na rzeźbie umieszczona celowo i ma sugerować Amerykę. Francuskie wątki skierowały Martiego i Aleksa do Szkocji, gdzie Templariusze mieli umknąć przed pogromem. Tam odwiedzili m.in. innymi kaplicę w Roslin, gdzie ich uwagę zwróciły wyrzeźbione kolby kukurydzy. W momencie powstania kaplicy była to roślina nieznana w Europie, co okazało im sądzić, że twórca budowli był wcześniej w Ameryce, około 100 lat przed Kolumbem. Informacja ta korespondowała z kwestią zasypywania tuneli zalewowych kukurydzą. Poszukiwacze dowiedzieli się również, że na wyspie dębów wykonano coś, co miało być kopią świątyni Salomona a 996 stóp na zachód od studni pieniędzy pod bagnem na Wyspie prawdopodobnie znajduje się komnata i wejście do sekretnego tunelu prowadzącego do studni pieniędzy. Koronnym argumentem miał być zaś fakt, że nowe Jeruzalem miało być zbudowane na bagnistej wyspie. Tymczasem na wyspie ruszył proces osuszania bagna. W międzyczasie część ekipy zainteresowała się miejscem w pobliżu studni pieniędzy, w którym nie rosły drzewa. Uznali to za podejrzane i postanowili je sprawdzić przy pomocy różdżkarstwa. Wyznaczone w ten sposób przez dana Blankenshipa miejsca zostały rozkopane do głębokości 4 metrów, bez żadnego rezultatu. Na osuszone bagno ściągnięto kolejną ekipę z georadarem. "Wykryli oni kamienną płaską powierzchnię pod powierzchnią bagna dokładnie w tym samym miejscu, gdzie wcześniej wykryto złoże metali nieżelaznych." Na miejsce ostatnich odwiertów w okolicy Studni Pieniędzy został też sprowadzony sprzęt, pozwalający ustalić bardzo precyzyjnie współrzędne tego miejsca oraz wyznaczyć miejsce oddalone o 996 stóp na zachód, gdzie pod bagnem miała znajdować się komnata zwana przez poszukiwaczy Komnatą Henochiańską, od imienia biblijnego Henocha. Po wyznaczeniu tego miejsca przebadano je georadarem i tutaj również uzyskano odczyty pozwalające sądzić, że pod ziemią znajduje się coś ciekawego. Upór Rika Laginy, aby badać wszystkie teorie i ślady dotyczące bagna sprawił, że jego brat Marty zaczął wątpić w sens dalszych badań. Uważał on, że badanie bagna opierając się na rozbieżnych i niepewnych danych oraz analizowanie mało realistycznych teorii jest marnowaniem czasu. Bracia doszli do porozumienia i skontaktowali się z Jay Hattonem policerem, który wcześniej przedstawiał swoją teorię w programie. Według jej założeń, skarb dotarł na wyspę około 2500 lat temu i zawierał m.in. Arkę Przymierza. Człowiek ten zaoferował pomoc swoich dwóch kolegów, profesjonalnych nurków. Mieli oni wejść do odwiertu 10X. Na wyspie rozpoczęto przygotowania do tego przedsięwzięcia: budowę platformy i oczyszczanie 10X. Odwiert przebadano również sonarem i okazało się, że na dnie szerszej części tunelu zalega 120 cm gruzu, całkowicie zasłaniając wejście do węższej części szybu 69 cm średnicy. W międzyczasie dotarły wyniki badań kawałka drewna wydobytego z bagna. Datowano je na lata między 1450 a 1640 rokiem. Natomiast drewno wydobyte podczas niedawnych wierceń datowano na lata pomiędzy rokiem 1665 a 1900. Po oczyszczeniu od wiertu 10x do poziomu wody z rur i drabiny, zostali do niego opuszczeni nurkowie. Niestety, nurkowanie w wąskim szybie pełnym pozostałości osprzętu było bardzo niebezpieczne. Najpierw zawiodła komunikacja z powierzchnią, a potem jeden z nurków utknął. Po pełnych napięciach kilku chwilach udało mu się uwolnić, ale dalsze działanie zostało uznane za zbyt ryzykowne i akcja została odwołana. Zamiast tego wykorzystano obudowę po odwiercie, który wykonano w otwarciu pierwszego sezonu. Nie wydobyto wówczas nic wartościowego dla sprawy, ale odwiert ten sięgał komnaty, która miała znajdować się na dnie odwiertu 10x. Opuszczony tym otworem sonar faktycznie pokazał sporej wielkości komnatę, wewnątrz której udało zidentyfikować się kolumnę, prostopadłościenny przedmiot, mogący być skrzynią, jeden lub dwa tunele oraz kilka kanciastych powierzchni, wyglądających raczej na dzieło rąk ludzkich. To, pomimo porażki nurków, natchnęło poszukiwaczy optymizmem i pozwoliło z nadzieją spojrzeć w przyszłość. Tak zakończył się drugi sezon klątwy wyspy dębów. Seans pierwszych dwóch sezonów pozwolił mi wyrobić sobie pewne zdanie na temat tego serialu. Po pierwsze, fantastycznym uczuciem była możliwość zobaczenia na ekranie osób i miejsc, o których tak wiele czytałem. Możliwość oglądania i słuchania ponad 90-letniego dana Blankenshipa, który od przeszło pół wieku szuka skarbu na wyspie, była bezcenna. Również możliwość spojrzenia na wyspę dębów i okolice studni pieniędzy w formie ruchomego obrazu, a nie statycznych zdjęć, była dla mnie bardzo pouczająca. Niestety, jeśli chodzi o merytoryczną zawartość odcinków, tak fantastycznie nie jest. Zacznijmy od konstrukcji odcinka. Pierwsze kilka minut to przypomnienie ostatnich działań na wyspie. Później mamy przydługawe intro, po którym następuje główna część odcinka, podzielona dwoma lub trzema przerwami reklamowymi, przed którymi mamy krótką zapowiedź tego, co będziemy mogli obejrzeć już za chwilę. Końcówka odcinka to oczywiście również zapowiedź tego, co będzie w kolejnym odcinku. W ten sposób z godzinnego seansu po odjęciu reklam zostaje 40 minut samego odcinka, zaś po odliczeniu przypomnień i zapowiedzi, intra i outra zostaje maksymalnie pół godziny treści. Treści, która również pozostawia wiele do życzenia. Serial mniej lub bardziej podąża śladem braci Rika i Martiego Lagina. I choć obydwa chcą znaleźć skarb, to można powiedzieć, że tym bardziej nakręconym jest trick, natomiast bardziej sceptyczny i stonowany Marty podąża jego śladem. Ich różne podejście do pewnych aspektów poszukiwań powodują spięcia, przepychanki słowne, kłótnie, co w zamyśle twórców ma zapewne wprowadzić element dramatyczny. W moim odczuciu jest to marnowanie czasu. Ponieważ Rick chętnie chwyta się najprzeróżniejszych śladów i teorii, chaotycznie przeszukując każdy z krawek wyspy, w praktyce często wygląda to tak, że przedstawia się nam jakiegoś gościa, który opisuje swoją teorię, jakieś poszlaki i ślady, co zajmuje niemałą część odcinka, potem następuje zweryfikowanie jakiejś części tejże teorii, po czym albo sceptyczny Marty ucina temat. Albo Rick stwierdza, że raczej też nie wierzy, ale sprawdzić trzeba wszelkie możliwości. Koronnym przykładem tego podejścia jest kwestia trójkątnego bagna. Na fakt, że coś na nim ukryto, wskazują teorie obejmujące starożytnych żeglarzy, Arkę Przymierza, Świętego Grala, Katarów, Templariuszy czy Masonów. Teorie, spójrzmy prawdzie w oczy, nienależące do grupy tych, które warto sprawdzić jako pierwsze, dysponując ograniczonym budżetem. Mimo to, z polecenia Rika Bagno osuszono dwa razy, sprawdzono go radarem chyba cztery, wynajęto nurków, słowem zmarnowano mnóstwo czasu i pieniędzy, nie dochodząc jednocześnie do żadnych definitywnych wniosków na temat tego czy na bagnie coś jest i czy w ogóle warto się tym miejscem zajmować. Ale nawet jeśli uznamy same badania Bagna za jakąś wartość dodaną, jeśli chodzi o sprawę poszukiwań skarbu na wyspie, to zastanówmy się, jakie inne osiągnięcia można ujrzeć przez pierwsze 16 godzin serialu. Z odwiertu 10x wypłukano i przesiano trochę ziemi. Przeszukano las i plaże wykrywaczem metalu. I znaleziono guzik i kilka monet. Wykonano kilka nieudanych odwiertów. Z jedynego, który można nazwać sukcesem, wydobyto cement i dwie warstwy drewna. Do 10x wpuszczono barwnik, ale nie zaobserwowano, aby gdzieś wypłynął. Do 10x spuszczono dwoje nurków, co trwało trzy odcinki, a którzy musieli odwołać misję ze względu na niebezpieczne warunki. Swoją drogą, nie wiem też czemu poszukiwacze tak uparli się na ten odwier 10x. Znajduje się ponad 50 metrów od studni pieniędzy, i zgodnie z wszelkim prawdopodobieństwem, nie ma z nią nic wspólnego, a jest badany od ponad pół wiecza, tak jakby to tam miał znajdować się skarb. Dowiedzieliśmy się też o tajnej wiadomości zaszyfrowanej w dziełach Szekspira, o starożytnych żeglarzach dopływających do Ameryki na 500 lat przed naszą erą, o kontaktach owych żeglarzy z Mikmakami o tajemniczej Świątyni Salomona, której skarby trafiły na Wyspę Dębów, Arceprzymierza, o Świętym Gralu, o Katarach, o Templariuszach, o Masonach, o Piratach oraz byliśmy świadkami kilkuodcinkowej podróży po Francji i Szkocji, gdzie bohaterowie mogli posłuchać o wymienionych przed chwilą sprawach. Kolejny mój zarzut dotyczy sposobu przedstawiania historii z przeszłości. Jeżeli jakieś wydarzenie ma dwie wersje, przedstawiana jest jako pewnik ta, która pasuje do akurat omawianej teorii. Jeżeli przy omawianiu innej teorii pasuje akurat ta druga wersja, to ona zostaje przedstawiona jako ta pewna i właściwa. Dodajmy do tego wszystkiego fakt, że w kilku miejscach wyłapałem nieścisłości, czy nawet informacje wyraźnie sprzeczne z zebranymi przeze mnie. Serial wiele rzeczy upraszcza, przeinacza i zdarza mu się łączyć dwie historie w jedną. Rzeczy niepewne i niejasne są przedstawiane jako potwierdzone z całą pewnością. Na przykład, podawana jest informacja, jakoby czapelowie na pewno znaleźli podziemną kryptę. Owszem, znaleźli różne pokłady nietypowych materiałów, ale wyciąganie tak kategorycznych wniosków jest według mnie bardzo naciągane. To łączy się z kolejnym problemem serialu. Bardzo wiele informacji przedstawianych jest tylko tutaj. Mając wsparcie telewizji, laginowie z pewnością mają bardzo dobry dostęp do najprzeróżniejszych źródeł. Jednak weryfikacja nowych informacji pokazywanych w serialu jest dla mnie niemożliwa, a biorąc pod uwagę poziom przedstawiania innych kwestii, ich wiarygodność stoi pod znakiem zapytania. W skrócie, nie jestem w stanie ocenić, jaka informacja akurat teraz wypłynęła i ją pokazano, a która jest potężną nadinterpretacją, stworzoną, bo akurat pasowała do przedstawianej teorii. Pikanterii w sprawie serialu dodają dwie ciekawostki, które udało mi się na jego temat znaleźć. W styczniu 2019 roku opublikowano artykuł, w którym padło stwierdzenie, że na wyspie dębów znaleziono rzymski miecz. Była to naprawdę sensacyjna informacja, gdyż mogła oznaczać, że starożytni Rzymianie dotarli do Ameryki tysiąc lat przed Kolumbem. Jak zapewniali odkrywcy, miecz miał pochodzić z rozbitego rzymskiego statku w pobliżu wyspy, a dalsze badania czekają na zgodę władz Nowej Szkocji. Jak się jednak okazało, miecz został wyciągnięty przed kilkudziesięciu laty przez łódź rybacką. Odkrywcy w obawy przed prawnymi konsekwencjami zatajli znalezisko, a po ich śmierci ich krewni postanowili się ujawnić. Druga ciekawostka jest taka, że gdy autorzy show snuli teorię o wspólnej wyprawie rzymskich i kartagińskich badaczy na wyspę, ich konsultant merytoryczny, odpowiadający za weryfikację wartości poszczególnych informacji, postanowił wkrótce odejść z pracy. Przypadek? Być może. A może miał już dosyć podpisywania się swoim nazwiskiem pod coraz bardziej absurdalnymi teoriami? A może zaczął protestować i został poproszony o odejście? Nie wiem. Podsumowując, serial jako widowisko może się podobać. Przyznaję, oglądało się go przyjemnie. Jest jednak przeokrutnie rozwleczony, niepotrzebnie udramatyzowany. Nawet jeśli sceptycznie przedstawia jakieś teorie, to na ich opisanie marnuje mnóstwo czasu. A samych poszukiwań i badania skarbu jest w nim niewiele. Jako widowisko, może być. Jako dokument opisujący poszukiwania i jako źródło wiedzy, raczej nie bardzo. Tym bardziej, że w 2020 roku rozpoczęła się emisja spin-offu serialu o tytule Beyond Oak Island, w którym bracia Legina szukają innych skarbów. Być może ekipa telewizyjna nie była już w stanie więcej wycisnąć z formatu poszukiwań na wyspie Dębów. Kto wie. W każdym razie, jeśli chodzi o klątwę wyspy dębów, postanowiłem przerwać oglądanie w tym miejscu. Zgodnie z informacjami z Wikipedii na moment pisania tego tekstu wyemitowano 163 odcinki serialu, z czego kilka było podwójnej długości. Nadrobienie tego po dwa odcinki dziennie zajęłoby mi trzy miesiące. A biorąc pod uwagę stosunek ilości wartościowych informacji do długości odcinka, uznałem, że to nie jest tego warte, a z szacunku do widza oraz swojego czasu postanowiłem zapoznać się jedynie z informacjami na temat serialu dostępnymi w sieci. Najważniejszym pytaniem, na jakie chciałem poznać odpowiedź, było czy dalej jest lepiej? Może warto jednak poświęcić te kilkaset godzin na zapoznanie się z produkcją. Zgodnie ze streszczeniami odcinków, w trzecim sezonie wypompowano wodę z 10X, wyciągnięto z niego trochę złomu, podpisano umowę z Frederikiem Nolanem, wykonano kilka nurkowań w morzu, zanurkowano w odwiercie 10X, co nie przyniosło żadnej sensacji, pokazano znaleziony ponoć u wybrzeży wyspy rzymski miecz, który okazał się współczesną reprodukcją, wykonano kilka mniejszych odwiertów. Znaleziono również sporo najprzeróżniejszych przedmiotów datowanych na różne okresy, co nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę, ile ludzi przewinęło się przez wyspę. Oprócz tego znów poświęcono mnóstwo czasu na podróże w przeróżne miejsca, by oglądać tajemnicze symbole na templariuszy, mikmaków, portugalskich rycerzy Chrystusa, Azteków, badanie przeróżnych kamieni na wyspie mających mieć związek z powyższymi, a także z jakiegoś powodu na przeszukiwanie działki, której właścicielem był Samuel Ball, czarnoskóry właściciel ziemi na wyspie w XVIII wieku. Swoją drogą w późniejszych sezonach okazało się, że podobno miał jakieś powiązania z brytyjską rodziną królewską. Kolejne sezony wyglądały podobnie. Do odwiertu 10x udało się w końcu zejść, ale mimo obiecujących sygnałów i przekonania ekipy, że to koniec poszukiwań, Nurek nie znalazł nic. Wielokrotnie skupiano się na bagnie, jak również na działce wspomnianego już Samuela Bola. Odwiedzano tajemnicze miejsca, laboratoria, zamki templariuszy w Europie, przedstawiono kilkunastu, jeśli nie kilkudziesięciu poszukiwaczy skarbów, pisarzy, domorosłych kryptologów, a każdy z nich miał swoją zwykle niezwykle sensacyjną teorię. Na wyspie wykonano sporo nowych odwiertów, nazywając je wbrew logice całkowicie losowo, jak na przykład Wali 3, C1, H8, S6. GG-1, T-1, GAL-1, FG-12, DMT, DE-6 i tak dalej. Przebadano wykrywaczem metali ogromne połacie wyspy, często z sukcesami, znaleziono sporo monet, starych gwoździ, guzików czy dwie broszki. Trzeba natomiast oddać zespołowi sprawiedliwość, że po zainstalowaniu koferdamu w Cove udało się podczas wykopalić odkryć duże drewniane konstrukcje. Trudno tu jednak o sensację, wszak i poprzednicy znajdowali w tym miejscu tego typu struktury. Odnaleziono, co już w ogóle nie powinno dziwić, sporo pozostałości po poprzednikach, którzy w przeszłości próbowali odnaleźć skarb. Odpowiadając więc na pytanie, czy dalej jest lepiej? Nie, dalej jest dokładnie tak samo. Tak naprawdę, najważniejsze informacje, jakie udało mi się zdobyć z serialu, były dwie i obie dość przykre. Krótko po podpisaniu umowy i zaangażowaniu się w nagrania, Frederick Nolan zmarł 4 czerwca 2016 roku w wieku 88 lat. Zdążył wystąpić w siódmym i ósmym odcinku trzeciego sezonu. Trzy lata później, 17 marca 2019 roku w wieku 95 lat, odszedł Daniel Blankenship. Obaj poświęcili ponad 50 lat swojego życia na próby rozwiązania zagadki Wyspy Dębów. Bezskutecznie. Osobiście uważam to za bardzo przygnębiające. W internecie łatwo można znaleźć streszczenia pierwszych ośmiu sezonów, choć serial kręcony jest do dzisiaj. Wiadomo jednak, że do tej pory skarbu nie znaleziono, a bracia Lagina zajęli się również udziałem w spin-offach serialu i szukają innych skarbów. Czy dlatego, że wiedzą, że na wyspie Dębów nic wartościowego nie znajdą? Czy dlatego, że format się widzą podoba i rozszerzona ofertę? Nie wiem. Wiem za to, że w pełni mogę podtrzymać swoją diagnozę tego serialu, wydaną po seansie dwóch sezonów. To ma być show, nie dokument. Wizyty dalekich krewnych poszukiwaczy sprzed dziesiątek lat. Którzy przynoszą jakiś mały przedmiot wykopany gdzieś kiedyś na wyspie dębów przez pradziadka, i rozdmuchiwanie tego do rangi kluczowego dowodu. Wyciąganie i przedstawianie widzom coraz dziwniejszych teorii, po zsumowaniu których należałoby sądzić, że na wyspie ukryto wszystkie skarby świata. Wreszcie szukanie wszędzie, tylko nie tam, gdzie należy. Wyspa jest zamieszkała od setek lat a wcześniej teren przechodził wielokrotnie z rąk do rąk. Nic więc dziwnego, że na całej wyspie można znaleźć drobne artefakty pochodzenia brytyjskiego, francuskiego czy hiszpańskiego. Tymczasem ogrom prac, czasu i pieniędzy, jakie poświęcono na zbadanie, bagna mnie oszałamia. Zwłaszcza, że opierano je na wnioskach wyciągniętych z historii bardzo niepewnych. Jeżeli miałbym wyrokować w tej sprawie, to uważam, że bracia laginowie skarbu nie znajdą, niezależnie od tego, czy on tam na znalezienie czeka, czy nie. Choć, jeśli miałbym zgadywać, to albo oni, albo inwestorzy, tudzież ekipa telewizyjna odpowiedzialna za serial wie lub podejrzewa, że w studni pieniędzy już nic nie ma. Dlatego poświęcają czas i pieniądze na szukanie wszędzie indziej, spychając poszukiwania w studni pieniędzy na margines. Ludzie chcą oglądać szukanie skarbu, a nie jego znalezienie. Jeżeli jednak się mylę, będę pierwszy do nakręcenia sprostowania. Tyle ode mnie, jeśli chodzi o serial Klątwa Wyspy Dębów. Przejdźmy zatem dalej. Zanim przejdziemy do analizowania różnych teorii, pozwólcie, że przedstawię Wam jeszcze garść informacji, których nie udało mi się wpleść w ogólną narrację, a które mogą wydawać się w jakiś sposób istotne w analizowaniu pochodzenia studni pieniędzy na Wyspie Dębów. Pierwszą z takich historii jest The Jolly Pit, niezwykle podobna do studni pieniędzy i znajdująca się stosunkowo niedaleko, bo w graniczącym z Nową Szkocją Jolliker w Nowym Brunswicku. Historia zaczyna się od kowala z Joliker imieniem Coates, który pewnego dnia zauważył krowę próbującą wydostać się z dziury na pastwisku. Truman w swojej książce Ghosts, Pirates and Treasure. The Phantoms That Haunt New Brunswick wyjaśnił. Ratownicy odkryli, że wpadła przez zbutwiałe belki do głębokiego szybu z wieloma platformami. Jedna z nich była zapisana niezrozumiałymi znakami, przypominającymi hieroglify, prawdopodobnie wskazówkami. Poniżej stu stóp woda wciąż napływała do szybu, udaremniając najbardziej usilne starania poszukiwaczy skarbów, nawet po obmurowaniu ścian i użyciu pomp hydraulicznych. Do dziś nikt nie wie, czy są tam pieniądze, ale co ciekawe, kiedy świder przewiercił się w dół, znaleziono w nim ślady złota, srebra i dębu. Z kolei w Ghost of Nova Scotia Daryl Walsh pisał Podobnie jak w przypadku studni pieniędzy, były tam rozmieszczone regularnie drewniane platformy w odstępach 10 stóp. Z tą różnicą, że podobno miały one tajemnicze oznaczenia, które zostały zniszczone przez Armera i jego kompanów. Być może, gdyby poświęcili czas na przeczytanie lub zapisanie tych napisów, mogliby rozwiązać tę zagadkę. Ale tak jak ci ze studni pieniędzy przez ostatnie 200 lat próbowali znaleźć skarb tylko dzięki brutalnej sile. Cóż, natura i lub pierwsi kopacze mieli dla nich niespodziankę. Tuż za poziomem 30 stóp wezbrał wielki nurt wody i wszystkie próby wydobywania nie powiodły się. Mimo że wiercenia i świdry dały dowody na to, że daleko pod ziemią zakopane jest złoto i srebro, nikt nie był w stanie się do niego dostać. Być może, gdyby nie zniszczyli oznaczeń na pierwszej platformie, mieliby instrukcję jak pokonać wodę. Mówiło się również, że w pobliżu Joliker, Basby Oldton pewnego ranka odkrył dziurę w ziemi, w której znajdowała się skrzynia. Ukryta była na tyle niedawno, że w twardej, błotnistej glebie nadal były widoczne ślady zawiasów i zapięć. Niestety, informacji na ten temat jest naprawdę niewiele, i również na stronie dotyczącej poszukiwań powątpiewa się w tę historię. Wskazywane są wyraźne podobieństwa do studni pieniędzy, co z jednej strony może świadczyć, że na tym terenie takich miejsc było więcej. Z drugiej możliwe, że po prostu pewne elementy zostały z historii wyspy dębów zapożyczone. Zanim przejdziemy do rozważania teorii, musimy rozprawić się też z garścią mitów i fałszywych informacji, jakie nagromadziły się wokół tematu wyspy dębów. O większości z nich już mówiłem, ale uznałem, że małe ich podsumowanie będzie na miejscu. Zacznijmy zatem. Odkrycie studni pieniędzy w 1795 roku to fakt historyczny. Nie. Mimo że historia trzech nastolatków, którzy znaleźli to miejsce, była przekazywana przez pokolenia, to nie udało się odkryć żadnego pisemnego dowodu z tamtych lat. W każdej legendzie można znaleźć ziarno prawdy, więc prawdopodobnie i tu takowe znajdziemy. Z danych historycznych można wywnioskować, że Daniel McInnes nie był nastolatkiem, a raczej bliżej trzydziestki, podobnie jak Antony Von, o którym wiadomo tyle, że mieszkał w okolicy. W studni pieniędzy znaleziono 9 dębowych platform. To również nie jest potwierdzona informacja. Była przez lata przekazywana ustnie, ale dokumentów na to brak. Kamień z zaszyfrowanym napisem istniał naprawdę. Tu można by się zdziwić. Mamy przecież nawet propozycję tłumaczenia rzeczonego napisu. Owszem, sęk w tym, że rzeczony kamień, jeśli kiedykolwiek istniał, zaginął. Nie ma pewności nawet kiedy. Część źródeł podaje, że w latach 30., inne, że ostatnie wzmianki pochodzą z 1912 lub 1913 roku. Podobno pierwsze tłumaczenie pojawiło się w wydanym w 1963 roku przez odkrywcę i historyka Edwarda Rose Snowa True Tales of Buried Treasure. W tej książce Snow twierdził, że zestaw znaków wraz z tłumaczeniem otrzymał od A.T. Kemptona z Cambridge w stanie Massachusetts, który miał je uzyskać od szkolnego nauczyciela, który dawno już nie żyje. Inne źródła z kolei, jako źródło tłumaczenia napisu, podają nieznanego z nazwiska profesora uniwersytetu. Część źródeł podaje, że lata 30. to nie okres, w którym kamień zaginął, a czas, w którym Kempton miał z nim styczność. Zupełny jednak brak na to dowodów. Zaproponowane tłumaczenie Kemptona pochodzi podobno z 1949 roku, co prawdopodobnie jest błędem, gdyż niemal identyczne opisał Henry Bowden w artykule z Colliers z 1911 roku, wspominając jednocześnie, że kamień widział, ale żadnych symboli na nim nie było. Jednocześnie brak przesłanek, aby inskrypcja z kamienia, jeśli istniała, została kiedykolwiek skopiowana, przerysowana czy sfotografowana. Skąd zatem A.T. Campton wziął zaszyfrowany napis do przetłumaczenia? Wiele wskazuje na to, że odpowiedź na to pytanie brzmi: nie wiadomo, ale całkiem możliwe, że go po prostu zmyślił. Świadczyć za tą opcją może fakt, że Henry Bowden w 1909 roku zbadał w Halifaxie kamień mający zawierać kamienny szyfr i stwierdził, że jest to skała bazaltowa bez żadnych symboli. Biorąc pod uwagę twardość skały, wątpił, czy dałoby się zetrzeć na niej jakiekolwiek znaki, gdyby wcześniej się tam znajdowały. Do podobnych wniosków doszedł w 1935 roku Harry W. Marshall. Zgodnie z relacjami kamień został przeniesiony przez A.O. Craytona z domu Smitha do introligatorni Creightona w Halifaxie. Marshall, syn jej właściciela, w 1935 roku napisał, że Po pierwsze, doskonale pamięta kamień, który widział jako dziecko. Po drugie, należący do Craytona kamień miał wyryte inicjały JM w jednym rogu, jednak poza tym nie posiadał śladów żadnej inskrypcji, czy to namalowanej, czy wyrytej. Po trzecie, Crayton używał tego kamienia jako odważnika i albo blatu roboczego, albo narzędzia. I po czwarte, gdy introligator nie zamknięto, kamienia nie zabrano i nieznane są jego dalsze losy. Alternatywnym wytłumaczeniem datowania tłumaczenia na 1949 rok jest fakt, że ktoś, najpewniej Kempton, znalazł tłumaczenie w Colliers, delikatnie zmienił i przypisał je sobie, wiedząc, że szanse, że ktoś odkopie oryginalne źródła są dość nikłe. I jeszcze jedno. Tajemniczy kamień miała znaleźć firma The Onslow Company akurat w momencie, gdy jej środki finansowe były na wyczerpaniu. Przypadek? Możliwe. Ale tak sensacyjne odkrycie mogło zainteresować różnych sponsorów, na co członkowie Onslow mogli liczyć. 40 stóp niżej 2 miliony funtów są pogrzebane. Po pierwsze, nie ma pewności, że napis w ogóle istniał, a jeśli nawet, to że istniał w znanej nam formie. Nigdy nie został skopiowany, przerysowany czy sfotografowany, a jego tłumaczenie jest kilkadziesiąt lat młodsze niż ostatnie świadectwo o jego istnieniu. Nawet jeśli założyć, że napis faktycznie wyglądał tak, jak jest dziś przyjęte, to jego tłumaczenie nie wydaje się idealne. Sam napis był krótki, przez co odszyfrowanie go było niełatwe. Dziś przyjmuje się, że metodą kodowania była metoda podstawieniowa, w której każda litera zostaje zastąpiona inną lub też innym znakiem. Metoda ta jest jedną z najłatwiejszych do złamania, choć jeśli tekst jest krótki, wymaga nieco zachodu. Za najprawdopodobniejsze dziś rozwiązanie tej zagadki uznaje się tekst 40 feet below 2 million pounds are buried, co oznacza 40 stóp poniżej, 2 miliony funtów jest zakopane. W zależności od źródła, treść ta została przetłumaczona przez nieznanego z nazwiska profesora uniwersytetu lub też przez niejakiego A.T. Kemptona w 1949 roku. Widać jednak, że choć większość tekstu wydaje się zgadzać, występują pewne nieścisłości. Na przykład pierwsze słowo inskrypcji składa się z sześciu znaków, a jego rozszyfrowana wersja forty z pięciu. To można wytłumaczyć, jeśli założymy, że drugi znak tego słowa, przekreślony dwukrotnie trójkąt, to błąd. Usuwając go, otrzymamy pięcioznakowe słowo, mające na drugim miejscu znak przypominający lustrzane odbicie procentu, które dalej oznacza literę o. Ale to nie jedyna nieścisłość. W słowie below również występuje litera o, a odwróconego procenta w inskrypcji brak jest za to w niej znak x. Można założyć, że użyto dwóch znaków dla tej samej litery, aby utrudnić zdekodowanie napisu, ale dalej w słowie pounds x występuje na miejscu litery n, a o reprezentowane jest przez procent. Widzimy zatem, że przyjęta z braku lepszej oficjalna wersja napisu wcale nie musi być właściwą. Tym bardziej, że co wydaje mi się istotne, wszystkie znalezione przeze mnie źródła o próbach odszyfrowywania zakładały, że inskrypcja na kamieniu została wykonana w języku angielskim. Tymczasem nic nie stoi na przeszkodzie, aby chodziło o francuski lub hiszpański, bo udział osób takich narodowości w ukryciu skarbu jest brany pod uwagę. Jeśli macie zacięcie do kryptologii, możecie sami spróbować odszyfrować ten napis. Tak jak mówiłem, takie tłumaczenie jest przyjęte jako najbardziej prawdopodobne, ale mimo to są pewne niezgodności w rozszyfrowywaniu znaków. Dodając do tego, że sam napis mógł zostać zmyślony, należy uznać tą przesłankę za bezwartościową. Tunele zalewowe zostały zweryfikowane i zmapowane. Też nie. Pokolenia kopaczy zakładały ich istnienie. Są pewne przesłanki, że mogą być prawdą, ale nikt nigdy nie wskazał ich konkretnie. A fakt, że do ich poszukiwania zatrudniano m.in. różdżkarzy, niekoniecznie świadczy pozytywnie o podejściu do tych badań. Sztuczna plaża jest źródłem wody zalewającej szyby. Możliwe, ale mało prawdopodobne. Sama plaża istnieje, jej budowa jest interesująca, a fakt użycia włókien kokosowych daje do myślenia. Mimo to nikt nigdy nie znalazł bezpośredniego jej połączenia ze studnią pieniędzy. I podobnie jak w przypadku wielu innych kwestii dotyczących wyspy dębów, tak i tu niejasne przesłanki zaczęły w pewnym momencie być brane za fakt. Znaleziono ogniwa ze złotego łańcuszka i kawałek pergaminu. Możliwe? Pergamin podobno znajdował się w rękach Dana Blankenshipa. Różni ludzie twierdzili, że go widzieli lub mieli ten kawałek pergaminu w rękach, ale dziś nie sposób już potwierdzić, czy był to oryginalny fragment i czy czasem nie został on do szybu podrzucony, aby wywołać sensację. Ba! Nie ma nawet pewności, że rzeczywiście został wydobyty z szybu. Został znaleziony w urobku podczas badań poza obszarem wykopalisk. Jeśli zaś o łańcuszek chodzi, wspominano o nim jako kilka ogniw z cienkiego łańcuszka, jakby oderwanego z epoletu. Później ten epolet zaczął być pomijany i pozostały dwa ogniwa ze złotego łańcuszka. Sęk w tym, że od 150 lat nikt go nie widział i dziś nie sposób ustalić, czym był ani czy w ogóle istniał. Ze studni pieniędzy wydobyto wiele artefaktów. Tak, ale bezwartościowych. Różne ekspedycje podczas kopania wydobywały kawałki metalu, obrobione drewno, narzędzia czy inne przedmioty. Jest to jednak bez znaczenia, gdyż okolice Manipit to istny labirynt szybów, korytarzy i tuneli wykonanych przez różne grupy. Wiele z nich zawaliło się, osunęło czy w inny sposób zostało uszkodzonych. Obszar wykopalisk jest wypełniony pozostałościami, żeby nie powiedzieć, że śmieciami, z poprzednich poszukiwań. W tym miejscu wykonano wiele wykopalisk i odwiertów, nie zawsze dokumentowanych, i nie ma niczego niezwykłego w fakcie, że część z nich odkryto później. Na filmie z odwiertu 10x widać ludzkie szczątki. Żeby uznać, że na tym filmie z lat 70. widać cokolwiek, trzeba mieć naprawdę bujną wyobraźnię. Nagranie jest fatalnej jakości i nie sposób na nim zauważyć nic rozpoznawalnego. Często ludzie w niewyraźnych kształtach widzą to, co chcą zobaczyć i prawdopodobnie dokładnie to tu miało miejsce. Zresztą, odwiert ten został dokładnie przebadany podczas kręcenia serialu Klątwa Wyspy Dębów i mimo ogromnych nadziei nie znaleziono nic istotnego. Zapoznawszy się z całą historią Wyspy Dębów, możemy teraz przejść do rozważań czy studnia pieniędzy kiedykolwiek zawierała jakiś skarb, a jeśli tak, to co mogło nim być? Teorie na ten temat można podzielić na dwie kategorie. Do pierwszej możemy zaliczyć te, które zakładają, że istotnie w tym miejscu coś zostało ukryte. Analizując je, przyjmiemy jako punkt wyjścia założenie, że gdzieś na dnie studni pieniędzy faktycznie spoczywa skarb i zastanowimy się kto mógłby być tak zdolny i przebiegły, aby zbudować konstrukcję opierającą się poszukiwaczom od ponad dwóch wieków. Spróbujemy również ustalić, co wymagało ukrycia w takim miejscu. Druga kategoria obejmuje teorie przyjmujące za pewnik, że na wyspie dębów skarbu nie ma i nigdy nie było. W tej sytuacji rozważymy, co skłaniało poszukiwaczy do wydawania swoich ostatnich pieniędzy na eksplorację wyspy i jak można wyjaśnić znalezione przedmioty i konstrukcje. Problem w tym, że bywają sytuacje, w których bardzo wiele stron powtarza jakąś teorię, i wypadałoby ją omówić wobec tego, ale zawiera się ona w trzech, czterech zdaniach, ze znikomymi argumentami na jej poparcie. Z dziennikarskiego obowiązku przytoczę tutaj takie ogryski, ale nie dziwcie się, proszę, że niektóre z pomysłów są omówione przeze mnie dość powierzchownie. Na początek, na tapet, weźmiemy teorię, zakładając, że jakiś skarb istotnie na wyspie się znajduje. Jaki to już zależy od wybranego pomysłu. Aby zachować porządek, zaczniemy analizować teorie chronologicznie. Musimy zatem cofnąć się w czasie naprawdę daleko. Nie bez powodu historię Nowej Szkocji opowiedziałem Wam od czasów starożytnych. Tereny te były bowiem od kilku tysięcy lat zamieszkiwane przez Mikmaków, plemię Indian Kanadyjskich. Niektórzy uważają, że studnia pieniędzy jest ich dziełem, grobowcem lub konstrukcją mającą znaczenie religijne. Na dnie studni pieniędzy miałoby znajdować się zatem albo grup jakiejś ważnej plemiennej persony, wodza lub szamana, albo bezcenne archeologiczne artefakty. Choć wydaje się to mało prawdopodobne, to są argumenty mogące świadczyć na korzyść tej teorii. Co to takiego? Ramy czasowe. Zgodnie z legendą, szy podkryto w 1795 roku i od tamtej pory tylko go rozkopywano. Brak jednak pewnej informacji o ukryciu tam czegokolwiek. Cofając się w czasie, przechodzimy przez kolonizację wyspy, angielsko-francuskie spory o nową Szkocję, odkrycie Ameryki, a żadnej pewnej historii na temat budowy na wyspie dębów. Stąd podejrzenie, że budowla jest starsza niż obecność Europejczyków w Ameryce. Ani za, ani przeciw, według mnie, świadczy talia okrętowa na drzewie. Choć wersji legendy jest wiele, większość wspomina o okrętowym zestawie linii bloczków na drzewie, a więc czymś, co mogło posłużyć do opuszczenia czegoś ciężkiego do szybu, ale jednocześnie mało kojarzącego się z Indianami. To byłby argument na minus. Z drugiej strony, równie dobrze McGinnis mógł nie być pierwszym odkrywcą szybu. Niewykluczone, że kilka lat wcześniej ktoś przybył w to miejsce szukając skarbu mikmaków, a poniósłszy porażkę, zakopał szyb. Stąd rozkopana ziemia pod dębem i bloczki na drzewie. Na niekorzyść teorii świadczą natomiast znaleziska. Biorąc pod uwagę, jak wiele się działo na wyspie, trudno mówić o jakichś pewnych znaleziskach. Do tych najmniej kontrowersyjnych można zaliczyć włókno kokosowe i węgiel drzewny. A to raczej nie jest coś, czego spodziewać się można po indiańskim grobowcu. Węgiel drzewny. W studni pieniędzy znaleziono węgiel drzewny. Najpopularniejsze uzasadnienie jego pochodzenia zakłada używanie go w piecu wciągającym świeże powietrze do szybu. Wykład na ten temat po raz pierwszy wygłosił Sir Robert Murray w lipcu 1665 roku. Nie ma żadnej informacji na temat tego, aby mikmakowie dysponowali taką technologią wcześniej. Skąd zatem węgiel drzewny w szybie? Kultura mikmaków Największy problem w tym, że brak jakiejkolwiek informacji o tym, aby Mikmakowie zbudowali gdzieś podobną budowlę. Skoro więc nie ma takich doniesień, a oni sami od wieków byli ludem wędrownym, można z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością stwierdzić, że to nie oni byli budowniczymi szybu. Skomplikowanie budowli. Jeśli zakładamy, że doniesienia o warstwach kłód, włókien kokosowych, o istnieniu drenaży w zatokach i tunelach zalewowych, doprowadzających wodę do studni pieniędzy, są prawdziwe, to nie sposób uwierzyć, że nieznani z budowy tego typu konstrukcji mikmakowie byliby w stanie stworzyć coś tak wielkiego i skomplikowanego. Sposób zabezpieczeń Znamy z historii grobowce zabezpieczone przed dostępem z zewnątrz, ale wiele warstw drewnianych bali, drenaże wyposażone w filtry z włókna kokosowego i żwiru i prowadzące z nich do studni pieniędzy tunele zalewowe zabezpieczone tak, że zaleją miejsce dopiero jak ktoś będzie próbował rozkopać szyb, tego w Ameryce nie widziano. Według kolejnej teorii szyb zbudowali w starożytności Kartagińczycy i Fenicjanie. Byli nie tylko doskonałymi żeglarzami, docierali na swych łodziach do krańców znanego wówczas świata, ale i architektami. Potrafiliby więc wybudować zarówno szyb, jak i system zalewania go. Być może ukryto tu skarby Kartaginy, by nie wpadły w ręce Rzymian. Zgodnie ze słowami George'a Baldena, lekarza i przewodniczącego Explorers Club na terenie Quebecu i Kanady Atlantyckiej, nad jeziorem w pobliżu Dartmouth w Nowej Szkocji znaleziono dwie starożytne monety. Ich badanie wykazało, że była to kartagińska waluta sprzed 2,5 tysiąca lat. Ponadto powołuje się on na artykuł w The Explorer's Journal, w którym ukazał się artykuł o mapach Europy z XVI wieku. Przedstawiały one dokładne obrazy wybrzeża Grenlandii, które jednak były pokryte lodem, zarówno wtedy, jak i w X czy XI wieku, gdy tereny te eksplorowali Wikingowie. Autor artykułu twierdził, że rejon ten wolny od lodu był w czasach starożytnych, gdy na wodach królowali Fenicjanie i Kartagińczycy, którzy byli koloniami fenickimi. Wszystko wskazuje więc na to, że XVI-wieczne mapy musiały bazować na wcześniejszych, starożytnych. Co może na to wskazywać? Wiadomo, że Fenicjanie podróżowali na tereny dzisiejszej Wielkiej Brytanii handlować cyną. Możliwe jest, że wybrali się dalej na zachód, zwłaszcza w cieplejszym okresie klimatycznym. Również w serialu Klątwa Wyspy Dębów przedstawiono podobną teorię. Jay Hutton Pulitzer i jego kuzyn z pełnym przekonaniem stwierdzili, że na podstawie znalezionych przesłanek i znaków są pewni, że na wyspie znajduje się Arka Przymierza, przywieziona tu przez Fenicjan 2,5 tysiąca lat temu. Zabrali oni ekipę poszukiwaczy kilkadziesiąt kilometrów na północny wschód od wyspy, aby pokazać im wyrzeźbiony w kamieniu gdzieś w lesie znak ośmioramiennej gwiazdy, który miał być najstarszym petroglifem mikmaków, który miał być im przekazany przez ludzi ukrywających skarb ze świątyni Salomona. To oczywiście dość skrajna wersja teorii, ale zastanówmy się przez chwilę co może przemawiać za tym, że starożytni żeglarze dotarli do Ameryki i zakopali na wyspie dębów skarb. Ramy czasowe. Podobnie jak w poprzednim przypadku, brak informacji o intensywnych pracach na wyspie świadczy raczej o tym, że dokonano ich przed zasiedleniem wyspy. Nic nie wiadomo również, aby miały one miejsce podczas angielsko-francuskich walk o terytorium. Budowa tak skomplikowanej konstrukcji musiała trwać co najmniej kilka miesięcy. Wątpliwe, by uszła niezauważona, nawet na odludziu. Łatwo można to wytłumaczyć faktem, że studnia pieniędzy jest starsza niż się powszechnie sądzi. Zdolni żeglarze. Fenicjanie byli narodem największych żeglarzy i kupców. Najdawniejszym celem wypraw fenickich oraz miejscem zakładania kolonii był Cypr. Później przyszła kolejna inne wyspy Morza Śródziemnego. Sycylię, Maltę, Sardynię, Korsykę oraz Afrykę Północną, gdzie założyli Kartaginę. Do najdalej położonych kolonii należały Tarsisz i Gadessa w dzisiejszej Hiszpanii, skąd przywożono niezmiernie wtedy cenione srebro. Na obszarze dzisiejszego Maroka istniały kolonie Lixus i Tymaterium. Żeglarze feniccy pływali również daleko za Gibraltar, między innymi na wyspy cynowe, identyfikowane zazwyczaj z Brytanią. Według przekazów Herodota, na polecenie egipskiego faraona Necho II, opłynęli prawdopodobnie Afrykę. Fenicjanie, a właściwie Kartagińczycy, odkryli wyspy Kanaryjskie i Maderę, najprawdopodobniej również Azory i wyspy Zielonego Przylądka. Istnieją też przesłanki do postawienia tezy, że starożytni Fenicjanie lub Kartagińczycy dopłynęli do Brazylii. Świadczą o tym różne fakty, znaleziska i źródła starożytne. Pałzaniarz podawał, że na zachodzie, na oceanie znajduje się wyspa, której mieszkańcy mają czerwoną skórę, a włosy podobne do końskich ogonów. Natomiast Diodor Sycylijski opisywał, że kartagińczycy odkryli, zapędzeni przez burzę, wielki, poprzecinany z pławnymi rzekami i zamieszkany przez liczną ludność nieznany kraj. Miał on leżeć na wprost Libii, to jest Afryki, ale daleko na oceanie, na wiele dni żeglugi od jej wybrzeży. Innym dowodem są tak zwane inskrypcje fenickie, odkrywane w całej Brazylii, również w głębi lądu, począwszy od XVI wieku przez kolonizatorów portugalskich. Nie wiadomo, czy są to na pewno ślady Fenicjan lub Kartagińczyków. Pewne jest, że inskrypcje są wykonane w języku starosemickim, którym ludy te się posługiwały. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby uznać, że i Ameryka Północna była Fenicjanom znana. Motyw Wyprawa za ocean była wyzwaniem nawet dla tak wprawnych żeglarzy jak Fenicjanie. Nic nie wiadomo, aby ustanawiali jakieś stałe szlaki czy odbywali regularne wyprawy tak daleko na zachód. Relacja Diodora Sycylijskiego mówi raczej o przypadkowym odkryciu nowego, odległego lądu. Wydaje mi się, że możemy zatem założyć, że celowa wyprawa do Ameryki, aby ukryć tam skarb, była raczej mało prawdopodobna. Co innego, jeżeli już byli w Ameryce i z jakiegoś powodu podejrzewali, że nie będzie im dane wrócić do domu, wówczas mogli chcieć ukryć swoje kosztowności, aby nie wpadły w cudze ręce. Na niekorzyść teorii świadczy węgiel drzewny. Podobnie jak w poprzedniej teorii, tak i w tej występuje problem uzasadniania występowania węgla drzewnego w studni pieniędzy. Odległość. Tak jak wspominałem, Fenicjanie nie pływali regularnie do Ameryki. Choć nie można wykluczyć takich sytuacji, to dobrowolnie raczej nie zapędzali się aż tak daleko. To zaś działa bardzo na niekorzyść wszelkim odłamom teorii zakładającym celowy rejs na Wyspę Dębów z Arką Przymierza lub innym antycznym skarbem. Skomplikowanie budowli Podobnie jak w przypadku mikmaków, skomplikowanie budowli każe wątpić w jej antyczne pochodzenie. Choć Fenicjanie mogli się poszczycić wieloma imponującymi dokonaniami w dziedzinie architektury czy budownictwa założyli choćby Kartaginę, to budowa tak skomplikowanej konstrukcji, tak daleko od swojego kraju, wydaje się mało prawdopodobna. Jeżeli faktycznie było coś, co chcieli ukryć, to nie musieli na to poświęcać miesięcy, a tyle musiałaby trwać budowa. Nie jest tajemnicą, że do Ameryki Północnej docierali Wikingowie na długo przed Kolumbem. W 1812 roku w Yarmouth w Nowej Szkocji znaleziono kamień z napisami runicznymi używanymi przez Wikingów. Szyb na Wyspie Dębów może być grobem jednego z ich przywódców, a bale z dębowego drewna pozostałością po statku pogrzebowym. Co mogłoby przemawiać za taką wersją wydarzeń? Sposób pochówku. Pierwszym skojarzeniem, jeśli chodzi o pogrzeb wikiński, jest zapewne obraz łodzi, swobodnie puszczonej po tafli jeziora lub zatoki, a następnie podpalonej strzałą z łuku. W przeciwieństwie do wielu mitów na temat wikingów, ten zawiera ziarno prawdy. Był to pochówek zarezerwowany dla elity, królów, władców czy najdzielniejszych wojowników. Nie był to jednak jedyny sposób na pożegnanie wybitnego człowieka. Zdarzało się, że wikinga wraz z osobistym, najcenniejszym dobytkiem umieszczano w łodzi, którą zakopywano. Nie można więc wykluczyć, że jakiś znamienity dowódca zmarł lub zginął w okolicy Wyspy Dębów, a jego pobratymcy zorganizowali mu uroczysty pogrzeb właśnie na niej. Znaleziska na wyspie: Dębowe bale, fragmenty metalu czy nawet złoto to są przedmioty, których istnienie w miejscu wikingskiego pochówku nie powinno nas dziwić i choć nie przesądza to całkowicie o sprawie, to świadczy na jej korzyść. Wikingowie w Ameryce istnieją niezbite dowody na to, że Wikingowie w Ameryce bywali. Nie ma pewności, jak daleko na południe docierali, ale wspomniane przeze mnie jarmałów jest stosunkowo blisko wyspy dębów. Ich potencjalna obecność w okolicy nie brzmi więc całkiem nieprawdopodobnie. Płyta z zaszyfrowanym napisem. Onslow Company znalazło w studni pieniędzy płytę z zaszyfrowanym napisem. A co, jeśli on wcale nie był zaszyfrowany, tylko zapisany pismem, którego odkrywcy nie znali? Płyta zaginęła, a napisu nigdy nie skopiowano, więc nie możemy mieć żadnej pewności, jak wyglądał, ale runiczny napis, sławiący imię zmarłego, dla mnie brzmi nieco sensowniej niż tajemniczy szyfr na zakopanej płycie. Ani na korzyść, ani przeciwko świadczą. Tunele zalewowe. Wikingowie zakopując statek z pewnością nie mieliby potrzeby budować systemu zalewowego. Ten argument mógłby więc świadczyć na minus. Sęk w tym, że badacze wciąż spierają się, czy ich istnienie rzeczywiście udowodniono ponad wszelką wątpliwość. Jeżeli za zalewanie szybów odpowiedzialne byłoby porowate podłoże poprzecinane szczelinami i jamami, argument ten byłby już neutralny. Na niekorzyść teorii świadczą. Talia okrętowa. Według relacji odkrywców na drzewie wisiał rozpadający się już zestaw linii bloczków. Zapewne mógł tam wisić kilka, może kilkadziesiąt lat, ale z pewnością nie kilkaset. Węgiel drzewny. Nic nie wiadomo, aby wikingowie posiadali technologię zakładającą użycie pieca z wysokim kominem do wciągania świeżego powietrza do szybu. Jeżeli zaś znalazł się w studni pieniędzy z innego powodu, to jakiego? Nie wszyscy są przekonani o prawidłowym odszyfrowaniu napisu na kamiennej płycie. Niektórzy uważają, że rzeczywiste znaczenie symboli oznacza: By uciec od zarazy i trudów zimy, oto Arif ma się modlić za ich koniec lub złagodzenie. Ludzie zginą w nędzy, jeśli zapomną pana. Lub ludzie nie zapomną pana. Aby powetować trudy zimy i nadejście plagi, Arif będzie modlił się do Pana. Za te tłumaczenia odpowiada profesor zoologii na Harvardzie i założyciel Epigraphic Society of America, dr Barry Fell. Urodzony w 1917 roku, Fell studiował języki starożytne i obce, jednocześnie formalnie kształcąc się w kierunku zoologii. Dzięki swojej pracy Fell ustalił, że pozornie odmienne kultury, które jak uważano nie miały ze sobą kontaktu, w rzeczywistości miały wiele podobieństw pomiędzy swoimi językami i symbolami. Ostatecznie dr Fell sformułował kontrowersyjną hipotezę, że starożytne cywilizacje Afryki, Azji i Europy miały regularne kontakty z Amerykami na długo przed tym, jak Kolumb dokonał swojego słynnego odkrycia. W Ameryce mieli bywać Fenicjanie, Kartagińczycy, Grecy, Libijczycy, Rzymianie, Grecy Bizantyjscy, Muzułmanie z północnej Afryki i Azji, Celtowie, Iberowie, Baskowie, a także mieszkańcy Egiptu i Krety. Cywilizacje te miały nie tylko podróżować do Ameryki, ale również zakładać tam liczne kolonie. Na poparcie swoich słów, Fell przedstawił znalezione przez niego podobieństwa w językach rdzennych Amerykanów do starożytnych języków europejskich, szereg artefaktów, w tym przedmioty znalezione w Ameryce, wyglądające na pochodzące ze Starego Świata oraz starożytnych historyków opisujących transatlantyckie rejsy. Teoria Fella została z miejsca odrzucona przez większość środowiska akademickiego. Dla Fela i jego zwolenników kamienna tablica ze studni pieniędzy została stworzona przez koptyjskich chrześcijan, liczną grupę ortodoksyjnych chrześcijan pochodzących z Egiptu. Gorliwi czciciele egipscy są uznawani przez niektórych za potomków faraonów i budowniczych wielkich piramid. Rozprzestrzenili się oni na teren całej północnej Afryki. W 439 roku naszej ery Kartaginę zdobyli wandalowie, którzy założyli w tym miejscu swoje własne państwo. Wandalowie reprezentowali inny odom chrześcijaństwa Arianizm. Koptowie, których założenia wiary stały w sprzeczności z wyznawanymi przez wandalów, zaczęli być prześladowani, a ich kapłani zostali wygnani. Gdy wandalów pokonał cesarz Justynian Wielki, prześladowania trwały dalej, gdyż i u niego koptowie nie znaleźli zrozumienia. Paradoksalnie ich sytuacja poprawiła się, gdy tereny północnej Afryki podbili przedstawiciele zupełnie odmiennej religii islamu. Po dostaniu się pod panowanie Wielkiego Kalifatu Islamskiego powstałego po śmierci proroka Mahometa, koptowie musieli płacić jedynie dzizję, podatek nakładany na innowierców przez muzułmanów. Byli traktowani wyjątkowo, gdyż wcześniej muzułmanie pamiętali o szczególnym podejściu Mahometa do koptów. Jedna z jego żon lub Konkubin, Maria była właśnie koptyjką. Z biegiem lat jednak koptowie zaczęli znowu być prześladowani. Doktor Barry Fell twierdził, że odszyfrował napis pochodzący z V wieku naszej ery, zapisany w libijskim arabskim. Napis ten miał głosić, że grupa koptyjskich kapłanów, na skutek wandalskich prześladowań, udała się do północnej Ameryki. Jeden z owych mnichów miał powrócić do Maroka i zapisać swoją historię w kamieniu. Według Fela mistyczny kamień znaleziony na Wyspie Dębów został pozostawiony w V wieku naszej ery przez wczesną osadę koptyjską jako ostrzeżenie, aby zapobiec boskiemu gniewowi poprzez przestrzeganie surowych praktyk religijnych. Napis miał być zapisany za pomocą tyfinach, pisma służącego do zapisywania języków berberyjskich. To zaś miało świadczyć, że odpowiedzialni za nią Koptowie pochodzili raczej z dzisiejszego Maroka lub Libii. Egipscy koptowie posługiwali się językiem koptyjskim mającym własny alfabet. Sam Fell nie odważył się stwierdzić czy, o ile cokolwiek, koptowie ukryli w studni pieniędzy. Jego teorię rozwinął George Young. Stwierdził on, że studnia pieniędzy miała być grobowcem ich religijnego przywódcy imieniem Arif, który został pochowany w naturalnym zapadlisku, a jego miejsce spoczynku zostało oznaczone płytą z napisem. Zbudowali oni również systemy zalewowe z Zatok Smith's Cove i South Shore Cove, aby zapewnić spokojny spoczynek swojemu przywódcy i uniemożliwić splądrowanie jego grobowca. Co może świadczyć na korzyść tej teorii? Tifinach. Jeden rzut oka na ten abdżad używany do zapisu niektórych języków berberyjskich wystarczy, by zauważyć duże podobieństwo jego znaków do tych z płyty znalezionej w Studni Pieniędzy. Ogniwa łańcucha. Young spekulował, że trzy ogniwa łańcucha wydobyte przez trurokompany w 1850 roku miały być pierścieniami ceremonialnej zbroi, w którą koptowie ubrali ciało Arifa. Porfir Young, powołując się na zaznania osób, które widziały płytę z napisem, stwierdza, że była ona wykonana z porfiru, kamienia wykorzystywanego przez starożytnych Egipcjan, przodków koptów. Potomkowie starożytnych Egipcjan Koptów można z czystym sumieniem nazwać potomkami i spadkobiercami starożytnych Egipcjan, budowniczych piramid. Te zaś, jak wiadomo, były dobrze zabezpieczone przed splądrowaniem i powstawały latami. Nie można wykluczyć, że podobne rozwiązanie zastosowano na wyspie dębów. Na niekorzyść teorii świadczy kamienna płyta. Teoria ta opiera się na alternatywnym tłumaczeniu napisu, co do którego nie ma pewności, że jest w ogóle autentyczny. Węgiel drzewny. Podobnie jak w poprzednich teoriach, znalezienie w szybie węgla drzewnego jest dość problematyczne do wytłumaczenia. Brak dowodów na wyprawę. Rewelacje Barego Fela na temat podróży starożytnych Europejczyków nie zostały przyjęte przez środowisko naukowe. Brak jakichkolwiek twardych dowodów potwierdzających jego tezę. Wszystkie zabytki, znajdowane przez Fela masowo na obszarze Ameryki, pokryte pismem podobnym do ogamicznego, w którym zapisywano języki celtyckie, zostały jednogłośnie uznane przez archeologów za fałszerstwa. Wreszcie, Barry Fell z wykształcenia był zoologiem, specjalizował się w biologii bezkręgowców, zwłaszcza jeżowców. I choć rzeczywiście interesował się amatorską archeologią, otwarcie jest nazywany brytyjskim pseudohistorykiem. Opierając się na suchych faktach, muszę więc przyznać tej teorii wielki minus. Historia dobrze pokazała, że narody Ameryki posiadały ogromne ilości złota i srebra i wykorzystywały je do różnych celów. Wydawałoby się jednak, że ich fascynacja tymi metalami szlachetnymi, pod względem wartości pieniężnej, w niczym nie porównywała się z fascynacją Hiszpanów, którzy starali się ich kosztowności zdobyć. Ta teoria głosi, że Wyspa Dębów stała się depozytem hiszpańskich zdobywców Nowego Świata, a zakopany skarb należał do Inków, Majów lub Azteków. Gdyby skarb dostał się na wyspę z południowoamerykańskiego miejsca, mogłoby to wyjaśnić ogromną ilość włókien kokosowych obecnych w studni pieniędzy, a także na plażach. Nie byłby to pierwszy raz, kiedy galeon ze skarbami został zdmuchnięty daleko z kursu i musiał znaleźć schronienie. Nie byłoby też trudno wyobrazić sobie skorumpowany system, w którym grupa Hiszpanów przywłaszczyła część skarbu z Nowego Świata i potrzebowała dla nich bezpiecznego schronienia. Istnieje również podobna teoria, ale zamiast Hiszpanów jako deponentów, to samo imperium Inków stworzyło studnie pieniędzy i ukryło w niej kosztowności. Legenda głosi, że hiszpańskiemu konkwistadorowi Francisco Pizarro. Obiecano pokój wypełniony złotem za ocalenie życia inkaskiego króla Atahualpy, ale pomimo tego zdecydował się on na uduszenie króla 26 lipca 1533 roku. Generał króla Rumina Hui dowiedział się o morderstwie króla, gdy był już w drodze, aby dostarczyć złoto na okup. W następstwie tego generał wysłał tragarzy na wschód do niezamieszkanych obszarów, a później wrócił po więcej skarbów do ukrycia. Wiele legend mówi, że skarb został ukryty w jaskini lub wrzucony do jeziora, ale inne sugerują, że został wywieziony na północ daleko na północ na małą wyspę u wybrzeży Nowej Szkocji. Wydawałoby się, że to niezwykła odległość do pokonania chyba że oczywiście wyruszyli w morze, a sztorm przeniósł ich do nieznanych lądów. Co może przemawiać za taką wersją wydarzeń? Włókno kokosowe. Jedną z największych zagadek tajemnicy wyspy dębów jest pochodzenie włókna kokosowego znajdowanego na wyspie. Biorąc pod uwagę, że stosowano je do zabezpieczania cennych przedmiotów, należy rozważyć możliwość, że użyto go podczas transportu skarbu z terenów położonych znacznie bardziej na południe, gdzie wspomniane włókno jest dużo łatwiej dostępne. Motyw Ukrycie skarbu, aby nie dostał się w hiszpańskie ręce, jest całkiem niezłą motywacją do zbudowania skomplikowanej konstrukcji, jaką jest studnia pieniędzy. Ramy czasowe. Względnie dobrze udokumentowana historia Nowej Szkocji nie wspomina o intensywnych kilkumiesięcznych pracach w tym rejonie. Niezłym wytłumaczeniem tego byłby fakt, że skarb jest starszy niż się przypuszcza. Przeciwko tej teorii świadczy natomiast płyta z szyfrem, Trudno powiedzieć czym była, ani co oznaczał napis. Wiadomo jednak, że znane nam znaki nie przypominają żadnego indyjskiego pisma. Węgiel drzewny, tak jak w poprzednich teoriach, talia okrętowa. Skoro skar podkryto w latach 30. XVI wieku, to co robiłyby na drzewie bloczki 160 lat później? Po tym czasie teren nie nosiłby już żadnych śladów po pracach konstrukcyjnych. A mimo to ktoś czegoś tam szukał, skoro zawiesił system bloczków na drzewie jakiś czas przed wizytą Maggienisa. Geografia Jakkolwiek Aztekowie, Inkowie czy Majowie zajmowali duże obszary, to nic nie wiadomo, aby ich aktywność sięgała aż tak daleko na północ. Zwłaszcza, że zgodnie z legendą, mowa o generale Inkaskiego króla, a Inkowie byli ludem zamieszkującym Amerykę Południową. Najstarsza teoria mówi o skarbie kapitana Kida, jednak analizując historię, wcześniejsza jest ta o hiszpańskim galeonie Nuestra Senora de la Limpia i y Pura Concepción. Pierwsza z teorii dotyczących tego statku zakłada, że ratujący się z tonącego statku Hiszpanie zdołali zabrać ze za sobą dużą część skarbu, a następnie zakopać na wyspie dębów. Hipoteza ta jest wspominana w źródłach bardzo powierzchownie i wydaje mi się, że nic w tym dziwnego. Jest bowiem według mnie mało prawdopodobna. Nie można wykluczyć, że ratujący się marynarze uszknęli sobie co nieco z przewożonego ładunku. Czy jednak mogła to być prawdziwa fortuna? I czy następnie podróżowaliby dwa i tysiąca kilometrów na północ, aby kosztowności zakopać pod starym dębem, konstruując przy tym szyb, niedostępny nawet przy pomocy współczesnych narzędzi? Nie brzmi to prawdopodobnie, ale dla formalności przeanalizujmy, co może przemawiać za a co przeciw? Co przemawia za? Znajomość ładunku. Marynarze płynący galeonem zapewne w jakimś stopniu wiedzieli, co znajduje się w ich ładowni. Dzięki temu w trakcie kryzysowej sytuacji mogli choćby pobieżnie dokonywać selekcji zabieranych kosztowności, wybierając takie, których zabranie nie zagrażało ich ucieczce. Czas. Zgodnie ze zeznaniami ocalałych, galeon po uderzeniu w rafę koralową unosił się na wodzie przez około 12 dni. To wystarczająco czasu, aby zgromadzić przynajmniej część ładunku nadającego się do zabrania ze sobą. Ani na korzyść, ani niekorzyść świadczy. Maravedi w bagnie. Ekipa Klątwy na wyspie Dębów znalazła w 2014 roku w bagnie na wyspie hiszpańską monetę datowaną na 1652 rok. To z jednej strony działa na korzyść teorii o hiszpańskim skarbie. Z drugiej, Nuestra Senora de la Limpia i y Pura Concepcion zatonęła 11 lat wcześniej. Albo więc mówimy o monecie pochodzącej skądinąd, albo datowanie nie było do końca poprawne. Przeciw teorii jest. Data. Katastrofa Nuestra Senora de la Limpia i y Pura Concepcion miała miejsce 31 października 1641 roku. Technologia wykorzystania pieca opalanego węglem drzewnym do pompowania powietrza do szybu została rozpowszechniona prawie 25 lat później. I choć nie możemy wykluczyć, że żeglarze z hiszpańskiego galeonu wymyślili ten sposób sami, lub mieli dostęp do tej techniki wcześniej, albo też znaleziony na miejscu węgiel drzewny miał inne pochodzenie, to takie rozważania sprawiają, że teoria staje się coraz bardziej naciągana. Miejsce Miejsce zatonięcia Galeonu oddalone jest o około 2500 kilometrów od Wyspy Dębów. Jak marynarze pozbawieni własnego statku mieliby przetransportować dużą część skarbu na taką odległość? Motyw działania. Trudno wyjaśnić, jaki cel miałoby ukrywanie przez Hiszpanów skarbu na terenie należącym do Francuzów lub Anglików, zależy kiedy mieliby to zrobić, w niezwykle głębokiej, z trudem wykopanej studni. Nawet jeżeli byliby do tego zdolni, jak planowaliby go odzyskać? Kosztowności nie zakopuje się przecież na zawsze, a z nadzieją ich odzyskania później. O wiele lepiej prezentuje się druga teoria dotycząca hiszpańskiego galeonu. Zgodnie z nią, 42 lata po zatunięciu Nuestra Señora de la Limpia i Pura Concepción, na jej poszukiwania z Bostonu wyruszył angielski żeglarz William Phipps. Pierwsza wyprawa zakończyła się umiarkowanym sukcesem. Wraku nie odnaleziono, aczkolwiek Phipps powrócił z niewielkim skarbem wartym 470 funtów szterlingów. Kolejna jego wyprawa, mająca miejsce kolejnego roku, odnalazła wrak, wydobyła skarb warty fortunę. Ponad 200 tysięcy funtów w srebrze, złocie, biżuterii i innych kosztownościach. Za ten sukces Phipps otrzymał tytuł szlachecki i szefa żandarmerii Nowej Anglii. Bardzo szybko zorganizowano kolejną wyprawę, jednak w tym czasie w Anglii rewolucja wisiała na włosku. Być może z tego powodu Phipps opuścił miejsce wydobycia skarbu kierując się w stronę Bostonu. Plotka głosiła, że miał na pokładzie cenny ładunek i z tego powodu otrzymał eskortę Charlesa Mordonta i jego statków. Oficjalna wersja była jednak taka, że w międzyczasie wrak został rozszabrowany i udało się wydobyć jedynie równowartość 10 tysięcy funtów. To wciąż była duża kwota, ale oczekiwania były znacznie większe. Z Bostonu Phipps udał się do Anglii, zgodnie z teorią wstępując po drodze na Wyspę Dębów i rozpoczynając tam budowę szybu, do którego miał trafić skarb. Konstrukcja musiała być naprawdę skomplikowana, gdyż ziemie te w tym momencie należały do Francuzów i choć było to miejsce odludne, to ewentualne plotki o skarbie mogły ściągnąć tu wielu. Mając ludzi i pieniądze, Phipps rozpoczął budowę ponad 30-metrowego szybu, na dnie którego miały być umieszczone kosztowności. Następnie udał się do Anglii, gdzie wkrótce dotarła również ekspedycja, raportując znalezienie zaledwie niewielkiego skarbu. Niedługo później władzę w Anglii przejął nowy król, który, zachwycony faktem ukrycia majątku przed poprzednikiem, wynagrodził Charlesa Mordonta wieloma wysokimi stanowiskami. Pozostało już tylko wydobyć zakopany skarb. Tu jednak pojawił się problem niezwykle solidna konstrukcja, uniemożliwiająca wydobycie fortuny Francuzom, była równie trudna do sforsowania dla Anglików. Zwłaszcza, że ci musieli działać, nie zwracając uwagi wroga. Dwie pierwsze wyprawy zakończyły się fiaskiem. Rok później sir William Phipps dowodził statkami, które miały przywrócić nową Szkocję pod panowanie Anglików. Tak też się stało, jednak, czy następstwem tego były kolejne misje wydobycia skarbu, już bez presji czyhających Francuzów? Tego nie wiadomo. Stan szybu wskazuje jednak, że pozostał on nienaruszony. Załóżmy, że istotnie tak było. Co mogłoby przemawiać za teorią, że to Sir William Phipps jest odpowiedzialny za powstanie szybu? Skarb. Najważniejszą kwestią w sprawie ukrywania skarbu jest posiadanie skarbu do ukrycia. A trzeba przyznać, że William Phipps skarb posiadał. Wprawdzie oddał go Anglii, ale z pewnością nie było to wszystko, co można było znaleźć we wraku hiszpańskiego galeonu. Jeżeli założymy, że kolejna ekspedycja również zakończyła się sukcesem, a spodziewając się zmiany na angielskim tronie zatajono ten fakt, to w ten sposób otrzymujemy skarb, który należało ukryć. Działanie Phippsa Wersję tę potwierdzać może też przedwczesne opuszczenie przez Phhipsa miejsca poszukiwań pod eskortą. W dodatku nie skierował się on do Anglii, a na amerykańskie wybrzeże i dopiero po jakimś czasie udał się do Anglii. Wytłumaczeń może być wiele, ale trudno nie odnieść wrażenia, że skoro płynąc z Bahamów do Bostonu miał przydzieloną eskortę, to musiał przewozić cenny ładunek. Skoro nie udał się do Anglii, znaczy to, że planował znalezisko ukryć. Przynajmniej na jakiś czas. Zasoby. Sir William Phipps miał wszelkie dostępne zasoby, aby choć próbować, zbudować zaawansowaną skrytkę na skarb. Miał przy sobie kolejną część hiszpańskiego skarbu, więc pieniędzy z pewnością mu nie brakowało. Miał dostępną technologię, wykład o stosowaniu pieców na węgiel drzewny do dostarczania powietrza do szybów miał miejsce dobre 20 lat wcześniej. Miał ludzi. Wyruszył wraz z załogą i eskortą. To działa na korzyść teorii. Motyw. Chęć ukrycia znaleziska można w miarę łatwo uzasadnić. Poprzednia wyprawa przywiozła na pokładzie majątek, który został przekazany królowi Jakubowi II. Wszystko jednak wskazywało na to, że jego władza jest zagrożona i ofiarowywanie mu kolejnego wydobytego skarbu może nie mieć sensu. O wiele lepszym rozwiązaniem było ukrycie fortuny do momentu, gdy albo sytuacja się uspokoi, albo jego przeciwnik Wilhelm książe Orański przejmie władzę. Czas. Zgodnie z podaniami, konstrukcja skrytki na skarb trwała nawet kilka miesięcy, od lipca do stycznia. Biorąc pod uwagę stopień skomplikowania studni pieniędzy, nie powinno nas to dziwić. Wykopanie ponad 30-metrowego szybu, wzmacnianie go belkami, umieszczanie pokładów kamieni, włókien kokosowych, węgla drzewnego to wszystko musiało trwać bardzo długo, o ile w ogóle byłoby możliwe. Awanse Mordonta. Gdy królem został Wilhelm Orański, a Charles Mordont dotarł do Anglii, ten drugi został wynagrodzony wieloma tytułami. Choć można to wyjaśnić na wiele sposobów, to zwolennicy tej teorii forsują ten, że król był wdzięczny za ukrycie ogromnego skarbu przed jego poprzednikiem. Odbicie Nowej Szkocji. Czy leżący na francuskiej ziemi skarb mógł być powodem do zorganizowania wyprawy sir Williama Fipsa na Port Royal? Jedynym zapewne nie, ale dodatkowo motywacją jak najbardziej. Jeżeli ukryty skarb był porównywalny z tym przewiezionym do Anglii, a ukrywanie sporo mniejszego średnio miało sens, to odzyskanie go mogło z nawiązką wynagrodzić finansowo całą kampanię. Udział samego Fipsa również wydaje się nieprzypadkowy. Wyprawa górnicza 2 lipca 1752 roku brytyjski rząd oddelegował do Annapolis Royal w Nowej Szkocji kompanię kornwalijskich górników z armii z Falmouth w Kornwalii zostali oni wysłani do pracy za wynagrodzeniem przy nieokreślonym projekcie. Wśród nich był znany brytyjski wojskowy inżynier tunelowy. Dwóch oficerów z kompanii wznowiło swoje kariery wojskowe w drugiej połowie 1754 roku, co oznacza, że prace mogły trwać nawet prawie dwa lata. Niektórzy podejrzewają, że może to mieć związek z szybem na wyspie dębów, a konkretnie budową tuneli zalewowych mających chronić szyb przed dostępem niepożądanych osób. Równie dobrze jednak mogła to być wyprawa mająca za zadanie wykopać zakopany przed kilkudziesięciu laty skarb. Talia okrętowa i liny. Zgodnie z jedną wersją legendy, tym, co zwróciło uwagę odkrywców studni pieniędzy, była wisząca na dębowej gałęzi okrętowa talia wraz z resztkami lin. Jeżeli budowniczymi szybu byli kapitan Phipps i jego załoga, to użycie okrętowego wyposażenia do opuszczenia skarbu na dno jak najbardziej pasuje. Jest tylko jeden problem. Charles Mordaunt został wynagrodzony przez króla w pierwszej połowie 1689 roku. Odkrycie studni pieniędzy datowane jest, w zależności od wersji, na rok 1795 lub 1799. Oznaczałoby to, że osprzęt wisiał na drzewie ponad 100 lat. Brak mi wiedzy, aby ocenić, czy jest to w ogóle możliwe, ale uważam to za mało prawdopodobne. Jeżeli ktoś z widzów posiada wiedzę, czy 17-wieczne liny byłyby w stanie przetrwać w rozpoznawalnym stanie przez stulecie, wisząc na drzewie narażone na deszcz, śnieg, słońce, mróz i wiatr, proszę o komentarz. Jeżeli jednak założymy, że osprzęt na drzewie pochodzi nie z czasów ukrycia skarbu. A spróby jego wydobycia 65 lat później i porzuciła go kompania górników w 1752 roku, to już brzmi dużo prawdopodobniej. Kwestią wątpliwą jest Maravedi w bagnie. Podobnie jak przy hiszpańskiej wersji tej teorii, z jednej strony hiszpańska moneta świadczy za teorią skarbu z zatopionego statku. Z drugiej nie pasuje data. Hiszpański statek zatonął 11 lat przed datą wybitą na monecie. Przeciwko teorii świadczy zaś drzewo. Zestaw bloczków i lin znajdował się na gałęzi rozłożystego dębu. Nie wiadomo kiedy został umocowany, ale drzewo już wtedy musiało być dość duże. Sęk w tym, że zgodnie z badaniami wykonanymi po ścięciu drzewa wspomniany dąb wykiełkował w 1748 roku. Nie mógł być zatem wykorzystany do opuszczenia na linach skarbu przez Fipsa, bo ten miał to zrobić jeszcze w 1688 roku. Sprawa staje się nieco inna, jeśli założymy, że bloczki miały posłużyć wyciągnięciu skarbu w 1752 roku. Biorąc pod uwagę, że datowanie może nie być precyzyjne, moglibyśmy założyć, że w momencie przybycia górników na wyspę Dąb miałby około 10 lat. Dęby są drzewami rosnącymi dość powoli, choć w zależności od gatunku i warunków, przyrosty mogą różnić się znacząco. Znalazłem informację, że dziesięcioletni dom przypułkowy w hodowli dzięki zapewnionym optymalnym warunkom może dorosnąć nawet do 9 metrów, ale dziko rosnące drzewo w tym wieku będzie miało nie więcej jak 3-4 metry. Oznacza to, że przyjmując inny, szybciej rosnący gatunek, nieprecyzyjne datowanie i korzystne warunki wzrostu, w momencie przybycia górników na wyspę najważniejsza roślina w tej historii była młodym, raczej niewielkim drzewkiem. Czy nadawałoby się ono do umocowania wielokrążka służącego do opuszczenia ciężkiego ładunku, to kwestia dość dyskusyjna. Ukrycie skarbu na terenie wroga. Wyspa Dębów była miejscem dość odludnym. To fakt. Wciąż jednak leżała na terenie należącym do Francuzów. I o ile krótki wypad w takie miejsce mógł nie wzbudzić niczyich podejrzeń, o tyle grupa kilkunastu, kilkudziesięciu ludzi pracujących miesiącami, to już musiałoby zostać zauważone. I gdyby chodziło o kilkumetrowy dół wykopany łopatami, można by tę wersję rozważać. Wiemy jednak, że szyb został starannie wykopany i zabezpieczony, a jego stworzenie przy pomocy dość prymitywnych narzędzi musiało trwać naprawdę długo. Dlatego też konieczne wielomiesięczne prace na terytorium przeciwnika zdecydowanie podważają zasadność tej teorii. Złożoność historii. Historia jest bardziej skomplikowana niż chciałoby się sądzić. Można na przykład przy pobieżnym prześledzeniu historii Charlesa Mordonta odnieść wrażenie, że jego nagłe awanse musiały mieć związek ze dębów. W końcu przybył do Anglii, miał udział w wydobyciu i ukryciu skarbu, nagle został obsypany tytułami. Po bliższym przyjrzeniu się sprawie okazuje się jednak, że nie był to człowiek znikąd. Gdy na tronie Anglii zasiadł Jakub II, Mordont udał się do Holandii, gdzie zaproponował Wilhelmowi Orańskiemu podjęcie inwazji na Anglię. Choć Mordont był zbyt gwałtowny, Wilhelm utrzymał go w swojej służbie, a gdy w końcu Wilhelm wyruszył z atakiem do Torbay, lord Mordont mu towarzyszył. Okazuje się zatem, że wspomniane awanse nie musiały mieć w związku z jakimkolwiek skarbem, a mogły być wynagrodzeniem za wierną służbę przez lata. Tak samo prawdopodobnie jest ze zdobyciem przez sir Williama Fipsa Nowej Szkocji. Przepychanki terytorialne nie były niczym dziwnym i nie musiały mieć jakiegokolwiek związku z potencjalnym skarbem na wyspie Dębów. Kolejną teorią, jaką rozważymy, będzie możliwość, że na wyspie Dębów został faktycznie ukryty piracki skarb. Najpopularniejsza legenda dotycząca tego miejsca, od której rozpoczęły się poszukiwania mówi, że autorem studni pieniędzy był kapitan William Kidd. Źródła na temat Kida opisują jego życie różnie, ale panuje ogólna zgoda co do tego, że jego kariera jako korsarza i pirata zaczęła się dopiero w 1695 roku. Miał wtedy około 50 lat. Już kilka lat wcześniej brał udział w pirackich rejsach, ale dzięki odsunięciu od władzy francuskiego kapitana wkupił się w łaski gubernatora Codringtona. Jest mało prawdopodobne, aby wtedy próbował chować jakikolwiek skarb. Jeżeli można by podejrzewać kapitana Kida o ukrycie jakiegoś skarbu, to mogło to mieć miejsce po przejęciu statku Quiddack Merchant. Od tego momentu jednak działania kapitana są w miarę dobrze udokumentowane i choć możliwe, że w tych relacjach jest jakaś luka, to jedynym pewnym momentem, kiedy Kid mógłby ukryć skarb jest czas, gdy udał się na Gardiner's Island, aby ukryć część łupów, licząc, że znajomość lokalizacji kosztowności będzie kartą przetargową gwarantującą mu wolność. Mógł wtedy udać się również na północ, na teren Nowej Szkocji, aby ukryć kolejny fragment skarbu. To najbardziej prawdopodobna wersja, ale nie będziemy się jej trzymać sztywno. Weźmiemy pod uwagę, że mógł to zrobić w innym momencie. Jak wiemy, wiedza o miejscu zakopania łupów na Gardiner's Island na niewiele się Kidowi zdała. Skarb podobno został wykopany i użyty jako dowód w procesie o piractwo, a sam Kid trafił na stryczek. Czy zabrał ze sobą do grobu informacje o drugim skarbie, tym z wyspy dębów? Zastanówmy się, co może działać na korzyść tej teorii. Legenda. Najczęściej pojawiającą się opowieścią, tłumaczącą skąd na wyspie dębów miał wziąć się skarb, jest ta zakładająca udział kapitana Kida. Choć dzisiaj bardzo trudno to zweryfikować, przyjmuje się, że legendy o ukrytym w pobliżu skarbie krążyły po okolicy od nawet 100 lat. Okrętowa talia. Na gałęziach dębu znaleziono resztki okrętowej talii i lin. Oznaczało to, że ktokolwiek użył ich do ukrycia skarbu, prawdopodobnie wziął je z pokładu statku, którym przebył na miejsce. Kapitan Kidd miał do dyspozycji statek, który mógł swobodnie dysponować. Można zatem uznać, że działa to na jego korzyść. Piracka okolica. Są dostępne dane sugerujące, że wybrzeża Nowej Szkocji były regularnie odwiedzane przez piratów. Setki odległych, bezludnych wysepek stanowiły bezpieczne schronienie dla ludzi wyjętych spod prawa. Mogli tu się ukryć lub naprawić niewielkie usterki statków. Czy bywali na wyspie dębów? Nie wiemy, ale nie możemy tego wykluczyć. Ani na korzyść, ani na niekorzyść świadczy sytuacja polityczna. Za życia Williama Kida Nowa Szkocja przechodziła z rąk do rąk kilkukrotnie. To dawałoby szansę na ukrycie skarbu zapanowania Anglików, po których stronie walczył Kid. Problem w tym, że w momencie, w którym kapitan Kid został uznany za pirata, nie był bezpieczny również na angielskiej ziemi. Niemniej, w zależności od założenia daty ukrycia skarbu, możemy ten argument naginać na plus lub na minus teorii, toteż postanowiłem umieścić go po środku. Na niekorzyść tej teorii świadczy: drzewo i talia okrętowa. W czasach, gdy William Kidd miałby ukrywać swój skarb, dąb na wyspie dębów prawdopodobnie nawet jeszcze nie wykiełkował. Niemożliwe jest więc, aby to na nim Kid zamocował bloczki, za pomocą których miałby opuścić skarb. Zarówno więc drzewo, jak i bloczki do historii nie pasują. Zaplecze. Kapitan Kid w czasie swojej pirackiej kariery raczej nie był lubianym kapitanem. Załoga wielokrotnie balansowała na krawędzi buntu, a mając na Madagaskarze okazję, spora część opuściła go i przeszła pod skrzydła kapitana Clifforda. Jest bardzo mało prawdopodobne, że ludzie ci, mając do dyspozycji spory majątek, zgodziliby się na rozkaz Kida go zakopać, zamiast zrobić z niego użytek. Natomiast sam Kid nie byłby w stanie wykopać tak skomplikowanej i wymagającej konstrukcji, jak studnia pieniędzy. Piraci nie zakopywali skarbów. Wbrew opowieściom zakopywanie kosztowności nie należało do pirackich zwyczajów. Oczywiście zdarzały się takie przypadki, ale były one wyjątkami, a nie regułą. Przyczyna była bardzo prosta. Piractwo było bardzo niebezpiecznym zawodem. Przewidywana długość życia osoby ubierającej taką profesję była raczej krótka. Również zarobki były niepewne. Przez większość czasu piraci nie dojadali i klepali biedę. Gdy w końcu udawało się złupić jakiś statek, ostatnią myślą było zakopywanie gdzieś kosztowności. Jeżeli człowiek może w każdej chwili zginąć, nie będzie ukrywał skarbów, z których może nigdy nie skorzystać. Piraci, którym udało się wzbogacić, wydawali pieniądze na alkohol i kobiety i bawili się jakby jutra miało nie być, bo cóż, faktycznie dla nich mogło nie być. Historie o licznych skrzyniach ze skarbami zakopanymi gdzieś na bezludnej wyspie są zdecydowanie przesadzone. Ci zaś, którzy faktycznie swój majątek byli zmuszeni zakopać, robili to tak, aby w razie potrzeby szybko go odzyskać. Z tego powodu, jeżeli na wyspie Dębów miałby być ukryty piracki skarb, to metr, może dwa pod ziemią, w sposób nie wymagający wielomiesięcznych operacji wydobywczych. Innym piratem, często wspominanym przy okazji wyspy Dębów, był Czarnobrody, a właściwie urodzony około 1675 roku Edward. Teach lub Touch, angielski pirat, grasujący na Morzu Karaibskim w latach 1716-1718. Został kapitanem w rezultacie buntu zainspirowanego przez siebie na statku, na którym służył. Wcześniej był kaprem i atakował statki francuskie pod protektoratem króla brytyjskiego. Używał głównie broni palnej, ale był też niezłym szermierzem. Po zakończeniu wojny między Francją i Wielką Brytanią, dalej zajmował się korsarstwem, również na życzenie króla brytyjskiego. Ataki na inne statki prowadził początkowo na niewielkim słupie, a następnie na zdobycznym francuskim okręcie La Concorde przemianowanym na Queen Anne's Revenge. W szczytowym momencie kariery, wiosną 1718 roku, dysponował czterema okrętami, sześćdziesięcioma działami i około czterystoma ludźmi. Według legend Czarnobrody zapragnął sprawdzić, jak jest w piekle. W tym celu nakazał zapalić w ładowni swojego statku siarkę, a w toksycznym dymie wytrzymał najdłużej z całej załogi. Podobno, aby wyglądać straszniej, na brodę wiązał czerwone wstążki, do kapelusza zaczepiał zapalone ląty, a na ramieniu nosił sześć załadowanych pistoletów. Zdarzało się, że odpalał działa za pomocą swojej uprzednio podpalonej brody. Zginął w trakcie potyczki z dwoma okrętami dowodzonymi przez angielskiego porucznika Roberta Maynarda, działającego na polecenie gubernatora Virginii Aleksandra z Nigdy jednak nie udało się złapać około 200 piratów. Również jego skarb od blisko 300 lat pozostaje nieodnaleziony. Jego największy pojedynczy łup oszacowany jest na sumę 325 tysięcy funtów. Dzisiaj jest to równowartość 6 milionów funtów. To oraz fakt, że Czarnobrody kiedyś chwalił się, że ma skrytkę na swoje skarby, którą jest w stanie znaleźć tylko sam szatan i on sam każe sądzić, że gdzieś skarb Czarnobrodego czeka na odkrycie. Sprawdźmy zatem pokrótce, co może przemawiać za, a co przeciw tej teorii. Za świadczy. Legenda o pirackim skarbie. Najpowszechniejsza z opowieści głosi, że na wyspie zakopano piracki skarb. Naturalnie, legendy trzeba traktować ostrożnie, ale zwykle tkwi w nich jakieś ziarno prawdy. Jeżeli nie William Kidd ukrył skarb na wyspie dębów, to może zrobił to Czarnobrody? Liny i bloczki. Pierwotnie odkrywcy studni pieniędzy znaleźli zwisające z dębuliny i bloczki, prawdopodobnie pochodzące z jakiegoś statku. Nie wskazuje to jednoznacznie na Czarnobrodego, ale kieruje nasz wzrok w stronę ludzi morza, a takowym Edward Teach zdecydowanie był. Przechwałki Czarnobrodego Nie da się ukryć, że słowa pirata, że jego skrytkę może odnaleźć tylko sam szatan pasują do skomplikowanej konstrukcji, jaką prawdopodobnie wzniesiono na wyspie dębów. Piracka okolica. Podobnie jak w przypadku teorii uwzględniającej William Akida, fakt, że okolica była odwiedzana przez piratów, świadczy na korzyść teorii. Na niekorzyść teorii świadczy drzewo i talia okrętowa. Choć istotnie użycie okrętowego sprzętu może działać na korzyść tej teorii, to jedynie w oderwaniu od założeń czasowych. Na początku XVIII wieku najprawdopodobniej dębu na wyspie jeszcze nie było zatem Czarnobrody nie mógł na nim zawiesić bloczków. Skomplikowanie konstrukcji. Stworzenie głębokiego szybu wraz z drewnianymi platformami i tunelami zalewowymi prowadzącymi z dwóch zatok wymagałoby ogromnej ilości pracy wielu ludzi, w tym odpowiednio wykształconych specjalistów. Niemożliwym jest, aby nawet najbardziej znany pirat zbudował taką konstrukcję samodzielnie. A nawet jeśli założymy, że miałby do dyspozycji ludzi, Wciąż pozostają pytania bez odpowiedzi. Kim oni byli? Dlaczego dali się namówić do takiego przedsięwzięcia? Dlaczego nigdy żaden z nich nie pochwalił się, w czym brał udział? Piraci nie zakopywali skarbów. Tak jak mówiłem przy okazji kapitana Kida, piraci zakopujący skarby to powszechny, ale w większości fałszywy obraz. Ludzie parający się tym zawodem wiedzieli, że ich życie raczej nie będzie długie i odkładanie pieniędzy na emeryturę mija się z celem. Najczęściej zdobyte łupy wydawali, gdy tylko mogli, ciesząc się z życia i korzystając z alkoholu i kobiet. Lokalizacja. Przytoczona przeze mnie historia Czarnobrodego była dość skrócona, ale nawet w najobszerniejszych relacjach nie ma śladu informacji, jakoby Czarnobrody prowadził jakiekolwiek operacje na północ od Delaware. Kolejną teorią, jaką wam przedstawię, jest ta zakładająca, że na wyspie dębów zakopano skarb z rozbitego u jej wybrzeży statku. Miał on utknąć w niewielkiej zatoce lub w wąskim przesmyku pomiędzy dwoma wyspami, zaś załoga po bezskutecznych próbach oswobodzenia go postanowiła ukryć przewożone kosztowności. Ponieważ ładunek był naprawdę cenny, a szansa na jego odzyskanie miała pojawić się w dość odległej przyszłości, postanowiono zakopać go naprawdę głęboko i stosownie zabezpieczyć. Wykorzystując resztki olinowania i bloczków, wykopano głęboki szyb, w którym umieszczono skarb. Po zakopaniu studni pieniędzy, rozbitkowie wyruszyli w drogę do domu, licząc, że wkrótce powrócą, by odzyskać swój majątek. To nigdy nie miało miejsca, a płytka zatoka lub przesmyk z powoli rozpadającym się statkiem z biegiem czasu zmieniła się w trójkątne bagno na wyspie. Co przemawia za tą teorią? Drewno w bagnie i studni pieniędzy. W bagnie na wyspie znaleziono trochę starego drewna. Również w studni pieniędzy znaleziono wiele dębowych belek. Mogło pochodzić z jednego źródła statku, którego fragmenty wykorzystano do budowy manipit, a którego resztki pochłonęło formujące się bagno. Na niekorzyść teorii świadczy talia okrętowa na drzewie. Fakt, że odkrywcy studni pieniędzy znaleźli na drzewie resztki bloczków, świadczy o tym, że sprawa rozbitego statku raczej nie była kwestią bardzo odległej przeszłości. Tymczasem wiadomo, że w momencie odkrycia studni pieniędzy, Wyspa Dębów była zamieszkała już od około 30 lat. Mało prawdopodobne, aby oczom mieszkańców, choćby i nielicznych, umknęła zorganizowana akcja wydobycia skarbu. Rozmak przedsięwzięcia. Trudno się spodziewać, aby załoga rozbitego statku poświęciła całe miesiące na ukrycie swojego cennego ładunku. Znajdowali się na niewielkiej wysepce, w pobliżu stałego lądu. Coś musieli jeść i gdzieś musieli spać. I o ile ukrycie skarbu jest jak najbardziej możliwe, o tyle poświęcenie na to tak dużo czasu jest mało prawdopodobne. Jeśli wyspa była wówczas zamieszkała, mogli poprosić po prostu o pomoc. Więc ta teoria ma niewiele sensu. Jeżeli zaś rozbili się na bezludnej wyspie, wystarczyło, aby zakopali skarb metr dwa pod ziemią, zamaskowali dobrze miejsce i wyruszyli szukać ratunku. Szanse, że ktoś obcy przybędzie akurat na tę jedną z setek wysp i zacznie kopać akurat pod tym drzewem, były praktycznie zerowe. William Crooker, autor kilku książek na temat tajemnicy Wyspy Dębów, sugeruje, że dół został zbudowany w ramach spisku króla Anglii Jerzego III i kilku jego bliskich doradców. 12 sierpnia 1762 roku wojska brytyjskie zdobyły Hawanę, miasto na Kubie, od Hiszpanów. Hawana była bogatym, ważnym miastem, którędy większość złota z Nowego Świata była transportowana do Hiszpanii. Dwa statki ze zdobytymi łupami, jak sugeruje kruker, zostały zabrane przez Georgia Keppela, hrabiego Albemarle, na wyspę dębów. Wcześniej spiskowcy zaaranżowali przybycie na wyspę inżynierów wojskowych, którzy zbudowali tam, jak sądzili, tajny skład amunicji wraz z tunelami przeciwpowodziowymi. Keppel przybył ze skarbem w zapieczętowanych skrzyniach. Skarb został włożony do szybu, szyb został zamknięty, a inżynierowie odjechali, nadal myśląc, że zbudowali składowisko amunicji. Albemarle wrócił do Anglii z zamiarem odzyskania skarbu później, gdy Jerzy III umocni swoją władzę. Coś, być może szaleństwo, które dotknęło króla Jerzego pod koniec jego życia, uniemożliwiło zdobycie łupu i zapomniano o nim. Co może przemawiać za tą teorią? Ramy czasowe. Ta teoria całkiem nieźle wkomponowuje się w ramy czasowe. 30-letnia przerwa wydaje się być czasem w sam raz, aby okolica zmieniła się znacząco, ale wciąż pozostały ślady dostrzegalne dla dociekliwych. Rozpadające się drewniane bloczki, zagłębienie w ziemi i historia o skarbie zakopanym na wyspie. Drzewo. Zgodnie z datowaniem, dąb, na którym zawieszono bloczki, miał wykiełkować w 1748 roku lub nieco wcześniej. W momencie zdobycia Hawany mógł mieć już nawet około 20 lat. Mógł być więc już wystarczająco dużym drzewem, by ktoś chciał zawiesić na nim wielokrążki i opuścić ciężki ładunek. Legendy Zwykle w legendach jest jakieś ziarnko prawdy. W tym wypadku zawsze była mowa o zakopanym pirackim skarbie. Być może ktoś ujrzał ukradkiem grupę ludzi zakopujących jakieś skrzynie na odległej wyspie i popuścił wodze fantazji? Na niekorzyść tej teorii świadczy odległość. Hawane od Wyspy Dębów dzieli prawie 3000 kilometrów. To ogromny dystans. Czy naprawdę nie było innego, znacznie bliższego miejsca do ukrycia kosztowności? Przecież sam transport takiego skarbu był niezwykle ryzykowny. The Shoreham Grant Zapowiedziany i napisany w 1759, a podpisany ostatecznie w 1762 roku, The Shoreham Grant precyzował warunki kolonizacji, między innymi wyspy dębów. Wprawdzie zastrzegał on brak możliwości budowy kopalni złota, srebra czy kamieni szlachetnych, ale nie oznaczałoby to, że nawet kopiąc studnie, ktoś nie natrafi na skarb. Dlaczego więc Brytyjczycy mieli zdecydować się na wielomiesięczną budowę skomplikowanej skrytki na terenie przeznaczonym pod zasiedlenie? Nawet jeśli podczas ukrywania kosztowności jakimś cudem nie zostaliby zauważeni, to już po skolonizowaniu wyspy dębów jego potajemne wydobycie byłoby niemożliwe. Biorąc pod uwagę międzynarodową niestabilność w tym miejscu, trwającą od odkrycia Nowego Świata, nie powinno dziwić, że Wyspa Dębów stała się symbolem kryjówki królewskich skarbów. Dwa najbardziej korzystne wyjaśnienia z tej kategorii pochodzą z brytyjskich lub francuskich sił zbrojnych. Wyjaśnienie to w dużej mierze wiąże się z brytyjską agresją na francuskie posiadłości w Fort Louisbourg. Uważa się, że w pewnym momencie wojny francusko-indyjskiej i późniejszej wojny siedmioletniej skarb Franco, przechowywany w forcie, został przeniesiony do wyrafinowanego skarbca na Wyspie Dębów. Istnieją dwa przeciwstawne punkty widzenia tego toku rozumowania. Zwolennicy jednej wersji twierdzą, że w pewnym momencie podczas sześciotygodniowego oblężenia w 1758 roku Francuzi prześlizgnęli transport swoich bogactw pomiędzy nadciągającymi statkami brytyjskimi i zdeponowali kufry z Louisburga w studni pieniędzy. Druga wersja mówi, że to Brytyjczycy po udanym ataku na Fort Louisburg zbudowali money pit, aby w nim zdobyte skarby przechować. Zgodnie z tą hipotezą, siły brytyjskie otrzymały rozkaz rozczłonkowania upadłej francuskiej twierdzy, plądrując jej bogactwa przed złożeniem ich pod wyspą u wybrzeży Nowej Szkocji. Co działa na korzyść tej teorii? Ramy czasowe. Podobnie jak w przypadku poprzedniej teorii, ta całkiem dobrze wpasowuje się w ramy czasowe. Wydarzenia, które teoria zakłada, miały mieć miejsce 37 lat przed odkryciem studni pieniędzy. To wydaje się być w sam raz. Talia okrętowa i drzewo. Tak jak w poprzedniej wersji, drzewo powinno być już wystarczająco duże, aby zawiesić na nim bloczki, które z kolei miały szansę przetrwać kilkadziesiąt lat. Na niekorzyść tej teorii świadczy pośpiech. Niezależnie od tego, który wariant teorii rozpatrujemy, zakopującym skarb zależało na czasie. A skoro tak, to bardzo mało prawdopodobne, że organizowaliby akcję angażującą kilkadziesiąt osób na kilka miesięcy. Wojna. W okolicy toczyła się wojna. Przechowywanie skarbów wroga w pobliżu jego świeżo zdobytej fortecy nie brzmi najrozsądniej. Natomiast pomysł, że Francuzi wymknęli się ze swoimi skarbami, prześlizgnęli się pomiędzy brytyjskimi statkami i ukryli swoje skarby na terenie wroga, Wydaje mi się już całkowitym nieporozumieniem. Istnieje teoria, jakoby armia brytyjska stworzyła studnie pieniędzy w trakcie amerykańskiej wojny o niepodległość. Uważano, że inżynierowie armii brytyjskiej ukryli na wyspie pieniądze, aby nie dostały się w ręce rewolucjonistów. Na korzyść tej teorii działa motyw i możliwości. Ukrycie dużego skarbu, aby nie dostał się w ręce buntowników, wydaje się sensowną motywacją, zwłaszcza mając świadomość, że ma się do dyspozycji ludzi, będących w stanie zaprojektować i wybudować odpowiednią skrytkę. Na niekorzyść tej teorii świadczą: brak zapisków, nie ma żadnej informacji dotyczącej takiego przedsięwzięcia, nie ma zeznań świadków, nic, a przecież ktoś musiałby te wszystkie skarby na wyspie dębów przewieźć i ukryć. Skoro był to skarb Brytyjczyków ukryty przed Amerykanami, to zrozumiałe, że brak na ten temat amerykańskich źródeł, ale że żaden z Brytyjczyków nie zanotował i nie przekazał władzom gdzie szukać kosztowności, i że żaden z dziesiątek, a nawet setek ludzi zaangażowanych w taką operację nie puścił pary z ust? Mało prawdopodobne. Ramy czasowe The Shoreham Grant regulujący warunki zasiedlenia Wyspy Dębów to lata 1759-1762. Deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych to rok 1776. Nawet jeśli decyzja o wywozie kosztowności podjęto by wcześniej, to nadal mówimy o czasie, gdy na Wyspie Dębów żyli ludzie. Wielotygodniowe prace ukrywania skarbu nie mogłyby pozostać niezauważone. Kolejna teoria umiejscawia na Wyspie Dębów skarb Templariuszy. Przedstawienie jej jest jednak niezwykle trudne ze względu na jej rozbudowanie. Tajemne symbole mają to do siebie, że mają być niezauważalne dla postronnych, a zrozumiałe dla wtajemniczonych osób. Gdy jednak niewtajemniczony zacznie ich szukać, albo nie będzie ich zauważał, albo będzie je widział tam, gdzie ich nie ma. Zapewne stąd wzięły się informacje o dziesiątkach masońskich symboli w historii wyspy. Postarałem się zebrać te wszystkie doniesienia i wersje teorii i jakoś połączyć je w całość. Uznałem, że nie ma sensu przedstawiać każdej z osobna. Zacznijmy więc od początku. Zakon ubogich rycerzy Chrystusa i świątyni Salomona powstał w 1118 roku w Jerozolimie. Byli małą grupą mężczyzn, którzy oficjalnie chronili drogi do Ziemi Świętej, umożliwiając w ten sposób pielgrzymom bezpieczną podróż bez obaw o kieszonkowców, złodziei, piratów i armie muzułmańskie. Jednocześnie sami byli na tajnej misji. Gdy obozowali w świątyni Salomona, prowadzili wykopaliska. Wszelkie znaleziska czym prędzej były wywożone do Europy. Jednocześnie w Europie rozbudzano religijny zapał i organizowano krucjaty. Nie trzeba było dużo czasu, aby synowie z bogatych rodów zaczęli oddawać zakonowi swoje fortuny za przywilej dołączenia do tego chlubnego grona. Gdy w 1291 roku upadło królestwo Jerozolimskie, pozbawieni siedziby Templariusze przenieśli się na Cypr, a następnie do Francji. Król francuski Filip IV Piękny był zadłużony u Templariuszy, chcąc uwolnić się od zobowiązań znalazł sojusznika w papieżu w piątek 13 października 1307 roku uwięził członków zakonu we Francji, zarzucając im herezję, świętokradztwo, innowiarstwo, czary, rozpustę, kult Bożka Bafometa, odstępstwo od wiary i spiskowanie z saracenami. Po długotrwałym procesie, trwającym do czerwca 1311 roku, będący pod wpływem królów Francji Sobór w Wien, zdecydował o kasacie zakonu templariuszy. Jego majątki we Francji zostały skonfiskowane. Wielu templariuszy poniosło śmierć przez spalenie na stosie, w tym wielki mistrz Jakub de Molay i pięćdziesięciu czterech innych dostojników zakonnych. Nie wszędzie jednak likwidacja zakonu przebiegła bez problemu. Zbrojny opór stawili templariusze aragońscy i cypryjscy. Templariusze niemieccy stawili się przed władzami świeckimi w pełnym rysztunku bojowym, dzięki czemu uniknęli aresztowania. Gdy nadszedł dzień aresztowań, paryski Templariusz zaaranżował załadowanie swoich skarbów do wozu jadącego w stronę portowego miasta La Rochelle. Tam został złożony na pokładzie statków należących do Templariuszy. Gdzie trafił następnie? Wielu pozostałych przy życiu członków zakonu znalazło schronienie na Orkadach u północnego wybrzeża Szkocji. Skoro członkowie zakonu ukryli się w Szkocji, można podejrzewać, że przynajmniej część skarbów wywieziono w te rejony. W Szkocji, w zależności od wersji, założyli ród St. Clair, później Sinclair lub znaleźli w nich schronienie. Co się działo dalej ze skarbami tempariuszy? Tu teoria się rozgałęzia. Jedna z gałęzi skupia się na osobie Henry'ego Sinclaira, hrabiego orkadów lorda Roslin, który miał być wielkim mistrzem zakonu. Henry Sinclair miał udać się do Ameryki jeszcze przed Kolumbem wraz z templariuszami szukającymi dla siebie nowej ojczyzny. Wykorzystując zarówno swoje pieniądze, jak i umiejętności, mieli dotrzeć aż do Nowej Szkocji. Jako dowód przedstawiane są relacje braci Zino oraz mapy przypisywane Wopelowi i Vavassatore. Na nich Nowa Szkocja jest przedstawiana razem z postacią koronowanego rycerza. Dalsze dowody mające potwierdzać tę historię to wieża w Newport na Rhode Island i West Knight rzeźba opancerzonego europejskiego rycerza trzymającego miecz w kształcie krzyża, popularny symbol na grobach templariuszy. Co jednak stało się ze skarbem? Henry Sinclair miał powrócić do Szkocji, a na murach kaplicy, ufundowanej przez jego wnuka, podobno umieszczono podobizny roślin, występujących tylko w Ameryce. Kaplica ta zaś miała powstać jako miejsce udające schronienie dla świętego Grala, co odwróciłoby uwagę postronnych od faktycznego miejsca ukrycia skarbu. Wtajemniczeni natomiast, widząc amerykańskie rośliny na murach i wiedząc o wyprawie Henry'ego, wiedzieliby, że Graal'a należy szukać w Ameryce. Jak jednak miał on trafić do studni pieniędzy? Jedna z wersji tej teorii tłumaczy to w ten sposób, że kolonia templariuszy w Nowym Świecie nie była w stanie przetrwać, w związku z czym postanowili oni ukryć powierzony im skarb. Dotarłszy na Wyspę Dębów, ukryli go właśnie tam. Z pewnością była ich jeszcze znaczna grupa, a templariusze byli znani ze swoich umiejętności architektonicznych, więc mogli skonstruować podziemny skarbiec, w którym ukryli część skarbów zakonu, a może nawet świętego grela. Następnie na wyspie zasadzono dęby, które nie są naturalnym drzewem w tej okolicy. To miał być znak, że na wyspie dokonano jakiejś istotnej ingerencji ręką człowieka, a ułożony z kamieni krzyż miał sugerować, co tu ukryto. Druga wersja tej historii prowadzi do Williama Sinclaira, wnuka wspomnianego przed chwilą Henry'ego. Ufundował on w Roslin kaplicę, która stała się miejscem tymczasowego spoczynku świętego Grala. Jeżeli macie wrażenie, że gdzieś już to słyszeliście, to możecie mieć rację. Kaplica Roslin stała się sławna dzięki książce Dana Browna Kot Leonarda da Vinci i filmowi na niej opartej. Inna wersja tej teorii głosi, że do Ameryki skarb wywieźli spadkobiercy templariuszy masoni. Muszę przyznać, że napotkałem teorie mówiącą o masonach w XIII wieku, a nawet takie łączące w jedno wikingów, templariuszy i masonów. Pozwólcie jednak, że będę się trzymał oficjalnych informacji i za początki loży masońskich przyjmę początek XVIII wieku. Wracając do skarbu. Miejsce jego ukrycia miało być znane Williamowi Shakespeare'owi, który w swoich dziełach zawarł zaszyfrowane wiadomości mające pomóc w jego odnalezieniu. A tak przynajmniej twierdził Peter Amundsen, który swoją teorię przedstawił w serialu Klątwa Wyspy Dębów. Zawierała ona również ogrom powiązań do masońskich symboli do tego stopnia, że istotny był kształt bagna na wyspie, bo trójkąt to symbol masoński. Czy fakt, że na wykopanym z ziemi kamieniu były trzy niewielkie zagłębienia? Bo trzy punkty tworzą trójkąt, a trójkąt to symbol masoński. Zresztą na wyspie odkryto wiele znaleźlisk, w których można widzieć masońskie symbole: kamienny trójkąt, wielki krzyż ułożony z kamieni, czy kamień w kształcie serca. Ułożenie głazów w kształt krzyża musiało kosztować wiele wysiłku, to też podejrzewa się, że mógł to być element jakiegoś rytuału. Oprócz tego nie sposób pominąć dużego płaskiego kamienia z wyrytymi nań symbolami, który zniknął około 1919 roku. Użycie symboli do zaszyfrowania tekstu może również wskazywać na wolnomularzy. Mało? Lecimy dalej. W zatoce Smith's Cove znaleziono starą metalową ekierkę. Mogłoby to się wydawać niewinnym odkryciem, ale ekier, a właściwie węgielnica, jest symbolem masońskim. W 1967 roku znaleziony został głaz z literą G w prostokącie. Litera G jest również symbolem masońskim. Interpretowane jest jako odniesienie do wyrazów grande, grand, znaczących wielki, nawiązanie do geometrii i greckiego gnosis, oznaczającego wiedzę. Umieszczane jest zwykle w płonącej pięcio- lub sześcioramiennej gwieździe. Kamień ten odnaleziono na wschodzie wyspy, a wschód jest świętym kierunkiem masonów. Wszelkie istotne dla nich wydarzenia odbywają się właśnie na wschodzie jakiegoś obszaru. To nie wszystko. Gdy na wyspie pracował Gilbert Heden, podobno podeszła do niego miejscowa osoba, która powiedziała mu o tajemniczym kamieniu z wyrytym obrazem słońca, z płonącymi promieniami, otoczonego znakami nieznanego pisma. Osoba ta zażądała kilkuset dolarów za ujawnienie jego lokalizacji, ale Heden był wówczas tak zafascynowany mapą kapitana Kida i jego powiązaniami z wyspą, że odmówił. Tymczasem dla masonów symbol płonącej gwiazdy był tym, który wskazywał na najwyższą istotę. Był wzorowany na świętej gwieździe Egipsjan, hieroglificznym symbolu opartym na gwieździe Syriusz. Znalezienie tego kamienia mogło być dużym krokiem naprzód, jednak ani Hedenowi, ani nikomu później nie udało się odkryć jego lokalizacji. To nie wszystko, ale oddajmy głos głoszącym tę teorię. Okazuje się, że kolejną taką opowieścią jest legenda o wyspie Tębów, gdzie znowu znajdujemy niezbite dowody na zaangażowanie masońskie. Istnieją oczywiście podobieństwa między opowieścią o studni pieniędzy a alegorią masońskiego tajnego skarbca. Dziwne znaki umieszczone podobno na dębie przylegającym do studni sugerują znaki masonów, wyryte symbole, za pomocą których masoni się rozpoznawali. Trzej domniemani odkrywcy szybu wydają się reprezentować trzech godnych podróżników z Danielem Mackinisem jako głównym podróżnikiem, którzy odkrywają tajemny skarbyc w stopniu wolno królewskiego sklepienia. W tym rytuale kandydat jest opuszczany na linię przez szereg zapadni, podobnie jak robotnicy, którzy czasami byli wciągani w górę i w dół, rzekomo przedzielonego platformami szybu na wyspie dębów. Narzędzia używane przez tych ostatnich, zwłaszcza łopaty, kilofy i łomy, reprezentują trzy narzędzia pracy masonów królewskiego sklepienia. W istocie, kiedy w 1803 roku robotnicy badali dno szybu łomem i uderzyli w to, co uważali za skrzynię ze skarbami, ich działania przypominają stopień królewskiego sklepienia. W którym tajny skarbiec jest znajdowany przez uderzenie łomem. Podobieństw jest wiele. Na przykład miękki kamień, węgiel drzewny i glina znalezione w szybie są zgodne z kredą, węglem drzewnym i gliną, które w masońskim stopniu ucznia symbolizują cnoty, wolności, żarliwości i gorliwości. Inne artefakty są bardziej sugestywne, jak na przykład kamień z szyfrem, który zaginął około 1919 roku. Jego tekst podobno się zachował, choć w różnych formach i w różnych wersjach. Na przykład zoolog epigrafik Barry Fell uważał, że napis jest starożytnym językiem koptyjskim, a jego przesłanie wzywa ludzi do pamiętania o Bogu, aby nie zginęli. W rzeczywistości tekst, w postaci w jakiej go znamy, został poprawnie rozszyfrowany i ponownie odczytany przez kilku badaczy, w tym przeze mnie. Tekst napisany jest tzw. szyfrem prostym zastępczym i brzmi: 40 stóp poniżej zakopane są 2 miliony funtów. Większość badaczy z wyspy dębów uważa ten tekst za zmyślony, ale jak zauważa Kruker, kamień z napisem istniał, ponieważ wspomniano o nim we wszystkich wczesnych relacjach z ekspedycji spółki Onslow. Co istotne, szyfr z kluczem, znaleziony w sekretnym skarbcu, stanowi centralny aspekt masońskiego stopnia królewskiego sklepienia. Inne artefakty, które wydają się mieć znaczenie rytualne, to kamienny trójkąt i wielki krzyż chrześcijański, a także ręcznie wykonany kamień w kształcie serca. Wszystkie te symbole są masońskie. Kruger zauważa, że dużo czasu i pracy poświęcono na ułożenie krzyża, ale w jakim celu? Czy mógł to być element rytuału masońskiego? Stara metalowa węgielnica znaleziona w Smith's Cove może być po prostu niewinnym artefaktem, ale pamiętamy, że wśród przedmiotów znalezionych w tym skarbcu były trzy małe węgielnice. W rzeczy samej, węgielnica jest jednym z głównych symboli masonerii, który wraz z cyrklem stanowi uniwersalny symbol masoński. Uważam, że wyraźnie masońskie są niektóre kamienie na wyspie, na których znajdują się inskrypcje. Należy do nich jeden odkryty w Ray Cove przez Gilberta Heddena w 1936 roku. Widnieje na nim krzyż otoczony literą H, która jest podobną modyfikacją hebrajskiej litery oznaczającej Jehowę oraz główny symbol masoński znany jako punkt w okręgu, symbolizujący ludzkość w ramach Bożego stworzenia. Innym wyraźnie masońskim kamieniem jest granitowy głaz znaleziony w pobliżu szybu Cave In w 1967 roku. Przewrócony przez buldożer miał na spodniej stronie literę G w prostokącie. Masoni nazywają go podłużnym kwadratem. G oznacza wielkiego geometrę Wszechświata, Boga, centralny punkt nauk masońskich i jest najbardziej publicznym i znanym ze wszystkich symboli masońskich, zauważa Mark Finan. Kontynuuje on. Obecność tego symbolu na Wyspie Dębów i jego umiejscowienie na wschodzie który w naukach masońskich jest postrzegany jako źródło światła, jest kolejną wskazówką, że w sprawę były prawdopodobnie zaangażowane osoby posiadające gruntowną wiedzę o masonerii. Rzeczywiście, poszukiwania skarbca na wyspie dębów były prowadzone w dużej mierze przez wybitnych masonów z Nowej Szkocji. Przeczuwałem to już wiele lat temu, ale to inni, a zwłaszcza Finan, który uzyskał dostęp do zapisów masońskich, musieli przedstawić dowody. Masoneria pojawia się w Nowej Szkocji w 1738 roku i konkluduje Finan, jest prawie pewne, że organizatorzy pierwszego skoordynowanego wykopu byli związani z masonami. Ponadto stwierdza on, w kolejnych poszukiwaniach skarbów w ciągu ostatnich 200 lat często brali udział mężczyźni, którzy byli prominentnymi członkami lóż masońskich. Niektórzy z nich przeszli przez wyższe stopnie wtajemniczenia, a niektórzy piastowali nawet najwyższe możliwe stanowiska w bractwie. Należał do nich A.O. Creighton, skarbnik Stowarzyszenia Wyspy Dębów, który pomógł usunąć z wyspy kamień z szyfrem około 1865 roku, oraz Frederick Blair, którego rodzina była zaangażowana w poszukiwania już od 1863 roku. Blair, który w 1893 roku założył Oak Island Treasure Company, był prominentnym członkiem loży w Amherst w Nowej Szkocji. Poszukiwacz skarbów William Chappell był kolejnym aktywnym masonem, a jego syn Mel. Pełnił funkcję wielkiego mistrza prowincji Nowej Szkocji w latach 1944 46 Ponadto Finan odkrył. Niezależny finansowo Gilbert Hedens z Chatham, New Jersey, który prowadził poszukiwania skarbu w latach 1934 38 oraz profesor Edwin Hamilton, którego zastąpił i działał na wyspie przez następne 6 lat, również byli masonami. Hamilton w pewnym okresie sprawował urząd wielkiego mistrza Wielkiej Loży Massachusetts. W 1939 roku Hedden poinformował króla Anglii Jerzego VI o rozwoju wypadków na Wyspie Dębów, a Hamilton korespondował z prezydentem Rooseveltem, innym słynnym masonem bezpośrednio związanym z tą tajemnicą. Innymi masońskimi notablami związanymi z Wyspą Dębów byli badacz polarny Richard E. Byrd i aktor John Wayne. Co ważne, Reginald Harris, który napisał pierwszą obszerną książkę o wyspie dębów na prośbę Frederika Blera, był adwokatem Blera i Hedena. Sam był Masonem 33 stopnia, a w latach 1932-35 był wielkim mistrzem prowincji. Wśród jego obszernych dokumentów znajdowały się notatki na temat Wyspy dębów sporządzone na odwrocie dokumentów masońskich i masońskiego papieru firmowego. Z dokumentów wynika, że co najmniej jedno spotkanie biznesowe na Wyspie Dębów odbyło się w sali masońskiej w Halifaxie, gdzie Harris miał biuro jako sekretarz w wielkiej loży. Jeden z badaczy, Ron Rosenbaum, odkrył, że wśród dokumentów Harrisa znajdują się fragmenty przedstawienia masońskiego, które najwyraźniej miało towarzyszyć obrzędowi inicjacji do 32 stopnia rzemiosła masońskiego. Akcja przedstawienia rozgrywa się w 1535 roku w opactwie Glastonbury gdzie premier próbuje skonfiskować nieprzebrane skarby zakonu. Jednak jeden z przedmiotów, kielich użyty podczas Ostatniej Wieczerzy, Święty Graal, zaginął, a tajni masoni są podejrzani o ukrycie go na przechowanie. Inscenizacja urywa się wraz z zaprowadzeniem ich do Tower na tortury. Biorąc pod uwagę ten wstępny scenariusz alegorii Harisa, być może nie jest przypadkiem, że niektórzy autorzy próbują powiązać Świętego Graala z Wyspą Dębów. Spekulują oni, że legendarny Kielich znajduje się wśród zaginionych skarbów templariuszy, prekursorów masonów. W każdym razie dowody wskazują na silny związek masonerii z zagadką Wyspy Dębów. Inni zauważyli ten związek, ale niestety wierzyli również w rzeczywisty skarb ukryty w szybie lub tunelu wykonanym przez człowieka. Tylko zrozumienie obu elementów układanki i właściwe ich dopasowanie może doprowadzić do ostatecznego rozwiązania zagadki Wyspy Dębów. Podsumowując. Po pierwsze, sugerują, że studnia z pieniędzmi i tunele pirackie nie są niczym takim, a raczej są naturalnymi formacjami. Po drugie, sugerują, że znaczna część sagi o wyspie dębów, pewne doniesienia o działaniach i rzekomych odkryciach, może być najlepiej zrozumiana w świetle masońskiej alegorii tajnego skarbca. Chociaż na tym etapie trudno jest stwierdzić, czy elementy masońskie zostały dodane oportunistycznie do istniejącego poszukiwania skarbów, czy też cała sprawa była od początku tworem masońskim, uważam, że zagadka została rozwiązana. Rozwiązanie jest być może niezwykłe, ale nie bardziej niż sama saga o wyspie dębów. O rany! Ta teoria ma tak wiele wątków i wariantów, że nie wiem od czego zacząć. Pozwólcie zatem, że postaram się zebrać argumenty jakoś zbiorczo. Zaczniemy od tych, które działają na korzyść tej teorii. Są to nagromadzenie masonów. Fakt, że w poszukiwania skarbu na wyspie brało udział tak wiele osób powiązanych z lożami masońskimi, może wzbudzać podejrzenia. Podobieństwo flag. Podobieństwo flag plemienia mikmaków i sztandaru templariuszy jest bardzo intrygujące. Aż chciałoby się powiedzieć, że to nie może być przypadek. Czemu zatem tylko jeden plusik? Cóż. Pobieżne przeszukanie internetu hasłem Templar Battle Flag zwraca wiele wersji czerwonego krzyża na białym, czarnym lub czarno-białym tle. Ten jeden wzór porównywany do flagi Mikmaków pojawia się tylko w kontekście wpływu Templariuszy na Mikmaków i potencjalnych powiązań z wyspą dębów. Widziałem również informacje, że wzory flagi Templariuszy były różne i zmieniały się w czasie. To zaś sprawia, że ta informacja z rangi sensacji spada w moich oczach do ciekawostki. Na niekorzyść tej teorii świadczą: dęby. Jedną z rzeczy potwierdzających historię miał być fakt, iż na wyspie zasadzono dęby gatunku niewystępującego naturalnie w tym miejscu. Zgodnie z ustaleniami badaczy, nie jest to prawdą. Renle, Chateau i Templariusze. Wątek templariuszy już w sekcji teorii poruszaliśmy, więc tutaj nie mam nic do dodania. Natomiast z Renle to związana jest tajemnicza sprawa, o której chętnie wam parę słów powiem. Jak wspominałem w filmie, do tej miejscowości udali się Marty i Alex Lagina w serialu Klątwa Wyspy Dębów, gdzie mieli okazję spotkać osobę twierdzącą, że jest templariuszem, a sama miejscowość bywa całkiem często wspominana w kontekście Wyspy Dębów. Historia, którą wam teraz opowiem, nie dotyczy rycerza, a zwykłego księdza. François Berenger sonnier był niepokornym księdzem, który proboszczem w biednym Renle Chateau został za karę. Ośmiusetletni kościół mógł się w każdej chwili zawalić, a plebania nie nadawała się do zamieszkania i ksiądz musiał mieszkać u sąsiadki. Ciułając frank do franka i zabiegając o sponsorów, Sonier rozpoczął remont kościoła, co zapoczątkowało serię dziwnych wydarzeń. W trakcie pierwszych prac robotnicy znaleźli kielich pełen złotych monet. Później ksiądz i jego nowa, osiemnastoletnia gospodyni stali się nierozłączni, a wszystkie inwestycje z Soniera były podpisywane przez nią. Razem godzinami chodzili po okolicznych lasach i jaskiniach, jakby czegoś szukali. Proboszcz każdą wolną chwilę poświęcał na naukę Greki, hebrajskiego i studiowanie historii regionu oraz szczegółów życia dawnego właściciela tych ziem, templariusza Bertranda de Blanchefort. W pewnym momencie w kościele odkryto stare manuskrypty z podpisem XIII-wiecznej królowej Francji, Blanki kastylijskiej. Były to dwa dokumenty z biblijnymi wersetami i drzewo genealogiczne Dagoberta II. Czymkolwiek były te dokumenty, po ich przeanalizowaniu Berenger Sonier stał się praktycznie z dnia na dzień bardzo wpływowym księdzem i jednym z najbogatszych ludzi w południowej Francji. Sam Sonier był przekonany, że znalazł potwierdzenie miejscowej legendy, według której po ukrzyżowaniu Chrystusa Maria Magdalena została wypędzona z Galilei i przybyła do Francji. Nie była jednak sama, dotarła tam z dzieckiem, owocem jej związku z Jezusem. Wpływających do kościoła niebotycznych są pieniędzy, Sonier nie wydawał jednak na siebie. Wszystko inwestował w odbudowę i powiększenie swojego kościoła, a także na nową drogę w wiosce i budowę wodociągu. Na głównym ołtarzu w kościele, w miejscu zarezerwowanym dla krzyża lub Jezusa, umieścił Marię Magdalenę. Zaczął również podobno powątpiewać w zmartwychwstanie Chrystusa. W końcu nowy biskup postanowił rozprawić się z kronombrnym proboszczem. Proces, w którym Sonier nie wyjawił, kim byli anonimowi darczyńcy, którzy przekazywali mu fortuny, zakończył się zawieszeniem go w pełnionych funkcjach. On jednak nie opuścił swojej plebanii i normalnie odprawiał msze. W końcu zdecydował się na pielgrzymkę pokutną do Lourdes, dzięki czemu Watykan przywrócił go na stanowisko. Sonier natychmiast rozpoczął plany dalszej rozbudowy już i tak ogromnego kompleksu świątynnego. Plany te przerwała jego nagła śmierć. 65 latek okaz zdrowia nagle dostał wylewu lub zawału. Co ciekawe, jego gosposia pięć dni wcześniej zamówiła trumnę. To oczywiście nie cała historia, po dłuższą odsyłam do źródeł, ale nawet opowiedziana tak pobieżnie wydaje się intrygująca. Cóż to za tajemnicę poznał ksiądz Sonier? Tego nie wiemy, ale to pierwsza taka historia dotycząca tego miejsca. Oznacza to, że niezależnie czy znalazł dowód na ziemskich potomków Chrystusa, świętego Graala czy cokolwiek innego, zrobił to jako pierwszy. A że zrobił to dopiero w 1891 roku, nie może mieć to żadnego związku z Wyspą Dębów ani Templariuszami. Początki masonów. Pierwsza wielka loża masońska powstała w 1717 roku. Tymczasem wiele osób formułujących teorie oparte o masonów pozwala sobie cofać się w czasie nawet do XIII wieku. I choć można by dopuścić niedoszacowanie o kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt lat, to mówienie o XIII-wiecznych masonach to gruba przesada. Lata życia Szekspira. Ten argument dotyczy głównie historii Munsena. Shakespeare zmarł w 1616 roku. Pierwsze loże masońskie to Anglia i Szkocja pod koniec XVII wieku. Pierwsza Wielka Loża Masońska powstała w Londynie w 1717 roku. Albo Shakespeare umiał przewidzieć przyszłość i zawarł wskazówki dotyczące miejsca skarbu, którego jeszcze nie ukryto i nie wiedziano jeszcze, gdzie ukryty zostanie. Albo masoni istnieli ponad 100 lat wcześniej, niż się dziś uważa, albo Szekspir żył ponad 100 lat dłużej, albo wreszcie to nie Szekspir napisał dzieła mu przypisywane. Sami wybierzcie, co wam brzmi najbardziej prawdopodobnie. Ja uważam, że żadna z tych opcji. Stopień skomplikowania. Najlepsze wyjaśnienie jest zwykle najprostsze. Ta teoria natomiast jest tak wielowarstwowa i wielowątkowa, że nie sposób jej w pełni obalić. Jeśli skupimy się na jednym z jej aspektów i podamy kilka kontrargumentów, to jej zwolennicy delikatnie zmodyfikują wersję wydarzeń. Podważymy i tę, jest następna. Jako, że mowa tu o spisku wywracającym do góry nogami historię, jest on bardzo dobrze zamaskowany i świadczą o nim jedynie znaki zrozumiałe przez wtajemniczonych. Takie jest jej założenie. Tylko. Że w takiej sytuacji wtajemniczony może nas zasypać kolejnymi poszlakami, które wprawdzie komplikują teorię, ale wydają się zbijać nasze argumenty. Efektem jest taka teoria potworek, w której każdy może wybrać sobie, co mu pasuje i ulepić coś swojego. A że prawdziwych dowodów na to brak? To naturalnie znak, że spiskowcy się dobrze kamuflowali, wywożąc świętego grala do Ameryki. Franklin Delano Roosevelt, biorąc udział w poszukiwaniach na Wyspie Dębów, przekonany był, że szuka klejnotów koronnych Francji. Teoria ta opiera się na koncepcji Ludwika XVI i Marii Antoniny uciekających z Paryża wraz z klejnotami koronnymi, a także z prywatnymi kosztownościami w czerwcu 1791 roku. Ponieważ Ludwik i Maria Antonina zostali schwytani w Waren bez skarbów i klejnotów, podejrzewa się, że zostały one przekazane Damie Dworu, która je wywiozła przez Atlantyk do twierdzy Fort Louisburg. Stamtąd kosztowności miały trafić do studni pieniędzy, podobnie jak w jednej z poprzednich teorii. Co działa na korzyść tej teorii? Brak klejnotów. Jedynym sensownym argumentem, jaki jestem w stanie przytoczyć, jest fakt, że Maria Antoninę schwytano bez majątku. Musiała go więc gdzieś ukryć. Wyspa Dębów pasuje do bardzo długiej listy takich miejsc. Na niekorzyść tej teorii świadczy linia czasu. Uważne umiejscowienie wspomnianych wydarzeń na linii czasu pokazuje, że wyżej wspomniana teoria nie ma sensu. Ucieczka Ludwika XVI i Marii Antoniny z Paryża miała miejsce w 1791 roku. Już cztery lata później odkryto zagłębienie pod rozłożystym dębem. To jednak nie jest największy problem. Forteca Fort Louisburg została zburzona w 1760 roku, a więc na ponad 30 lat przed domniemanym dostarczeniem do niej klejnotów koronnych i skarbów. Świadkowie. Nawet gdyby nagiąć linię czasu, ogromnym problemem byłoby wykonanie konstrukcji studni pieniędzy wraz z tunelami zalewowymi tak, aby nie wzbudzić zainteresowania okolicznych mieszkańców. Tak rozległe prace musiałyby zaangażować przynajmniej kilkadziesiąt osób na kilka, kilkanaście tygodni. Taka grupa uwijająca się w porcie czoła z pewnością wzbudziłaby zainteresowanie miejscowych. Inna dość odważna teoria twierdzi, że na Wyspie Dębów słynny angielski uczony Sir Francis Bacon miał ukryć swoje rękopisy. Były tam również sztuki, które przypisuje się Szekspirowi. Bacon posiadał ziemię w pobliżu wyspy dębów. Znalezione kawałki pergaminu mogą być fragmentami jego dzieł. Ale po kolei. William Shakespeare urodził się w 1564 roku w Stratford upon Avon w angielskiej wsi. Chociaż jego wczesna edukacja pozostaje przedmiotem dyskusji, z dokumentów wynika, że nigdy nie uczęszczał do koledżu. Zamiast tego, jako młody człowiek, wstąpił do zespołu aktorskiego i zajmował się zawodowo teatrem. Dzięki swoim niezwykłym zdolnościom dramatopisarza i wyjątkowemu talentowi do urzekania publiczności, Szekspir w końcu uzyskał reputację literackiego geniusza. Jego kanon twórczości obejmuje 37 sztuk. Niektórzy krytycy uważają jednak, że niezrównana literatura Williama Szekspira jest jedynie częścią prawdziwej narracji, o wiele bardziej przebiegłej. Dla nich błyskotliwość Szekspira polegała nie na jego umiejętnościach pisarskich, a na zdolności oszukiwania. Argumentują oni, że autor dzieł Szekspira wykazuje olbrzymią wiedzę z wielu dziedzin, takich jak prawo, polityka międzynarodowa, historia, filozofia, a także ogromną znajomość realiów dworu elżbietańskiego, której nie mógł mieć pisarz pochodzący z prostej, częściowo niepiśmiennej rodziny. Szekspir został pochowany jako typowy przedstawiciel średnich stanów społeczeństwa. Na jego grobie widniał początkowo wizerunek sakiewki z ziarnem, po ponad 100 latach zastąpiony przez gęsie pióro. O Szekspirze zrobiło się głośno dopiero po śmierci. Wcześniej nie powstał żaden jego portret, nie zachował się żaden rękopis. Nikt też, poza bezpośrednio zaangażowanymi w publikację dramatów, nie odnotowuje go jako autora popularnych sztuk. Poza tym większość miłosnych sonetów adresowana jest do mężczyzny. Sam Szekspir pochodził jednak z bogobojnej i konserwatywnej rodziny i taką też sam stworzył. Powołując się na jego brak wykształcenia, podróży czy ogólnego braku doświadczenia świata, krytycy ci uważają, że Szekspir nie był autorem żadnej scenionych sztuk. Zamiast tego sugerują, że po prostu twierdził, że dzieła są jego własne, aby ukryć tożsamość prawdziwego autora. Sir Francisa Bacona. Z tej teorii wynika, że Bacon, uznany naukowiec, uczony, filozof i mąż stanu, był również odpowiedzialny za tworzenie literatury, ale aby nie zostać nazwany skromnym dramatopisarzem, potajemnie przekazał zasługi Szekspirowi. Podobno jednak w wielu sztukach umieścił wskazówki sugerujące ten układ. Jak natomiast, nawet zakładając, że to prawda, powiązać Bacona z wyspą dębów? Francis Bacon oficjalnie był młodszym synem sir Nicolasa Bacona, choć istnieją pewne przesłanki, że w rzeczywistości był sekretnym synem królowej Elżbiety I i Roberta Dudleya. Był postacią enigmatyczną, a niektórzy uważają, że był prawdziwym autorem dzieł Williama Shakespearea i Christophera Marlowa. Bacon był zafascynowany kodami i szyframi, co może go łączyć z tajemniczym kamieniem z zaszyfrowanym napisem znalezionym w studni pieniędzy. Co ciekawe, doktor Orville Ward Owen, miłośnik szyfru Bacona, odszyfrowawszy jego zapiski i podążając za znalezionymi tam informacjami, odkrył pod rzeką Y w zachodniej Wielkiej Brytanii tajemniczą podziemną komorę. Chociaż była rozczarowująco pusta, na jej ścianach można było znaleźć kolejne szyfry Bacona. W opinii doktora Owena Bacon zawsze zamierzał ukryć swoje rękopisy pod Y. Zmienianie kierunków rzeki i chowanie zmarłych w tajemniczych grobowcach należało do tradycji starożytnych wizygotów. Czy to możliwe, że Bacon, obawiając się, że jego sekret może zostać odkryty, miał wątpliwości, czy lokalizacja pod rzeką Wye jest wystarczająco bezpieczna? W 1610 roku król Jakub I przyznał Baconowi ziemię w Nowej Fundlandii. Być może wtedy uznał, że tereny Kanady będą lepszym wyborem. Sir Francis Bacon był zaznajomiony z nauką konserwowania rękopisów w rtęci. To, w połączeniu z jego fascynacją tajnymi komnatami, może wskazywać na jego udział w stworzeniu studni pieniędzy. Bacon z pewnością posiadał kontakty i pieniądze, aby zaaranżować potajemny pochówek swoich cennych rękopisów w konserwującej kąpieli rtęciowej. Jednocześnie stosując inne techniki obecne w Manipit, dokładał do niej kolejne pokłady tajemniczości. Dodatkowo Bacon powiązany był z Shagborough Hall w Anglii, gdzie znajduje się dziwna inskrypcja nawiązująca do akadyjskiego skarbu. Ten sam skarb ma być również powiązany z Renle Chateau we Francji i templariuszami. Biorąc pod uwagę, że współcześni Baconowi znali historię o zniknięciu tajemniczego akadyjskiego skarbu z Francji, a także możliwość, że Sir Francis Drake mógł poinformować Bacona o wyspie dębów, Związek ten z pewnością jest wart rozważenia. Gdyby skarb dotarł na wyspę przez podróż templariuszy do Kanady, studnia pieniędzy byłaby idealnym miejscem do ukrycia cennych przedmiotów, jak sekretne rękopisy. Tym bardziej, jeśli sam Bacon był masonem, na co może wskazywać jego zamiłowanie do szyfrów i wszystkiego co tajemnicze. Co może działać na korzyść tej teorii? Pergamin. Z jednego z odwiertów wyciągnięto fragment pergaminu zapisany literami. Oznaczać to musi, że gdzieś tam zakopana jest jego reszta. Skoro ktoś pokusił się, aby ukryć jakiś rękopis, to niewątpliwie musi on zawierać coś niezwykle cennego lub sensacyjnego. Rtęć. W jednym z odwiertów znaleziono drobiny rtęci, która mogła być użyta do konserwacji rękopisów. Co działa na niekorzyść tej teorii? Rennes le to... Podobnie jak w kwestii Templariuszy, jedyna tajemnicza historia dotycząca Renle-Chateau dotyczy księdza Soniera i miała miejsce pod koniec XIX wieku. Nijak się więc ma do żyjących kilkaset lat wcześniej Szekspira i Bacon'a. Ward nic nie znalazł. Owen był przekonany, że oryginalne manuskrypty są ukryte w żelaznych skrzyniach zakopanych pod lub w pobliżu rzeki Wye w zamku Chepstow. Po bezowocnych poszukiwaniach w jaskiniach w pobliżu zamku we wrześniu 1909 roku powrócił pod koniec następnego roku i wykopał koryto rzeki kilkaset jardów powyżej zamku w przekonaniu, że szczelina w korycie rzeki mieści skarbiec zawierający 66 skrzyń wyłożonych ołowiem. Poszukiwania wzbudziły szerokie zainteresowanie mediów, a do wykopania mułu i podbicia brzegów zatrudniono do 24 osób. Mimo że odkrył on pozostałości rzymskiego mostu w pobliżu zamku oraz wcześniej nienotowaną średniowieczną cysternę na wodę, Owenowi nie udało się znaleźć żadnych dowodów na istnienie skarbca czy skrzyń. Autorstwo dzieł Szekspira. Problemem tej teorii jest fakt, że choć istnieją głosy wątpiące w autentyczność dzieł Szekspira, to są one w mniejszości. A nawet wśród nich nie ma zgody, kto miałby być prawdziwym autorem. A wśród tych wskazujących Francisa Bacona, garstka wskazuje Wyspę Dębów jako miejsce powiązane z tą sprawą. Co tu dużo mówić? Prawdopodobieństwo działa bardzo silnie na niekorzyść tej teorii. Oczywiście, teorie, według których na Wyspie Dębów ukryty jakiś skarb, to tylko jedna strona medalu. Od dziesiątek lat publikowane są również artykuły, wywiady czy książki, w których dowodzi się, że w łagodniejszej wersji na wyspie coś jest lub było, ale nie jest to skarb lub wręcz, że jest to jedna wielka mistyfikacja, mająca na celu wyciągnięcie pieniędzy od zainteresowanych sprawą. Pierwszym takim artykułem jest chyba The Oak Island Folly, opublikowany w Liverpool Transcript 29 sierpnia 1861 roku. W nim autor powątpiewał w możliwość, że to kapitan Kidd ukrył swój skarb w tak wymyślnej skrytce. Przyjrzyjmy się zatem serii teorii zakładających, że w studni pieniędzy nie ma czego szukać. Tę gałąź teorii zaczniemy dość ostrożnie. Pierwsza zakłada, że w studni pieniędzy rzeczywiście mógł znajdować się jakiś skarb. Opiera się ona na założeniu, że pierwotna wersja historii, ta o znalezieniu na gałęzi dębu talii okrętowej, jest prawdziwa. Z jakiegoś powodu jednak wszyscy założyli, że musiała ona posłużyć do opuszczenia strzyni ze skarbem danoszybu. szybu. Tymczasem mogło być dokładnie przeciwnie. W studni pieniędzy istotnie spoczywał skarb, jednak ktoś przybył na wyspę i za pomocą narzędzi i wspomnianej talii wydostał go z szybu. Następnie zakopał dziurę, a niepotrzebne już bloczki pozostawił na drzewie. Przybyli jakiś czas później na wyspę mężczyźni, odkryli to miejsce i rozpoczęli trwające ponad dwa stulecia poszukiwania skarbu, którego już tam nie było. W tej sytuacji fakt zalewania szybów przestaje mieć znaczenie. Była to woda oceaniczna przesączająca się przez skały. Czemu nie przeszkadzała w wydobyciu skarbu? Bo został on zakopany dużo płycej. Po prostu poszukiwacze szukając skarbu, którego już nie było, dokopali się znacznie głębiej, aż do wody. Co przemawia za taką wersją wydarzeń? Ramy czasowe. Jeżeli założyć, że skarb został wydobyty na niedługi czas przed odkryciem miejsca przez Magnisa, wszystko wydaje się pasować. Ludzie wyciągnąwszy kosztowności zakopali dziurę, a osiadająca ziemia powoli uformowała okrągłe zagłębienie w kształcie misy. Zestaw linii bloczków pozostał na drzewie, bo mający skarb w rękach nie chcieli już kłopotać się jego zdejmowaniem, lub też nie był im potrzebny. Do tego argumentu pasuje również kwestia wieku drzewa. Jeżeli skarb wykopano stosunkowo niedługo przed odkryciem Maginisa, to dąb mógł być już sporym drzewem. Co działa na niekorzyść tej teorii? Ludzie na wyspie. W momencie odkrycia studni pieniędzy, wyspa dębów była zamieszkała już od około 30 lat. Mało prawdopodobne, aby oczom mieszkańców, choćby i nielicznych, umknęła zorganizowana akcja wydobycia skarbu. Dębowe platformy. Dębowe platformy są w tej teorii sporym problemem. Mamy dwie opcje: albo skarb był ukryty dość płytko i został wydobyty bez naruszania platform z Bali, ale skąd one się wtedy wzięły, jeśli nie miały chronić skarbu? Albo miały chronić skarb i spełniły swoje zadanie, a po jego wydobyciu umieszczono je na miejscu, ale po co, skoro nie było już czego chronić? Tak czy inaczej, nie pasują one do tego rozwiązania. Kolejna teoria zakłada, że pod wyspą dębów znajduje się nie jeden, a wiele skarbów. Wyspa miała być bowiem poprzecinana korytarzami kopalni, w których przed laty wydobywano złoto. Wydobywane przez poszukiwaczy drewno miało być belkami podtrzymującymi stropy, znaleziony metal mógł pochodzić z gwoździ, narzędzi czy innego sprzętu, znalezione tunele i jamy miały być wciąż niezawalonymi chodnikami, a złote ślady znalezione podczas wierce, no cóż, złotem. Co przemawia za taką wersją? Znaleziska podczas wiercenia. Podczas wierceń na wyspie wielokrotnie znajdowano puste przestrzenie, drewno, fragmenty metalu, zaprawę czy cement. To pasuje do wersji, w której wiercenia trafiają w częściowo zawalone chodniki kopalni. Drewno może pochodzić z belek podtrzymujących strop lub podkładów kolejowych, metal z narzędzi, gwoździ czy kopalnianych torów, a puste przestrzenie to wciąż niezawalone fragmenty korytarzy. Na niekorzyść tej teorii działają dębowe platformy. Zgodnie z pierwotnymi relacjami, w studni pieniędzy znajdowały się dębowe platformy rozmieszczone regularnie co 3 metry. To nie pasuje do obrazu kopalni. Brak informacji o kopalniach. Mimo moich długich poszukiwań, jedyne informacje na temat rozległych kopalni na wyspie podano w odcinku Klątwy Wyspy Dębów przy okazji rozważania tej teorii. To zdecydowanie za mało, jak na rozbudowaną sieć kopalni na wyspie. George Bates, geodeta w Nowej Szkocji, zasugerował, że piraci rzeczywiście zbudowali struktury na Oak Island, ale nie w celu ukrycia skarbu. Pomysł Batesa polegał na tym, że w latach 1650-1750 u wybrzeży Nowej Szkocji było wystarczająco dużo pirackiej aktywności, aby uzasadnić zebranie się kilku grup piratów i zbudowanie suchego doku, w którym mogliby utrzymywać swoje statki. W tym celu podpłynęli oni swoimi statkami do Smiths Cove i zbudowali Koferdam, aby odgrodzić maleńką zatokę od oceanu. Tunel zalewowy nie miał doprowadzać wody do tajemniczego szybu, a został użyty do osuszenia zatoki i pozostawienia statku w stanie suchym. Woda wlewała się tunelem do dużej, naturalnej jaskini pod wyspą. Wiatrak, znajdujący się na szczycie studni, wyciągał wodę, dzięki czemu zatoka mogła zostać ponownie osuszona dla kolejnego statku. Co może przemawiać za taką wersją? Pozostałości Koferdamu W zatoce Smyfskou znaleziono coś, co uznano za pozostałości kofferdamu pochodzące z czasów sprzed odkrycia studni pieniędzy. Ten mógł zostać stworzony w celu umożliwienia prac na dnie zatoki. Mogły mieć one związek z budową tuneli do zalewania szybu. Równie dobrze jednak mogły one służyć osuszaniu zatoki. Oba wytłumaczenia wydają się równie prawdopodobne lub nieprawdopodobne, zależy jak na to patrzeć. Ani na korzyść, ani niekorzyść, według mnie działają. Odkrycia na wyspie. Prowadząc wykopaliska na wyspie, odkryto wiele mniejszych lub większych artefaktów, również na dużych głębokościach. Ich natura jednak niespecjalnie odpowiadała systemowi zalewającemu jaskinie i pompom wyciągającym z niej wodę. Przynajmniej nie spotkałem się z licznymi takimi głosami. Na niekorzyść teorii świadczy zaś lokalizacja. Ogromną słabością teorii Batesa jest fakt, że po drugiej stronie nowej Szkocji, zaledwie 100 mil od wyspy dębów, znajduje się zatoka Fundy. Pływy w zatoce sprawiają, że woda wznosi się i opada o 9 metrów każdego dnia, co w zasadzie czyni ją ogromnym naturalnym, suchym dokiem. Dlaczego piraci mieliby dublować coś, co natura zapewniła sama tak niedaleko? Z pewnością, biorąc pod uwagę długą historię wyspy dębów, nie jest wykluczone, że Brytyjczycy założyli tam smolarnie do produkcji tej substancji. Taką teorię wysunęła Joyce Steele w swojej książce The Oak Island Mystery Solved. Zgodnie z nią, na wyspie nie ma żadnego skarbu, a tajemniczy szyb jest niczym więcej jak piecem do produkcji dziegciu, czyli smoły drzewnej. Miał powstać na początku XVIII wieku i dostarczał materiału do naprawy statków. Według Steel na początku XVIII wieku Brytyjczycy otrzymali od Szwecji zapasy marynarki wojennej, wśród których najwyraźniej znajdowała się smoła. Dostawy te jednak zostały w pewnym momencie odcięte i wobec tego Brytyjczycy zwrócili się do swoich kolonii w nowym świecie o zastąpienie tego źródła. Nakłonili kolonistów w Karolinach do stworzenia pieców do wypalania smoły ze względu na gęste lasy sosnowe. Jednak Steele twierdzi, że oprócz tego zbudowano je na całym wschodnim wybrzeżu Ameryki Północnej. Czy jednak wybudowano by smolarnie na wyspie dębów? Cóż, dęby nie są dobrym materiałem do produkcji dziegciu, ale w Nowej Szkocji występują również sosny. Znaleziska na wyspie świadczą natomiast o możliwym istnieniu tam jakiegoś rodzaju brytyjskiego obozu. Czy zatem Brytyjczycy transportowaliby sosny na wyspę Dębów, aby tam w piecu wytwarzać potrzebną im smołę? Zastanówmy się, co może przemawiać na plus tej teorii. Węgiel drzewny. Istnienie na wyspie pieca do produkcji smoły tłumaczy znalezienie na wyspie węgla drzewnego. Widziałem głosy, że kształt znalezionego węgla drzewnego potwierdza używanie na wyspie pieców do wyrabiania smoły z sosny. Niektóre źródła wspominały również o znalezionym popiele z drewna, który mógł być efektem ubocznym działania pieca. Znaleziska Osoby argumentujące na korzyść tej teorii sugerują, że znalezione przez Dana Blankenshipa drewno było w dużej części mocno nasączone sosnowym dziegciem. Jeśli jest to prawda, bo szczerze powiedziawszy, nie natrafiłem na taką informację, to może to potwierdzać tą teorię. Ani na plus, ani na minus działają prace ziemne. Wprawdzie do wybudowania smolarni niezbędne są pewne prace ziemne, ale nie obejmują one wykopania 30-metrowego szybu poprzedzielanego dymbowymi platformami. To świadczyłoby na minus. Jeżeli jednak uznamy pierwsze doniesienia z wyspy za niewiarygodne, to zostajemy bez niczego, mogącego świadczyć za istnieniem pieca. Na niekorzyść tej teorii świadczy skala prac. Nawet jeśli nie uwzględniać znalezisk z przedpisemnych relacji, to z potwierdzonych doniesień wyłania się obraz prac daleko szerszych od budowy pieca do produkcji smoły. Lokalizacja. Nawet jeśli na wyspie dębów istniał jakiegoś rodzaju obóz, to trudno podejrzewać, aby transportowano do niego drewno do produkcji smoły, w sytuacji, gdy o wiele łatwiej było zbudować odpowiedni piec w miejscu, gdzie surowca było pod dostatkiem. Sceptycy twierdzą, że na wyspie dębów skarbu nie ma i nigdy nie było, wskazując na fakt, że historia odkrycia i pierwsze pół wieku poszukiwań znane jest w zasadzie tylko z ustnych opowieści. Uważają na przykład, że pojawiające się w opowieściach linej bloczki zwisające z dębu pojawiły się już po rozpoczęciu poszukiwań skarbu i miały uwiarygadniać legendę o zakopanym skarbie. Taki osprzęt był oczywiście potrzebny, aby opuścić ciężkie przedmioty jak skrzynia pełna kosztowności w dół szybu. Pojawił się zatem w pewnym momencie powtarzanej ustnie historii i z biegiem czasu urósł do powszechnie uznawanego faktu, do tego stopnia, że gdzie gdzieniegdzie pojawiają się całkiem precyzyjne jego opisy. W miarę rozwoju kolejnych opisów, szczegóły dotyczące platform z pni wydają się stawać wybiórcze jakby uprzywilejowując informacje, które sugerują, że szyb był dziełem rąk ludzkich, pomijając inne. Dodatkowo, opisy warstw, które odkryto w studni pieniędzy, różnią się delikatnie między sobą, tak jakby każdy ze świadków, bazując na jednej wersji, chciał dodać coś od siebie. Coś, co zwiększałoby prawdopodobieństwo, że na dnie szybu coś ukryto, lub coś, co zwiększałoby sensacyjność odkrycia. Na przykład warstwa dębowych bali znaleziona pod ziemią może być ciekawostką samą sobie, ale jeśli dodamy do tego, że przestrzenie pomiędzy nimi uszczelniono kitem i włóknem kokosowym, to już ewidentnie wskazuje na celowe działanie człowieka. W 1911 roku Henry Bowden, inżynier, który przeprowadzał na wyspie dębów wiercenia, doszedł do wniosku, że skarb jest fikcją. Podawał w wątpliwość autentyczność takich znalezisk jak kamień z wyrytym szyfrem czy kawałek złotego łańcucha, uznając resztę za zjawiska naturalne. Skoro zatem nie zbudowanym przez człowieka szybem, a tworem natury, to czym miałaby być studnia pieniędzy? Inni sceptycy sugerują, że legendarny manypet to nic innego jak zapadlisko spowodowane osiadaniem ziemi nad pustką w leżącej pod nią skalę. Biorąc pod uwagę, że warstwy pod wyspą dębów składają się w zasadzie z wapienia i anhydrytu, często kojarzonych z powstawaniem jaskiń krasowych i wysadów, powierzchnia może charakteryzować się zapadliskami. Jest to tym bardziej możliwe, że takie zjawisko na wyspie już wystąpiło. W 1878 roku Sofia Sellers orała ziemię, gdy nagle grunt zapadł się pod jej wołami. Obszar ten został nazwany Kevin Pit i znajdował się 91,5 metra na wschód od studni pieniędzy, bezpośrednio nad domniemanym tunelem zalewowym. Geolog i Rudolf Ferribolt znalazł liczne zapadliska na lądzie naprzeciwko Oak Island, a w raporcie geologicznym z 1911 roku stwierdził, że istnieją mocne dowody wskazujące, że rzekome sztuczne struktury na wyspie były naprawdę tylko naturalnymi zapadliskami i jaskiniami. To nie jedyna poszlaka. W 1949 roku na brzegu Zatoki Mehon 8 km na południe od wyspy dębów, podczas kopania studni odkryto naturalną jaskinię. Podobnie jak w przypadku studni pieniędzy pojawiły się doniesienia o kamiennej platformie i warstwach kód, co zwróciło wzrok wszystkich na to miejsce. Po przeanalizowaniu znaleziska i wzięciu pod uwagę uwarunkowań geograficznych i geologicznych miejsca zdementowano doniesienia o ludzkim pochodzeniu dołu. W 1969 roku odwierty na Wyspie Dębów wykazały istnienie pustych przestrzeni pod Ziemią w okolicy Studni Pieniędzy. Blankenship i Tobias uznali je wówczas za dzieło rąk ludzkich, ale już Frederick Nolan był sceptyczny. W 1975 roku podczas budowy kanalizacji około 900 metrów na północ od wyspy Dębów ciężkie maszyny przebiły się przez warstwę skał do 16-metrowej jaskini. Również odwierty na wyspie docierały do położonych w skale macierzystej jaskini. W 1997 roku Mark Finan w swojej książce pisał o wyjątkowej naturze geologicznej wyspy dębów i stwierdzał, że w podłożu skalnym wyspy znajdują się naturalnie uformowane podziemne jaskinie. To mogłoby wyjaśniać znalezione puste przestrzenie i rzekome pułapki zalewające szyb. Możliwe zatem, że studnia pieniędzy to w rzeczywistości jaskinia, której sklepienie zapadło się, pociągając za sobą rosnące na powierzchni drzewa oraz ziemię, która pozostała w tym miejscu luźniejsza. Lata oddziaływania wiatru i deszczu sprawiły, że w końcu w miejscu zapadliska pozostało jedynie okrągłe zagłębienie pod starym dębem, wypełnione nieco luźniejszą ziemią. Gdy Daniel McGinnis odkrył to miejsce, zobaczył to, co chciał zobaczyć powiązał zagłębienie i luźniejszą glebę z legendą o pirackim skarbie, a cała reszta to mistyfikacja. Ludzie poszukujący skarbu bardzo chcieli, aby faktycznie tam był, to też uważnie oglądali każdy kamień. Analizując każdą drobnostkę, siłą rzeczy musieli czasem natrafiać na rzeczy odbiegające od normy. A gdy w grę zaczęły wchodzić wielkie pieniądze od inwestorów, co niektórzy, mamieni wizją legendarnego skarbu, z pewnością byli gotowi do fabrykowania znalezisk, byle tylko utrzymać strumień pieniędzy na poszukiwania. Co działa na korzyść tej teorii? Jaskinie. Pod wyspą dębów znajdują się naturalne jaskinie. Jeżeli któraś zawaliłaby się, nad nią mogłoby powstać zapadlisko. Talia Okrętowa. Całkiem możliwe, że pierwotnym odkrywcą nie był McGinnis, a ktoś przed nim. Ponieważ jednak nic nie znalazł, nie powiedział o tym nikomu, a swój osprzęt porzucił. Dopiero po nim poważne wykopaliska miał zacząć McGinnis. Na niekorzyść tej teorii świadczą znaleziska. W studni pieniędzy znaleziono drewniane platformy, a także pokłady węgla drzewnego i włókien kokosowych. Jeżeli nie wszystkie relacje o znaleziskach są zakłamane, oznacza to, że przynajmniej część konstrukcji jest dziełem człowieka. Morska woda. Oczywistym jest, że kopiąc w dół, w pewnym momencie dokopiemy się do poziomu, w którym nasz wykop zacznie wypełniać woda. W przypadku studni pieniędzy była to jednak zawsze woda słona, podczas gdy wszystkie okoliczne studnie zawierały wodę słodką. Trudno wytłumaczyć to inaczej niż faktem, że w miejsce szybu została w jakiś sposób doprowadzona woda z zatoki. Włókno kokosowe. Nawet jeśli uznamy wszelkie doniesienia z przedpisemnych relacji za niewiarygodne, to pewne jest, że na wyspie znaleziono dość spore ilości kilkusetletniego włókna kokosowego. Było tego tyle, że należało zadać pytanie skąd się ono wzięło. Naturalnie nie występuje na wyspie dębów. A skoro zostało sprowadzone na wyspę przez człowieka, to w jakim celu? Ta teoria zakłada naturalne pochodzenie studni pieniędzy. Skąd zatem włókno kokosowe? Ostatnia teoria, jaką dziś przedstawię, zakłada, że studnia pieniędzy jest jednym wielkim oszustwem. Jej zwolennicy argumentują, że nie ma absolutnie żadnych dowodów na temat odkrycia money Pit oraz poszukiwań, aż do skromnej informacji o przyznaniu licencji na poszukiwania firmie Truro Company w 1849 roku. Podejrzewają oni, że firma albo szukała złota, albo skuszona jakąś opowieścią, postanowiła przeprowadzić poszukiwania. Nie znalazła zupełnie nic. Aby jednak uzasadnić pracę przed opinią publiczną i wydatki przed inwestorami, spreparowali całą historię o odkryciu studni pieniędzy w 1795 roku, w pierwszych poszukiwaniach dębowych platformach, poszukiwaniach Onslow Company i kamieniu z zaszyfrowanym napisem. Co na to prawdziwi odkrywcy? Cóż, Daniel McGuinness w połowie XIX wieku już nie żył, John Smith podobnie nie pozostawili żadnych dokumentów, żadnych pamiętników, notesów, szkiców, rysunków, jednym słowem niczego, co potwierdzałoby, że dokonali jakiegokolwiek odkrycia. Jedyną osobą, którą można by łączyć z odkryciem, był Antony Wogan, zaangażowany również rzekomo we wcześniejsze poszukiwania. Możliwe też, że historia oszustwa sięga dalej, w lata, z których nie mamy żadnych pewnych informacji. Być może historia o znalezieniu miejsca zakopania pirackiego skarbu miała być niewinnym żartem trójki znajomych, który rozrósł się do nieplanowanych rozmiarów? A może to Onslow Company, licząc na jakieś pieniądze od postronnych osób, postanowiła spreparować historię o niedawnym odkryciu i wykopaliskach, prowadzących do znalezienia płyty z zaszyfrowanym napisem? Inna wersja zakłada, że głównymi architektami mistyfikacji byli J.B. McCulley, Charles Archibald i John Pitblado. Argumentem za tą teorią mają być sprzeczności pomiędzy ich oświadczeniami z prospektu inwestycyjnego Oak Island Treasure Company. Na przykład J.B. McCulley mówiąc o pracach po 1850 roku stwierdza, że szybko wyczerpały się fundusze i nic nie robiono aż do 1863 roku. Tymczasem w artykule Oak Island Folly z 1861 roku autor mówi o pracach trwających co lato od 10 lub 12 lat. Czyżby McCulley chciał umniejszyć skalę wcześniejszych poszukiwań, jednocześnie podkoloryzowując znaleziska? Dla nowych inwestorów, którzy mieli wyłożyć pieniądze na dalsze prace, o wiele lepiej wyglądał fakt, że wykopaliska były skromne, a mimo to znaleziono wiele ciekawych przedmiotów, niż wersja, że niewiele znaleziono pomimo szeroko zakrojonych poszukiwań. Co było dalej? Cóż, część poszukiwaczy z pewnością uwierzyła w istnienie skarbu i poświęciła swoje majątki, by go znaleźć. Inni dość szybko orientowali się, że skarb nie istnieje, ale chcąc wyjść z twarzą, nagłaśniali każde swoje odkrycie, jednocześnie umniejszając porażki. A niektórzy dochodzili do wniosku, że skarb nie istnieje, a dokonane odkrycia można wytłumaczyć działalnością poprzednich poszukiwaczy oraz przyczynami naturalnymi. Dziś wyspa dębów jest atrakcją turystyczną, z której żyje wiele osób. Dodatkowo, kręcony na niej serial również przynosi realne zyski. I choć opowiada o poszukiwaniach na wyspie, tak naprawdę mało komu zależy jeszcze na znalezieniu legendarnego skarbu. Ich skarbem jest legenda i robią wszystko, aby żyła jak najdłużej, aby i oni nie musieli się martwić o jutro. Co świadczy na korzyść tej teorii? Brak artykułów. Biorąc pod uwagę, że prasa nie wzbraniała się przed publikowaniem doniesień z wyspy dębów, czy możemy założyć, że tak sensacyjne odkrycie, jak znalezienie kamiennej płyty z zaszyfrowanym napisem, nie zasłużyło sobie nawet na wzmiankę? Oczywiście nie. Podobnie drewniane platformy i pokłady węgla drzewnego. Można zrozumieć, że dopóki poszukiwania prowadziły trzy osoby na własną rękę, chciały one zachować pracę w tajemnicy. Pierwsze zorganizowane poszukiwania prowadziła jednak już firma Onslow od 1802 roku, której rozgłos mógł przynieść sławę i chętnych inwestorów. Skoro więc żaden artykuł na temat platform, znalezisk czy tajemniczej płyty z napisem się nie ukazał, należy sądzić, że odkrycie takie po prostu nie miało miejsca. Oak Island Folly Wydany w 1861 roku, artykuł mówi o trwających nie od dziesięcioleci, a od 10 lub 12 lat pracach poszukiwawczych na wyspie. To mniej więcej pasuje do daty zawiązania Truro Company. Geologia wyspy. Już od lat 60. XIX wieku w artykułach pojawiały się kwestie umyślnego zalewania studni pieniędzy, które potem ewoluowały w tunele zalewowe prowadzące z zatok do szybu. Argumentem poszukiwaczy bardzo szybko stał się fakt, że budowa geologiczna wyspy uniemożliwiałaby przedostawanie się morskiej wody do studni pieniędzy. To połowiczna prawda. Górne metry szybu rzeczywiście prowadziły przez nieprzepuszczającą wody glinę. Poniżej niej jednak znajdują się porowate skały, a skała macierzysta jest pełna szczelin i jaskiń. To idealnie łączy się z faktem, że każdy szyb po dotarciu na dużą głębokość był zalewany. Żadne tunele zalewowe nigdy nie istniały. Skarb tuż tuż. Co ciekawe, za każdym razem, gdy poszukiwacze twierdzili, że są tuż tuż od odkrycia skarbu, nagle coś szło nie tak jak powinno. Już Onslow Company było o krok od sukcesu. Próbkując dno szybu, znaleźli, jak sądzili, skrzynię ze skarbem tylko po to, aby dzień później odkryć zalany szyb. Udało się go prawie osuszyć, gdy wysiadła pompa. Wykopali więc drugi szyb i próbowali dostać się do pierwotnego. I znów prawie im się udało, zaczęła wdzierać się woda. A to tylko informacje o firmie, co do której nie mamy do końca pewności, czy faktycznie prowadziła poszukiwania. Już w 1861 roku Liverpool Transcript w artykule Oak Island Folly pisał. Oczekiwania wzrosły, akcje sprzedano po ogromnej cenie, setki ludzi zbiegły się ze wszystkich stron, a gdy każdy wytężył wzrok, by jako pierwszy ujrzeć złoto, środkowy szyb zapadł się. I na twarzy każdego z obecnych pojawiło się rozczarowanie. Później nie było lepiej. Za każdym razem, gdy poszukiwacze ogłaszali jakiś sukces lub twierdzili otwarcie, że są blisko rozwiązania zagadki, woda zalewała szy, posuwała się ziemia, uszkadzały się wzmocnienia, walił sufit korytarzy, psuły maszyny, ktoś sabotował sprzęt, ciągłe deszcze rozmywały ziemię, zupełnie jakby wszystkie siły nieba i ziemi sprzysięgły się przeciw poszukiwaczom. To oczywiście możliwe, ale równie możliwe jest, że jakoś trzeba było zamaskować kolejne fiasko poszukiwań. Odizolowana społeczność. Okolice wyspy Dębów były wówczas dość odizolowaną wiejską społecznością. Większość mieszkańców była biedna i niewykształcona. Byli przez to podatni na wiarę w niestworzone historie i manipulacje szarlatanów. Fakt, że poszukiwania tuneli zalewowych zlecano różdżkarzom, wydaje się to potwierdzać. Z pewnością firma, która by ogłosiła, że przybyła na wyspę poszukiwać skarbu, o którym każdy z mieszkańców gdzieś kiedyś słyszał legendy, trafiłaby na podatny grunt. Natomiast przeciw tej teorii może świadczyć fakt, że należałoby założyć, że pracami na wyspie kierowali sami oszuści? Choć teoria brzmi prawdopodobnie wymaga założenia naiwności lub celowego złego działania wielu ludzi zaangażowanych w sprawę. Gdyby faktycznie całość była jedynie marketingowym kłamstwem mającym na celu wyciągnięcie pieniędzy od naiwnych, nie sposób podejrzewać, że przez ponad 150 lat nie trafiłoby się wiele osób zaangażowanych w sprawę, które ujawniłyby to oszustwo. Trudno podejrzewać, aby prób poszukiwań na wyspie podejmowały się tylko osoby chcące zarobić na łatwowiernych i osoby, które uwierzyły w istnienie skarbu i nie potrafiły przyznać się do błędu. Tymczasem osób mówiących o studni pieniędzy jako oszustwie jest stosunkowo niewiele. A będących dodatkowo zaangażowanych w poszukiwania, to już garstka. Po przeanalizowaniu wszystkich dostępnych informacji oraz możliwych wyjaśnień, zarówno tych bardziej prawdopodobnych, jak i tych mniej, przyszedł czas, abym ja wyraził swoje zdanie na temat studni pieniędzy. O wyspie Dębów dowiedziałem się w 2002 roku. Do gazety Super Express dołączany był wówczas kilkustronicowy dodatek zatytułowany „Tajemnice świata”, pełen przeróżnych informacji i ciekawostek. Wiedząc, że jako ciekawy świata trzynastolatek uwielbiam czytać takie artykuły, mój świętej pamięci dziadek zbierał mi te broszurki, których z czasem uzbierało się, myślę, dobrych kilkaset numerów. W jednym z nich z 27-28 kwietnia zamieszczony był artykuł o Wyspie Dębów, właśnie. Historia była opisana bardzo pobieżnie, a teraz wiem, że nie była też pozbawiona błędów. Wystarczyło to jednak, aby zapadła mi dobrze w pamięć na tyle, że po 20 latach pamiętałem ją na tyle dobrze, aby rozważyć zrobienie o niej odcinka. I trzeba przyznać, że jest to historia niesamowita, tajemnicza i pobudzająca wyobraźnię. Fakt, że ktoś zbudował ponad 30-metrowy szyb, poprzedzielany platformami, a także cały system tuneli doprowadzających morską wodę z dwóch zatok, wydaje się przeczyć zdrowemu rozsądkowi. Jak, dysponując dość prymitywną technologią, zbudowano tak rozległą konstrukcję, która oparła się 200 latom wykopalisk, wspomaganych coraz nowocześniejszymi maszynami? Jedyną pozostałością po potężnej budowie na wyspie miał być niewielki lej pod rozłożystym dębem. To oznaczałoby, że musiało minąć wiele lat, przez które natura zamaskowała ślady po budowniczych szybu i tuneli. Cofamy się więc w czasie jeszcze bardziej, co niesie konieczność zakładania jeszcze prymitywniejszej technologii, w pewnym momencie dochodząc do etapu, że dochodzimy do wniosku, że twórcami tak rozbudowanej konstrukcji musieli być chyba kosmici. Zejdźmy jednak na Ziemię. Zakładając, że to nie przybysze z innej planety są budowniczymi studni pieniędzy, to kto? Zacznijmy od tego, że z Marszu odrzucam wszystkie teorie ocierające się o spiskowe teorie dziejów. Zatem żadne rękopisy dzieł Szekspira ukryte przez Francisa Bacona, żadne klejnoty Marii Antoniny, żadni templariusze, masoni, starożytni żeglarze z Egiptu, Maroka czy Kartaginy. Nie wierzę również w możliwość, że za Many odpowiadają mikmakowie, aztekowie, Majowie czy Inkowie. Za mało prawdopodobną teorię uważam też tę zakładającą, że pod bagnem spoczywają resztki statku, a w studni pieniędzy jego ładunek. Oraz tę, jakoby na Wyspie Dębów dotarli ludzie z hiszpańskiego galeonu Nuestra Senora de la Limpia i Pura Concepcion. Biorąc pod uwagę kolonizację Nowej Szkocji uznałem, że rozważyć należy dwie możliwości. Jeżeli akcja zakopywania skarbu miałaby mieć miejsce w czasach, gdy okolica była już powoli zaludniana, to konstruktorami musieli być właściciele tych ziem. Przy czym nie chodzi mi o to, że ktoś ukrył skarb na swojej działce, a raczej o to, że Anglicy nie chowaliby swoich kosztowności na terenie należącym do Francuzów i odwrotnie. Takie podejście odsiało kolejne możliwości, w tym ukrycie skarbu przez Williama Phipsa. Które choć miało wiele argumentów świadczących za nim, to bardzo mało prawdopodobnym się wydaje, że FIPS otrzymawszy polecenie ukrycia skarbu i mając do dyspozycji całe amerykańskie wybrzeże, wybrał akurat teren należący do wroga. Zostajemy więc z pirackimi skarbami lub kosztownościami ukrytymi przez Anglików podczas amerykańskiej wojny o niepodległość. Natomiast z kwestii dużo wcześniejszych bardzo przemawia do mnie historia pogrzebu Wikinga. Ona niestety nijak nie wpasowuje się czasowo. Choć znalezione w szybie drewno niejednokrotnie datowano na lata grubo przed 1795 rokiem, to z datowaniem cofającym na prawie 800 lat wcześniej się nie spotkałem. Jeśli o pirackie skarby chodzi, to ani Kid, ani Czarnobrody nie jest bardzo wiarygodnym kandydatem. Zresztą, tak jak mówiłem, piraci swoje skarby raczej wydawali na bieżąco. Odsiewając więc po kolei najmniej wiarygodne teorie, zostałem z opcją, że Anglicy ukryli amerykańskie kosztowności. Ta teoria ma wiele zalet. Pokrywa się mniej więcej czasowo, konstruktorzy mieli motyw, prawdopodobnie też środki do działania. Sęk w tym, że w powoli zaludnianej wówczas Nowej Szkocji wzrastało niebezpieczeństwo, że ktoś pracę nad szybem zauważy. Chociaż. być może świadkowie byli. I stąd wzięły się historie o ludziach, którzy wyruszyli na wyspę zbadać tajemnicze światła i nigdy nie wrócili. Problem w tym, że rozpatrując te teorie, opieramy się na bardzo wątpliwych źródłach. Jeżeli chcemy opierać się tylko na pewnych informacjach, musimy je odrzucić. Zróbmy to i zastanówmy się, co tak naprawdę wiadomo. Gdy odrzucimy wszystkie plotki, opowieści i legendy jako niepewne źródła, Nasza historia zacznie się dopiero w latach 40. XIX wieku, wraz z informacją, że jakieś prace na wyspie prowadziła firma Truro Company. Od tamtej pory dysponujemy gorszymi lub lepszymi, ale w miarę pewnymi relacjami z tego, co na wyspie się działo i co udało się znaleźć. I choć znaleziono bardzo wiele przedmiotów, to nie były to odkrycia sensacyjne. Narzędzia, czy pozostałości koferdamu można przypisać poprzednim poszukiwaczom, a znalezienie kilku przedmiotów codziennego użytku, jak nożyczki, linijka czy gwóźdź, jest może i ciekawe, ale trudno nazwać to przełomem. Najważniejsze odkrycia w tej historii są niewiarygodne. Pierwsze wykopaliska, odkrywanie co 3 metry platform z drewna, pokładów włókna kokosowego czy węgla drzewnego nie były w żaden sposób dokumentowane. Tajemnicza płyta z wyrytym zaszyfrowanym napisem zaginęła. To co mamy pewnego, to sterta drobnych przedmiotów, pozostałości konstrukcji o niepewnej przeszłości i rozkopana docna wyspa. A także legenda, atrakcja turystyczna, serial oraz grupa ludzi, którzy bardzo chętnie zarobiliby na wyspie pieniądze. I z tej perspektywy uważam, że na wyspie Dębów nigdy nic nie było a historia zaczęła się najprawdopodobniej wraz z działaniami de Truro Company. Trudno mi powiedzieć, czego szukali, ale biorąc pod uwagę, że kilkanaście lat później wybuchła w Nowej Szkocji gorączka złota, może to jest właściwy kierunek. Na potrzeby skuszenia inwestorów i przyciągnięcia ludzi, spreparowali historię odkrycia i poprzednich poszukiwań. Dwa z trzech odkrywców wówczas już nie żyli, a ostatni był zaangażowany w działania Truro Company, więc jest dla nas niewiarygodne. Po Truro Company przyszli kolejni wierzący w historię odkrycia tajemniczego szybu chronionego dębowymi platformami i kopali coraz głębiej. Znajdując pozostałości po poprzednich poszukiwaniach i naturalnie występujące w tym miejscu jaskinie, wierzyli, że zbliżają się do rozwiązania tajemnicy. Nie wątpię, że działający przez lata na wyspie poszukiwacze bardzo chcieli odkryć legendarny skarb. Niestety, gdy ludzie bardzo w coś wierzą, mają tendencję do wyolbrzymiania przesłanek potwierdzających ich tezę, a ignorowania i umniejszania tych, które im przeczą. Dlatego każde najmniejsze znalezisko często było przedstawiane jako kolejny krok milowy na drodze do rozwiązania zagadki. Zagadki, której mogło nigdy nie być. Tym bardziej, że tak naprawdę nie wiadomo, co na wyspie Dębów mogłoby się znajdować. Pierwotne wersje zakładały, że na wyspie ukrył swój skarb kapitan Kid. Gdy wyszło na jaw, że jego podróże nie obejmowały tego rejonu, a ponadto nie dysponował skarbem wartym tak skomplikowanego ukrycia, narracja się zmieniła na po prostu piracki skarb. Późniejsi badacze wprowadzili do historii templariuszy, masonów, Francisa Bacona i inne znane nazwiska, często nie podając żadnych sensownych argumentów na poparcie swoich rewelacji. Koniec końców, dziś pomysłów na to, co jest ukryte, jest kilkanaście i przeciw wszystkim są solidne argumenty. W moim sceptycznym podejściu dość paradoksalnie utwierdził mnie serial Klątwa Wyspy Dębów. Jak? Cóż, dokumentuje on działania poszukiwaczy legendarnego skarbu ze studni pieniędzy, którzy ogromną większość czasu spędzają sprawdzając wszystkie miejsca na wyspie, tylko nie studnie pieniędzy. Wszelakie teorie kierują ich w różne miejsca wyspy, głównie na bagno, gdzie marnują czas i pieniądze. Jak to wytłumaczyć? Oczywiście serial musi się sprzedać musi być show i to show musi trwać. Mamy więc na dzień pisania tego tekstu 9 sezonów liczących w sumie 163 odcinki. Rozważmy zatem dwie opcje. Albo twórcy wiedzą, że w studni pieniędzy jest skarb i z jego odkryciem przed kamerami czekają na moment, gdy oglądalność zacznie spadać, aby ją podbić sensacją i zarobić więcej, albo twórcy wiedzą, że w studni pieniędzy nic nie ma i rozkopanie i stwierdzenie tego zabiłoby serię. Która wersja jest bardziej prawdopodobna? Serial zaczął z widownią około 2,5 miliona Amerykanów. Sezony od 4 do 7 przebijały niektórymi odcinkami 3,5 miliona widzów. Sezon 8 i 9 to systematyczny spadek oglądalności. Uważam, że gdyby coś było do odkrycia, zostałoby już pokazane. No, ostatecznie może to mieć miejsce w 10 sezonie. Ale raczej wątpię. Dlatego mój werdykt jest dwojaki. Oceniając sercem całą historię, bardzo bym chciał, aby w studni pieniędzy jakiś skarb się znajdował. Jednak, jako osoba twardo stąpająca po ziemi, staram się kierować rozumem. I z tej perspektywy, mając takie, a nie inne informacje, muszę stwierdzić, że na Wyspie Dębów nic nie ma. I nigdy nie było. Przyznaję, że zakończenie filmu i wnioski wyszły mi trochę ponure. Romantyczne podejście do życia i kierowanie się sercem może i ma w sobie jakąś magię, ale gdy w grę wchodzą grube miliony, uważam, że kierować się należy rozumem. Stąd taka, a nie inna moja ocena tej sprawy. Nie zmienia to jednak faktu, że nawet kierując się logiką, każdy może dojść do nieco innych wniosków. Ciekaw jestem, do jakich wy doszliście po seansie tego filmu. Jak sądzicie, na wyspie dębów warto wciąż kopać? A jeśli tak, to czego się tam spodziewać? Mam nadzieję, że podzielicie się swoimi spostrzeżeniami w komentarzach. Ode mnie to by było na tyle. Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie itd. itd. Na razie. Cześć.